Antoni Kępiński, lęk nerwicowy. W praktyce psychiatrycznej lęk jest zagadnieniem głównym, zasadniczą składową prawie wszystkich zespołów chorobowych. Często towarzyszą mu inne objawy psychopatologiczne. Zmniejszenie lub pozbycie się lęku prowadzi więc do zniknięcia innych objawów, np. urojeń czy omamów halucynacji. Być dobrym psychiatrą w praktyce oznacza umieć rozładować lęk swego pacjenta. Niepokój. W zaburzeniach psychicznych lęk przybiera różne postacie i różne jest jego nasilenie. Najlepiej znany jest lęk nerwicowy. Nie ma chyba człowieka, który by nie doświadczył tego rodzaju lęku. Przynajmniej na krótko. Różne są rodzaje lęku nerwicowego. Najpowszechniejszym jest nieokreślony niepokój. Lęk ten został trafnie określony w starożytnej księdze medycznej Żółtego Cesarza jako podobne do choroby niespokojne napięcie. Nieokreślony niepokój nerwicowy polega bowiem na odczuciu napięcia wewnętrznego, napięcia, które odczuwa się w mięśniach, w narządach wewnętrznych i w psychice. Napięcia, które w słabym nasileniu jest nawet korzystne, pobudza bowiem do aktywności, do większego wysiłku umysłowego i fizycznego, lecz w większym nasileniu staje się paraliżujące. Człowiek taki jest niezdolny do myślenia, do podjęcia decyzji, czuje się rozbity fizycznie i psychicznie obolały. Jest to rzeczywiście. Jak słusznie określono w starożytnej chińskiej księdze stan podobny do choroby. Niepokój ten jest bezprzedmiotowy. Nie wiemy, czego się boimy, nie wiemy, co nam dokucza, a jednak coś dokucza. Chcielibyśmy wyjść z sytuacji, w której się znajdujemy, swobodnie odetchnąć, ale nie wiemy, na czym jej zło polega. Może więc zasadniczą cechą nieokreślonego niepokoju jest nieświadomość. Co się zagraża, ale nie wiadomo co. Jest w tym niepokoju oczekiwanie przyszłości. Nie wiadomo, co ona przyniesie. W słabszym nasileniu taki niepokój zmusza do podjęcia akcji, do wyjścia naprzeciw czasu przyszłego. W większym nasileniu człowiek nie ma już odwagi wyjść naprzód Cofa się, zamyka w czasie teraźniejszym, a czas ten wypełniony jest niepokojem. Błędne koło zamyka się. Niemożność wyjścia naprzód, wydostania się z niespokojnego czasu, zwiększa niepokój i czyni czas ten jeszcze trudniejszym do zniesienia, paraliżując jednocześnie odwagę potrzebną do wyjścia w przyszłość. Czas przyszły. Czas przyszły jest zawsze czasem nieznanym. Nie wiemy, co może nas spotkać. Dlatego w zetknięciu z przyszłością zawsze doszukać się można komponentu lękowego. Nieokreślony niepokój jest więc lękiem nieznanego. Uświadamia on nam fakt, że aby żyć, musimy wciąż dążyć ku nieznanej przyszłości i przekształcać ją. W znaną przeszłość. Ta zmiana nieznanego w znane, przyszłości w przeszłość, wymaga wysiłku i odwagi. Nie zawsze człowiekowi jej staje. Czasem jest za słaby, a czasem sytuacja zbyt trudna. Wówczas boi się przyszłości, chce cofnąć się w przeszłość. Typowa dla nerwic regresja. Do wcześniejszych faz rozwojowych, lub przynajmniej zatrzymać się w czasie obecnym, a to jest niemożliwe, gdyż życie polega na ekspansji w przyszłość. Nie daje się zatrzymać nawet na moment. Problem nieokreślonego niepokoju jest więc też problemem ewolucji ustawicznym zdobywaniem przyszłości, sięganiem po to, co jeszcze nieznane i niepewne. Jak powiedział kiedyś profesor Roman Ingarden, czas może być konstruktorem, ale może też być dekonstruktorem. Gdy mamy odwagę wyniknąć w ciemność przyszłości i rozjaśnić ją własnym planem działania, wówczas czas jest konstruktywny. Modelujemy przyszłość, jesteśmy jej twórcami. Czas taki nas cieszy, a nie przeraża. Nie jest naszym wrogiem, ale przyjacielem. Natomiast gdy stajemy bez rady ni wobec mroku nieznanego, gdy czas przyszły nas przeraża, gdy chcemy przed nim uciec, gdy z jego ciemności wyłaniają się potwory śmierci i katastrofy, wówczas jest on czasem wrogim, czasem destrukcyjnym, który nas bezlitośnie pożera i niszczy. Kategoria przyszłości jest zasadniczą składową wszystkich układów samosterujących, zarówno technicznych, jak i biologicznych. Przyszłość w postaci określonego celu jest wmontowana w układ. Jest to tak zwane zaprogramowanie. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu układ jest informowany o tym, jak program jest realizowany. Zależnie od tych informacji plan może ulegać modyfikacjom. Zaprogramowanie jest jakby przyszłością subiektywną układu, który nigdy w pełni się nie realizuje. By zrealizować swój plan, układ musi pokonać różnego rodzaju opory otoczenia i bezwładność istniejącą w samym układzie. To też zawsze istnieje rozbieżność między tym, co zaplanowane, a tym, co wykonane. Obok więc przyszłości subiektywnej istnieje przyszłość obiektywna, a więc już nie plan, ale to, co naprawdę istnieje. Ta potencjalna, ale nie dająca się uniknąć rozbieżność między przyszłością subiektywną planem a przyszłością obiektywną jego realizacją jest źródłem stałego napięcia wewnętrznego w ustrojach żywych. Napięcia – które jest cechą życia. Istnieje jakby stała walka między subiektywną a obiektywną przyszłością, między tym, co powinno z punktu widzenia ustroju nastąpić, a tym, co rzeczywiście następuje. Jest to walka dramatyczna, gdyż wiele planów biologicznych nie zostaje zrealizowanych. Wiele marnuje się w ciągu życia, wiele ginie już u jego zarania. To wewnętrzne napięcie zmusza do czujności, do walki z otoczeniem, do trzymania się wytkniętego celu, do szukania wciąż nowych sposobów jego realizacji. W jakimś stopniu jest ono motorem ewolucji, gdy się przyjmie, że ewolucja nie jest tylko procesem biernym, ale też czynnym procesem wymagającym zarówno indywidualnego, jak zbiorowego wysiłku ze strony istot żywych. U człowieka źródłem niepokoju jest nie tylko rozbieżność między przyszłością subiektywną a obiektywną, lecz także fakt, że oba rodzaje przyszłości są nieznane. Nie znamy swej przyszłości subiektywnej, swego zaprogramowania, lub swego charyzma. I nie znamy przyszłości obiektywnej. Targnięcie w przyszłość zawsze nęciło człowieka i zdolności wróżbiarskie były zazwyczaj w cenie. Nieznaną przyszłość, która tkwi w człowieku i nieznana przyszłość świata, który go otacza, stwarzają atmosferę niepokoju i napięcia. Atmosfera ta jest tłem koniecznym do podjęcia wysiłku życia. Trzeba przemóc w sobie własny niepokój i wyjść na spotkanie przyszłości, realizować siebie. Nie wiedząc jednak co się właściwie realizuje gdyż nie zna się własnego planu własnej przyszłości. Rachunek prawdopodobieństwa. Nieokreślony niepokój jest więc przeżyciem związanym z samym faktem istnienia i występuje u każdego człowieka zwłaszcza w sytuacjach w których trzeba odrzucić zwykłe schematy życiowe i szukać nowej drogi. Niepokój nerwicowy to znaczy, znacznie bardziej nasilony i mocniej utrwalony występuje zazwyczaj wtedy, gdy człowiek odczuwa rozbicie swojej przyszłości subiektywnej lub obiektywnej, albo, co najczęściej się zdarza, obu naraz. Nie znamy swej przyszłości subiektywnej i obiektywnej, ale pewien istniejący w nas określony porządek rzutuje na nią, i dzięki temu przyszłość nie jest nam całkowicie obca. Wchodzimy w teren częściowo nam znany, gdyż zawierający projekcję naszego własnego porządku. Nie wiemy, co przyniesie nam jutro. Jest ono dla nas nieznane zarówno w swym aspekcie subiektywnym to znaczy, jacy my jutro będziemy, jak obiektywnym to znaczy, jaki będzie jutro otaczający nas świat. Wiemy jednak, że jutro wstaniemy rano, tak jak dzisiaj, że pójdziemy do pracy. Że będziemy mieć takie właśnie, a nie inne zajęcia. Wiemy, że jutro będzie też świecić słońce, że będą kursować tramwaje, będą działać światła elektryczne, wodociągi, kanalizacja i temu podobne. Słowem, że wejdziemy w określony porządek i sami wniesiemy jakiś porządek w dzień jutrzejszy. Niepokój więc przed nieznanym. Zmienia się dzięki wierze w określony bieg wypadków, zarówno własnych, jak też otaczającego nas świata. Wchodzimy w przyszłość z określonym rachunkiem prawdopodobieństwa, że ułoży się ona właśnie w ten, a nie inny sposób. Ale może się zdarzyć, że rachunek nasz zawiedzie, że rano nie będziemy czuć się na siłach, by wstać z łóżka. Może być awaria w komunikacji. W dostawie prądu elektrycznego, gazu, wody, może nas spotkać wypadek na ulicy, i zamiast w pracy, znajdziemy się na łóżku szpitalnym. I temu podobne. Są to jednak wypadki o dość małym współczynniku prawdopodobieństwa. Projektując przyszłość, zwykle nie bierzemy ich pod uwagę. Dzięki temu przyszłość przedstawia się w sposób pewniejszy. Wchodzimy w nią jak na twardy grunt, co oczywiście. Nieraz jest tylko złudzeniem. Expectations. Wobec oczekiwań. W nerwicy tę pewność expectations. wobec oczekiwań się traci. Człowiek staje się niepewny siebie i otaczającego go świata. Nie wie, co stanie się jutro z nim samym. I co mu przyniesie jutrzejszy dzień? Usuwa mu się grunt spod nóg, człowiek czuje się zamknięty w ślepej uliczce, gdyż już nie ma odwagi rzutować się w przyszłość. Różne mogą być przyczyny utraty wiary w przyszłość, tej siły przewidywania. Mogą one tkwić na zewnątrz, w środowisku zewnętrznym człowieka, sytuacja w otaczającym świecie jest zbyt skomplikowana. By móc coś przewidywać, lub wewnątrz człowieka, nie jest on w stanie rzutować swego porządku w przyszłość, gdyż porządek ten uległ rozchwianiu. Przyszłość jest chaotyczna i niepewna, ponieważ chaos i niepewność tkwi w samym człowieku. Niepokój nerwicowy nie jest więc jakąś nową jakością, istnieje w słabym stopniu w każdym z nas i jest związane. Z oczekiwaniem przyszłości. W nerwicy wzrasta jego nasilenie i stopień utrwalenia. Stan wewnętrznego napięcia, typowy dla nieokreślonego niepokoju, wiąże się z mobilizacją układu wegetatywno-endokrynnego, mobilizacją potrzebną do zdobycia czasu przyszłego. Mobilizacja ta jest w nerwicy niewspółmiernie duża w stosunku do aktualnych potrzeb energetycznych ustroju. Jej wielkość nie kształtuje się bowiem proporcjonalnie do zastanej sytuacji, ale do nasilenia niepokoju. Jest to powiązanie mające charakter dodatniego sprzężenia zwrotnego, błędnego koła. Im napięcie lękowe większe, tym większa mobilizacja wegetatywna endokrynna Im mobilizacja większa, tym większe napięcie lękowe. Rzutowanie się w przyszłość Nieokreślony niepokój nerwicowy wprowadza nas w zasadnicze zagadnienie życia ludzkiego mianowicie w zdolność człowieka rzutowania się w przyszłość Człowiek zresztą jak każda żywa istota musi się wciąż mierzyć ze swoją przyszłością To zjawisko występuje szczególnie ostro gdyż jest częściowo uświadomione Człowiek musi mieć odwagę rzucić się w nieznaną czasoprzestrzeń co ułatwia mu fakt że przeszłość i teraźniejszość są w pewnym stopniu uporządkowane i dzięki temu określony porządek można rzutować w przyszłość. Człowiek jednak musi się czuć mocniejsze niż oczekująca go nieznana przyszłość musi być przekonany, że ją zwycięży, a nie, że sam zostanie przez nią zwyciężony. Inaczej wycofałby się bowiem z w przyszłość. Chwiłby w czasie teraźniejszym i przeszłym, przyszłość przedstawiałaby się dla niego w postaci czarnej ściany, tak jak to się dzieje w depresji. W nerwicy sytuacja nie przedstawia się tak dramatycznie: człowiek traci swą pewność przewidywania, drepcze w kółko, chwieje się, ale jeszcze ma jakąś przyszłość przed sobą. Nieokreślony niepokój byłby więc wyrazem walki. Jaka istnieje w przyrodzie ożywionej między porządkiem własnym ustroju a porządkiem lub chaosem otoczenia. Żywemu ustrojowi dany jest kredyt zaufania, że z walki tej wyjdzie zwycięsko, bez tej wiary nie mógłby wyjść naprzeciw czasu przyszłego. Roślina wierzy, że przyszłość przyniesie jej promienie słońca, tlen, dwutlenek węgla i sole mineralne potrzebne do życia. Zwierzę wierzy, że zdobędzie powietrze, wodę i pokarm, i że w swoim czasie zostawi po sobie potomstwo. A człowiek? Jego wiara nie zamyka się już w podstawowych prawach biologicznych, ale sięga w różnorodne sfery życia, i dlatego jest zwiewna i niepewna, i dlatego często pojawia się niepokój i zwątpienie. Czas przeszły. Niepokój jest związany nie tylko z naszym rzutowaniem się w przyszłość, lecz też z naszą przeszłością. Człowiek, idąc w przyszłość, nie może wyzbyć się swego bagażu przeszłości. Bagaż ten niejednokrotnie hamuje go w ekspansji w otaczający świat to znaczy w otwierającą się przed nim czasoprzestrzeń. Może u zwierząt bagaż ten jest lżejszy. I dlatego na ogół swobodniej niż ludzie poruszają się one w swojej czasoprzestrzeni. Niekiedy chce się uciec od przeszłości, zacząć życie na nowo, przeżycia tego typu są dość częste u histeryków. Niekiedy znów czas przeszły jest obarczony silnym poczuciem winy, nie można już odczynić zła, które w nim narosło. Niekiedy znów czas przeszły jest klęską której cień pada również na przyszłość. Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości. Powszechnie wiadomo, jak lata dziecinne rzutują na całe dalsze życie i jak od ich kolorytu emocjonalnego nieraz zależy koloryt uczuciowy całej egzystencji. Nie można swej przeszłości wyciąć, jak wycina się nieudany kadr filmu. Wprawdzie dzięki zafałszowaniu pamięci i różnego rodzaju zaburzeniom, dość typowym w histerii, można częściowo efekt ten osiągnąć, zawsze jednak większa część bagażu przeszłości pozostaje i nie ma sposobu uwolnienia się od niej. Z bagażem tym wiąże się uczucie winy. Przeszłość nasza nie jest taka, jaką byśmy chcieli widzieć. Nieraz wstydzimy się samych siebie. Dziwimy się sobie, że w ten sposób mogliśmy się zachować. Czujemy wstręt do samych siebie, chcielibyśmy się uwolnić od ciężaru winy. Oczyszczenie jest istotnym elementem w różnych systemach psychoterapeutycznych, zarówno w medycynie prymitywnej, jak i współczesnej. Do pewnego stopnia niechęć do bagażu własnej przeszłości popycha człowieka w kierunku przyszłości. Ma on nadzieję, że w przyszłości nie będzie popełniał błędów przeszłości, że przyszłość będzie lepsza. Niestety, idąc w przyszłość, ciągnie za sobą swe dawne błędy, nie może uwolnić się od ciężaru przeszłości. Gdy przyszłość nas zatrważa, cofamy się w naszą przeszłość. Często spotykany nie tylko w psychiatrii, lecz także w medycynie somatycznej. Objaw regresji polega na cofnięciu się w przeszłość. Formy zachowania utrwalone w przeszłości wydają się jakby pewniejsze, niż te, które tworzą się w aktualnej sytuacji. Ale gdy bagaż przeszłości budzi lęk, człowiek, znajduje się w sytuacji zamknięcia. Chce uciec przed przyszłością w przeszłość, a przed przeszłością w przyszłość. Przed nim i zanim droga jest zamknięta. Stoi w miejscu, kręci się w koło, zamknięty w ślepej uliczce. Niepokój nerwicowy jest często niepokojem zamknięcia. Chory by chciał, aby coś się stało, aby coś wyrwało go ze zamknięcia, w którym się znalazł. Wśród różnych objawów wegetatywnych, towarzyszących stanom niepokoju charakterystyczna jest duszność. Kojarzy się ona z zamkniętą przestrzenią, z ciasnym miejscem, z którego nie ma wyjścia. Ataki lękowe. Drugą formą lęku nerwicowego są ataki lękowe. Tutaj lęk występuje jakby w skoncentrowanej postaci. Bez uchwytnych przyczyn chorego ogarnia paroksyzm lęku. Ponieważ jego nasilenie jest bardzo duże, nie ma on charakteru ciągłego, jak w przypadku nieokreślonego niepokoju ale występuje jakby w formie wyładowania. Taki atak lękowy trwa różnie, od kilku minut do kilku godzin. Warto może wspomnieć, że analogiczne ataki lękowe występują czasem jako postać padaczki skroniowej, co tłumaczy ich napadowy charakter. Przeżycie lękowe w czasie nerwicowego ataku jest niejednokrotnie znacznie silniejsze niż przeżycie lęku w sytuacji realnego zagrożenia, np. niebezpieczeństwa śmierci. Chory ma wrażenie, że lada chwila coś strasznego się z nim stanie, że umrze, że zwariuje. Wszelkie próby wytłumaczenia sobie, że przecież nic się nie dzieje, zawodzą. Chciałby gdzieś uciec, skryć się, do kogoś przytulić. Szuka opieki innych osób. Potwornie boi się samotności. Obecność drugiej osoby zwykle zmniejsza napięcie lękowe, co jest znamienne dla tego rodzaju lęku? Napadowi towarzyszy zwykle gwałtowne wyładowanie wegetatywne. Jak zwykle w stanach lęku i agresji, wyraźnie zaznacza się przewaga układu sympatycznego. Źrenice są rozszerzone. Szpary powiek, większe. Obserwujemy lekki wytrzeszcz oczu. Skóra twarzy blednie lub lekko czerwienieje. Często występuje silne pocenie się tętno jest przyspieszone, ciśnienie krwi rośnie, usta wysychają, chory z trudem przełyka ślinę, niekiedy odczuwa parcie na pęcherz i na odbytnicę i temu podobne. Ze zmian biochemicznych najczęściej typowych należy wspomnieć o skróceniu czasu krzepnięcia krwi, o wzroście adrenaliny i noradrenaliny we krwi, o podwyższeniu się poziomu cukru. Mobilizacja endokrynno-wegetatywna zwiększa nasilenie lęku, objaw błędnego koła. Lęk, tak jak powstał, mija bezuchwytnej przyczyny, stopniowo lub nagle przychodzi uspokojenie, połączone zwykle z uczuciem dużego zmęczenia i, oczywiście, ulgi, że koszmar minął. Otoczenie, widząc, że choremu nic złego się nie dzieje, na ogół nie przejmuje się zbytnio jego stanem lękowym. Atak lęku, który nie ma określonej przyczyny, jest dla otoczenia czymś teatralnym, sztucznym, przesadnym. Człowiek jest tak przyzwyczajony do przyczynowego myślenia, że gotów jest negować autentyczność zjawiska, dla którego nie ma wytłumaczenia. Stanowisko takie nie jest słuszne, gdyż stan psychiczny jest faktem, niezależnie od tego, czy znam jego przyczyny, czy nie. Dopiero gdy samemu przejdzie się atak leukowy, wówczas na pewno nie lekceważy się podobnych stanów u osób drugich. W psychiatrii, niestety, własne doświadczenie najlepiej uwrażliwia człowieka na cudze cierpienia. Atak nerwowy jest przeżyciem niezwykle przykrym, które nieraz pamięta się przez całe życie. Nierzadko chorzy żyją w obawie przed powtórzeniem się ataku. Ataki występują w różnych odstępach czasu, niekiedy zdarzają się tylko kilka razy w życiu, to znów występują dość regularnie, nawet codziennie. Jak dotąd nie udało się ustalić jakiejś prawidłowości w ich występowaniu. Lęk, niezależnie od swego rodzaju, wiąże się z oczekiwaniem, a więc z czasem przyszłym. Z tym, że inny jest ten czas przyszły i oczekiwanie w nieokreślonym niepokoju. A inny w atakach lękowych. W nieokreślonym niepokoju czas przyszły jest tylko nieznany, i dlatego budzi niepokój. W ataku lęku jest on groźny, zagrażający zagładą, dlatego siła lęku jest szczególnie duża. Jak wytłumaczyć, że lęk raz występuje w formie rozlanej, dość spokojnej, to znów w formie niezwykle burzliwej? Gwałtownego, wstrząsającego całym ustrojem ataku? Pewne wskazówki, pozwalające choć w przybliżeniu odpowiedzieć na to pytanie, możemy uzyskać, znając genezę lęku. Na przykład, w wypadku lęków, tzw. biologicznych, to znaczy powstałych w wypadku zagrożenia pierwszego lub drugiego prawa biologicznego, natężenie lęku może odpowiadać stopniowi biologicznego zagrożenia. Natężenie lęku staje się większe przy nagłym uszczupleniu dopływu tlenu, jak wast krzelowej lub w zawale serca, niż w wypadku braku wody czy pokarmu. Nie zawsze jednak jest to regułą. Atak lęku nierzadko występuje, gdy nie ma konkretnego zagrożenia ustroju. Klasycznym przykładem są ataki lękowe występujące w różnego rodzaju trudnościach seksualnych. Na przykład u kobiet cierpiących na anorgamię. Nie ma tu bezpośredniego zagrożenia życia, można by najwyżej myśleć o naruszeniu praw zachowania życia gatunku, choć anorgamia w zasadzie tego prawa nie narusza. Zresztą występowanie aktów lękowych w wielu nerwicach, w których życie przecież nie jest zagrożone, przeczy koncepcji biologicznego zagrożenia. W wielu natomiast sytuacjach, gdy niebezpieczeństwo to realnie istnieje, Ataki lęku nie występują. Sygnały alarmowe: ból i lęk. Jeśli lęk jest sygnałem nadciągającego niebezpieczeństwa, to jest to sygnał bardzo zwodniczy. Ustrój ludzki, to samo zresztą odnosi się najprawdopodobniej do ustrojów zwierzęcych, dysponuje dwojakimi sygnałami alarmowymi: bólem i lękiem. Ból występuje, gdy zagrożenie styka się z ustrojem i dochodzi do jego uszkodzenia. Natomiast lęk, gdy jeszcze do bezpośredniego zetknięcia nie doszło. W czasoprzestrzennych wymiarach lęk jest dalej, a ból bliżej ustroju. Jak wiadomo, percepcja bólu zależy od wielu czynników, nie tylko od podrażnienia receptorów bólowych. Są osoby wrażliwsze i mniej wrażliwe na ból. Przez odpowiednie wychowanie, ćwiczenia można znacznie zwiększyć tolerancję bólową. W hipnozie można w ogóle znieść percepcję bólu zmienia się też ona pod wpływem sugestii. W pogodnym nastroju na ogół znosi się ból łatwiej niż w nastroju przygnębienia. Silne zaangażowanie psychiczne, zwłaszcza emocjonalne, może całkowicie wyłączyć odczuwanie bólu. Żołnierz w czasie walki nie odczuwa, że został zraniony. Brak zaangażowania w świecie otaczającym zwiększa odczuwanie bólu. Na przykład w nocy w postawie hipochondrycznej nie można więc na podstawie bólu ocenić obiektywnie niebezpieczeństwa zagrażającego ustrojowi. Zwodniczość sygnałów alarmowych. Co się tyczy lęku, to niewspółmierność między obiektywnym zagrożeniem a jego natężeniem jest jeszcze większa. Nie ma tu bowiem bezpośredniego zetknięcia z niebezpieczeństwem. Jest ono jeszcze oddalone w przestrzeni i czasie. Wiele więc czynników może wpłynąć na to, że zostanie ono wyolbrzymione lub pomniejszone. Natężenie lęku więcej nam mówi o stanie ustroju niż zagrażającym niebezpieczeństwie. Należy przypuszczać, że u człowieka na skutek bogactwa potencjalnych struktur czynnościowych wahania w percepcji bólu i w reakcjach lękowych będą znacznie większe niż w świecie zwierzęcym. Ból i lęku zwierząt jest bardziej konkretny. To jest silniej związane z realną sytuacją, a u człowieka bardziej abstrakcyjne, to jest oderwane od obiektywnej rzeczywistości. Fakt, że lęk nerwicowy może występować w formie nieokreślonego niepokoju lub gwałtownych ataków lękowych, można by też tłumaczyć konstytucjonalną skłonnością do reakcji rozlanych, długotrwałych, o dość słabym natężeniu lub do reakcji gwałtownych o napadowym charakterze. Te dwa typy reakcji obserwuje się w wielu zjawiskach. Na przykład są ludzie, u których choroby się ślimaczą, u innych znów przebiegają gwałtownie. Jedni pracują systematycznie i powoli, inni zrywami. U jednych procesy myślowe przebiegają mniej lub więcej, jednakowym nurtem, a u innych mają wyraźne wzloty i upadki. U jednych życie nastrojowo uczuciowe jest raczej spokojne, u innych burzliwe i zmienna i temu podobna. Istnieje więc tendencja do gwałtownych lub do stabilnych przebiegów. Pojęcie osobowości historycznej kojarzy się zazwyczaj z przebiegami burzliwymi. Według Hipokratesowskiego podziału temperamentów, temperament choleryczny i sangwiniczny, Wykazywałby tendencję do procesów gwałtownych, a flegmatyczny i melancholiczny do procesów spokojnych. To samo odnosi się do podziału Pawłowowskiego, który zresztą opiera się na hipokratesowskiej typologii. Lęka samotność. Niepokój nerwicowy na ogół nie zmniejsza się w obecności innych ludzi, często całkiem przeciwnie. Obecność innych działa rozdrażniająco. Jeśli niepokój zmniejsza się w towarzystwie, to dzięki temu, że jest się aktywnym, coś się mówi, robi, a wszelka aktywność rozładowuje napięcie lękowe. Natomiast w ataku lękowym obecność drugiego człowieka zwykle przynosi ulgę. Człowiek choć trochę czuje się pewniejszy. Już samo poczucie, że ktoś jest obok niego, zmniejsza nasilenie lęku. Samotność jest więc czynnikiem, który w atakach lękowych występuje wyraźnie jako czynnik zwiększający natężenie ataku. Lęk jest uczuciem związanym z naszą przyszłością, z oczekiwaniem tego, co ma nastąpić. Przy słabym nasileniu lęku nie odgrywa większej roli. Czy człowiek jest sam, czy razem z innymi, wobec nieznanej mu przyszłości? Natomiast przy większym nasileniu zagadnienie to nie jest obojętne. Łatwiej zmierzyć się z przyszłością, opierając się na drugim człowieku, niż być wobec niej całkiem samotnym. Problem przyszłości jest dla człowieka trudniejszy i bardziej go angażuje. Człowiek zawsze stoi wobec nieznanego i wciąż próbuje ten nieznany, obcy, a czasem wrogi czas przyszły kształtować, rzutować weń swoje marzenia i plany, a życie, plany te burze. Wysiłek życia koncentruje się w zdobywaniu przyszłości, w przemaganiu własnego lęku wywoływanego przez nieznane. W tej walce człowiek nie zawsze jest samotny. Łatwiej podjąć mu nieraz wysiłek życia we wspólnym my niż w samotnym ja. Różne modele kulturowe pomagają rzutować się w przyszłość, dając gotowe struktury czynnościowe, ale może jeszcze ważniejsza jest sama obecność drugiego człowieka. W okresach dużych napięć lękowych, na przykład w czasie wojny, duch wspólnoty odgrywa zasadniczą rolę. Droga w przyszłość nie jest prosta i równa. Przychodzą chwile, gdy człowieka ogarnia paroksyzm lęku, ponieważ nie czuje się na siłach sprostać temu, co przed nim jest zasłonięte. W tych momentach koncentruje się jakby tajemnica przyszłości. Normalnie przyzwyczajamy się do tego, że przed nami jest nieznana. Wrastamy tak w nasze stereotypy zachowań, że wydaje się nam niemożliwe, by nie miały one już obowiązywać w przyszłości. Droga, którą wyżłobiło się przez życie, wydaje się tak pewna i jedyna, iż trudno przyjąć, by przyszłość układała się inaczej. Ta pewność jednak niejednokrotnie zawodzi. Nieokreślony niepokój jest jakby dyskretnym sygnałem, że przyszłość jednak. Może się różnie ułożyć, a napad lękowy jest już zetknięciem się z tą groźbą przyszłości. Lęk anankastyczny Lęk anankastyczny jest trzecim rodzajem lęku nerwicowego. Przejawia się on przede wszystkim w nerwicy natręstw. Neurozis anankastyka, najwyraźniej w fobiach ale też w myślach natrętnych i czynnościach przymusowych charakterystyczną cechą lęku anankastycznego jest to że krystalizuje się on wokół tematów absurdalnych obojętnych lub tylko luźno związanych z genezą lęku człowiek boi się więc na przykład zabrudzenia dotknięcia jakichś rzeczy ostrych przedmiotów Otwartej lub zamkniętej przestrzeni pewnych zwierząt, na przykład myszy, zaczerwienienia się natrętnych myśli, które nachodzą go wbrew jego woli, czynności przymusowych, które musi wykonać, mimo że z nimi walczy. Krystalizacja uczuć. Występuje to zjawisko charakterystyczne dla wszystkich silnych uczuć zwłaszcza wegetatywnych. Są one luźne, z niczym niezwiązane i nieraz jest kwestią przypadku, że znajdą sobie ten właśnie, a nie inny punkt zaczepienia. Zjawisko to dobrze oddaje angielski termin free-floating anxiety swobodnie unoszący się niepokój. To samo określenie można by użyć w stosunku do agresji. Free floating aggression. Swobodnie pływająca agresja. Nieraz przypadkowo właśnie dany przedmiot staje się punktem krystalizacyjnym lęku, agresji lub miłości. W tym ujęciu uczucie byłoby czymś, co z człowieka wychodzi, co jest niezależne od sytuacji w otoczeniu. Jest to oczywiście sytuacja skrajna. Gdyż uczucie jest zawsze relacją w odniesieniu do otoczenia i nie może istnieć bez interakcji z otoczeniem. Jeśli więc uczucia odszczepiły się od sytuacji zewnętrznej, to należałoby przypuszczać, że związki uczuciowe danego człowieka z otoczeniem uległy zaburzeniu, że żyje on w pewnego rodzaju uczuciowej izolacji i uczucia jego, nie mając punktu zaczepienia, Krystalizują się wokół tematów, zgoła obojętnych. Nerwica anarkastyczna, nerwica natręstw występuje zwykle u osób o charakterystycznej sylwetce psychicznej, obsesyjnej, psychastenicznej lub infantylnej. Dla tych typów osobowości, charakterystyczną cechą jest niemożność nawiązania właściwego stosunku uczuciowego z otoczeniem. Ludzie osobowości obsesyjnej, anarkastycznej boją się własnych uczuć. Miłość jest dla nich skażona seksem, a uczucia negatywne silnym ładunkiem agresji. W obronie przed własnymi uczuciami budują sobie oni obronę w formie nakazów i zakazów, których boją się przekroczyć, by żywiołowe uczucia nie rozbiły ich swoistego patologicznego porządku życia. Cychastenicy są na ogół luźno związani z życiem, żyją z poczucia obowiązku. Rzadkim zjawiskiem jest u nich radość istnienia. W związku z tym i uczucia są u nich anemiczne. Związki uczuciowe są często wymuszone brakiem spontaniczności. Ludzie osobowości infantylnej, to jest niedojrzali uczuciowo, zatrzymali się w swym rozwoju uczuciowym w okresie zależności. Ich stosunek uczuciowy do otoczenia ma charakter symbiotyczny. Nie mogę żyć bez tej osoby, bo jestem od niej zależny, co oczywiście stwarza postawę buntu: chciałbym się od niej uwolnić. Uczucia są silne, ale ambiwalentne i zamknięte w ciasnym kręgu zależności. Człowiek taki boi się wybuchu swych własnych uczuć. Nadaje im często formę dziecinnej ekspresji, jakby starając się w ten sposób zmniejszyć tkwiące w nich niebezpieczeństwo. Magiczna formuła. Problemem ludzi należących zarówno do typu obsesyjnego, psychastenicznego, jak i infantylnego jest zaleganie uczuć. Jest to ładunek często ponad ich siłę. Objawy z grupy anankastycznej – są wentylami, przez które uczucia te mogą się zewnętrznić. Jak wszelkie wentyle emocjonalne, są one zabezpieczone magiczną formułą. Magiczna formuła chroni przed niebezpieczeństwem tkwiącym w danej sytuacji. Podobnie jak pierwotny myśliwy, który, wyruszając na polowanie, wykonuje różne magiczne czynności mogące go ochronić przed niebezpieczeństwami i zapewnić powodzenie. Tak, człowiek bojący się własnych uczuć stwarza szereg rytuałów zabezpieczających przed ich grozą. Nie czyni tego świadomie. Objawy anankastyczne tworzą się poniżej progu świadomości, dlatego ma się wrażenie, że one do nas nie należą, są obce, jakby nasłane. W wielu sytuacjach, w których lęk może przekroczyć Przeciętną wytrzymałość człowieka on sam stwarza różnego rodzaju zabezpieczenia chroniące jego drogę do sytuacji o znacznym napięciu lękowym. Tego rodzaju zabezpieczenia są od dawna znane w życiu społecznym uświęcony tradycją rytuału na przykład religijny, wojskowy, dyplomatyczny i temu podobne osłania człowieka w sytuacji wyzwalającej lęk. Jednocześnie lęk zostaje częściowo przynajmniej przeniesiony z samej sytuacji na rytuał. Człowiek nie boi się już tego, co mu naprawdę zagraża, ale naruszenia rytuału. Jeszcze wyraźniej powyższe przeniesienie lęku występuje w różnego rodzaju totemach i tabu. One bronią człowieka przed otaczającym niebezpieczeństwem. Obrona ta jest tak silna, że człowiek pierwotny niejednokrotnie mniej się obawia realnego niebezpieczeństwa niż naruszenia tabu czy to temu. Abstrakcyjność oderwanie od konkretnej sytuacji. Istnieje, jak się zdaje, wyraźna różnica w umiejscowieniu lęku między światem zwierzęcym a ludzkim. Lęk zwierzęcy na ogół odpowiada realnemu zagrożeniu. Natomiast u człowieka niejednokrotnie. Budzą lęk przedmioty bezpośrednio niczym nie zagrażające. U zwierząt lokalizacja lęku jest trafna i konkretna, u ludzi natomiast nieraz bywa fałszywa. Człowiek przesuwa swój lęk z realnego zagrożenia na nierealne, i to nierealne zagrożenie budzi w nim nierzadko większy lęk niż realne. Na przykład człowiek pierwotny może znacznie bardziej bać się przekroczenia tabu niż ryzyka zetknięcia się ze śmiercią. W zespołach anarkastycznych bardzo wyraźnie występuje to przesunięcie lęku na przedmioty nie przedstawiające realnego zagrożenia. Ewolucja świata ożywionego zmierza do coraz większego uniezależnienia się od środowiska. Zwycięstwo postawy abstrakcyjnej nad konkretną, co u człowieka dokonuje się dzięki niezwykłemu rozwojowi neokorteksu, Oznacza wyzwolenie się od otoczenia. Dotyczy to przede wszystkim struktur myślowych i aktywności twórczych postawa nad, czyli drugiej fazy metabolizmu informacyjnego. Przypis. Zagadnienia dotyczące tzw. metabolizmu informacyjnego zostały bardziej wyczerpująco przedstawione w książce pod tytułem Melancholia. Tutaj trzeba tylko wyjaśnić, że wymianę informacji z otoczeniem czyli metabolizm informacyjny, można podzielić na dwie fazy. W pierwszej fazie zapada decyzja odnosząca się do zasadniczej orientacji uczuciowej w stosunku do świata otaczającego, postawa do lub od, i dynamiki życiowej, zwiększenie lub zmniejszenie. Decyzja ta zapada poniżej progu świadomości. Nie potrafimy kierować swoimi uczuciami i nastrojami. Faza ta prawdopodobnie jest sterowana przez starsze filogenetycznie części mózgu. Diencefalon, rinencefalon. W drugiej fazie zapadają decyzje odnoszące się do wyboru różnych form aktywności w świecie otaczającym, w których człowiek swój plan działania stara się narzucić otoczeniu, postawa nad. Decyzje są tu przeważnie świadome, to jest zależne od naszej woli. Niezwykłe możliwości tworzenia różnorodnych struktur czynnościowych w tej fazie wynikają prawdopodobnie z niezwykłego rozwoju nowej kory mózgu neokorteksu człowieka. Koniec przywisu. Niemniej, w pierwszej fazie metabolizmu informacyjnego, życie uczuciowo-nastrojowe, istnieje także pewne oderwanie się od konkretności życia, co powoduje, że uczucia, nie mają swego punktu zaczepienia, krążą swobodnie. I koncentrują się nieraz na obiektach zgoła przypadkowych. Traktując uczucia jako zasadniczą orientację w świecie otaczającym, postawa do i od, należałoby stwierdzić, że orientacja ta u człowieka w porównaniu ze zwierzętami jest nieraz zwodnicza, że człowiek zamiast przybierać postawę odpowiednią do konkretnej sytuacji, przyjmuje postawę odpowiadającą raczej jego własnym konstrukcjom myślowym żyje w świecie urojonym, stworzonym z własnych konstrukcji, zbudowanych na uczuciach niemających oparcia w konkretności życia. Perseveracja. Perseveracja jest dalszą cechą lęku anankastycznego. Występuje on z pewną regularnością, zupełnie niezależnie od sytuacji zewnętrznej, bądź to w formie fobii, Bądź myśli natrętnych albo czynności przymusowych. Pojawia się w określonym rytmie, mając swoje przypływy i odpływy. Można by o takim rytmie mówić też w atakach lękowych. Występowanie ich jest jednak rzadsze i mniej regularne. Nieokreślony niepokój ma również swój spontaniczny rytm, sprawiający, że jego natężenie raz narasta, to znów słabnie. W lękach natrętnych rytmiczność uwidacznia się jednak z całą wyrazistością. Można by przypuszczać, że nastroje i uczucia mają swoistą oscylację. Co się tyczy nastroju, to oscylacja ta w formie patologicznej pojawia się w cyklofrenii. Uczucia też oscylują, narastają i słabną niezależnie od wywołującej je przyczyny. Im bardziej uczucia są oderwane od realnej sytuacji, tym silniej zaznacza się tendencja oscylacyjna. Dla perseweracji charakterystyczną cechą jest nie tylko rytmiczność zjawiska, ale też powtarzanie się jego formy. Uczucia i nastroje nigdy na ogół nie są identyczne. Mimo dość znacznego ubóstwa struktur czynnościowych pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego, życia nastrojowo-uczuciowego, w porównaniu z drugą fazą intelektualną, subiektywnie odczuwa się niezwykłą różnorodność własnych stanów uczuciowych. Nigdy właściwie w subiektywnym odczuciu stan emocjonalny nie jest identyczny ze stanem przeżywanym uprzednio. Każde przeżycie emocjonalne jest inne i niepowtarzalne. Identyczne powtórzenie jakiegoś przeżycia jest już zjawiskiem patologicznym. Zdarza się ono w padaczce, jako zjawisko déjà vu lub déjà vécu. Wywoływał je Penfield, drażniąc korę skroniową w czasie operacji z powodu padaczki. Niekiedy treść obrazów wizji sennych składa się z luźnych fragmentów przeżytych epizodów, powtórzonych z fotograficzną dokładnością. Niekiedy też nachodzi człowieka wspomnienie z żywością i świeżością bezpośredniego przeżycia. Zdarza się to częściej u ludzi starszych. Niekiedy takie żywe wspomnienie występuje pod wpływem bodźców węchowych lub smakowych. Porównaj początek powieści Prusta w poszukiwaniu straconego czasu. Niepowtarzalność kolorytu emocjonalnego. Na ogół jednak nastroje i uczucia nie powtarzają się. Koloryt emocjonalny życia jest zawsze świeży, zawsze się zmienia i zawsze zachodzi w nim coś nowego. Natomiast powtarzają się nasze myśli, plany, marzenia, słowa, czyny to jest aktywności, którymi staramy się wpływać na świat otaczający. Postawa nad. Perseveracja. Nie jest w nich zjawiskiem rzadkim. Pierwsza faza metabolizmu informacyjnego byłaby więc bardziej niepowtarzalna niż druga faza. Pierwsza faza wiąże się bardziej bezpośrednio ze środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym ustroju, natomiast druga faza obejmuje przede wszystkim struktury czynnościowe związane z narzucaniem otoczeniu określonego porządku i sprawdzaniem. Jak własna aktywność została zrealizowana? Ponieważ w drugiej fazie chodzi o przeforsowanie własnych planów czy własnego modelu rzeczywistości, zrozumiałe jest więc, że pewne zasadnicze struktury muszą się powtarzać aż do zwycięstwa lub klęski. W pierwszej fazie chodzi natomiast o szybkie zorientowanie się w sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej, bo od tej orientacji zależy zasadnicza postawa, zbliżenia. Ucieczki lub walki, do, od i ustalenie dynamiki ustroju nastrój. Zasada analogowa i cyfrowa. Można by pewnych analogii doszukiwać się w modelu neurofizjologicznym układu nerwowego. Układ ten pracuje równocześnie na dwóch zasadach, analogowych i cyfrowych. Zasada analogowa, potencjały generacyjne, pozwala na ilościowe odtworzenie bodźca. Dzięki niej znajdujemy odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu. Natomiast zasada cyfrowa potencjałów iglicowych pozwala na odpowiedź, tak lub nie. Pierwszą określa się jako Essential discrimination. zasadnicza dyskryminacja, a drugą jako Differential discrimination. dyskryminacja różnicowa. Pierwsza oznacza nasilenie danej jakości. Na przykład, białe bielsze i temu podobna. Druga samą jakość. Białe czy czarne i temu podobna. W wypadku pierwszego rodzaju różnicowania, ustrój jest nastawiony na odbiór określonej jakości, określa tylko jej nasilenie. Jest tu silniejsze związanie z bodźcem. Siła reakcji odpowiada sile bodźca. Natomiast w wypadku dyskryminacji różnicującej, ustrój przedkłada otoczeniu gotową propozycję, białe czy czarne, i daje odpowiedź tak lub nie. Rzuca w otoczenie gotową strukturę czynnościową w formie pytania, która zostaje przyjęta lub odrzucona. Nie ma tu już takiego zespolenia ze środowiskiem, jak w wypadku zasady analogowej. Niepowtarzalność pierwszej fazy i powtarzalność, perseveracja drugiej fazy metabolizmu informacyjnego. Nasza znajomość procesów neurofizjologicznych jest jeszcze zbyt nikła, by kusić się o analogię między obiektywnym a subiektywnym aspektem życia. Wydaje się jednak, że ustrój stosuje dwie metody podejścia w stosunku do swojego otoczenia. Metodę związania się z nim i metodę dystansu. Metabolizm informacyjny charakteryzowałby się swoistą pulsacją, złączeniem się ze środowiskiem, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym ustroju w pierwszej fazie i nabraniem w stosunku do niego dystansu w drugiej. W niej ustrój daje już gotową strukturę czynnościową w formie pytania. I zależnie od rodzaju odpowiedzi tak lub nie, kształtuje się dalsza interakcja z otoczeniem. Mimo więc niezwykłego bogactwa potencjalnych struktur czynnościowych w drugiej fazie metabolizmu informacyjnego, ustrój musi stale powtarzać pewne struktury, występować stale z nimi w stosunku do otoczenia. Odpowiedź na przedstawioną propozycję decyduje bowiem często o dalszych losach ustroju. Na przykład, czy dany pokarm jest jadalny, czy trujący, i temu podobne. Dlatego perseweracja jest koniecznym warunkiem drugiej fazy metabolizmu informacyjnego. Ustrój musi uparcie dążyć do swego celu. Otoczenie jest tylko środkiem do celu pasuje lub się jemu sprzeciwia dlatego obowiązuje tu język binarny tak lub nie. Należy przypuszczać, że perseveracja w drugiej fazie metabolizmu informacyjnego jest w pewnym stopniu zdeterminowana filogenetycznie, a w pewnym ontogenetycznie to znaczy, pewne struktury czynnościowe mają już na skutek filogenezy większe szanse realizacji, wyższy współczynnik prawdopodobieństwa lub, jeśli się przedstawi to zagadnienie w języku neurologicznym, są już genetycznie lepiej utorowane. Jeszcze inne w ciągu życia osobniczego, zależnie od warunków i jego kolei, zyskują większe szanse niż inne struktury. Ten sposób, wbrew twierdzeniom niektórych filozofów, Locke, mózg nigdy nie jest tabula rasa. Perseveracja w lęku anarkastycznym polegałaby w przedstawionym ujęciu na przesunięciu mechanizmów drugiej fazy do fazy pierwszej. To co jest odpowiednie w drugiej fazie, gdy chodzi o utrzymanie pewnej linii zachowania się, celu, nie jest odpowiednie w fazie pierwszej, której zadaniem jest odbicie możliwie wierne otaczającej rzeczywistości. Odbicie to, wprawdzie, obejmuje tylko kolory emocjonalne, ale jest wierniejsze niż konstrukcje fazy drugiej, które oddają raczej plany aktywności ustroju, a otoczenie jest ważne. Tylko o tyle, o ile spełnia warunki do realizacji tych planów. Odpowiedź tak lub nie, bądź też ich nie spełnia. Obu procesów nie da się od siebie odłączyć. Ustrój musi przedstawiać określone propozycje swemu otoczeniu. Pierwsza faza jest jednak konieczna do nawiązania bezpośredniego kontaktu z otoczeniem. Zagadnienie związku z otoczeniem w umyśle ludzkim, jak się zdaje, Ulega schematycznemu wypaczeniu polegającemu na tym, że podmiot oddziela się ostro od przedmiotu otoczenia. W rzeczywistości związek jest bliższy. Człowiek, jak i wszystkie istoty żywe, jest ściśle ze swym otoczeniem zespolony. Nieraz z góry wie, co w nim jest dla niego dobre, a co złe. Skąd, na przykład, pies czy kot, wie. Która trawka jest dla niego dobra, a która wywołuje przeczyszczenie lub wymioty? Tak, jakby był doświadczonym farmaceutą? Wiele tak zwanych instynktownych zachowań u zwierząt tłumaczyć można zespoleniem ustroju z otoczeniem. Problem lęków analkastycznych polegałby m.in. na zerwaniu związku z otoczeniem, na zawieszeniu uczuć w próżni. Rytm perseweracyjny Charakterystyczny dla drugiej fazy metabolizmu informacyjnego, gdzie chodzi o konsekwentne utrzymanie pewnej linii postępowania, ogarnia życie uczuciowe, a w każdym razie tę jego część, która jest sygnałem nadchodzącego zagrożenia. W zespołach analkastycznych bezsens lęku jest zjawiskiem zgoła uderzającym, ale bezsens ten istnieje też w innych rodzajach lęku. Choć w mniej jaskrawej formie. W przeciwieństwie do świata zwierzęcego, lęku człowieka nieraz traci swój biologiczny sens sygnału grożącego niebezpieczeństwa. Potrzeba bólu i lęku. System alarmowy. Lęk i ból są dwoma podstawowymi stanami uczuciowymi należącymi do grupy uczuć o negatywnym znaku, i to nie tylko u człowieka, ale prawdopodobnie w całym świecie zwierzęcym. Wydawać by się mogło, że bez nich życie byłoby rajem na ziemi. Tak jednak nie jest. Z obserwacji klinicznych wiadomo, czym grozi brak bólu, na przykład w syringomieli. Środowisko człowieka, jak zresztą wszystkich istot żywych, nie jest środowiskiem macierzyńskim. To znaczy takim, w którym wszystkie potrzeby są zaspokojone i w którym nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Gdyby życie było rajem, można byłoby obejść się bez lęku i bólu. Ponieważ jednak życie niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, każda żywa istota musi dysponować systemem alarmowym, który sygnalizuje zbliżające się niebezpieczeństwo i pozwala go uniknąć. Mądrość przyrody polega na właściwym rozmieszczeniu sygnałów niebezpieczeństwa na współrzędnych czasu i przestrzeni. Są to jakby dwa zabezpieczenia. Jedno to jest lęk działa w większej odległości przestrzennej i czasowej, a drugie to jest ból z mniejszej, w bezpośrednim już zetknięciu z czynnikiem szkodliwym. Sygnały niebezpieczeństwa działają w określonej czasoprzestrzeni. Odcinek przyszłości w wypadku bólu jest krótki. Niebezpieczeństwo już osiągnęło granice organizmu. Ból jest sygnałem, że trzeba się jak najszybciej z danej sytuacji wycofać. Jak na przykład w wypadku oparzenia, lub podjąć jakieś środki zaradcze, jak na przykład w wypadku bólu narządów wewnętrznych. W wypadku lęku, niebezpieczeństwo jest dalsze, zarówno przestrzennie, jak i czasowo. Nie sięga ono jeszcze granic organizmu. A odległość czasowa może się wahać u człowieka od ułamka sekundy do wielu lat. Również na współrzędnych przestrzennych odległości mogą się wahać od bliskich do bardzo dalekich. W ten sposób lęku człowieka może dotyczyć konkretnej sytuacji, określonego tu i teraz, lub dotyczyć sytuacji oderwanej od konkretu, a więc abstrakcyjnej gdzie odległości czasowe i przestrzenne są bardzo duże. Nawet dochodzi do tego, że odległości sięgają nieskończoności. Używa się nawet pojęcia lęku kosmicznego, egzystencjalnego, a więc lęku związanego z samym faktem istnienia. Ból z natury rzeczy jest u człowieka bardziej od lęku konkretny. Musi w tym bowiem wypadku dojść do bezpośredniego zetknięcia się czynnika szkodliwego z ustrojem. Niemniej u człowieka przybiera on także formy bardziej abstrakcyjne to znaczy nie jest proporcjonalny do stopnia uszkodzenia ale zależny od wielu czynników, które sprawiają, że nieproporcjonalnie wzrasta lub maleje przedłuża się lub skraca. Jego wymiary ulegają więc różnorodnym przekształceniom na siatce czasowo-przestrzennej ustroju. W świecie zwierzęcym nie ma tej swobody poruszania się w wymiarach czasu i przestrzeni. Zwierzę jest bardziej niż człowiek ograniczony do konkretnej sytuacji, nie może wyjść poza własne tu i teraz. Dzięki temu sygnał niebezpieczeństwa jest dla zwierząt bardziej realne niż dla człowieka. Ból jest na ogół zwierząt proporcjonalny do stopnia zagrożenia, a lęk zwykle zwiastuje realne niebezpieczeństwo. Oczywiście u zwierząt też zdarzają się fałszywe alarmy, gdy np. bodziec nieszkodliwy jest traktowany jako zwiastun niebezpieczeństwa. To oderwanie się od kontekstu tak dla człowieka charakterystyczne, dzięki któremu człowiek ma poczucie wolności, a jednocześnie i skrępowania, gdyż nigdy zupełnie swobodnie w wymiarach czasu i przestrzeni poruszać się nie może, ma swoją ujemną stronę w tym, że tak ważne z biologicznego punktu widzenia sygnały niebezpieczeństwa przestają spełniać swą biologiczną rolę. Działają niezależnie od realnej sytuacji, Alarmują nieraz bez uchwytnej przyczyny i bez uchwytnego celu. Lęki ból ludzki mają więc cechy specyficzne, niespotykane w świecie zwierzęcym, a wynikające ze swoistej ludzkiej swobody poruszania się w czasie i przestrzeni. Sztuczne sygnały alarmowe Człowiek z lękami typu anarkastycznego porusza się w świecie, jakby w ogrodzie udręczeń. W którym na każdym kroku stoją tablice ostrzegawcze, a przekroczenie nakazów i zakazów grozi strasznymi cierpieniami. Lęk, który nie ma określonego przedmiotu i który przez oderwanie się od konkretu życia stał się pustym sygnałem, wywołuje ogólny stan alarmowy. Człowiek wszędzie dopatruje się niebezpieczeństwa, i tablice ostrzegawcze mają go przed nim uchronić. Człowiek o anarkastycznym typie osobowości przeżywa różnego rodzaju powinno się i trzeba. Zatraca spontaniczność typową dla każdego przejawu życia. Spontaniczność jest cechą pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego, a pewna sztywność, tendencja do perseveracji, cechą drugiej fazy. Sparaliżowanie pierwszej fazy przez drugą. Jest więc cechą charakterystyczną dla ludzi tego typu. W lękach anarkastycznych doznanie lęku traci biologiczne znaczenie sygnału ostrzegawczego i może dlatego człowiek stwarza sztuczny system sygnałów ostrzegawczych sztuczny, a tym samym drugofazowy, w postaci nakazów i zakazów, które mają go chronić przed grożącym niebezpieczeństwem. W pewnej mierze analogiczne zjawisko można obserwować w życiu społecznym. Gdy w pewnych okresach historycznych, z tych czy innych powodów, ulegnie zachwianiu naturalne poczucie porządku, które istnieje w każdym człowieku, wówczas obsesyjny gąszcz różnego rodzaju norm, nakazów i zakazów ma stworzyć sztuczny porządek, mający zastąpić naturalne rozeznanie między dobrem a złem. Między dobrem a złem Gdyż porządek moralny jest filogenetycznie najwyższą formą porządku i z nim człowiek ma największe kłopoty. Dla przykładu warto wspomnieć o mnóstwie pedantycznych norm, przepisów i opisów stosowanych w okresie inkwizycji, o przerażającej biurokracji hitlerowskich obozów zagłady, a wreszcie choćby o tak dobrze nam znanej powodzi aktów normatywnych których nikt już zorientować się nie jest w stanie. Lęk hipochondryczny Tajemnica ciała Ciało jest nierzadko przyczyną różnego rodzaju niepokojów i lęków. Pozostaje zawsze dla człowieka tajemnicą. Jest źródłem przyjemności i bólu. Świadomość czekającej człowieka śmierci wiąże się z jego rozpadem. To ciało sprawia, że człowiek czuje się z życia zadowolony lub jest złamany bólem i cierpieniem. Od niego zależy w znacznej mierze obraz własnej osoby. Ono przyciąga lub odpycha innych ludzi. Od ciała zależy dobór naturalny. Ciało nadaje realność życiu. Jako istoty bezcielesne stalibyśmy się nierzeczywiści. Nieraz człowiek, gdy mu własne ciało zbytnio dokucza, Chciałoby się go pozbyć, stać się istotą bezcielesną, niematerialną. Ale pragnienie takie jest nierealne, bo życie jest cielesne. Jądro życia tkwi właśnie w ciele. Jeśli człowiek marzy o tym, by być duchem, to wyraża się w tym jego tęsknota do swobody, do wolności poruszania się w czasie i przestrzeni, do realizowania własnych najśmielszych koncepcji. Ciało bowiem, wiążąc człowieka z bezwzględnymi prawami życia, ściąga go na ziemię. Ciało jest przeszkodą, stawia opór naszym marzeniom, zniekształca je przy próbach realizacji. Rozdział między psychę i soma, typowy dla wszystkich przeżyć człowieka, nie jest tylko wynikiem rozdziału między podmiotem a przedmiotem, jaki tworzy się w trakcie każdej aktywności lecz rozdział między wolnością a skrępowaniem, między strukturą czynnościową, potencjalną, a realizowaną. Duch wszystko może, a ciało jest mdłe. Rozbrat między planem a rzeczywistością znajduje swój wyraz w dualistycznej koncepcji człowieka. Fakt, że ciało nasze jest dla nas nieznane, a jego percepcja jest inna niż świata otaczającego, Interoceptory, że jest źródłem uczuć przykrych, a także przyjemnych, źródłem największych cierpień i największych rozkoszy, że stawia opór przy realizacji naszych planów, i tym samym ściąga nas na Ziemię, sprawia, że nasz stosunek do własnego ciała nie jest jednoznaczny. Wywołuje ono uczucia pozytywne, gdyż jest źródłem przyjemności. A jednocześnie negatywne, gdyż jest źródłem różnorodnych cierpień i rozczarowań. A ponieważ nigdy nie wiadomo, co będzie, jak się nasze ciało zachowa, co nam przyniesie, jak odebrane zostanie przez otoczenie, czy nie zawiedzie w decydującym momencie, czy wreszcie nie ulegnie zagładzie, gdy najmniej się tego spodziewamy, jest też ono źródłem ustawicznego niepokoju. Jeśli projekty dotyczące świata otaczającego możemy z pewnym stopniem prawdopodobieństwa rzutować w przyszłość, przerzucając w nią pomost przeszłości, to jeśli chodzi o własne ciało, projekcja ta jest zgoła niepewna. Nie znamy naszego ciała i nie wiemy, jak się ono w przyszłości zachowa. Gdy człowiek czuje się zdrowy, gdy nic mu nie dolega, gdy ciało jest sprawne i podlega jego woli, wówczas jak najwierniejszy niewolnik, nie sprawi ono żadnego kłopotu i dusza jest zadowolona ze swego wygodnego mieszkania, ciała. Ale gdy się zaczyna coś psuć, gdy pojawiają się jakieś bóle i cielesne niepokoje, gdy ciało nie jest nam posłuszne, gdy z jego powodu nie możemy zrealizować naszych planów, gdy nie jest aprobowane przez otoczenie, gdy jest źródłem poczucia winy, Wówczas z dobrego niewolnika staje się buntownikiem, źródłem cierpienia, niepokoju i agresji. Psyche i Soma. Z biologicznego punktu widzenia, przedział między psychą a Soma jest całkowitą fikcją. Ciało jest obiektywnym aspektem tego, co subiektywnie przeżywa się jako psychikę. Traktując wymianę energetyczno-informacyjną, metabolizm, jako podstawowe zjawisko życia. Można by zjawiska cielesne przypisać metabolizmowi energetycznemu, a zjawiska psychiczne metabolizmowi informacyjnemu. W wymianie energetycznej decyduje ilość energii, a w wymianie informacyjnej jej znaczenie liczba informacji. Metabolizm energetyczny jest bardziej materialny, a informacyjny bardziej psychiczny. Dualistyczna koncepcja natury ludzkiej soma i psyche jest koncepcją raczej uniwersalną, występującą powszechnie w różnych kręgach kulturowych i w różnych epokach, niezależnie od poziomu rozwoju kulturalnego danego społeczeństwa i niezależnie od wyznawanych poglądów religijnych i filozoficznych. Można by ją więc uznać za koncepcję charakterystyczną dla natury człowieka. Nie wiemy i prawdopodobnie nie potrafimy się dowiedzieć, czy zwierzęta Analogicznie, jak człowiek, swoją naturę przeżywają w sposób rozdzielony na procesy fizyczne i psychiczne, ciało i dusza. Można tylko przypuszczać, że przedział ten, jeśli u nich istnieje, występuje w stopniu znacznie słabszym niż u ludzi. Metabolizm informacyjny jest bowiem u zwierząt znacznie słabiej rozwinięty niż u człowieka, u którego Ewolucja skoncentrowała się głównie na jego rozbudowie. Metabolizm informacyjny jest wstępnym krokiem przygotowaniem do metabolizmu energetycznego. Właściwe zetknięcie się z sprawami życia, zachowania własnego życia i życia gatunku dokonuje się w metabolizmie energetycznym. Na tym dopiero etapie czerpie się energię ze środowiska, by budować własne struktury. A jednocześnie niszczy się je, by dysponować energią potrzebną do procesów życiowych. Wprawdzie w metabolizmie informacyjnym struktury czynnościowe ulegają też zniszczeniu, w miejsce starych tworzą się nowe, a proces niszczenia i budowy nie jest tak dramatyczny, tak mało namacalny i bardzo materialny, jak w metabolizmie energetycznym. Dlatego tak charakterystyczny dla przyrody ożywionej rytm śmierci i zmartwychwstania, rytm pór roku, jest rytmem cielesnym, a nie duchowym. Duchy nie umierają, ani nie zmartwychwstają. Ciało, a rytm śmierci i zmartwychwstania. Z ciałem więc związana jest śmierć. I już ten sam fakt wystarcza, by tworzyła się wokół niego atmosfera lęku, ale z ciałem związany jest też z martwych wstanie. Świadomość ludzka nie odbiera wyraźnie rytmu budowy i niszczenia typowego dla wszystkich procesów życia. Rytm ten odczuwany w postaci tylko nieokreślonych nastrojów, zmniejszonej lub zwiększonej dynamiki życiowej, nieokreślonego niepokoju. Nieśmiertelność gatunkową osiąga człowiek w zespoleniu seksualnym, dzięki któremu odradza się w nowym pokoleniu. Duchy są bezpłciowe, płeć jest cielesna. Nie można sobie wyobrazić aktu seksualnego bez udziału ciała. Istnieje wprawdzie miłość duchowa, platoniczna, nieraz niezwykle piękna, ale nigdy nie jest ona pełną miłością. Śmierć, więc i miłość są cielesne. podobnie jak drugie prawo biologiczne tak i pierwsze nie może się wypełnić bez udziału ciała zaspokojenie potrzeby powietrza wody i pokarmu jest ściśle zależne od ciała jądro życia jest cielesne ciało jest źródłem rozkoszy ale i cierpienia w nim jest śmierć ale też nadzieja zmartwychwstania Akt seksualny jako akt tworzenia nowej, żywej istoty. Nie mamy pełnej świadomości naszego ciała? Do naszej świadomości docierają tylko niewyraźne echa tego, co w nim się dzieje. Nie uzmysławiamy sobie niezwykle skomplikowanych procesów, które w nim bez przerwy zachodzą, a w których tak wyraźnie zaznacza się rytm umierania i rodzenia, niszczenia i budowy. Nie zdajemy sobie też sprawy z siły drugiego prawa biologicznego, z faktu, że każda komórka ustroju ma swój seksualny imprinting i nie ma komórek bezpłciowych poza rzadkimi aberracjami chromosomalnymi. W świecie własnego ciała jesteśmy zagubieni. Jest ono dla nas mrokiem i tajemnicą. Nie wiemy, co w nim się dzieje i co nas z jego strony może spotkać. Struktury czynnościowe dotyczące metabolizmu energetycznego tworzą się i giną przeważnie poniżej progu naszej świadomości. Nie wiemy, co się dzieje na tym poziomie aktywności naszego ustroju. Dzięki naukom medycznym dysponujemy wprawdzie pewną wiedzą obiektywną o aktywności ustroju, ale nigdy nie może ona zastąpić wiedzy subiektywnej to jest osobistego doznania, jakie odczuwamy wobec otaczającego świata. Nasza świadomość zwrócona jest na zewnątrz, a nie do wnętrza ciała. Nawet w marzeniach sennych zawsze dzieje się coś w otaczającym świecie, a nie w nas samych. Świadomość, a introcepcja. Sygnały pochodzą jednak nie tylko z otaczającego świata eksterocepcja lecz też z wnętrza naszego ciała. Interocepcja. Metabolizm informacyjny obejmuje więc zarówno środowisko zewnętrzne, jak i wewnętrzne człowieka. Struktury morfologiczne układu nerwowego, zawiadujące metabolizmem informacyjnym wewnątrzustrojowym, są równie bogate jak te, które sterują przede wszystkim sygnałami pochodzącymi z otaczającego świata. Nie wiemy jeszcze, dlaczego i w jaki sposób tak się dzieje. Że sygnały wewnątrzustrojowe są do tego stopnia upośledzone pod względem swego rezonansu w naszej świadomości w porównaniu z sygnałami zewnątrzustrojowymi. Co się tyczy receptorów, to wiemy tyle, że ksteroreceptory adaptują się szybko. To znaczy, gdy bodziec się powtarza, przestają działać. Gdyby na przykład ludzkie oczy nie wykonywały stałych, drobnych ruchów, to człowiek, podobnie jak żaba, widziałby tylko poruszające się przedmioty, one bowiem drażniłyby nowe receptory. Natomiast to, co nieruchome, byłoby czarne. W odniesieniu do otaczającego świata nastawieni jesteśmy na ustawiczną zmienność. Nie obchodzą nas, jak dobrych reporterów, stare wiadomości. Żyjemy w pogoni za nowym. Natomiast interoreceptory nie adaptują się tak szybko. Działają one raczej na zasadzie urządzeń alarmowych. To znaczy, tak długo wysyłają sygnał, aż zaszła zmiana bodziec nie zostanie należycie uregulowana. Z eksteroreceptorów tylko receptory bólowe trzymają się opisanej zasady. Ból utrzymuje się tak długo, aż jego przyczyna bodziec. Zostanie usunięta. Istnieje więc odwrotna zasada w odbiorze sygnałów z otoczenia niż w odbiorze z wnętrza ustroju. W stosunku do otoczenia, ustrój dąży do nowości. Odrzuca to, co stare lub w ogóle tego nie przyjmuje. Natomiast w stosunku do własnego wnętrza, ustrój jest zaalarmowany każdą nowością. Receptory sygnalizują dopóty, dopóki nie zostanie ona umieszczona w starym porządku. Świat zewnętrzny jest zmienny, świat własny, to jest ciało, jest stały. Wśród zmieniającego się wciąż otoczenia, ustrój żywy musi zachować swoje konstantia, swoje prawdy, jeśli za istotę prawdy uważa się jej niezmienność. Własne ciało jest prawdziwe, a świat otaczający jest złudą gdyż cechą złudy jest ustawiczna zmienność. To, czego możemy dotknąć, zetknąć z naszym ciałem, nabiera cech prawdziwej rzeczywistości. Już maleńkie dziecko jest niewiernym Tomaszem i bierze widziany przedmiot do rączki, a potem wpycha do ust. Chce w ten sposób wchłonąć otaczający świat w siebie. Jest to jednocześnie najlepszy sprawdzian jego rzeczywistości. To, co nie jest w bezpośrednim kontakcie z naszym ciałem, ma zawsze cechy łudy, abstrakcji, nierzeczywistości. Symbol ciało ściąga nas na ziemię, duch jest lekki. Struktury czynnościowe, jakie człowiek w ciągu swego życia wytwarza, mogą być całkowicie oderwane, abstrakcyjne. Niezwiązane z rzeczywistością, im bardziej są one oderwane od konkretnej sytuacji, tym bardziej ich charakter jest ponadczasowy. W wymianie energetyczno-informacyjnej między ustrojem a jego środowiskiem istnieje odwrotna zależność między ilością energii a trwałością struktury. Im ilość energii większa, tym struktura mniej trwała, a im mniejsza, tym struktura trwalsza. Metabolizm energetyczny jest nietrwały. Bez przerwy ginie to, co powstało przed sekundą. Metabolizm informacyjny jest trwały. W nim bowiem odgrywa rolę nie ilość energii, ale jej znaczenie. Ważny jest symbol, a nie rzecz sama w sobie to jest jakość i ilość energii. Umiera człowiek, ale zostaje po nim słowo. Specyficzny dla niego gest, klimat uczuciowy, który wokół siebie roztaczał, a więc jego symbole, które zostały swego czasu rzucone w otaczający świat i w tym świecie się zatrzymały, podczas gdy ciało przestało istnieć. Struktury czynnościowe związane z metabolizmem energetycznym istnieją w granicach ciała. Ustrój pobiera różne substancje z otoczenia. Zmienia je na własne struktury, by z kolei znów je zniszczyć i czerpać z procesu niszczenia energię potrzebną do życia. Otoczenie liczy się tylko jako układ zasilający ustrój w energię i od niego energię odbierający. Liczą się realne wartości energetyczne, a nie ich znaczenia. Również w wypadku drugiego prawa biologicznego. Gdy kontakt z otoczeniem nie polega na niszczeniu, jak przy zachowaniu własnego życia, lecz na zespoleniu się z otoczeniem, relacja między ustrojem a jego otoczeniem nie ma charakteru symbolicznego. Nie liczą się już znaki, które mają coś oznaczać, choć znaki te przed momentem złączenia mogły odgrywać decydującą rolę. Liczy się zespolenie dwóch ciał ze sobą. Liczy się energia wyzwolona przez akt zespolenia, a subiektywnie, płynąca z cielesnego złączenia rozkosz. Cielesna jest miłość i cielesne jest samo życie. Samo to znaczy sama wymiana energetyczna z otoczeniem. Jest to jakby jądro życia. Ale nie można do niego dojść bez przygotowania. Bez zorientowania się w znaczeniach otaczającego świata. Za pomocą różnego rodzaju znaków, symboli domyślamy się, co może nas z jego strony spotkać. Z kolei sami wysyłamy w otoczenie różnego rodzaju znaki, które są wyrazem naszej aktywności, a dla otoczenia symbolem tego, co z nami się dzieje. W miarę ewolucji ta warstwa ochronna Broniąca przed bezpośrednim zetknięciem się z prawami życia, znacznie się rozrasta. Śladowy metabolizm informacyjny istnieje nawet w najniższych szczeblach rozwoju filogenetycznego. U tych najprostszych istot żywych zetknięcie się z otaczającym światem jest jednak bardziej bezpośrednie. Bez dłuższego wstępu wchodzą one w wymianę energetyczną ze swoim otoczeniem i w aktywność reprodukcyjną. Również rozwój ontogenetyczny koncentruje się na rozbudowie metabolizmu informacyjnego. Potrzeby biologiczne niemowlęcia są zaspokajane bez większych wstępów orientacyjnych metabolizmu informacyjnego. Taka sytuacja możliwa jest tylko dzięki zapewnieniu optymalnych warunków środowiskowych środowisko macierzyńskie, które nie obowiązuje już w stosunku do osobników dorosłych. Można sobie pozwolić, na wejście w jądro życia, gdy warunki życia są optymalne, gdy środowisko nie zagraża śmiercią. Interesujący jest fakt, że wędrówki ryb i ptaków są prawdopodobnie uwarunkowane szukaniem środowiska macierzyńskiego jako odpowiedniego miejsca dla własnego potomstwa. Zwierzęta przemierzają tysiące kilometrów, by znaleźć się z powrotem w miejscu swego urodzenia, gdyż tylko tam ich potomstwo może być bezpieczne. Jest wciąż tajemnicą, jak trafiają one do tak odległych miejsc. Niektóre ptaki orientują się po gwiazdach. Daleka podróż jest jakby w zwierzętach tych zaprogramowana, byłby to jeden z przykładów związania ustroju z otoczeniem i sztuczności granicy, jaka w umyśle człowieka tworzy się między nim a otaczającym światem. W wypadku wędrówek zwierząt mamy do czynienia z typową strukturą czynnościową informacyjną. Zasadniczą rolę odgrywa tu kompleks sygnałów, wprawdzie nie wiemy jeszcze jakich, a nie ilość energii. Sygnały te są ponadczasowe, gdyż wiele pokoleń zwierząt orientuje się według takiego samego kodu. Inne kompleksy sygnałów pozwalają zwierzętom zorientować się, i pokierować swym zachowaniem w odniesieniu do potencjalnego partnera seksualnego, potencjalnego wroga i temu podobne. Otaczający świat jest również dla zwierząt przede wszystkim światem symboli, które muszą odpowiednio odcyfrować. Odcyfrowanie to jest prawdopodobnie możliwe dzięki temu, że symbol mieści się zarówno w otaczającym świecie, jak w samym żywym ustroju. Może na tym polega zespolenie żywych istot z ich otoczeniem? To, co określamy wygodnym, ale właściwie niewiele oznaczającym pojęciem instynktu, byłoby w zasadzie określonym systemem symboli, którym żywa istota łączy się ze swym otoczeniem i który determinuje jej zachowanie. Sygnał, informacja, symbol może istnieć tylko wówczas. Gdy dwa układy są połączone ze sobą związkiem komunikacyjnym. W układach całkowicie odizolowanych sygnał nie miałby racji bytu. Bo cóż miałoby te układy ze sobą łączyć? Prawdopodobnie tylko nikły odsetek potencjalnych sygnałów otaczającego świata dociera do człowieka, jeszcze mniejszy do poszczególnych przedstawicieli świata zwierzęcego. Z otaczającego świata odbieramy tylko to. Co jest nam potrzebne? Pomostem łączącym świat zewnętrzny z nami jest symbol, jest znak, który daje nam otaczający świat i który dla nas coś oznacza. Człowiek może rozszerzyć zakres swoich symboli dzięki technicznemu udoskonaleniu swych oczu, uszu, węchu itd. Zwiększa zakres percepcji sygnałów otoczenia, a jednocześnie. Głębi wnika w ich znaczenie. Możliwe to jest dzięki tkwiącej w ludzkim układzie nerwowym zdolności tworzenia najrozmaitszych struktur czynnościowych. Świat symboli człowieka nie jest zamknięty, ma on wciąż możliwości tworzenia nowych. Natomiast w świecie zwierzęcym układ symboli jest zamknięty i szanse tworzenia nowych są niewielkie. Tworzenie symboli jest funkcją metabolizmu informacyjnego. Mają więc one raczej charakter psychiczny niż somatyczny. Nie wymagają dużych nakładów energetycznych, są w pewnej mierze niezniszczalne, ponadczasowe i ponadprzestrzenne. Ten sam symbol w różnych okresach i w różnym odcinku przestrzeni to samo może oznaczać jest ponad konkretnym tu i teraz. Symbol jest też ponadjednostkowy. Gdyż dla wielu przedstawicieli tego samego gatunku oznacza to samo. Doświadczenie życiowe sprawia, że pewne symbole nabierają indywidualnego znaczenia, na zasadzie odruchów warunkowych stają się sygnałami określonej sytuacji. Podczas gdy dla danej jednostki nieposiadającej analogicznych doświadczeń życiowych, tego znaczenia nie mają. Istnieją jednak symbole, które są jakby z góry dane, odziedziczone. I działają niezależnie od życiowego doświadczenia. Metabolizm informacyjny jest ściśle zespolony z metabolizmem energetycznym. Jeden bez drugiego nie może istnieć. Symbol, mimo że jest czymś abstrakcyjnym, w pewnym sensie duchowym, sięga głęboko w cielesność. Steruje najbardziej cielesnymi funkcjami ustroju i wyznacza ich zasadniczy kierunek. Sam, jako taki, bez ciała istnieć nie może. Straciłby swój sens i istotę bytu. Odnosi się to zarówno do ustroju, jak i do otaczającego świata. Symbol pozbawiony podłoża materialnego, to jest desygnatu, pozbawiony oparcia w świecie zewnętrznym, przestaje być symbolem, staje się złudą, majakiem, marzeniem sennym. Symbol więc, mimo że jest abstrakcyjny, bezcielesny, wiąże się ściśle z ciałem, i z materialnym otaczającym światem. Dwa układy żywy ustrój i jego środowisko są więc z sobą złączone w dwojaki sposób bezpośrednio przez metabolizm energetyczny i seksualne zespolenie i pośrednio przez określony układ symboli metabolizm informacyjny. Pierwszy sposób stanowi jądro życia bez niego życie nie może istnieć. Natomiast drugi jest przygotowaniem do wejścia w istotę procesów życiowych, swoistą nadbudową. W stosunku do otaczającego świata dysponujemy więc dwoma zbliżeniami: jedno duchowe, to symboliczne lub informacyjne z nim złączenie, drugie cielesne, to bezpośredni kontakt, w którym zaspokojone są dwa podstawowe prawa biologiczne osłona duchowości, metabolizmu informacyjnego, oddziela człowieka, a także inne żywe istoty od materialności otaczającego świata i cielesnego z nim zespolenia. Układ nerwowy zbiera informacje nie tylko z otaczającego świata, eksterocepcja, lecz też z wnętrza ustroju, interocepcja. Ektoderma nerwowa stoi na granicy dwóch światów, zewnętrznego i wewnętrznego za obu czerpi informacje i do obu informacje wysyła. Nie można jednak układu nerwowego w ten sam sposób oddzielać od świata wewnętrznego, jak oddzielony on jest od świata zewnętrznego. Jest on przecież częścią naszego ciała. To jest świata wewnętrznego. Układ symboli, który łączy świat zewnętrzny z otaczającym światem, traci swój sens, gdy chodzi o połączenie poszczególnych części świata wewnętrznego. A więc w tym wypadku układu nerwowego z resztą ciała. Znaczenie informacji jest inne w odniesieniu do świata zewnętrznego niż w odniesieniu do własnego ciała. Stąd może pochodzić nasze niezrozumienie własnego ciała. Jest ono zawsze dla nas tajemnicą. Nie wiemy, co się w nim dzieje. Nie docierają do naszej świadomości wszystkie pochodzące z niego sygnały. Nie dysponujemy jego symboliczną koncepcją. I gdy jakiś sygnał z naszego ciała dociera do naszej świadomości, często nie wiemy, co on oznacza. Budzi w nas niepokój i lęk. Wiele sygnałów pochodzących z naszego ciała może determinować nasze zachowanie. Na przykład, gdy pod wpływem informacji interoceptywnych zmieniamy sposób naszego odżywiania, przestajemy jeść lub jemy tylko niektóre pokarmy. Wówczas nasza świadomość znaczenia sygnału jest ograniczona. Odczuwamy tylko przyjemność lub przykrość, nieokreślony niepokój, rozkosz zaspokojenia podstawowych potrzeb i temu podobne. Obraz naszego ciała, jego wnętrza, gdyż obraz zewnętrzny jest w pewnej mierze analogiczny do obrazu otaczającego świata, choć niepełny, nie ma zatem formalnego ukształtowania, które tworzy się dzięki systemowi symboli. Jest mglisty, niejasny. Składa się z odczuć, a nie ze sprecyzowanych myśli. Ciało więc nie jest uduchowione w tym sensie, że nie dysponujemy w stosunku do niego odpowiednim układem symboli. Duch jest formą, nadaje kształt rzeczywistości. Bez niego życie jest bezkształtne, żywiołowe i chaotyczne, przynajmniej w naszym odbiorze, bo obiektywnie ma ono swoje określone formy i prawa. Życie psychiczne. Nasz świat duchowy odczuwamy jako coś bardzo osobistego i wewnętrznego, a w rzeczywistości dotyczy on przede wszystkim naszych relacji ze światem zewnętrznym. Psychika, pojęta jako swoisty układ symbiotyczny, nie jest wewnątrz, ale na zewnątrz nas. Stąd może bierze się poczucie, że dusza nie jest związana z ciałem. Że nie ginie z jego śmiercią, że w czasie snu, jak wierzą niektórzy przedstawiciele tzw. ludów pierwotnych, wędruje nieraz w dalekie miejsca, że może się swobodnie poruszać w czasie i w przestrzeni. Dusza jest wolna, a ciało przywiązane do ziemi. Poczucie wolności, swobody ruchu, niezależności od określonej pozycji w strukturze czasoprzestrzennej. Jest koniecznym atrybutem metabolizmu informacyjnego. Im większe są możliwości tworzenia różnorodnych struktur czynnościowych, tym większe musi istnieć poczucie swobody. Bez niego bowiem nie mogłyby się tworzyć swobodne struktury czynnościowe. Byłyby one z miejsca stłumione przez konkretność życia. Wspólnota metabolizmu informacyjnego. Struktury czynnościowe metabolizmu informacyjnego, wskutek samego faktu, że są łącznikiem, systemem komunikującym między ustrojem a jego otoczeniem, i że są wyrzucone we wspólną dla istot żywych przestrzeń, tracą swój indywidualny charakter. Są dostępne dla innych istot żywych, zwłaszcza tego samego gatunku, inaczej zresztą nie mogłyby być nośnikami informacji. Mogą też być użyte przez inne istoty żywe. Tworzą jakby wspólny język, którego wspólnota jest oczywiście najwyraźniejsza w tym samym kręgu rodzinnym, a stopniowo coraz słabiej widoczna w kręgu szczepowym, narodowym, kulturowym, gatunkowym itd. Dzięki symbolom wchodzimy w różne kręgi wspólnoty. Zacząwszy od wspólnoty rodziny generacyjnej i wspólnoty związku erotycznego, więc wspólnot bezpośrednio związanych z prawem zachowania gatunku. Poprzez kręgi szersze, tworzące się dzięki wspólnym celom, wspólnemu obcowaniu, wspólnej zabawie itd. Do kręgów obejmujących jeden gatunek, jeden rząd świata ożywionego, a w końcu wszystkie istoty ożywiona. Możemy między odrębnymi nawet gatunkami obserwować wymianę swoistych dla nich form zachowania struktur czynnościowych. Na przykład pies przybiera nieraz struktury czynnościowe swego pana, a jego panu się zdarza, że w pewnych szczegółach zachowania naśladuje psa. Jeśli konsekwentnie akceptujemy zasadę ewolucji, Powinniśmy też przyjąć, że człowiek jako jej najwyższy efekt mieści w sobie wszystkie struktury czynnościowe, jakie się rozwinęły w ciągu milionów lat w świecie ożywionym. Koncepcja ta zresztą tkwi w świadomości człowieka. Zdarza się, że we śnie czy w psychozie schizofrenicznej czuje się on przemieniony w jakieś zwierzę lub jakaś forma zwierzęcego zachowania staje się jego własną. W wielu religiach i mitach Łączność form ludzkich ze zwierzęcymi występuje już bardzo wyraźnie. Choć nieraz wydaje się nam, że nasze myśli, uczucia, marzenia, plany i temu podobne są jak najbardziej własne, to jednak, gdy przeanalizujemy ich genezę, własność ta i autentyczność staje pod znakiem zapytania. Powstały one bowiem ze struktur czynnościowych do kogo innego przynależnych. Nieraz struktury te w całości zostają przyjęte za własne, internalizacja. Jednocześnie, w momencie, gdy zostaną one wyrzucone na zewnątrz, przestają być własne, a wchodzą we wspólnotę społecznego świata. Im dłużej są w tej wspólnocie, tym mniej są własne. Można nawet z czasem stracić całkowicie poczucie ich własności. Dystans sprawia, że to, co było najbardziej nasze, przestaje być nasze. Istnieje wyraźna różnica w poczuciu własności między metabolizmem energetycznym a informacyjnym. W wypadku metabolizmu energetycznego granica między własnym światem a otaczającym jest ostra. To, co nie weszło jeszcze do wnętrza ustroju, nie jest własne, a to, co wyszło z niego, staje się już obce. Natomiast w wypadku metabolizmu informacyjnego, ustrój łączy się z otaczającym światem tak skomplikowaną siecią związków, iż trudno ustalić granicę między nimi. W takim ujęciu duch jest bardziej wspólny, a ciało bardziej samotne. Lęki związane z problematyką ciała są też lękami samotności. Człowiek Staje wówczas sam wobec otaczającego świata, który może go bezlitośnie zniszczyć. Świat symboli wprowadza nas we wspólną ludzką przestrzeń. Już nie jesteśmy tak samotni, bo odczuwamy, cierpimy, cieszymy się i myślimy jak inni ludzie. Pomoc psychiatry w znacznej mierze polega na tym, by chorego uwolnić z jego samotności by to, co było najbardziej własne i odizolowane, wprowadzić do wspólnego świata symboli. Przylgnęło do ziemi ciało nasze. Psalm 43, 25 Metabolizm energetyczny ściąga nas na ziemię do konkretności, określonych granic, zniszczalności i przemijalności. Metabolizm informacyjny wprowadza nas w świat symboli, Świat bez określonych granic czasowych i przestrzennych. Gdyż symbol na ogół nie zmienia swego znaczenia mimo zmiany konkretnej sytuacji. Jest to świat wspólny dla innych żywych istot, w którym nie ma już tragicznej samotności, gdyż symbole znaki czasem łączą żywe istoty z sobą, a czasem znów oddalają. Tworzą się różnorodne układy, delikatna sieć. Osłaniająca jądro życia. Świat nasz nie jest tylko zbudowany z różnorodnych układów energetycznych, materialnych, lecz także z układów informacji, symboli. Ale ten drugi świat musi być już światem istot żywych. Informacja nie może bowiem istnieć bez istot zdolnych do jej odbierania i wysyłania. Symbol, który już nikogo nie reprezentuje i do nikogo nie trafia, Przestaje być symbolem, staje się pustym znakiem, minimalną cząstką energii, z której wywietrzało wszelkie znaczenie. Pustka kosmosu przeraża nas nie tylko swoim bezmiarem, ale też brakiem żywych istot, a przede wszystkim zewnętrznej warstwy życia, która tworzy jego bogactwo i różnorodność warstwy delikatnej, duchowej, zbudowanej z różnorodnych znaków i symboli równowaga między metabolizmem energetycznym, a informacyjnym. Przedstawiony tu podział świata żywego na warstwę energetyczną i warstwę symboliczną, sygnalizacyjną, jest sztuczne, gdyż nie da się tych dwóch warstw od siebie oddzielić. Wymiana energetyczna ze środowiskiem musi iść w parze z wymianą informacyjną. Jedna bez drugiej istnieć nie może. U człowieka dzięki niezwykłemu rozwojowi metabolizmu informacyjnego równowaga między światem cielesnym a duchowym, symbolicznym, ulega niejednokrotnie zachwianiu. Zachwianie to może przejawiać się w dwóch kierunkach. Człowiek chce być tylko duchem, ciało mu ciąży i przeszkadza, lub też chce zerwać ze swą duchową warstwą, pogrążyć się we własnej cielesności i w niej znaleźć rozkosz i jedyny sens życia. Obie tendencje prowadzą do powstania lęku. Gdy człowiek chce być tylko wolnym, swobodnym, od ciała niezależnym duchem, odtrącone ciało przypomina o swoich prawach. Tłumione podstawowe potrzeby dochodzą z tym większą siłą do głosu, stwarzając napięcie lękowo agresywne. Nieraz nie do zniesienia. Natomiast gdy na pierwszy plan zostanie wysunięte ciało, Człowiek gubi się w chaosie płynących z niego doznań, odrzucając porządek charakterystyczny dla świata symboli, staje bezradny wobec tajemnicy własnego ciała i samego siebie, gdyż identyfikuje ciało z sobą. Walka ciała z duszą, materii z duchem, tak charakterystyczna dla człowieka i tak wyraźnie występująca w różnych kręgach kulturowych, jest wyrazem zachwiania równowagi między cielesnością a duchowością, czyli między metabolizmem energetycznym a informacyjnym. Prawdopodobnie wahań tego rodzaju nie ma u zwierząt. Większa jest u nich harmonia, a ich symbole wyrażające się na przykład w postawach i zachowaniach charakterystycznych dla pieszczoty, groźby, lęku i temu podobne są blisko podstawowych prąd biologicznych zachowania życia własnego ich gatunku. Nie odbiegają tak daleko od jądra życia, jak się to dzieje u człowieka. Warstwa izolująca człowieka od sedna życia jest tak rozległa, że cielesność nieraz się w niej rozpływa. Symbol staje się ważniejszy od jego materialnego podłoża, to znaczy tego, co powinien reprezentować. Symbol w świecie zwierzęcym nie odbiega daleko od podłoża, to znaczy blisko wiąże się z podstawowymi prawami życia. Na przykład bez trudu można dojść do tego, co oznacza dany ruch, dźwięk, zapach i temu podobne. Czy wiąże się on z prawem zachowania własnego życia, czy z prawem zachowania gatunku? U człowieka odległość symbolu od podstawowych praw życia jest już bardzo wielka i nieraz nie można dojść ich genezy, choć na pewno, tak jak w świecie zwierzęcym, wywodzą się one pierwotnie także od dwóch podstawowych praw. Rozwój metabolizmu informacyjnego jest jednak u człowieka tak niezwykle silny, że metabolizm energetyczny, a z nim dwa prawa biologiczne, z których metabolizm informacyjny się rozwinął ten rdzenie życia jest przezeń przysłonięty. Ważniejszy od niego staje się nieraz symbol. Człowiek dla symbolu poświęca swe życie. Może nawet umrzeć przekroczywszy symbole mające znaczenie tabu. Śmierć wudu, śmierć po zjedzeniu zakazanego pokarmu opisana w Talmudzie i temu podobne. Opleceni jesteśmy siecią znaków i różnorodnych znaczeń, i już nie możemy dojść do nagiego życia. Nawet w warunkach ekstremalnych, gdy liczy się tylko walka o przeżycie, na przykład w obozach zagłady. Wytwarza się specyficzny układ symboli: słowa pogardliwe i słowa życzliwe, gesty złe i gesty dobre. Co więcej, nawet w takich warunkach człowiek może przeciwstawić się okrutnej walce o przetrwanie i ukazać bardziej ludzki i szlachetny niż jest w warunkach normalnych. Na tym polega wielkość Ojca Kolbego. Bogactwo struktur czynnościowych, którymi człowiek dysponuje, daje mu poczucie większej swobody jego duch czuje się wolny swobodnie wędruje w miejscu i czasie może całkowicie oderwać się od konkretnej sytuacji na przykład we śnie struktury czynnościowe bezpośrednio związane z potrzebami ciała ograniczają swobodę struktur bardziej od potrzeb cielesnych oddalonych ciało ściąga człowieka na ziemię chcąc uwolnić swą duszę Człowiek niejednokrotnie poddawał ciało różnym umartwieniom i cierpieniom. Asceza jest warunkiem uduchowienia. Umartwienia były również środkiem przygotowującym człowieka do odpowiednich funkcji wymagających większej niż przeciętna siły duchowej. Umartwieniom poddawał się człowiek, który chciał zostać prorokiem czy czarownikiem. Obrzędy inicjacji połączone były zwykle z różnymi umartwieniami i cierpieniami. Funkcje kapłańskie w wielu religiach są połączone z obowiązkiem wstrzemięźliwości seksualnej. Służba wojskowa wymaga nieraz dużej wytrzymałości fizycznej na głód, pragnienie, ból i temu podobne. Człowiek, chcąc przeprowadzić swoje cele, nieraz odległo od konkretności życia, musi nauczyć się przezwyciężać doraźne potrzeby ciała, inaczej byłby ich niewolnikiem. Struktury czynnościowe, związane bezpośrednio z potrzebami ciała, mają dużą dynamikę, to znaczy wypierają łatwo inne struktury niezwiązane z ciałem tak bezpośrednio. Gdy człowiek jest głodny lub spragniony, myśli tylko o tym, by zaspokoić swą potrzebę. To samo dotyczy popędu seksualnego. Gdy człowieka boli ząb, trudno mu myśleć o czymkolwiek innym. Ale struktury te są krótkotrwałe i zmienne. Gdy głód zostanie zaspokojony, gdy ból ustąpi i temu podobne, tak silna przed chwilą struktura czynnościowa natychmiast przestaje egzystować. Człowiek kierujący się tylko potrzebami swego ciała, byłby bardzo zmienny. Raz zadowolony, a raz nieszczęśliwy, raz chcący tego, to znów tamtego, byłby kłębkiem sprzecznych uczuć, myśli, niesprecyzowanych pragnień. Dopiero oddalenie się od bezpośrednich potrzeb cielesnych nadaje przeżyciom ludzkim większą stabilność. Tworzą się trwalsze struktury czynnościowe, mniej zwiewne, gdyż bardziej oderwane od konkretności życia. Ta właśnie ich niezmienność jest niekiedy przez człowieka odczuwana jako nieśmiertelność jego duszy czy pewnych ludzkich postaw i idei. Odejście od struktur bezpośrednio wiążących się z potrzebami ciała stwarza jednak pewną jałowość. Koloryt struktur abstrakcyjnych jest mdły, brak im miąższu życia. Człowiek żyjący tylko w abstrakcjach jest nudny. Nienaturalny wskutek swej nieziemskości i zawsze gdzieś spod szaty przesadnej duchowości przeziera tłumiona cielesność, która przez fakt tłumienia nabiera monstrualnych kształtów. Człowiek, który odrzuca świat abstrakcji, idei, symboli oraz zdaje się na odczucia własnego ciała i stara się kierować głównie jego potrzebami, odczuwa chaos uczuć, nie może uporządkować swoich przeżyć. Często ulega złudzeniu. Zaspokojenie potrzeb ciała działa bowiem na krótką metę, a on sam traci to, co w życiu wydaje się najważniejsze, co stanowi cel ludzkiego życia, to jest dążenie dokądś. To dążenie właśnie umożliwiają struktury czynnościowe bardziej oddalone od cielesności i dzięki temu bardziej nieśmiertelne. Problem ciała i duszy jest specyficznie ludzki. Jest problemem nieśmiertelności i śmiertelności, zmienności i niezmienności, miłości zmysłowej i duchowej, porządku i chaosu, spontaniczności i sztywności, perseveracji. Człowiek nie może przejść obok tego problemu. Musi ustawić go jakoś w swoim życiu. Zbytnie przechylenie zarówno w stronę duchowości, jak też cielesności. Myśli się uczuciami niepokoju, lęku, niezadowolenia z własnego życia i temu podobne. Człowiek średniowiecza, jak też ludzie wyznający niektóre systemy religijne, żył w trzech jakby płaszczyznach: ziemi, nieba i piekła. Psychoanalitycy zamknęli ten trójwymiarowy świat w obrębie własnej psychiki człowieka. W ten sposób odizolowali go od reszty świata. Człowiek został zamknięty w samym sobie, wbrew obowiązującej w całej przyrodzie zasadzie o łączności ustroju żywego ze środowiskiem. Id stało się piekłem, superego niebem, a ego ziemią. Inwentarz symboli przyrody ożywionej Może w przyszłości, gdy nasza wiedza o strukturach czynnościowych świata ożywionego będzie większa niż obecnie, Uda się stworzyć rodzaj inwentarza symboli istniejących w świecie ożywionym, zapachów, gestów tańców, głosów, śpiewów, kolorów itd. Są to znaki, którymi zwierzęta przywabiają samicę, odstraszają wroga, oznaczają granice swego terytorium, wskazują towarzyszom, gdzie znaleźć można pokarm, sygnalizują niebezpieczeństwo, którymi kwiaty przywabiają owady lub ptaki. By dokonały aktu zapelenia. Trudno sobie wyobrazić świat przyrody ożywionej, ogołocony z tej symbolicznej sfery życia do nagich praw zachowania życia własnego i życia gatunku. Byłoby wtedy wszystko bardzo proste i niezróżnicowane. Trudno byłoby odróżnić jedną istotę żywą od drugiej, tak jak trudno jest odróżnić plemnik, czy jajo człowieka od plemnika, czy jaja zwierzęcia stojącego znacznie niżej w drabinie filogenetycznej. Nie można życia zredukować do jego podstawowych praw. Świat przyrody stałby się wówczas niezwykle ubogi, nużący swoją monotonią. Straciłby swoje bogactwo, koloryt, indywidualność. Bezsprzecznie życie zarówno człowieka, jak zwierząt i roślin obraca się wokół dwóch podstawowych celów. Zachowania własnego życia i życia gatunku. Aby jednak te cele osiągnąć, istoty żywe stwarzają niezwykłe bogactwo różnego rodzaju struktur, zarówno morfologicznych, jak czynnościowych. Wiele z nich służy bezpośrednio zdobyciu danego celu. Na przykład, dzięki pewnym strukturom morfologicznym i czynnościowym, można zdobyć pokarm i go asymilować. Inne znów służą do prokreacji temu podobne. Ale wiele struktur jest tylko pośrednio z celem związanych. Mogłoby się bez nich ostatecznie obejść, bez ich pomocy osiągnąć podstawowe cele biologiczne. Zniknęłoby wówczas jednak całe bogactwo kolorów i kształtów, śpiewy ptaków, tańce godowe i tańce wskazujące położenie pokarmu, pieszczoty, ostrzeżenia. I temu podobna. Świat ożywiony składa się więc jakby z dwóch warstw: wewnętrznej, jądra życia, którym jest metabolizm energetyczny i spełnienie dwóch praw biologicznych, i warstwy zewnętrznej, metabolizmu informacyjnego, stwarzającego wokół jądra życia sferę symboli, a więc sferę duchową. Interesujące jest to, że ewolucja życia i wysiłek z nią związane koncentrują się nie tylko na spełnieniu dwóch praw biologicznych, lecz także na rozwoju sfery symbolicznej. Powstają symbole coraz bogatsze, coraz bardziej odległe od podstawowych potrzeb i odnosi się wrażenie, jakby istoty żywe znajdowały radość w ich tworzeniu. Nieraz właściwy cel, to jest zachowanie własnego życia i życia gatunku. Schodzi nawet na dalszy plan, a więc ptaki śpiewają dla samego śpiewania, tańczą dla samego tańca i temu podobne. W miarę rozwoju ewolucyjnego metabolizm informacyjny staje się coraz bogatszy w porównaniu z metabolizmem energetycznym, a u człowieka znacznie go przewyższa. W związku z tym coraz szersza staje się sfera symboliczna. Człowiek oddala się od sedna życia. To znaczy spełniania podstawowych celów biologicznych i coraz bardziej żyje dla samego symbolu. Celem staje się sam symbol. Można by przytoczyć wiele przykładów poświęcenia celów podstawowych, zachowania własnego życia i życia gatunku dla celów symbolicznych. Człowiek nie może już zamknąć swego życia w samym jego sednie. Musi żyć na jego obwodzie, w sferze duchowej, w sferze symbolu. Wprawdzie, w świecie zwierzęcym też nie można życia zredukować wyłącznie do jego podstawowych celów. I świat symboli, a więc świat w jakimś sensie duchowy, przenika życie wszystkich istot żywych. To jednak poniżej poziomu człowieka sfera symboliczna jest ściśle związana z podstawowymi prawami życia i łatwo od symbolu dojść do jego biologicznego znaczenia. U człowieka natomiast odległość między symbolem a jądrem życia jest większa i nieraz nie da się prześledzić powiązania symbolu z jego biologicznym podłożem. W ten sposób u człowieka świat ducha symbolu odszczepia się od świata cielesnego, stąd walka między obu światami, którą człowiek nieraz tak boleśnie odczuwa. Wspomniany inwentarz wszystkich symboli istniejących w Przyrodzie Ożywionej. Pozwoliłby nam na ich klasyfikację, na przykład, wedle tego, czy wiążą się one z pierwszym, czy też drugim prawem biologicznym. Prawdopodobnie okazałoby się wówczas, że symbole wywodzące się z prawa zachowania życia gatunku są znacznie bogatsze zarówno liczebnie, jak i jakościowo od symboli dotyczących prawa zachowania własnego życia. To, co odczuwamy w przyrodzie jako jej piękno, bogactwo, różnorodność, Wiąże się przede wszystkim z prawem zachowania życia gatunku. Jeśli prawo to jest źródłem postawy do, to jest uczuć miłości, miłość stwarza piękno w przyrodzie. Nie wiemy na razie, czym jest poczucie piękna, ale przypuszczać należy, że jest nim obdarzony nie tylko człowiek, że mają je w jakiejś zalążkowej formie istoty żywe, stojące w rozwoju ewolucyjnym. Nawet znacznie niżej od człowieka. I ta właśnie tendencja do miłości i piękna, wynikająca z dążenia do zaspokojenia drugiego celu życiowego zachowania życia gatunku, jest motorem rozwoju świata symbolicznego, sfery duchowej życia. Lęk jest uczuciem negatywnym, o ujemnym znaku. Wiąże się on z postawą od i należy do uczuć, koncentrujących się wokół pierwszego celu biologicznego, to jest zachowanie własnego życia. Pierwsze, bowiem prawo biologiczne wyraża się w formule: Zniszczę lub zostanę zniszczony. Lęk jest sygnałem zagrażającego niebezpieczeństwa, sygnałem, że mogę być zniszczony. Warstwa symboliczna tworząca się wokół tego sygnału jest dość bogata. Wiele przeróżnych oznak pochodzących ze świata otaczającego. Ostrzega przed grożącym niebezpieczeństwem. A z drugiej strony, każda istota żywa dysponuje określonym arsenałem znaków, ruchów, głosów, kolorów, zapachów, które mogą ostrzec inne żywe istoty, że zbytnie zbliżenie się może być niebezpieczne. To znaczy, że trzeba zachować postawę od. Nie można właściwie zetknąć się bezpośrednio z samym niebezpieczeństwem. Gdyż takie zetknięcie w wielu wypadkach oznaczałoby własną zagładę. Można zetknąć się z sygnałem niebezpieczeństwa i odpowiednio do sygnału zareagować. Na tym polega ochronne działanie lęku, to jest uczucie, które wychodzi naprzeciw grożącemu niebezpieczeństwu, sięga w przyszłość, opierając się na informacjach pochodzących ze świata zewnętrznego, a także z własnego ciała. Na podstawie tych informacji tworzy się obraz przyszłości, obraz groźny, prowokujący do przyjęcia postawy ucieczkowej od. Samo zetknięcie z niebezpieczeństwem wyzwala raczej ból, ogólny szok stroju lub powoduje śmierć. Nie zawsze jest nawet czas na to, by zmobilizować się do postawy lękowej. Sygnał bólowy może też przybrać postać symbolu to znaczy nie działać wedle swej siły, ale wedle swego znaczenia. Na przykład ból serca jest dla człowieka ważniejszy niż ból pięty o tym samym natężeniu. Inne jest bowiem znaczenie lokalizacyjne. Funkcja serca jest warunkiem życia, a bez pięty żyć można. Ból serca może być przyczyną silnego lęku, a ból pięty może być tylko przykry. Na ogół jednak świat symbolu rozbudowuje się w większej odległości czasoprzestrzennej między ustrojem a jego środowiskiem. Niebezpieczeństwo jest dalej, nie stykamy się z nim bezpośrednio. To samo dotyczy innych sytuacji niż grożące niebezpieczeństwo na przykład zdobywania pokarmu, zaspokojenia popędu seksualnego i temu podobne. Symbole tworzą się w odległości czasoprzestrzennej od konkretnej sytuacji. Gdy zdobędzie się pożywienie partnera seksualnego, gdy dochodzi do konsumpcji, to jest spełnienia podstawowych potrzeb biologicznych, symbol jest już niepotrzebny. Człowiek jest wówczas w samym sednie życia. Symbol jest sygnałem tego, co ma nastąpić. Jest jakby kartą z propozycjami tego, co otoczenie może nam ofiarować kartą, którą trzeba odczytać odpowiednio, by przygotować się do czekającej nas sytuacji. Symbol sięga w przyszłość, ale jednocześnie sytuacje przeszłe są zwykle streszczone do symbolu. Rzadko można coś przeżyć drugi raz ze świeżością pierwszego przeżycia. Zjawisko Déjà vu. i. Ekonomia pracy układu nerwowego wymaga, by operować skrótami, symbolami. W tym sensie układ nerwowy jest układem duchowym, a nie materialnym. Symbol wynika głęboko w strukturę i funkcję stroju i bez niego nie można sobie wyobrazić przebiegu procesów życiowych. To więc, co odczuwamy jako ciało, jako naszą materię. Jest przepojone symbolicznymi znaczeniami, swoistym duchem. Nie da się żywej materii oddzielić od ducha, może właśnie na tym jej uduchowieniu zasadza się fakt jej życia. Lęk nieznanego Lęk powstaje nie tylko wówczas, gdy dany symbol oznacza zbliżające się niebezpieczeństwo, lecz też wtedy, gdy symbolu odczytać nie można. Jest to lęk nieznanego. Nieznane inaczej się kształtuje, jeśli chodzi o świat otaczający, a inaczej, jeśli idzie o własne ciało. Głównym kanałem komunikacji z otaczającym światem jest system symboli. To, co nie ma znaczenia, co nie jest symbolem, nie trafia do ustroju. Możemy poznawać tylko to, co ma dla nas jakieś znaczenie. Człowiek potrafi za pomocą urządzeń technicznych znacznie rozszerzyć zakres swoich receptorów. Dzięki temu powiększa się u niego świat symboli. Ale i on nie może wyjść poza to, co w jakimś stopniu jego dotyczy, nie może spojrzeć na świat innym niż ludzkie spojrzeniem. Analogicznie, zwierzęta nie mogą wyjść poza swój zakres znaczeń. Koń patrzy na świat oczyma konia, pies. Psa, żaba żaby i tak dalej. Pies nie widzi świata jak my, a my nie potrafimy popatrzeć na świat tak jak pies. To, co jest poza zasięgiem systemu symbolicznego łączącego daną żywą istotę z jej środowiskiem, nie liczy się, nie wchodzi zupełnie w rachubę, choćby mogło być dla ustroju korzyścią czy niebezpieczeństwem. Promienie kosmiczne. Mimo, że dla ustroju są bardzo szkodliwe, nie wchodzą w układ ludzkich symboli. Dopiero dzięki udoskonaleniu środków technicznych mogą być dostępne naszym receptorom i przy dysponowaniu odpowiednią wiedzą fachową mogą stać się symbolem grożącego niebezpieczeństwa. Czerwony sygnał na jezdni oznacza niebezpieczeństwo dla życia i każdy przytomny człowiek go respektuje. Biologicznie jest to sygnał obojętny. Dla kogoś kolor czerwony może być równie przyciągający jak zielony, i nie oznacza on wcale niebezpieczeństwa śmierci. Jest to sygnał umowny, to jest taki, który na drodze społecznej umowy nabrał specjalnego znaczenia. Sygnałów tego typu jest bardzo wiele w życiu każdego człowieka. Nie mając biologicznej genezy, działają one tak silnie jak sygnały biologiczne, prowadząc do analogicznych zachowań. Ucieczki, agresji, zbliżenia. W skrajnych wypadkach natomiast wywołując rozstrój organizmu, a nawet jego śmierć. Nawet w świecie zwierzęcym obok symboli biologicznych istnieją symbole społeczne. Powstały jakby na zasadzie społecznej umowy. Na przykład u psów przewrócenie się na grzbiet oznacza poddanie się i przerywa najzaciętszą nawet walkę. Nie można zresztą ostro... Odgraniczyć symboli biologicznych od symboli społecznych. Grupa społeczna jest największym środowiskiem biologicznym nie tylko dla człowieka, ale też dla zwierząt. Komunikacja symboliczna wytwarza się przede wszystkim między jednostkami tego samego gatunku. Jak na przykład określić taniec pszczół, którym dają one wskazówki swoim towarzyszkom, co do położenia pokarmu czy też różne sposoby puszenia się i nastraszania, którymi zwierzęta starają się odpędzić rywali od własnych terenów czy własnej samicy. W pewnej mierze są to symbole powstałe na zasadzie umowy społecznej, umowy, która utrwaliła się nieraz na przestrzeni bardzo wielu pokoleń, równocześnie jednak nie można zaprzeczyć ich biologicznego znaczenia. Nie znamy jeszcze historii symbolu, to znaczy, nie potrafimy prześledzić jego genezy. Czasem możliwe jest to u człowieka. Symbole ludzkie na ogół mają krótszą historię niż zwierzęce, są bardziej zmienne i bardziej zależne od uwarunkowań społecznych. W różnych epokach i kręgach kulturowych tworzą się odmienne systemy symboli. Istnieją jednak i u człowieka symbole trwałe i niezależne od określonych warunków czasu i przestrzeni. Sygnały z wnętrza na ogół nie mają znaczenia symbolicznego, a jeśli mają, to nieznaczne. Na przykład ból serca oznacza niebezpieczeństwo dla życia, bo serce jest symbolem życia. Przede wszystkim sygnały interoceptywne przeważnie działają poniżej progu świadomości. Trafiają tam, gdzie trzeba i wywołują potrzebną w danym momencie zmianę w funkcjach ustroju. Przeważnie nic o tym nie wiemy. Wnętrze ciała ma swoje własne sprawy i samo je sobie załatwia. Do świadomości zazwyczaj dociera tylko nieokreślone uczucie albo przyjemności, dosytu, zaspokojenia rozkoszy, albo przykrości, napięcia wewnętrznego, niepokoju, niedosytu, bólu, albo już bardziej szczegółowo duszności, pragnienia, głodu, pobudzenia seksualnego. To ostatnie uczucie, jeśli niezbyt silne, jest raczej przyjemne i często pobudza do wzmożonej aktywności. Sygnały interoceptywne pobudzają albo do aktywności wewnętrznej na zasadzie różnego rodzaju mechanizmów samoregulujących, albo pobudzają też do aktywności zewnętrznej, determinując odpowiednie zachowanie się, które może przeciwdziałać niekorzystnej sytuacji, w jakiej znalazło się ciało. Na przykład braku powietrza, wody, pokarmu, partnera seksualnego. W wypadku symbolu istnieje zawsze mniejszy lub większy margines niejasności. Symbol trzeba najpierw odczytać, zrozumieć jego znaczenie, a dopiero później odpowiednio zareagować. Oczywiście, można sygnał pochodzący z wnętrza ciała też traktować jako symbol to jest oznaczenie określonej sytuacji. I nim organizm zareaguje na niego, musi zrozumieć jego znaczenie. Fałszywe zrozumienie sygnału może doprowadzić do sytuacji awaryjnej. Na przykład, gdy sygnał podwyższonej temperatury ciała zostanie fałszywie odczytany, wówczas ustrój zamiast wydalać ciepło, może je magazynować, co doprowadza do niebezpiecznego dla życia przegrzania. Sygnał z otaczającego świata też wyzwalają niejednokrotnie różne formy automatycznego zachowania. Mówimy wówczas o działaniu druchowym, instynktownym i temu podobne. I nie ma wtedy czasu na zrozumienie symbolu. Działają one jak mechanizm spustowy rewolweru. Można więc każdy sygnał, zarówno z wnętrza ciała, jak z otaczającego świata, traktować jako symbol określonej sytuacji. Wówczas jednak należałoby symbole sklasyfikować wedle marginesu, niejasności i tym samym wątpliwości, jakie w sobie zawierają. Jedne symbole są pewne. Nie ma wątpliwości co do ich znaczenia. Do nich należą przede wszystkim te, które operują we wnętrzu ciała. Ich stopień pewności jest tak duży, że nie docierają one zazwyczaj do świadomości. Świadomość jest jakby zarezerwowana dla tego, co niepewne dla struktur czynnościowych, których stopień prawdopodobieństwa realizacji nie jest stuprocentowy. Ale też pewne sygnały otaczającego świata. Działają na zasadzie całkowitej pewności i symbole te mogą nieraz wywołać nasze reakcje bez angażowania naszej świadomości. Bez przyjęcia koncepcji ewolucji trudno zrozumieć znaczenie sygnałów czy symboli, które tworzą układ informacyjny ustroju. To, co w procesie ewolucji utrwaliło się zarówno w kręgu informacji wewnątrzustrojowych, jak i informacji między ustrojem a jego otoczeniem, Twarza struktury czynnościowe pewne, o wysokim współczynniku prawdopodobieństwa realizacji. Natomiast to, co jest nowe, stadium tworzenia się, należy do struktur czynnościowych wątpliwych, o stosunkowo niskim współczynniku prawdopodobieństwa realizacji. W ten sposób nie tylko człowiek, ale też niższe istoty żywe nigdy nie żyją całkiem pewnie. Zawsze istnieje margines niepewności i wahania. Kartezjańskie kogito ergo sum. W tej bowiem sferze niepewności i wahania koncentruje się wszystko to, co nowe, tam mieści się główny nurt ewolucji. Właśnie w tej sferze symbol nabiera specjalnego znaczenia i musi być właściwie odczytany, gdyż inaczej reakcja ustroju będzie fałszywa, co może grozić jego zagładą. W tej sferze niepewności dokonuje się selekcja. To. Co mniej rozgarnięte, sztywniejsze, niezdolne do wyjścia ze stereotypowych postaw, ginie, a utrzymują się przy życiu i rozmnażają jednostki elastyczniejsze, łatwiej zmieniające swe struktury czynnościowe, na niższych szczeblach filogenezy, także struktury morfologiczne, mniej pewnie tkwiące w życiu. Świat symboli, świat ducha. Wchodzi zatem w głąb świata cielesnego i całkowicie go przenika. Symbole pewne, działające na zasadzie mechanizmu spustowego, znajdują się bliżej świata cielesnego, a symbole niepewne – bliżej otaczającego świata. Wysiłek ewolucji koncentruje się jednak na tym, co niepewne, a więc bliżej świata zewnętrznego. By żyć, żywa istota musi coraz dalej sięgać w otaczający świat. Im dalej sięga – tym wyższy jej stopień ewolucji. Istnieje odwrotna proporcjonalność między przyswajalnością danego symbolu przez nasze ciało i naszą świadomość. Te sygnały, symbole, które są ciału dobrze znane i na które reaguje ono automatycznie, są dla naszej świadomości tajemnicze. Przeważnie do tej świadomości nie docierają lub docierają w formie śladowej. Natomiast symbole otaczającego świata Jasne i zrozumiałe dla naszej świadomości, są nieraz obojętne, a więc nie są wcale sygnałami dla naszego ciała, a jeśli są, to na zasadzie innych powiązań warunkowych niż na poziomie świadomym. Na przykład, jakiś znak matematyczny ma określone znaczenie na poziomie świadomym i wywołuje określoną reakcję myślową. Natomiast na poziomie cielesnym jest bez żadnego znaczenia, nie wywołuje żadnej reakcji. Albo, jeśli ma znaczenie, to na innej zasadzie niż na poziomie świadomym, na przykład kojarzy się z jakimś emocjonalnym przeżyciem i wywołuje reakcję wegetatywną. Można by więc symbole podzielić na cielesne i bezcielesne, to znaczy bliżej i dalej operujące w stosunku do zasadniczych procesów życiowych. Podział taki byłby jednak bardzo sztuczny, gdyż nigdy nie wiadomo. W którym miejscu najbardziej bezcielesny symbol dotyka cielesności? Niepokój naszego ciała jest w znacznej mierze niepokojem nieznanego. Nasza świadomość nie przenika naszej cielesności. Koncentruje się na warstwie symboli niepewnych, to znaczy bliższych otaczającego świata niż własnego ciała. To, co pewne dla ciała, jest niepewne dla świadomości i nasza świadomość nie ma na to wpływu lub jej wpływ jest nieznaczny. Cielesność bowiem w ciągu milionów lat ewolucji utrwaliła się, ma swoje doświadczenie sięgające daleko wstecz poza ludzką świadomość, mieszczą się w niej doświadczenia tysięcy pokoleń żywych istot stojących niżej od człowieka na drabinie filogenetycznej. To, co w człowieku jest naprawdę ludzkie, jest w historii milionów lat ewolucji bardzo świeżego pochodzenia. To cienka i delikatna warstwa pokrywająca jądro życia. A jednak ta warstwa dzięki temu, że w niej właśnie skupia się aktualny wysiłek ewolucji, stanowi istotę ludzkiego życia i przenika jego cielesność. Ta mieszanina cielesności i duchowości, jaką człowiek stanowi, burzy harmonię ludzkiego życia. Wprawdzie w człowieku rodzą się szlachetne myśli i piękne uczucia ale też potworne zbrodnie, okrucieństwo, nienasycona rządza władzy. Człowiek rozdarty jest między dobrem i złem. Nie może być aniołem ani szatanem. Znacznie harmonijniej przedstawia się świat zwierząt. Ich kodeks moralny jest uczciwszy. Lęk przed śmiercią Z ciałem wiąże się świadomość śmierci. Ciało jest śmiertelne, duch nieśmiertelny. Im dalej świat symboli odbiega od cielesności, tym bardziej uwalnia się on od cech związanych z ciałem, a więc przede wszystkim od śmierci. Nasze słowa i uczucia są nieśmiertelne, nawet w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdyż ludzie zamienili się dawno w proch, a ich idee wciąż trwają i zapładniają innych. Lęk przed śmiercią, typowy dla różnego typu stanów nerwicowych, Wiąże się ściśle z naszą cielesnością. Jest to zwykle sygnał zwodniczy. Gdy człowiek jest w obliczu prawdziwego niebezpieczeństwa śmierci, wówczas często, ale nie zawsze, perspektywa śmierci zostaje oddalona. Człowiek zachowuje się tak, jakby śmierć była bardzo daleko. Zjawisko to jest dość typowe u ludzi starych, którym już niewiele z życia pozostało a którzy jednak zamartwiają się o swoją przyszłość, jakby jeszcze mieli żyć nie wiadomo jak długo. Niektórzy chorzy ze śmiertelną chorobą nowotworową nie przyjmują do świadomości faktu jej istnienia, łudzą się, że jest to inna choroba. Na froncie żołnierz zazwyczaj nie myśli o swojej śmierci, tego rodzaju myśli porażałyby jego zdolność bojową. Więźniowie obozów zagłady, tych potwornych kombinatów śmierci, nie myśleli o śmierci, ale o tym, jak przetrwać. Sprzężenie zwrotne dodatnie ujemne Logicznie sprawę traktując, lęk przed śmiercią powinien występować w każdej sytuacji zagrożenia życia. Jeśli zagrożenie życia pochodzi ze zewnątrz, sytuacja zwykle jest jasna. Widzimy niebezpieczeństwo przed sobą, Zmieniać się mogą najwyżej jego proporcje, zwiększać lub zmniejszać, zależnie od nasilenia lęku. Strach ma wielkie oczy. Istnieje więc ścisła zależność w formie sprzężenia zwrotnego między podmiotem odczuwającym lęk a przedmiotem wywołującym lęk. Sprzężenie to może mieć znak dodatni lub ujemny. W pierwszym wypadku lęk wzrasta, a w miarę jego wzrastania niebezpieczeństwo wydaje się coraz większe co z kolei prowadzi do wzrostu uczucia lęku. Jak zawsze w dodatnim sprzężeniu zwrotnym układ traci swoją stabilność i dąży do wybuchu, np. paroksyzmu lęku, który może się nawet skończyć śmiercią. Nie trzeba uzasadniać, że w takich sytuacjach nasilenie lęku zupełnie nie jest proporcjonalne do obiektywnej miary niebezpieczeństwa. W sprzężeniu ujemnym lęk stopniowo maleje Dzięki czemu zmniejszają się także proporcje niebezpieczeństwa, przez co reakcja lełkowa staje się coraz słabsza i w końcu może w ogóle zniknąć. Człowiek, podobnie jak zwierzęta, przyzwyczaja się do niebezpieczeństwa. W końcu przechodzi obojętnie obok, jakby nie zdając sobie z niego sprawy. Jazda samochodem, przejście przez jezdnię, jest w obecnych warunkach komunikacyjnych połączone ze znacznym zagrożeniem dla życia. O czym świadczy wysoka liczba śmiertelnych wypadków na drogach, a jednak większość ludzi lekceważy sobie to niebezpieczeństwo i wsiadając do samochodu lub wchodząc na jezdnię, na ogół w ogóle o nim nie myśli. A gdy ktoś o tym myśli, kieruje się go do psychiatry, uważając taki lęk za nerwicową fobię. Analogicznie przyzwyczaja się człowiek do niebezpieczeństwa w niektórych zawodach. Na przykład lotnika, kierowcy, górnika, w niektórych sportach, na przykład w alpinizmie, w czasie wojny i temu podobne. Powiązanie lękowe z otoczeniem może służyć za przykład, jakim zmianom ulega w subiektywnym odbiorze obiektywna sytuacja. Zależnie od znaku sprzężenia zwrotnego, zostaje ona wyolbrzymiona lub pomniejszona, to też w końcu trudno jest określić jej obiektywne wymiary. Biologiczne znaczenie sygnału lękowego. Można przypuszczać, że lęk przed śmiercią jest jednym z najbardziej pierwotnych przeżyć w świecie ożywionym. Na podstawie zachowania zwierząt stojących nawet na bardzo niskich szczeblach rozwoju można przyjąć, że owo uczucie nie jest im obce. Jest to zasadniczy sygnał dla zachowania własnego życia. Świat ożywiony wyginąłby rychło, bez Niego. Sygnał ten mobilizuje do ucieczki lub ataku. Pod jego wpływem ustrój przyjmuje postawę od otoczenia. Otoczenie nie jest przychylne, trzeba je zniszczyć lub przed nim uciec. Otaczający świat pokazuje swe groźne oblicze. Sygnał niebezpieczeństwa dla życia nie mobilizuje jednak tylko do ucieczki lub agresji, lecz też do zmiany dotychczasowych struktur czynnościowych. A także morfologicznych. Te ostatnie bowiem na niższych szczeblach rozwoju, jak się zdaje, łatwiej ulegają zmianom. Tak, by w nowej formie być lepiej przystosowanym do niebezpiecznych warunków życia. W ten sposób sygnał lękowy odgrywa niewątpliwie ważną rolę w procesie ewolucji. Dzięki niemu żywe ustroje przystosowują się coraz lepiej do trudnych warunków życia. Zatem, że sygnał niebezpieczeństwa dla życia działa pobudzająco na naszą aktywność, świadczy i to, że wszelka aktywność zmniejsza nasilenie lęku, a brak aktywności je powiększa. Na przykład w czasie spania, gdy możność działania spada właściwie do zera, różnego rodzaju zagrożenia występujące w treści snu przeżywa się znacznie silniej niż na jawie. Nie możemy bowiem przeciwstawić się niebezpieczeństwu. Człowiek skrępowany, pozbawiony możliwości swobodnego ruchu, odczuwa lęk znacznie silniej niż ten, kto może się bronić. Sama świadomość posiadania broni, a nawet możliwości pozbawienia siebie życia, dodaje człowiekowi odwagi. W czasie okupacji posiadanie trucizny dawało ludziom poczucie pewnego bezpieczeństwa. W sytuacjach skrajnego zagrożenia nie czuli się już całkowicie bezbronni, mogli w ostateczności popełnić samobójstwo. Nawet ta skrajna forma aktywności, której rezultat jest identyczny z niebezpieczeństwem grożącym ze strony otoczenia, jest lepsza niż całkowita bezsilność. Wspomniane sprzężenie zwrotne zmienia swój znak z dodatniego na ujemne, gdy istnieje tylko możność aktywności. W ten sposób aktywność przyczynia się do stabilizacji układu, a przeciwnie, niemożność działania doprowadza układ do katastrofy. Działa wówczas sprzężenie dodatnie, którego efektem końcowym może być rozbicie całego układu. Istnieją więc dwa zasadnicze sposoby zachowania się w obliczu niebezpieczeństwa życia. Wzrost aktywności, co stwarza powiązanie z otoczeniem typu sprzężenia zwrotnego ujemnego, i tym samym zmniejsza napięcie lękowe, i zwiększa stabilizację układu oraz porażenie aktywności. Przy czym powiązanie z otoczeniem jest typu dodatniego sprzężenia zwrotnego, lęk narasta do granic paroksyzmu, co może się skończyć całkowitym rozstrojem, a nawet śmiercią. Sygnał niebezpieczeństwa dla życia jest bronią obosieczną może pobudzić do tworzenia nowych struktur czynnościowych. Spełnia wówczas dodatnią rolę w procesie ewolucji, ale może też porazić dotychczasowe struktury czynnościowe, doprowadzić do zahamowania i rozbicia naturalnego porządku ustroju. W pierwszym wypadku negatywna entropia ustroju wzrasta, a w drugim maleje. Ten sposób niebezpieczeństwo dla życia może stymulować proces ewolucji lub go zahamować. Zgoła inaczej przedstawia się sytuacja w wypadku niebezpieczeństwa zagrażającego z wnętrza ciała. Tutaj rodzaj zagrożenia jest zazwyczaj nieznany. Nie wiemy, czy niebezpieczeństwo polega na wewnętrznym krwotoku, zawale serca, zahamowaniu dopływu tlenu, braku wody i koniecznych do życia substancji. Wiedza lekarska pozwala nam uchwycić te wewnętrzne zagrożenia i w pewnej mierze im przeciwdziałać. Ale w stosunku do samego siebie, na ogół, trudno być lekarzem. Niektóre zagrożenia pobudzają automatycznie do pewnych typów aktywności, np. szukania dopływu powietrza, szukania wody lub pożywienia, przyjmowania bezpiecznej i osłaniającej zagrożone miejsce ustroju pozycji, i temu podobne. Na ogół, jednak, człowiek stoi wobec tajemnicy własnego ciała. Może w lepszej sytuacji są zwierzęta. U nich potrzeby cielesne łatwiej niż u człowieka determinują odpowiednie formy zachowania. Zagrożenie życia pochodzące z wnętrza ciała działa dwuetapowo. W pierwszym etapie ustrój stara się sam sobie z nim poradzić. Włączone zostają pod wpływem sygnału zagrożenia odpowiednie mechanizmy samoregulacyjne, które mają zadanie doprowadzić ustrój do stanu równowagi. Istnieje więc sytuacja analogiczna jak w wypadku niebezpieczeństwa pochodzącego z zewnątrz, gdy można być wobec niego aktywnym. Wszystko jednak dzieje się poniżej progu świadomości na zasadzie automatyzmów fizjologicznych. Do świadomości dociera tylko niejasne uczucie niepokoju lub lęku skoncentrowanego w formie ataków, złe samopoczucie, ewentualnie ból który może służyć jako niezbyt precyzyjny wskaźnik lokalizacji zagrożenia. Jeśli ustrój poradzi sobie z zagrożeniem, wszystko wraca do dawnego porządku. Jeśli nie może sam sobie poradzić, sygnał alarmowy lęk jest coraz silniejszy. Wzrasta też złe samopoczucie i różnego typu dolegliwości wywołane wewnętrznym zagrożeniem ustroju. Zwykle dopiero w tym drugim etapie szuka się pomocy fachowej, a więc człowieka, który zna się na wewnętrznych czynnościach ustroju i może je w jakiś sposób z powrotem uregulować. W tym drugim etapie ustrój może dojść do pewnego stanu równowagi, ale już nie do takiego jak z okresu zdrowia. Jest to jedynie stan ograniczonej adaptacji do życia. Może jednak zdarzyć się, że Tendencje entropiczne wezmą górę, porządek ustroju ulegnie rozpadowi i wówczas przychodzi śmierć. Widzimy więc, że świadoma aktywność w wypadku zagrożenia z wnętrza ciała jest raczej znikoma. W pierwszym etapie ustrój radzi sobie sam dzięki fizjologicznym mechanizmom samoregulacyjnym. W drugim etapie szuka się pomocy fachowej, wytwarza się nowy, Znacznie uboższy stan równowagi, lub gdy ten zawiedzie, zwycięża nad porządkiem ustroju entropia. Zagrożenie drugiego prawa biologicznego. Sygnał niebezpieczeństwa z wnętrza ciała może być wywołany naruszeniem pierwszego lub drugiego prawa biologicznego. W wypadku zagrożenia własnego życia lęk jest uczuciem zrozumiałym. Natomiast, gdy chodzi o prawo zachowania życia gatunku, Znaczenie sygnału jest mniej jasne. Niebezpieczeństwo dla życia nie zagraża już jednostce, ale całemu gatunkowi. Jednostka występuje wówczas jako przedstawiciel całego gatunku. Mimo, że niebezpieczeństwo nie dotyczy bezpośrednio jednostki, reaguje ona analogicznie jak w wypadku zagrożenia własnego życia. Przynajmniej u człowieka nie da się odróżnić lęku wywołanego zagrożeniem prawa zachowania własnego życia od lęku wywołanego zagrożeniem życia gatunku. U człowieka nieokreślone uczucie niepokoju, a zwłaszcza ataki gwałtownego lęku nierzadko mają podłoże seksualne. Nie zawsze lęki tego typu są wyzwolone brakiem współżycia seksualnego. Raczej częściej ich przyczyną jest brak orgazmu przy pozornie prawidłowym współżyciu seksualnym. Nie wpływa też na nie fakt, czy wynikiem stosunku seksualnego będzie potomstwo, to jest, czy zostanie zachowane drugie prawo biologiczne, czy też stosunek nie będzie uwieńczony tym biologicznym efektem. Nierzadko zdarza się, na przykład, że kobieta ma już wiele dzieci, a więc złożyła swą daninę prawu zachowania gatunku, a mimo to cierpi na ataki lęku o podłożu seksualnym. Trudno więc sądzić, by geneza ich tkwiła bezpośrednio w naruszeniu drugiego prawa biologicznego. Działają tu inne czynniki, nie tylko potrzeba prokracji. Należałoby raczej przyjąć, że prawo zachowania gatunku obok zasadniczego czynnika tworzenia potomstwa obejmuje cały zespół przeżyć i zachowań związanych z prokracją. Może się zdarzyć, że sam akt prokracji jest spełniony, a tym samym cel prawa zachowania gatunku osiągnięty. A jednak, przez niewypełnienie różnego rodzaju warunków towarzyszących temu prawu, sytuacja przedstawia się tak, jakby prawo to zostało naruszone. Samo osiągnięcie celu nie wystarcza. Razem z nim musi być osiągnięte wszystko to, co celowi temu towarzyszy, a więc cały zespół zachowań i przeżyć związany z prawem zachowania gatunku. Zdarza się więc często, że ktoś prowadzi na pozór normalne życie erotyczne. A mimo to ma lęki o wyraźnym podłożu seksualnym. W trakcie rozmów okazuje się, że życie seksualne nie przynosi mu zadowolenia, że jest nieraz źródłem konfliktów, że nie może wyzbyć się negatywnych postaw uczuciowych w stosunku do partnera, że traktuje go jako przedmiot, że marzy o pełniejszym wyżyciu się erotycznym i temu Prawo zachowania gatunku nie ogranicza się, jak się wydaje. Do samego aktu zapłodnienia, ale obejmuje bogaty i skomplikowany wachlarz przeżyć, związanych zarówno z aktem seksualnym, męską i kobiecą w nim rolą, jak i z macierzyństwem. Wydaje się też, że wachlarz przeżyć jest bogatszy u kobiety niż u mężczyzn, choćby z tego względu, że macierzyństwo jest źródłem uczuć, które z natury rzeczy są mężczyźnie obce. Dlatego na ogół trudniej kobiecie niż mężczyźnie. Objąć całość przeżyć związanych z własną płcią, i dlatego lęki o podłożu seksualnym są częstsze u kobiet. Trudniej być kobiecie kobietą niż mężczyźni mężczyzną. Prawdziwa kobiecość, którą tak często obserwujemy wśród zwierząt, czy w trakcie ich seksualnych zachowań, czy w ich macierzyństwie, u człowieka jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim. Czasem wyzwala się ona dopiero w macierzyństwie. Często jednak i ono nie pomaga. Przeżycia z nim związane są skarlałe i wykrzywione, co na pewno rzutuje ujemnie na formowanie się zasadniczej struktury emocjonalnej dziecka. Nieraz jesteśmy świadkami, jak niekobiecość matki przenosi się na jej córkę na zasadzie nie tyle dziedziczenia biologicznego, co społecznego. Z kolei u syna niedostatek środowiska macierzyńskiego. Wywołuje nieraz bardzo poważne zaburzenia życia uczuciowego. Sfera duchowa dwóch praw biologicznych. I znów wracamy do zagadnienia duchowości i cielesności. Prawa zachowania własnego życia i życia gatunku są de facto prawami cielesnymi. Dotyczą bowiem zachowania cielesności własnej gatunku, a jednak nie da się ich oddzielić od sfery duchowej. Od tego wszystkiego, co człowiek w swym symbolicznym świecie stwarza, i przez to są one tak trudne u człowieka do zachowania. Patrząc, ile cierpień, zmartwień, okrucieństw i temu podobne, te zasadnicze prawa życia wywołują u człowieka, i porównując życie człowieka ze stosunkowo harmonijnym życiem zwierząt, często trudno powstrzymać się od uczucia zazdrości. Również prawo zachowania własnego życia jest przesiąknięte sferą symboliki, to jest duchowości. Człowiekowi nie wystarcza zaspokojenie podstawowych potrzeb. Dąży do władzy, znaczenia, rozszerzania swej przestrzeni życiowej i temu podobne, a więc do celów, które tylko pośrednio wiążą się z prawem zachowania własnego życia. I te cele pośrednie stają się nieraz ważniejsze od celów bezpośrednich. Dla ich spełnienia człowiek jest gotów poświęcić życie. Dochodzi się w ten sposób do sytuacji paradoksalnej, w której dla zachowania własnego życia, w tym szerszym ludzkim ujęciu, poświęca się je, a więc celowi temu się sprzeniewierza. Prawa zachowania własnego życia i zachowania życia gatunku obowiązują w całym ożywionym świecie, ale na każdym szczeblu rozwoju są realizowane inaczej. Zwierzę nie może realizować ich tak, jak czynią to rośliny, zwierzęta niższe, tak jak wyższe, roślinożerne jak mięsożerne i temu podobne. Każdy gatunek ma swój sposób ich realizacji, a nawet w obrębie jednego gatunku występują różnice w zależności od warunków, otoczenia, sposobów wychowania, na przykład zwierzęta domowe i zwierzęta żyjące na wolności. Ta różnorodność jeszcze wyraźniej ujawnia się u człowieka który dysponuje prawie nieograniczonymi możliwościami w tworzeniu potencjalnych struktur czynnościowych. Zależnie od wpływów kulturowych, wychowania, wpływów otoczenia i temu podobne, inaczej kształtują się sposoby wypełnienia dwóch podstawowych praw biologicznych. Dlatego człowiek, choćby tego bardzo pragnął, nie potrafi żyć tak, jak jego zwierzęcy przodkowie, może najwyżej marzyć o powrocie do natury. Sam na skutek skomplikowanego i rozbudowanego systemu symboli to jest świata duchowego jest nieraz tej natury zaprzeczeniem. Zwodniczość sygnałów zagrożenia. Znaczenie sygnału nie zawsze odpowiada realnemu niebezpieczeństwu. Co się tyczy otaczającego świata nie zawsze istniejące w nim zagrożenia są komunikowane w postaci określonego sygnału. A z drugiej strony, sygnały odbierane jako zwiastuny zagrożenia nie zawsze są z jakimkolwiek zagrożeniem powiązane. Na przykład, różnego rodzaju tabu. W ten sposób symbole grożącego niebezpieczeństwa są w pewnej mierze zwodnicze. Ta zwodniczość szczególnie wyraźnie występuje u człowieka dzięki bogactwu jego świata symbolicznego. W zakresie sygnałów ze świata wewnętrznego również można obserwować brak właściwej proporcji między realnym niebezpieczeństwem a zwiastującymi je sygnałami. Zdarza się, że drobna niedyspozycja fizyczna wywołuje gwałtowny alarm lękowy, a poważna choroba, zwłaszcza w początkowych fazach, nie wyzwala żadnego sygnału docierającego do świadomości. Człowiek poważnie chory, przynajmniej w pierwszych stadiach choroby, może czuć się zupełnie zdrowy, a człowiek z błahą niedyspozycją lub nerwicowym rozchwianiem wegetatywnym może czuć się zagrożony i mieć silne lęki przed śmiercią, nie będące w żadnej proporcji z realną sytuacją jego ustroju. Lęki na podłożu seksualnym można też traktować jako reakcje niewspółmierne do istniejącego zagrożenia. Rozpatrując związki między realnym niebezpieczeństwem a jego sygnałem lękiem, nie można się oprzeć wrażeniu, że są one wyjątkowo niepewne i pokrętne. Nigdy nie wiadomo, jaka realna sytuacja w otaczającym świecie lub we wnętrzu ciała wyzwoli sygnał alarmowy, a jego brak nie zawsze oznacza, że wszystko jest w porządku. Czyżby więc lęk, będąc tak zwodniczy, okazał się sygnałem zgoła zbytecznym? Na pewno tak nie jest. Człowiek pozbawiony lęku byłby niezdolny do unikania sytuacji niebezpiecznych. Analogicznie jak człowiek pozbawiony uczucia bólu, jest niezdolny do unikania ciągłych uszkodzeń powierzchni swego ciała. Ból też jest sygnałem zwodniczym, to jest nieproporcjonalnym do realnego uszkodzenia ustroju, a jednak spełnia swą rolę. Interesującym zjawiskiem. Występującym na skalę ogólną w przyrodzie ożywionej jest to, że przyroda właściwie nigdy nie posługuje się urządzeniami w stu pewnymi. We wszystkich jej urządzeniach dopuszczalny jest duży margines błędu. Gdyby tego typu urządzenia były stosowane w technice, ludzie na pewno mieliby powód do narzekań. Naczynia krwionośne przepuszczają. Kable mielinowe, izolujące włókna nerwowe, silnie przebijają. Plemniki tylko w jednej milionowej mają szansę spełnienia swej biologicznej roli to jest zapłodnienia komórki jajowej. Receptory reagują tylko na niektóre sygnały i to nie we wszystkich warunkach i temu podobne. Przykładów takich można by znaleźć znacznie więcej. Wszystkie nieraz bardzo skomplikowane urządzenia przyrody ożywionej są zwodnicze. Ich zwodniczość rekompensowana jest ich dużą liczbą. W naszym ludzkim pojęciu rozrzutnością, brakiem ekonomii. Gdy jeden mechanizm zawiedzie, zastępuje go drugi lub trzeci. Prawie zawsze istnieją, zdawałoby się, niewyczerpane rezerwy. Ta zawodność urządzeń przyrody ożywionej może ma takie znaczenie, że ułatwia dostosowanie do zmiennych warunków życia. Gdyby jej urządzenia były całkowicie pewne i niezawodne, Stosunek do istniejącej rzeczywistości byłby bardziej sztywny, zmiana byłaby trudniejsza. To, co pewne, jest mniej labilne niż to, co zawodne. Patrząc historycznie na rozwój różnych form życia, widzimy, jak formy, które stały się zbyt pewne, stabilne, co często wiązało się z ich niezwykłym rozrostem, gigantyczne wprost rozmiary, były skazane na zagładę. Nie wytrzymywały zmian środowiska. Utrzymywały się zaś formy słabe, zawodne, niepewne. Przykładem może być zwycięstwo słabych i drobnych ssaków nad gigantycznymi gadami. Smok jest symbolem siły, pewności siebie, niezawodności. A ssak słabości, lęku niepewności. Niepewność własnego istnienia, poczucie własnej obelności, wahanie. Poczucie błędów własnej natury i temu podobne są typowymi cechami ludzkimi. Człowiek jest prawdziwie paskalowską trzciną chwiejącą się na wietrze. Ale właśnie może dzięki tej chwiejności jest tak niezłomny w swym rozwoju, dostosowuje się wciąż do nowych sytuacji, wciąż się zmienia, a jednak zostaje takim samym. Wymyśla wciąż nowe struktury interakcji ze swoim otoczeniem. A nie może się oderwać od struktur filogenetycznie i ontogenetycznie najstarszych. Walczy z otaczającym światem i z samym sobą wiecznie niezadowolony, wiecznie szukający nowego. Pascalowski zbieg sprzeczności, w którym skoncentrował się cały wysiłek ewolucji. Zwodniczość sygnałów niebezpieczeństwa dla życia mieści się zatem w ogólnej niepewności urządzeń przyrody ożywionej. Istnieją jednak też inne czynniki, które niepewność tę tłumaczą bezpośrednie zetknięcie się z niebezpieczeństwem. Dla życia właściwie oznacza śmierć, bo takie jest jego znaczenie. Sygnał zagrożenia życia jest właściwie sygnałem śmierci, która czycha w pewnej oddali, zarówno przestrzennej, jak i czasowej, i przed którą należy uciec. Dlatego sygnał ten gwałtownie mobilizuje postawę od otoczenia, ucieczki lub agresji. Sygnału tego, który jest w pewnym znaczeniu symbolem śmierci, nie można jednak sprawdzić. Sprawdzenie oznaczałoby śmierć. Już więcej sygnały byłyby niepotrzebne. Lęk jest więc sygnałem niesprawdzalnym. Nie opiera się on na sytuacji rzeczywistej. Ale na swoistym dla każdej jednostki rachunku prawdopodobieństwa. Jest prawdopodobne, że jeśli się nie cofnę, lub jeśli niebezpieczeństwa nie zniszczę, wówczas sam zginę. Ale sprawdzić tego nie mogę, gdyż zginąć nie chcę. Jest to rachunek bez dowodu, zawsze tylko probabilistyczny. Do pewnego stopnia analogiczna sytuacja istnieje w wypadku sygnałów bólowych. Tutaj ustrój styka się wprawdzie bezpośrednio z niebezpieczeństwem, to jest czynnikiem uszkadzającym, ale zetknięcie to jest powierzchowne, w rodzaju ostrzeżenia. Uwaga, zły pies gryzie! Lub uwaga, coś w środku się popsuło. Ale pies jeszcze nas nie pożarł, ani zepsucie nie ogarnęło nas w całości. Gdy sygnał niebezpieczeństwa nie wywoła odpowiedniej reakcji której następstwem powinno być usunięcie źródła zła, gdy sygnał staje się coraz bardziej alarmujący, dochodzi się w końcu do pewnej granicy, poza którą sygnał bólowy traci swój sens. Człowiek traci zwykle przytomność, rezygnuje z walki. Walka ustroju o życie rozgrywa się już poniżej progu świadomości, prawdopodobnie w tej agonii. Agonia walka nie odczuwa się już bólu. Sygnał ten staje się zbyteczny. Podobnie jak sygnał lękowy, sygnał bólowy nie jest proporcjonalny do stopnia zagrożenia. Ból zęba może być dotkliwszy niż ból występujący przy uszkodzeniu nieodzownych do życia narządów. Jak wspomniano, zarówno ból, jak lęk są sygnałami zagrożenia. Różnica sprowadza się do odległości zagrożenia na współrzędnych czasoprzestrzennych. W wypadku sygnału bólowego, zagrożenie jest bardzo blisko, już zetknęło się z ustrojem. W wypadku lęku jest dalej. Sygnał lękowy rzutuje więc znacznie dalej w przyszłość niż sygnał bólowy. Jeśli zdolność rzutowania w przyszłość uznać za jedną z zasadniczych cech ewolucji, należałoby przyjąć, że siła i znaczenie sygnału lękowego wzrasta w miarę rozwoju filogenetycznego. W najprostszych formach życia mielibyśmy przede wszystkim do czynienia z sygnałami bulowymi a dopiero na ich tle, w miarę postępu ewolucyjnego, rozwijałyby się sygnały lękowe. Są to oczywiście wydedukowane hipotezy, wymagające empirycznego potwierdzenia. Fakt, że tak zasadnicza dla życia informacja, jak sygnał zagrożenia życia bólowy czy lękowy, jest zwodnicza, zmusza nas do zastanowienia się nad sensem rzeczywistości, w jakiej mierze nasz świat a podobnie też światy innych istot żywych, jest rzeczywisty? To znaczy, w jakiej mierze to, co przeżywamy, jest wiernym odbiciem sytuacji rzeczywistej? Jeśli odbiór niebezpieczeństwa dla życia jest tak zwodniczył różnych jednostek, a nawet u tej samej może się rozmaicie przedstawiać zależnie od sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej ustroju, to jak przedstawia się realność, sprawdzalność innych sygnałów? Mniej dla życia istotnych. A może zwodniczość właśnie jest największą w wypadku informacji o zasadniczym dla życia znaczeniu? Gdyby informacje te były pewne i zawsze prawdziwe, może żywe istoty nie miałyby odwagi żyć. Gdy zbliżamy się do jądra życia, to znaczy do zagadnienia śmierci, prawo zachowania własnego życia i nieśmiertelności, prawo zachowania życia gatunku. Coraz więcej otacza nas tajemnic i pytań bez odpowiedzi. Byłoby interesujące poznać wszystkie sygnały zagrożenia życia występujące w świecie zwierzęcym. Prawdopodobnie okazałoby się wówczas, że zestaw tych sygnałów jest znacznie uboższy od zestawu sygnałów związanych z drugim prawem biologicznym. Sygnały te byłyby mniej urozmaicone i różnorodne niż sygnały otaczające prawo zachowania gatunku. Lęki ból właściwie u wszystkich zwierząt. Mają zasadniczo formę pokrewną, także obserwatorowi łatwiej zorientować się w treści ich przeżycia. Zachowanie seksualne i macierzyńskie wykazuje znacznie większą rozmaitość w zależności od gatunku. Czego jednak zwierzęta się boją i na co reagują bólem? Odpowiedź jest tu znacznie trudniejsza. Sygnał bólowy jest na ogół bardziej jednoznaczny niż sygnał lękowy. Ból jest zawsze sygnałem naruszenia integralności ustroju. Nasilenie bólu może być różne, ale jakość, a szczególnie jego powiązanie z uszkodzeniem, są przypuszczalnie podobne w całym świecie zwierzęcym. Lęk, jak się zdaje, jest sygnałem bardziej zróżnicowanym mogą go wywołać różnorodne sytuacje zależy to zarówno od predyspozycji gatunkowej, jak i osobniczej. Poza tym zestaw sytuacji wyzwalających u danej jednostki sygnał lękowy nie zawsze, jak już wspomniano, odpowiada realnemu zagrożeniu. Sytuacje zupełnie nieszkodliwe mogą wywoływać silną reakcję lękową, a szkodliwe mogą jej nie wywoływać. Ta zwodniczość jest większa w wypadku lęku niż bólu. Może dlatego, że w wypadku bólu musi dojść do bezpośredniego zetknięcia się z czynnikiem szkodliwym, a więc sytuacja jest zawsze bardziej konkretna niż wówczas, gdy niebezpieczeństwo znajduje się w pewnej odległości czasowej i przestrzennej od ustroju. Choć w wypadku sygnału bólowego istnieje pewna zwodniczość, poważne uszkodzenie może nie wywołać tego sygnału, a błahe może wyzwolić nieproporcjonalnie silny sygnał. Łatwiej opisaną zwodniczość wytłumaczyć w kategoriach odruchowości warunkowej. Powiązania czasowe warunkowe powodują, że te, a nie inne konstelacje bodźców wyzwalają sygnał bulowy czy lękowy. Sygnał lękowy w procesie ewolucji pojawił się prawdopodobnie później niż sygnał bulowy. W wypadku sygnału lękowego czasoprzestrzeń żywego ustroju sięga daleko poza granicę ciała, a w wypadku sygnału bólowego poza nie nie wychodzi. A miarą ewolucji jest ekspansja czasoprzestrzeni. Należy więc przypuszczać, że na niskich szczeblach ewolucji, na których ekspansja czasoprzestrzenna jest minimalna, sygnałem zasadniczym jest ból, który ostrzega o niebezpieczeństwie. Natomiast dopiero w miarę rozszerzania się własnej czasoprzestrzeni, sygnały niebezpieczeństwa rozdzielają się na dwie kategorie: bólu i lełku. Za wspólnym pochodzeniem obu sygnałów przemawia też to, iż mają one dużo cech wspólnych i niejednokrotnie łączą się ze sobą. Oba sygnały stanowią przeżycia najprzykrzejsze, z których każdy chce się jak najrychlej wyzwolić. Zmienić istniejącą sytuację na inną, mniej przykrą, stąd może ich biologiczne znaczenie jako silnego bodźca do aktywności. Ból zwykle łączy się z lękiem, a lęk Wskutek swego przykrego tonu efektywnego jest nieraz przeżyciem prawie bólowym. Różnica zasadnicza między obu sygnałami polega na tym, że ból jest czymś konkretnym. Do jego powstania konieczne jest uszkodzenie ciała wywołujące zadrażnienie receptorów bólowych, a lęk jest abstrakcyjny powstaje, nim jeszcze nastąpił raz. Granica między obu sygnałami nie jest jednak tak ostra, jakby się zdawało. Istnieją, przynajmniej u człowieka, bóle powstające bez zadrażnienia receptorów bólowych przez jakiś czynnik szkodliwy. Na przykład, bóle histeryczne lub fantomowe i temu podobne. Jest to ból jakby abstrakcyjny, bo nic konkretnego w ustroju się nie dzieje. Tkanka nie jest uszkodzona. Patologicznie zmieniona jest struktura czynnościowa, więc cała dynamika impulsów nerwowych związana z sygnałem bólowym. Sygnał lękowy rozwija się w procesie ewolucji prawdopodobnie równolegle z rozwojem funkcji motorycznych. Dzięki ruchowi bowiem istoty żywe rozszerzają swą czasoprzestrzeń. Sygnał lękowy straciłby swój sens biologiczny, gdyby istoty żywe pozbawione były możliwości ruchu. Wówczas sygnał trafiałby w próżnię, nie mógłby wywołać typowej dla siebie reakcji, to jest ucieczki lub ataku. W wypadku sygnału bólowego, reakcja ruchowa nie odgrywa tak decydującej roli. Reakcja występuje głównie wewnątrz ustroju, polega na różnego rodzaju zmianach fizjologicznych. Ruch jest tu zjawiskiem wtórnym, nie tak istotnym jak w wypadku sygnału lękowego. Mimo wspomnianej zwodniczości, sygnał lękowy na ogół spełnia swoje biologiczne zadanie. Ostrzega ustrój przed grożącym niebezpieczeństwem. Cała sytuacja nie jest tak prosta, jakby się pozornie zdawało. Przede wszystkim niebezpieczeństwo jest oddalone w czasie i przestrzeni, więc jak je właściwie ocenić? Można snuć tylko hipotezy i opierać się na własnym rachunku prawdopodobieństwa. Poza tym trzeba. Wybrać odpowiedni rodzaj reakcji na sygnał lękowy, zadecydować ucieczka czy atak. Trzeba więc porównać własne siły z siłami zagrażającej sytuacji. Dalej trzeba wybrać rodzaj ataku czy ucieczki. Sygnał lękowy pociąga za sobą szereg decyzji, nieraz trudnych i skomplikowanych, a wszystko dzieje się niejednokrotnie w bardzo krótkich odcinkach czasu, nawet w ułamkach sekundy. Nie ma tu mowy o logicznej, świadomej analizie zjawiska. Codziennego zresztą doświadczenia wiadomo, jak mało skuteczne są tego typu analizy w wypadku przeżywania uczucia lęku. Nierozerwalność ustroju i jego czasoprzestrzeni. Sygnał lękowy wychodzi daleko poza aktualne tu i teraz ustroju, sięga w przyszłość i poza granice ciała. Działanie tego sygnału staje się bardziej zrozumiałe, gdy rozpatrujemy żywy ustrój w ścisłym powiązaniu z jego otoczeniem. To jest, gdy nie oddzielamy go od jego czasoprzestrzeni. Sygnały pochodzące ze środowiska i sygnały wychodzące z ustroju do środowiska tworzą jakby integralną całość z ustrojem. Ustrój i jego czasoprzestrzeń stanowią więc pewną całość. Wprawdzie, działając na otoczenie, musimy oddzielić siebie od niego, musimy naszą czasoprzestrzeń rozdzielić na działający podmiot. I odbierający nasze działanie przedmiot, nawet gdy w danej sytuacji czasoprzestrzeń ta zamyka się w granicach naszego ciała, nadal dokonujemy tego podziału. Przedmiotem staje się część naszego ciała lub część naszej świadomości, które chcemy przekształcić, to znaczy, wydajemy im jakiś rozkaz, na przykład naszym rękom, myślom podobne. Bardzo silnie przez człowieka odczuwany przedział między podmiotem a przedmiotem, między ja a światem otaczającym, w rzeczywistości może być sztuczny, konieczny w każdej sytuacji, w której występuje działanie. Działanie bowiem zmusza do podziału rzeczywistości na działający podmiot i odbierający działanie przedmiot. Człowiekowi trudno uwolnić się od widzenia siebie i otaczającego nas świata inaczej niż w kategoriach tego właśnie przedziału gdyż życie ludzkie składa się z różnych form działania. Gdyby udało mu się jednak spojrzeć na rzeczywistość bardziej panteistycznie, to znaczy, tak jakby się roztapiał w otaczającym go świecie i przekroczyć granice oddzielające ja od otoczenia, wówczas łatwiej byłoby mu zrozumieć powiązanie istniejące między istotami żywymi a ich otoczeniem. Wtedy każda żywa istota Tworzyłaby wraz z otoczeniem względnie spoistą całość, którą określono tu jako jej czasoprzestrzeń. Sygnał lękowy, który stanowi jedno z ważnych biologicznych powiązań ustroju z otaczającym go środowiskiem, rozpatrywany w całości czasoprzestrzennej, nie jest czymś tak dziwnym, jak w ten czas, gdy rozpatruje się go w dwóch oddzielnych układach podmiotu i przedmiotu. Nie trzeba wówczas wykrywać znaczenia sygnału przychodzącego z zewnątrz, tkwi on bowiem w tej samej czasoprzestrzeni. Należy w tym samym stopniu do ustroju, co do otaczającego go środowiska. Nie trzeba się zastanawiać, jak zareagować na sygnał, bo reakcja jest ściśle z sygnałem związana. Część tych powiązań tworzy się w ciągu ontogenezy, odruchowość warunkowa, a część w ciągu filogenezy. Niektóre sygnały zagrożenia działają u wszystkich jednostek danego gatunku i w znacznym stopniu są niezależne od historii ich życia. Zwierzęta, w miarę ewolucji, rozszerzają swą czasoprzestrzeń, która wraz z nimi ewoluuje. Ewoluują struktury czynnościowe, które łączą zwierzęta z otaczającym je światem, i one właśnie tworzą to, co określono tu jako własną czasoprzestrzeń. Ewoluuje też odbiór sygnałów zagrożenia życia. Z czasem giną te sygnały, które są niezdatne, zbyt zwodnicze, a utrzymują się te, które rzeczywiście spełniają swe biologiczne zadanie. Na naszej planecie niebezpieczeństwa są jednak różne i wciąż się zmieniają. Dlatego też ewolucja sygnału zagrożenia, czyli lęku, nigdy nie ustaje. Sygnałami lękowymi stają się wciąż nowe konstelacje bodźców. Na przykład co innego zagrażało ssakom w epoce gigantycznych gadów, a co innego obecnie, gdy największe niebezpieczeństwa grożą im ze strony najwyżej stojącego w drabinie ewolucyjnej ssaka: człowieka. Dla człowieka też inaczej przedstawiały się niebezpieczne sytuacje w epoce lodowcowej, a inaczej w dobie atomowej. Ponieważ jednak ewolucja sygnałów niebezpieczeństwa dokonuje się prawdopodobnie wraz z rozwojem pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego. Bo właśnie w tej fazie, która jest podstawą życia uczuciowo-nastrojowego, łączność z otoczeniem jest najściślejsza, przeto pozostaje ona daleko w tyle za ewolucją drugiej fazy metabolizmu informacyjnego, dzięki której przekształca się otaczający świat sfera działania wolicjonalnego. W ten sposób łatwiej utrzymują się w pierwszej fazie stare, już często nieaktualne formy interakcji z otoczeniem. Dlatego też sygnały lękowe nie zawsze są dostosowane do aktualnej sytuacji, a wiele z nich pochodzi z zamierzchłych epok ewolucyjnych i to nie tylko ewolucji człowieka, ale całego świata zwierzęcego. Lęk ludzki mieści w sobie całą historię ewolucji gatunku i odzywają się w nim archaiczne formy, niedostosowane już zupełnie do dzisiejszych warunków życia człowieka. Może dlatego człowiek boi się nieraz pająków, niektórych gadów i płazów które obecnie są dla niego niegroźne, ale w czasach, gdy był tylko małym ssakiem, przedstawiały nieraz śmiertelne zagrożenie życia. W marzeniach sennych przeżywa się niejednokrotnie sytuacje, które nie odpowiadają obecnym zagrożeniom, a są jakby reminiscencją z dawnych epok ewolucyjnych. Śnią się nam różne bajkowe potwory i gady, sceny wzajemnego pożerania i temu podobne. Trudno tłumaczyć tego typu sny wpływem bajek. Raczej trzeba przyjąć jungowską koncepcję archetypów. Oczywiście także teraźniejsze wydarzenia, nasycone grozą, wchodzą w treść wizji sennych, mimo że mogłyby one nie być faktycznie przez daną osobę przeżyte. W ten sposób, dla ludzi naszej epoki i dla następnych pokoleń, oświęci mi Hiroshima stały się symbolem makabrycznej zagłady. I trapią w snach niejednego człowieka. Każda epoka ma takie kataklizmy, które mogą zasilać treść snów w tym i w dalszych pokoleniach. W ten sposób sygnał lękowy, oprócz indywidualnego znaczenia, ma znaczenie kolektywne. Człowiek w swym repertuarze sygnałów lękowych, oprócz własnych, ma te, które należą do historii całej ludzkości, a nawet całego świata zwierzęcego. Stąd częściowo wywodzi się zawodność sygnałów lękowych. Część z nich nie odpowiada już współczesnym zagrożeniom, ale zagrożeniom o znaczeniu obecnie historycznym. Człowiek obciążony jest nie tylko własną historią życia, lecz także historią całej ludzkości i prawdopodobnie też całego świata zwierzęcego. Można by nawet spróbować sklasyfikować sygnały lękowe według ich historycznej hierarchii. Byłyby to sygnały powstałe w trakcie ewolucji świata zwierzęcego, sygnały związane z historią ludzkości i wreszcie sygnały jakby osobiste, związane tylko z własną historią danego człowieka. Sygnał zagrażającego niebezpieczeństwa nie trafia na teren nieprzygotowany. W każdym człowieku, a prawdopodobnie też u zwierząt istnieje pogotowie lękowe, które jest oczekiwaniem złego, jakie może nas ze strony otaczającego świata spotkać. Prawdopodobnie pogotowie to jest mniejsze w latach dziecinnych, gdyż człowiek, a także zwierzęta stojące wyżej w filogenezie są osłonięte od niebezpieczeństw macierzyńskim środowiskiem. Już u niemowląt można jednak zauważyć reakcje lękowe, np. Na przy nagłej zmianie pozycji ciała, tak zwany odruch moro. A w późniejszym nieco okresie, gdy już rozwinie się percepcja wzrokowa, reakcje lękowe na nieoczekiwany widok, na przykład na obcą twarz. Każda zmiana w strukturze metabolizmu informacyjnego wywołuje tak zwany odruch orientacyjny, w którym w mniejszym lub większym stopniu zawsze występuje komponent wegetatywny. Ten rodzaj lęku określano jako dezintegracyjny. Wywołany jest bowiem dezintegracją, to jest zniszczeniem dotychczasowej struktury czynnościowej. Jeśli każde zjawisko niszczenia, dezintegracji, Traktujemy jako cień śmierci w przeplatających się procesach budowy i niszczenia, jakie tworzą życie, wówczas lęk dezintegracyjny można uznać za swoisty lęk przed śmiercią, choćby występował on w tak śladowej postaci, jak w odruchu orientacyjnym. Patrząc na życie jako na proces budowy i niszczenia, lub bardzo wzniośle, jako na proces śmierci i zmartwychwstania możemy łatwiej zrozumieć fakt pogotowia lękowego. Śmierć bowiem czyha na każdym kroku i nigdy nie wiadomo, czy konieczny dla życia proces niszczenia nie zamieni się w zniszczenie całkowite, w pełną dezintegrację, która jest już śmiercią całego ustroju. Pogotowie lękowe Poziom pogotowia lękowego różnie się przedstawia. Zależnie od aktualnej sytuacji, Historii osobniczej, a w szczególności od klimatu wczesnego dzieciństwa, od cech konstytucjonalnych, genetycznych. Różnie też przedstawia się zwierząt. Wiadomo, że są gatunki zwierząt z natury odważne i gatunki tchórzliwe. W obrębie tego samego gatunku poszczególne jednostki wykazują różny poziom pogotowania leukowego. Stąd pochodzi tak duża rozmaitość reakcji na sygnał zagrożenia życia. U jednych wywoła on bardzo silną reakcję, a u drugich tylko jej ślad. Należy też pamiętać o powiązaniach warunkowych, które, jak zawsze w wypadku struktur czynnościowych filogenetycznie i ontogenetycznie starszych, są silne i trwałe. Gdy sytuacja o obiektywnie znacznym stopniu niebezpieczeństwa trafi na duże pogotowie leukowe, stanie się silnym sygnałem zagrożenia życia i na zasadzie utrwalenia będzie już zawsze a w każdym razie przez długi czas wywoływać nieproporcjonalnie silną reakcję lękową plamka życia istniejąca w nieogarniętych rozmiarach kosmosu jest naprawdę czymś niezwykłym i delikatnym to też trudno nawet zrozumieć jak potrafiła się w ciągu milionów wieków nie tylko utrzymać, ale też wspaniale rozwinąć. Może pogotowie lękowe jest ceną, którą żywe istoty płacą za fakt utrzymania się w kosmosie przyrodnie ożywionej, przynajmniej te żywe istoty, które są zdolne do odczuwania, co zakładając, że przeżycie jest subiektywnym aktem życia, należy przypisać im wszystkim, przynajmniej w formie śladowej. W tym sensie lęk byłby jakimś doznaniem najpierwotniejszym, bo wynikającym z samego procesu życia i jego przeciwstawienia się entropii panującej w przyrodzie nieożywionej. A prawdopodobnie dopiero później tworzyłyby się uczucia bardziej pozytywne związane z zaspokojeniem pierwszego i drugiego prawa biologicznego. Nie znamy i nie wiadomo, czy poznamy historię naturalną. To jest ewolucją naszych przeżyć. Możemy się opierać jedynie na bardzo mglistych przypuszczeniach, ale fakt, że uczucia negatywne, lęk, nienawiść u człowieka są zazwyczaj silniejsze i trwalsze niż uczucia pozytywne, przemawia także za ich filogenetycznie starszym pochodzeniem. Stare struktury czynnościowe są zazwyczaj lepiej utrwalone od nowych. Utrzymanie życia na naszej planecie wymagało olbrzymiego wysiłku, odwagi i walki. Z każdej strony zagrażała zagłada. Uczucie lęku byłoby więc momentnie związane z życiem. Oczywiście na każdym stopniu filogenezy lęku jawniał się w innej postaci i trudno nam sobie wyobrazić, jakie formy przybierał na znacznie niższych od naszego stopniach rozwoju. Mimo całej zwodniczości sygnału lękowego musiał on w trakcie ewolucji spełniać swoją obronną rolę, inaczej bowiem istotę żywe nie potrafiłyby uniknąć czyhających na nie niebezpieczeństw. Fałszywe sygnały musiały być z czasem wyeliminowane, ponieważ nasze środowisko wciąż się zmienia i w związku z tym powstają wciąż nowe niebezpieczeństwa, muszą też się tworzyć nowe sygnały. I tu rachunek prawdopodobieństwa niejednokrotnie zawodzi. Dzięki metabolizmowi informacyjnemu żywe ustroje są oddzielone od otaczającej je rzeczywistości warstwą ochronną, warstwą sygnałów czy symboli, tą swoistą sferą duchową, dzięki czemu żyją one w świecie stworzonym przez siebie we własnej czasoprzestrzeni. W tym świecie własnym. Jest już na ogół wiadomo, co bezpieczne, a co niebezpieczne? Wiadomo, jak się w nim poruszać i gdzie dążyć. Ten własny świat tylko w pewnym stopniu odpowiada prawdziwej rzeczywistości, gdyż wytworzony jest wyłącznie ze struktur informacyjnych sygnałów symboli. Do poszczególnych ustrojów docierają różne informacje zależy to od stopnia ewolucji. Ze rzeczywistością otaczającą łączy żywe istoty metabolizm informacyjny, określony tu jako warstwa duchowa życia, a jednocześnie od niej oddziela, bo nie stykają się właściwie z tą rzeczywistością bezpośrednio, ale tylko z jej sygnałami. Dzięki tej warstwie ochronnej żywe istoty czują się tu pewniejsze na swoim gruncie. W bezkresnych obszarach kosmosu. Własny światek jest zawsze przytulniejszy niż prawdziwy wszechświat. Prawa przyrody nieożywionej mają inną jakość niż prawa przyrody ożywionej. Są to prawa fizyki, ścisłe i bezwzględne, prawa, dla których nie liczy się jednostka, ale statystyczne wielkie liczby. Statystyczne prawidłowości stwarzają prawdopodobnie określony porządek w dążeniu materii do bezwładnego ruchu cząstek entropii. Powstanie życia na naszym globie było niezwykłym przeciwstawieniem się materii nieożywionej. Wprawdzie przyrodę ożywioną obowiązują też prawa dotyczące przyrody nieożywionej, bo jest ona jej wykwitem. To jednak wytworzyły się w niej nowe prawa, swoiste dla życia. I niemające odpowiednika w przyrodzie nieożywionej, to jest prawo zachowania życia własnego i życia gatunku. Najważniejszy jest tu porządek indywidualny, a nie statystyczny. Porządek ten, w najprostszej formie zawarty w kodzie genetycznym, przeciwstawia się entropii przyrody nieożywionej. Walka o ten porządek stanowi zasadniczy cel życia. Lęk byłby sygnałem ostrzegającym przed chaosem, entropią panującą w przyrodzie nieożywionej, sygnałem przed utratą własnej indywidualności, własnego porządku, tkwiłby zatem w istocie życia, wynikałby z przeciwstawienia się prawom przyrody nieożywionej, byłby zjawiskiem powszechnym w przyrodzie ożywionej, przybierając różne formy, zależnie od stopnia ewolucji. Lęk przed chorobą psychiczną. Częstym tematem napięcia lękowego w nerwicach oprócz lęku przed śmiercią jest lęk przed chorobą psychiczną. Chory ma uczucie, że lada moment zwariuje. W głowie jego panuje chaos. Nie potrafi uporządkować myśli i uczuć. Rodzą się jakieś potworne przeczucia, a uczucia lęku, nienawiści, pokrzywdzenia, winy i temu podobne przerastają zwykłe wymiary. Nabierają wymiarów przerażających samego chorego. Boi się on sam siebie, tego, co w środku niego się znajduje. Ma wrażenie, że lada moment coś w nim pęknie, że straci resztki panowania nad sobą, że zacznie wyjść jak szaleniec. Podobnie jak w lęku przed śmiercią, chciałby gdzieś uciec, schować się w bezpieczne miejsce, uciec przed samym sobą. Byle nie być w tym samym miejscu. Podobnie też jak w lęku przed śmiercią, obecność drugich osób przynosi zazwyczaj ulgę. Lęk nieco maleje. W poczuciu ludzkiej solidarności chory czuje się silniejszy. W samotności lęk przed śmiercią i lęk przed chorobą psychiczną wzmagają się. Może w ten sposób objawia się fakt, że oba te rodzaje lęku. Należą filogenetycznie do przeżyć bardzo dawnych, i że wiążą się z samym życiem, którego porządek, negatywną entropię, łatwiej jest utrzymać kolektywnym wysiłkiem niż indywidualnie. Lęk przed dezintegracją metabolizmu informacyjnego. Jeżeli życie traktujemy jako tendencję do utrzymania indywidualnego porządku, ustaw, Wbrew panującemu w przyrodzie nieożywionej prawu entropii to lęk przed śmiercią i lęk przed chorobą psychiczną są zjawiskami pokrewnymi. W wypadku lęku przed śmiercią chodzi o zagrożenie rozbicia porządku stroju zarówno energetycznego jak i informacyjnego, a w lęku przed chorobą psychiczną odgrywa rolę porządek informacyjny. Lęk więc przed chorobą psychiczną jest bardziej typowy dla człowieka niż lęk przed śmiercią. Jest on sygnałem zagrożenia metabolizmu informacyjnego, a zatem tej warstwy życia, która osłania je przed bezpośrednim zetknięciem się z otaczającym światem. Metabolizm informacyjny jest tą sferą duchową, która otacza i przenika metabolizm energetyczny. Rozbicie jej pociąga za sobą rozbicie porządku energetycznego. Bez należytego porządku informacyjnego porządek energetyczny ulega stopniowemu rozprzężeniu, prowadzącemu w końcu do śmierci. Istotą życia jest wymiana energetyczno-informacyjna z otoczeniem. Jest to może najbardziej charakterystyczna różnica między przyrodą nieożywioną a ożywioną. W przyrodzie ożywionej regułą jest ustawiczna wymiana, metabolizm. Z jej przerwaniem ustaje życie. Przychodzi śmierć. W przeciwieństwie do przyrody nieożywionej, w przyrodzie ożywionej obowiązuje zasada układu otwartego, to znaczy takiego, który powstaje dzięki wymianie energetyczno-informacyjnej ze środowiskiem. Dlatego dla jednostek przyrody ożywionej najważniejsze jest zachowanie specyficznego dla każdej z nich porządku. Jego zakłócenie jest zwycięstwem przyrody nieożywionej nad fenomenem życia. Choroba psychiczna jest zaburzeniem porządku w wymianie informacyjnej, jest więc częścią składową śmierci, zwycięstwem entropii w sferze znaków i symboli, w sferze ducha. Człowiek nie troszczy się o metabolizm energetyczny w tym znaczeniu, że porządek w nim ustala się bez jego świadomego udziału. Nawet jeśli nie jesteśmy w tej dziedzinie fachowcami, nie wiemy, w jaki sposób energie do nas dochodzące z otoczenia zostają zmienione na swoiste dla ustroju struktury energetyczne i morfologiczne. Dzieje się to całkowicie bez naszej wiedzy i bez aktywnego w sensie świadomego wysiłku udziału. Natomiast w metabolizmie informacyjnym. Utrzymanie swoistego porządku wymaga wysiłku i to nieraz znacznego. Nie możemy poradzić sobie z naszymi myślami, uczuciami, marzeniami, jakże często są one chaotyczne, sprzeczne, bezsensowne. Nieraz mamy wrażenie, że skomplikowana struktura naszego życia psychicznego chwieje się i lada chwila całkiem się rozpadnie. Nasza świadomość w znacznej mierze koncentruje się na utrzymaniu porządku w jego wymianie sygnałów z otaczającym światem. Lęk przed dezintegracją struktury metabolizmu informacyjnego jest bardziej uświadomiony niż lęk przed dezintegracją metabolizmu energetycznego. Często w nerwicach lęk przed śmiercią przeplata się z lękiem przed chorobą psychiczną. Co też może przemawiać za ich wspólnym pochodzeniem? Człowiek walczy o zachowanie swojego życia w sensie materialnym, czyli metabolizmu energetycznego w sensie duchowym, czyli metabolizmu informacyjnego. Jego świadomy wysiłek koncentruje się na walce o zachowanie integracji metabolizmu informacyjnego. Na skutek niezwykłego skoku ewolucyjnego, Jakim był niewiarygodny wprost rozwój metabolizmu informacyjnego u człowieka w porównaniu z jego zwierzęcymi antenatami, utrzymanie w nim swoistego porządku, jest niełatwym zadaniem, i na nim koncentruje się cały świadomy wysiłek człowieka. Choroba psychiczna byłaby więc przejściowym lub długotrwałym zachwianiem zdolności integracyjnych człowieka. Skutek czy to wewnętrznej słabości, czy też warunków zewnętrznych, człowiek poddałby się inercji, entropii tkwiącej w naturze, przyrody nieożywionej. Nie miałby już sił do dalszej walki w obronie własnego porządku. Jest to oczywiście koncepcja choroby psychicznej bardzo ogólna, ale oddaje ona to, co człowiek odczuwa w swym lęku przed chorobą psychiczną. Człowiek boi się chaosu, boi się tego, co w nim drzemie. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkich tkwiących w nim możliwości. Musielibyśmy w tym celu stać na znacznie wyższym poziomie niż przeciętna jednostka. Staramy się człowieka określić na podstawie typów osobowości. Zdajemy sobie jednak sprawę, jak zakres ten jest ciasny. I jak często człowiek niespodziewanie wykracza poza te ramy. Z historii ludzkości, choćby nie tak dawnej, znamy aż nadto dobrze rozpiętość zła i dobra, które w pewnych warunkach może się wyzwolić w przeciętnym człowieku. Zdarza się, że człowiek zaskakuje nas, a czasem i przeraża różnymi obliczami, które ujawnia w ciągu swego życia. Jakże często jest on na pograniczu choroby psychicznej, a nawet traktując sen jako fizjologiczną psychozę, można by życie człowieka określić jako oscylację między normą jasnego dnia a psychozą nocy. Lęk przed chorobą psychiczną jest też lękiem przed ciemnością, przed nocą i samotnością. Lęki te tematycznie stoją bardzo blisko siebie. Metabolizm informacyjny u zwierząt jest znacznie uboższy niż u człowieka bardziej też bezpośrednio związany z prawami zachowania własnego życia i życia gatunku to też równowaga jest znacznie stabilniejsza, a niebezpieczeństwo dezintegracji znacznie mniejsze. Lęk zwierzęcy jest przede wszystkim lękiem przed śmiercią. Sygnał lękowo ostrzega przed zagrożeniem tego, co w życiu jest najcenniejsze. To jest przed utratą życia. Dla człowieka jednak samo życie w jego nagim, wegetatywnym aspekcie nie jest czymś wystarczającym. Nie może on uwolnić się od swego świata duchowego to jest całego bogactwa metabolizmu informacyjnego. Utrzymanie w nim swoistego porządku jest dla niego nieraz ważniejsze niż uratowanie życia. Dlatego choroba psychiczna. Może być dla niego czymś straszniejszym niż śmierć. Dołącza się do tego lęk społeczny, lęk przed ostracyzmem i ośmieszeniem, jakie zwykle pociąga za sobą fakt choroby psychicznej. Ambiwalentne nastawienie do śmierci i do choroby psychicznej Nastawienie uczuciowe do śmierci u człowieka nie jest jednoznaczne. Człowiek boi się śmierci. Ale też śmierć go pociąga. Pociąga go nadzieja uwolnienia się od wysiłku życia, nadzieja pełnego złączenia się z otaczającym światem, zatracenia swej indywidualności. Ludzi głęboko wierzących może pociągać pragnienie złączenia się z bóstwem. Analogicznie, nastawienie do choroby psychicznej jest także ambiwalentne. Człowiek boi się jej, ale zarazem tęskni za szaleństwem, za oderwaniem się od wspólnego świata jasnego dnia, tęskni za nocą tajemnicy, nieznanego, ekstazy, spazmów rozkoszy, sennych majaków, za tym wszystkim, co w nim samym jest nieznane i niezbadane, a jednak, jak odczuwa, najbardziej własne. W tym ambiwalentnym nastawieniu do spraw w życiu najistotniejszych, to jest do utrzymania własnego życia biologicznego i życia duchowego przejawia się typowa ludzka chwiejność. Wszystko w człowieku jest niezwykle labilne, zmienne. Jego równowaga z trudem utrzymywana jest zawsze niepewna. W porównaniu z nim zwierzęta są ideałem stabilności trzymają się pewniej ziemi niż człowiek. W związku z tą niepewnością istnienia pogotowie naukowe u człowieka jest chyba większe niż u zwierząt. Z niepewnością w sprzeczności pozostaje zdolność adaptacyjna znacznie większa u człowieka niż u zwierząt. Wiadomo, że żadne zwierzę nie wytrzyma tego, co wytrzymać potrafi człowiek. Im układ. Zarówno techniczne jak biologiczne jest bardziej skomplikowane, tym bardziej jest on labilne, tym trudniej mu utrzymać stałą równowagę i jest chwiejna i delikatna. Prawdopodobnie właśnie te układy w procesie ewolucji wysuwają się jednak na pierwsze miejsce, gdyż ich zdolność adaptacji jest większa niż układów bardziej stabilnych. Ewolucja podąża w kierunku form coraz bardziej skomplikowanych, coraz bogatszych, mniej labilnych i delikatniejszych. Rozwój metabolizmu informacyjnego, a wzrost pogotowia lękowego. Jeszcze jeden czynnik wpływa na to, że pogotowie lękowe u człowieka jest większe niż w świecie zwierzęcym. Czynnikiem tym jest niezwykły rozwój metabolizmu informacyjnego. Dzięki niemu człowiek, swoimi strukturami czynnościowymi, daleko wykracza poza konkretność życia. Jego świat fantazji jest znacznie bogatszy niż u zwierząt. Lęk nie jest tylko sygnałem konkretnego zagrożenia, ale tego, które w tym świecie fantazji się tworzy. Człowiek więcej boi się tworów własnego umysłu. Niż konkretnej rzeczywistości. Powstaje u człowieka sytuacja zgoła paradoksalna. Warstwa ochronna metabolizmu informacyjnego, która chroni żywe istoty przed bezpośrednim kontaktem z otaczającą rzeczywistością, staje się przez swój niezwykły rozrost nieraz traumatyzująca. W niej bowiem powstają abstrakcyjne struktury czynnościowe które same stają się źródłem sygnałów lękowych. Świat, który człowiek dzięki metabolizmowi informacyjnemu sam sobie stwarza, jest dla niego nieraz głównym źródłem lęku. Świat ten niejednokrotnie daleko odbiega od świata realnego i im bardziej od niego się oddala, tym bardziej staje się światem własnym, a nie wspólnym, podobnym do światów innych ludzi. Tym bardziej zmienia się ze świata dnia w świat nocy, tym bardziej zapełnia się strukturami normalnie tkwiącymi poniżej progu świadomości, tym bardziej jest tajemnicze, nieodgadnione i straszne. Źródło lęku ludzkiego nie tkwi tylko na zewnątrz, w otaczającym świecie, ale w samym człowieku, w tym, co tworzy on jako warstwę ochronną przed bezpośrednim zetknięciem się. Z otaczającą go rzeczywistością. W aspekcie historycznym warstwa ochronna, sfera duchowa, zawiera różnego rodzaju struktury czynnościowe, które niegdyś były sygnałami grożącego ze zewnątrz niebezpieczeństwa. Obecnie wprawdzie się zdesaktualizowały, nadal jednak straszą w obrazach sennych i w psychozach. Pamięć ludzka nie jest prawdopodobnie tylko pamięcią ontogenetyczną, to jest obejmującą indywidualne życie danej jednostki, ale też pamięcią filogenetyczną, mieszczącą w sobie przebieg całej ewolucji. Ta pamięć znajduje się poniżej progu świadomości, jak wszystkie struktury stare i tylko przelotnie i fragmentarycznie ujawnia się poniżej progu świadomości w treści marzeń sennych, w treści przeżyć psychotycznych, a także w niezwykłych napięciach lękowych. Te niezbadane warstwy psychiki, które znajdują się poniżej progu świadomości, nie poddają się wysiłkowi integrującemu człowieka. Zawsze są chaotyczne, nieokiełznane i grożą rozbiciem normalnego porządku dnia. Człowiek jest zagrożony nocą swej podświadomości i to jest jednym ze źródeł jego pogotowia lękowego, a zwłaszcza lęku przed chorobą psychiczną. Lęk przed samotnością. Dla ludzi skażonych nerwicą lęk przed samotnością jest zjawiskiem dość powszechnym. Boją się oni zostać sami. W samotności ogarnie ich uczucie niepokoju. Dochodzące nieraz do paroksyzmu panicznego lęku. Ich fantazja pracuje gorączkowo w takich sytuacjach. Z otaczającej rzeczywistości wyłaniają się koszmary grożącego niebezpieczeństwa, zarówno zewnętrznego, jak wewnętrznego. Mają obawy, że ktoś ich napadnie, zgwałci, zabije. Zamykają skrzętnie drzwi i okna, sprawdzają zamknięcie, Barykadują się, ale to wcale nie zmniejsza ich napięcia, lękowego. Nie mogą zasnąć, bo wciąż są napięci. Budzi ich każdy szmer, gdyż najmniejszy szelest jest sygnałem zagrażającego niebezpieczeństwa. Poczucie zagrożenia może pochodzić z wewnątrz. Człowiek taki w samotności wsłuchuje się w odgłosy swego ciała. Drobne dolegliwości. Doznania cielesne bez większego znaczenia nabierają w jego fantazji katastroficznych rozmiarów. Są zwiastunami choroby nowotworowej, zawału, choroby wenerycznej i temu podobne. W samotności dochodzi się mimo woli do porządku dnia. Integracja życia psychicznego na ogół słabnie. Wychodzą z podświadomości tkwiące tam struktury, nieraz potworne i zatrważające. Nie można uporządkować swych myśli i uczuć. Odczuwa się chaos. Człowieka ogarnia lęk przed chorobą psychiczną. Obecność drugiej osoby zazwyczaj zmniejsza napięcie lękowe cierpiących na nerwicę. Czują się oni spokojniejsi, bezpieczniejsi. Często unikają samotności, szukają towarzystwa, starają się być rozmowni. Nieraz własny potok wymowy łagodzi ich napięcie lękowe. Nerwicowa hiperaktywność, rzucanie się w wir życia, nadmierne życie towarzyskie i społeczne, ustawiczne podróże, unikanie skupienia i samotności, typowe dla naszej cywilizacji, w znacznej mierze wywodzą się z nerwicowego lęku przed samotnością. Człowiek współczesny z trudem toleruje własną samotność może dlatego, że bardziej niż w innych epokach zachwiane są jego zdolności porządkowania własnego życia psychicznego. Zagraża mu większe niebezpieczeństwo rozbicia tegoż porządku, ponieważ w samotności silniej odczuwa się własną dezintegrację. Dziecko, a samotność. Dzieci nieraz odczuwają dotkliwie lęk przed samotnością. A zwłaszcza przed samotnością w ciemności. Do pewnej granicy samotność pociąga dzieci, snują w niej swoje marzenia, zaludniają tworami własnych fantazji. Samotność jest dla nich wolną przestrzenią, w której mogą realizować swobodnie swe bogate struktury czynnościowe. Dzieci zbyt towarzyskie, nie spędzające ani chwili w odosobnieniu, na ogół mają uboższe życie duchowe niż te, które są bardziej samotne. Powyżej pewnej granicy samotność zaczyna być jednak straszna. Wypełnia się niesamowitymi tworami fantazji. Człowiek chce się przed nią schronić, w bezpieczne miejsce między ludzi. Szczególnie mrok i noc są porami, w których Wyłaniają się z świadomości ukryte struktury czynnościowe i zapełniają pustą przestrzeń samotnego człowieka. Wyobraźnia dziecka jest żywsza niż człowieka dorosłego. Dzieciństwo jest bowiem okresem życia, w którym najintensywniej tworzą się nowe struktury czynnościowe. Jest to najbardziej dynamiczny okres metabolizmu informacyjnego. A kontakt z rzeczywistością jest jeszcze za słaby, by potencjalne struktury czynnościowe o niskim współczynniku prawdopodobieństwa uległy całkowitej eliminacji. Jak to się dzieje w późniejszych okresach życia? W dzieciństwie, zatem obok struktur realnych istnieją nierealne to jest o niskim współczynniku prawdopodobieństwa. Dziecko łatwiej niż dorosły wkracza w krainę baśni. Ale baśń ta bywa nieraz przerażająca. Dziecko boi się ciemności i nocy, bo w nich właśnie najłatwiej przekracza się granicę, za którą samotność przestaje być pociągająca, a przeraża tylko tym, co nieznane, straszne, zatrważające. Dziecko kładąc się do snu nie chce zerwać kontaktu z realną rzeczywistością, Trzyma za rękę matkę lub ojca, a gdy ich nie ma, przytula do siebie swego misia. Oni są reprezentantami świata rzeczywistego, macierzyńskiego środowiska, które otacza dziecko. Społeczny charakter życia. Częstym tematem snów wielu ludzi jest wątek zagubienia się. Są zagubieni w wielkich miastach, w hotelach z tysiącami drzwi, w korytarzach. Z których nie można się wydostać, błąkają się po pustkowiach, wśród skał, wąwozów, w tajemniczych zamkach, gdzie drzwi same się otwierają i zamykają, i z których w żaden sposób nie można znaleźć wyjścia. Gubią najdroższe im osoby, nigdzie nie mogą ich znaleźć. Osoby te w ostatniej chwili gdzieś znikają. Na pustkowiu, w tłumie, w zaklętych budowlach, w pociągach, które mkną w nieznane. Śniący zostaje sam w swym poszukiwaniu bliskiego człowieka. Z ulgą budzi się i stwierdza, że znajduje się z powrotem wśród ludzi. Lęk przed samotnością wskazuje na istotną cechę człowieka, a także prawdopodobnie innych żywych istot. Mianowicie na społeczny charakter życia. Życie jest niemożliwe w samotności. Indywidualny wysiłek jest zbyt słaby, by mogło się ono indywidualnie utrzymać. Utrzymanie życia stało się możliwe dzięki jego kolektywnemu charakterowi. Niezwykła rozrzutność prokreacyjna przyrody ożywionej wskazuje m.in. na jakby z góry powzięte założenie, że o przetrwanie walczyć się będzie razem, że żadna żywa istota nie będzie zostawiona sobie samej. W walce z niebezpieczeństwami otaczającego środowiska szczególnie wyraźnie występuje zjawisko większej siły kolektywu od siły poszczególnej jednostki: my silniejsze niż ja. Prawo zachowania życia gatunku ma charakter wyraźnie społeczny. Nie można go zaspokoić w indywidualny sposób. Do jego spełnienia konieczne jest złączenie z przedstawicielem tego samego gatunku i z niego wywodzą się pierwotne grupy społeczne. Rodzina, szczep i temu podobne. Jeśli metabolizm energetyczny spełnia się indywidualnie, to otoczenie społeczne potrzebne jest tylko do zdobycia koniecznych do życia substancji. Zwłaszcza we wczesnym okresie rozwoju, gdy się jest jeszcze niesamodzielnym, środowisko macierzyńskie. Metabolizm informacyjny jest zjawiskiem całkowicie społecznym. Wymiana informacji dokonuje się przede wszystkim między przedstawicielami tego samego gatunku. Tworzą oni wspólny świat znaków i symboli, który ułatwia kontakt z otaczającą rzeczywistością. Odizolowanie, więc od kontaktów ze społecznym otoczeniem, godzi bezpośrednio w życie, a szczególnie w prawo zachowania gatunku i w metabolizm informacyjny. Lęk przed samotnością byłby zatem zbliżony do lęku przed śmiercią. Bezpośrednio bowiem samotność równa się śmierci. Dlatego noc, gdy człowiek z konieczności staje się samotny, Kojarzy się tak często ze śmiercią. Noc jest symbolem śmierci. Śmierć jest snem wieczystym. Prawdopodobnie lęk przed samotnością tkwi głęboko w człowieku. Występuje on wyraźniej w dzieciństwie, a także we wszystkich stanach nerwicowych. W dzieciństwie człowiek z natury rzeczy jest słabszy, a w nerwicy siła jego słabnie. Na skutek nerwicowej dezintegracji. Nie ulękniesz się strachu nocy. Noc zbliża człowieka do nieznanego, do tego, co w nim i w otaczającym świecie skryte. Co ginie w świetle dnia, odsłania swą twarz dopiero w nocy. Lęk przed samotnością nocy jest lękiem przed nieznanym, jest lękiem przed zagładą bytu. Lęk sumienia. Sygnał lękowy odgrywa rolę jakby urządzenia sterowniczego, pod którego wpływem zmienia się kierunek ruchu żywego ustroju. Pojęcie ruchu użyte jest tu w najszerszym zakresie jako wszelkiej formy przeżycia i zachowania. Sygnał lękowy steruje aktywnością ustroju zależnie zarówno od sytuacji zewnętrznej, zagrożenie z zewnątrz, jak i sytuacji wewnętrznej ustroju, zagrożenie z wewnątrz. Istnieje jednakże jeszcze trzecie pole, z którego może pochodzić sygnał lękowy. Polem tym jest własny układ sprzężenia zwrotnego, układ samokontroli, który sygnalizuje czy dana czynność została wykonana właściwie czy niewłaściwie. Różne rodzaje i poziomy układów kontrolujących. Układy samokontroli w ustrojach żywych mają rozmaite poziomy integracyjne: od najniższych obejmujących wybiórcze funkcje ustroju, do najwyższych kontrolujących całe zachowanie ustroju. U człowieka ten najwyższy poziom integracyjny odczuwany jest jako głos sumienia. Samokontrola dotyczy wówczas najwyższych i najbardziej skomplikowanych relacji człowieka z jego otoczeniem i z samym sobą relacji w aspekcie porządku moralnego. Sumienie jest najczulszą częścią autoportretu. Autoportret czyli obraz własnej osoby można uważać za świadomą część układu samokontroli. Powstaje on na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Część informacji wychodzących z ustroju wraca do niego, stając się w ten sposób informacjami zwrotnymi, dającymi obraz tego, jak aktywność ustroju została przyjęta w otoczeniu. Dzięki tym zwrotnym informacjom plan aktywności zostaje odpowiednio zmodyfikowany, by stać się bardziej dostosowany do sytuacji. Autoportret nie jest czymś jednolitym. Składa się z wielu fragmentów, częściowych obrazów aktywności człowieka. Tworzą one jak mozaika całościowy obraz. Przypominają się niezwykłe rysunki genialnego schizofrenika Edmunda Monsiela, który obrazy swoich groźnych postaci budował z niekończącej się liczby brodatych, poważnych twarzy. Kontrolujemy się w różnych rolach, do których zmusza nas życie. W jednych możemy być lepsi, w innych gorsi. Scalenie poszczególnych opinii o samym sobie daje całościowy obraz własnej osoby. Zadania i role człowieka zmieniają się wraz z wiekiem, to też i autoportret ulega zmianie. Ale jak się wydaje, zasadniczy jego schemat pozostaje niezmienny. Prawdopodobnie na skutek wpływów genetycznych, a także wczesnych doświadczeń życiowych, utrwalają się określone mechanizmy sprzężenia zwrotnego, tak iż nasz autoportret ma zawsze pewne skrzywienie. Nigdy nie widzimy siebie całkiem obiektywnie. Każda nasza aktywność jest kontrolowana. Gdy wykonujemy ruch ręką, strumień sygnałów płynących z mięśni i ścięgien informuje odpowiednie ośrodki ruchowe. W rdzeniu i w wyższych sektorach ośrodkowego układu nerwowego o tym, jak dany plan ruchowy został wykonany. Gdy na coś patrzymy, strumień sygnałów biegnący w odwrotnym kierunku, to jest, z wyższych ośrodków nerwowych do obwodowego analizatora, dopasowuje dopływ informacji z otoczenia do aktualnego planu czynnościowego ustroju. W ten sposób widzimy to. Co jest nam potrzebne? Większość sprzężeń zwrotnych w układzie nerwowym operuje poniżej progu świadomości. Dotyczy to tych aktywności, które dzięki częstemu powtarzaniu uległy automatyzacji. Świadomość jest zarezerwowana dla aktywności nowych, trudnych, wymagających stałej korekcji. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak Tworzy się nasz autoportret. Każda aktywność jest kontrolowana. W ten sposób otrzymujemy stale szereg raportów o poziomie wykonania różnych czynności, z których składają się nasze zachowanie i nasze przeżycia. Znaczna część tych sprawozdań nie dociera w ogóle do świadomości. Należy zatem przypuszczać, że autoportret składa się z części świadomej i nieświadomej. Część kontroli dokonuje się powyżej progu świadomości, ale znacznie większa poniżej. Rodzaje ludzkiej aktywności są tak różnorodne, że podzielenie ich systemów kontroli według sektorów aktywności nie jest łatwym zadaniem. Każda aktywność dobrze wykonana poprawia autoportret i tym samym samopoczucie, a źle wykonana pogarsza. Większość aktywności związanych z wnętrzem naszego ciała jest kontrolowana poniżej progu świadomości. Do świadomego autoportretu dociera tylko cień wydarzeń wewnątrzustrojowych w postaci ogólnego samopoczucia, dobrego lub złego. Prawdopodobnie ten nieświadomy strumień informacji autoregulacyjnych z wnętrza ciała wpływa na ogólny koloryt autoportretu. Wiadomo, że przy dobrym fizycznym samopoczuciu człowiek ma lepszy obraz samego siebie. Z przyjemnością przegląda się w lustrze. Jest zadowolony wewnętrznie, a odwrotnie dzieje się w wypadku złego samopoczucia fizycznego. Dokładnie jednak nawet będąc lekarzami nie potrafimy określić, w którym miejscu kontrola pracy naszego organizmu dała negatywne wyniki. Możemy najwyżej snuć na ten temat mniej lub bardziej słuszne hipotezy. Organizm sam na własną rękę stara się skorygować własne błędy. Ruch zewnętrzny, to jest, wywołany skurczem mięśni szkieletowych, znajduje się już pod częściowo świadomą kontrolą. Każdy ruch składa się z wielu elementów, z których tylko pewne znajdują się w polu świadomości. Na przykład, zginając rękę. Nie zdajemy sobie sprawy, że mięśnie antagonistyczne ulegają rozluźnieniu, że postawa ciała ulega odpowiedniej do danego ruchu zmianie i temu Całe tło ruchowe rozgrywa się więc poza naszą świadomością. W miarę powtarzania danej aktywności ruchowej, błędne jej formy zostają wyeliminowane. System kontroli jest coraz mniej obciążony. I czynność, która wymagała dawniej świadomej kontroli, jest kontrolowana poniżej progu świadomości. Sygnalizowane świadomości jest tylko złe jej wykonanie, na przykład gdy jakaś litera napisze się nam krzywo, lub gdy, idąc źle, postawimy nogę i temu podobne. Analogicznie jak kontrola czynności wegetatywnych. Taki kontrola zautomatyzowanych czynności ruchowych dociera w śladowej formie do naszej świadomości. Gdy czynności te przebiegają sprawnie, w nagrodę odczuwamy zadowolenie z siebie. Nasz autoportret poprawia się może na tym, między innymi, polega poprawa nastroju, jaka zwykle występuje po fizycznym wysiłku w czasie wycieczki, na nartach, podczas pływania i temu podobne. Ciało nasze wydaje się nam piękniejsze, sprawniejsze, młodsze. Jeśli chodzi o ruchy bardziej skomplikowane, na przykład związane z mową, z pracą ręki, artystyczną, rzemieślniczą i podobne, to zwykle nie dochodzi w nich do całkowitej automatyzacji. Są bowiem skomplikowane, wymagają wciąż innowacji, a tym samym wnikliwej kontroli. Tu też obowiązuje ogólna zasada, że dobrze wykonana czynność jest nagradzana dobrym samopoczuciem. Kolory autoportretu rozjaśnia się, a złe wykonanie jest karane złym samopoczuciem. Kolory autoportretu zaciemnia się. Obok jednak tego ogólnego tonu afektywnego, który dochodzi do świadomości, także przy kontroli funkcji autonomicznych. I zautomatyzowanych, w czynnościach świadomych, a tym samym wolicjonalnych, do świadomości dociera również obraz wykonanej czynności, tak iż świadomie można ją skorygować. Niezależnie więc od stopnia uświadomienia, układ samokontrolujący dysponuje swoistym systemem nagród i kar. Nagrodą jest dobre samopoczucie, jakaś ogólna poprawa autoportretu, a karą złe samopoczucie związane z ogólnym zaciemnieniem autoportretu. System nagrody i kary System nagrody i kary oparty jest, jak na ogół wszystkie ważne aktywności ustroju, na zasadniczych uczuciach przyjemności i przykrości. Uczucia te skierowane są do własnej osoby, ale że uczucia nie mają ostrych granic, więc zwykle promieniują one na zewnątrz. Jestem z siebie zadowolony, cały świat mnie cieszy. Można by w ich przypadku myśleć o zalążkach autoerotyzmu i autoagresji. Pozytywny wynik autokontroli wskazuje na zwycięstwo własnego planu, nad entropią własną i otoczenia. Własna entropia ustroju maleje. Nagrodą za to zwiększenie stopnia własnego porządku jest pozytywna ocena samego siebie, pozytywne uczucie w stosunku do własnej osoby. Człowiek bardziej kocha samego siebie. Natomiast negatywny wynik samokontroli wskazuje na własną klęskę. Porządek otoczenia i własna inercja zwyciężyła nad własnym planem aktywności. Struktura czynnościowa została źle zrealizowana lub w ogóle niezrealizowana. Została tym samym w sferze struktur potencjalnych, prawdopodobnych, ale niezrealizowanych. Człowiek sam siebie nie sprawdził, lub sprawdzenie to wypadło niedostatecznie. Znak uczuć żywionych do własnej osoby zmienia się na negatywne. Człowiek odczuwa niechęć do samego siebie która może wzrastać aż do wyraźnej agresji, a własna inercja i bezsilność wobec otoczenia budzi w nim lęk. Ale jak w chatce puchatka jest powiedziane, bo kiedy się jest misiem o bardzo małym rozumku i myśli się o rozmaitych rzeczach, to okazuje się czasami, że rzeczy, które zdawały się proste, gdy miało się je w głowie, stają się całkiem inne, gdy wychodzą z głowy na świat, i inni na nie patrzą. Nigdy realizacja nie odpowiada planowi. Potencjalna struktura czynnościowa jest zawsze inna od struktury zrealizowanej. Zawsze więc układ samokontroli ma coś do sygnalizowania. Świadomość nasza byłaby więc stale nękana informacjami o błędach w wykonaniu planu. Co się tyczy czynności wegetatywnych i zautomatyzowanych. Liczba błędów jest tu prawdopodobnie znacznie mniejsza, bo w przebiegu ewolucji złe wykonania zostały wyeliminowane. Natomiast w czynnościach świadomych margines błędu jest znacznie większy, gdyż są to aktywności trudniejsze i przeważnie nowe. W tym sektorze aktywności człowiek odczuwa najsilniej swoje błędy i niedociągnięcia, stale musi siebie korygować. Możliwe. Że właśnie na tym polega indywidualny wysiłek ewolucyjny. Przyjmując za prawdziwą tezę Puchatka o niedoskonałości wykonania, należałoby współczuć człowiekowi, że wciąż jest nękany swoistymi wyrzutami sumienia, iż daną rzecz nie dość dobrze wykonał. Układ samokontroli nie działa jednak jak automat. Jego ocena. Zmienia się zależnie od sytuacji wewnętrznej ustroju i od warunków otoczenia. Czasem jest bardziej tolerancyjny, a czasem znów surowy. Poza wahaniami związanymi z aktualną sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną ustroju istnieje jakby stały poziom samokontroli u jednych wyższy, u innych niższy. Dzięki temu spotyka się ludzi stale z siebie niezadowolonych i takich, Którzy są sobą zachwyceni. Poziom ten zależy od ogólnej dynamiki życiowej, która w znacznej mierze jest uwarunkowana konstytucjonalnie, a także od wcześniej nabytych doświadczeń życiowych. Między dynamiką życiową a poziomem samokontroli istnieje kolista zależność. Podwyższona dynamika osłabia układ samokontroli, a obniżona go zwykle podwyższa. I na odwrót, Niski poziom samokontroli zazwyczaj zwiększa dynamikę życiową i poprawia nastrój. Na tym, między innymi, polega euforyzujące działanie środków odurzających. Wysoki poziom samokontroli hamuje dynamikę życiową i tym samym pogarsza nastrój. Trzy fazy aktywności. Każdą aktywność można by rozbić na trzy odcinki. Plan: Realizację i sprawdzenie. Każdy z tych odcinków rozgrywa się w różnych punktach czasowych. Plan dotyczy przyszłości. Oczywiście uwzględniona w nim jest przeszłość, dotychczasowe doświadczenia w danej dziedzinie aktywności i teraźniejszość analiza aktualnej sytuacji. Ale głównym terenem działania jest przyszłość. Realizacja dokonuje się głównie w teraźniejszości. Oczywiście jest w niej też przeszłość i przyszłość, ale najważniejsze jest to, co dzieje się aktualnie samodzianie się. W trakcie realizacji potencjalna struktura czynnościowa zamienia się w zrealizowaną, czyli przyszłość w przeszłość. Jest to więc odcinek aktywności najbardziej dramatyczny. Domeną czasową sprawdzania jest przeszłość. Plan już został zrealizowany. Trzeba sprawdzić jego wykonanie, by następna aktywność wypadła lepiej. Powyższy trójdzielny schemat aktywności obowiązuje na różnych poziomach integracji, zarówno w stosunkowo prostych funkcjach autonomicznych, rozgrywających się poniżej progu świadomości, jak i w funkcjach najbardziej skomplikowanych, obejmujących całość ludzkiego zachowania się. I wymagających świadomego wysiłku. Nawet całe ludzkie życie można by podzielić na trzy sektory marzeń i planów, realizacji oraz bilansu. Rytm rozwojowy, rytm pór roku w zależności od swego okresu przedstawia różne propozycje tych trzech sektorów. W dzieciństwie i wczesnej młodości przeważają plany i marzenia. Późnej młodości w wieku dojrzałym realizacja, a na starość bilans. Młodość jest przesycona przyszłością, wiek dojrzały teraźniejszością, a starość przeszłością. W każdym sektorze odmienny jest stosunek do otaczającej rzeczywistości. W planowaniu jest ona przed nami, jeszcze nieznana, w działaniu jesteśmy w niej. W bilansowaniu jest już za nami. Odsłoniła nam swoją tajemnicę. W ten sposób działanie w otaczającym świecie łączy się zawsze z jego poznawaniem. Nie można obu procesów od siebie oddzielić. Również rozmieszczenie przestrzenne w trzech sektorach aktywności jest inne. W planowaniu człowiek jest we własnej przestrzeni. Przestrzeń ta jest zawsze bezpieczniejsza. Od przestrzeni wspólnej, zewnętrznej, w której ścierają się różne plany aktywności. Dlatego łatwo jest zazwyczaj planować, a trudno plan wykonać. W działaniu człowiek wkracza w przestrzeń zewnętrzną, wspólną dla wszystkich ludzi, z którymi jest w bezpośrednim i pośrednim kontakcie. Plan z chwilą wejścia w tę przestrzeń podlega dużemu ściśnieniu zewnętrznemu. Aktywność innych ludzi, a także opór otoczenia, które ma ulec przekształceniu, ścierają go i deformują. Wreszcie w trzecim sektorze człowiek znów zamyka się we własnej przestrzeni, ale jest to już przestrzeń skażona zetknięciem ze wspólną przestrzenią i nigdy nie jest już własna i indywidualna, jak w pierwszym sektorze działania. W sektorze sprawdzenia część otaczającego świata została jakby wchłonięta, ulega ona teraz przetrwaniu. W ten sposób przestrzeń własna rozszerza się o przestrzeń wspólną, dokonuje się ekspansja w przestrzeni. Analogiczna ekspansja dokonuje się w czasie, gdy czas przyszły zostaje zamieniony na przeszły. Nadzieja. W związku z różnorodnym rozmieszczeniem trzech sektorów aktywności na współrzędnych czasu i przestrzeni, inaczej w każdym z nich przedstawia się kolory emocjonalne. Dla sektora planowania charakterystyczny jest kolor nadziei. Przestrzeń jest otwarta, można w nią śmiało rzutować swe plany i projekty. Uczucie nadziei wiąże się z poczuciem swobody poruszania się w tej czasoprzestrzeni. Gdy tej swobody nie ma, gdy nie mamy się gdzie poruszyć, gdy już nie ma wyjścia, wówczas nadzieja słabnie, aż w końcu znika zupełnie. Jak to na przykład dzieje się w depresji. Zagadnienie nadziei jest sprawą istotną dla utrzymania życia. Nie wiemy, czy to uczucie występuje świadomie u zwierząt, ale założenie, że życie zwycięży, jest jakimś podstawowym aksjomatem przyrody ożywionej. Zjawisko życia jest czymś tak niezwykłym we wszechświecie i, logicznie biorąc, z góry skazanym na zagładę, że wytłumaczenie, dlaczego życie rozplemiło się na naszej planecie, wymaga irracjonalnej wiary w samo życie. Ta wiara jest swoistą, biologiczną nadzieją w zwycięstwo własnego porządku nad porządkiem otoczenia. Nie znając subiektywnego aspektu życia, z wyjątkiem przeżyć ludzkich, których znajomość jest i tak wciąż nikła, nie możemy wniknąć w zasadniczego aspekty, traktujemy je zbyt mechanicznie jak przedmioty martwe lub urządzenia techniczne, którymi można swobodnie operować. Przy takim ujęciu stajemy się bezradni wobec przepaści między przyrodą nieożywioną i ożywioną. Jak dotąd nie potrafimy jej przeskoczyć. Gdybyśmy dysponowali znajomością subiektywnego aspektu życia, gdybyśmy wiedzieli, co i w jaki sposób przeżywają istoty żywe, nawet na najniższych szczeblach rozwoju, prawdopodobnie łatwiej byłoby nam zrozumieć, na czym polega życie. Ponieważ jest to jednak niemożliwe, jesteśmy skazani na domysły i nie dające się zweryfikować hipotezy. Przez biologiczną nadzieję można rozumieć tkwiącą w każdym żywym układzie, zaprogramowaną przyszłość. W jakimś odsetku musi się ona zrealizować. Ta zaprogramowana własna przyszłość zakłada zwycięstwo porządku ustroju nad porządkiem otoczenia zwycięstwo własnej negatywnej entropii. W rytmie pór roku największe nasycenie tą biologiczną nadzieją przypada na wiosnę. Czyli na dzieciństwo i młodość. W każdym jednak poszczególnym działaniu nadzieja występuje w śladowej formie. Bez niej nie podejmowałoby się żadnego działania. Z góry przyjęłoby się własną klęskę i nie ruszyłoby się z miejsca. Każde działanie ma swoją wiosnę, lato i jesień, a w końcu zimę. To znaczy ten etap końcowy, gdy już nawet nie ocenia się zrealizowanej struktury czynnościowej, gdy została ona odłożona do lamusa pamięci, by może kiedyś być znów reaktywowana. Rytm śmierci zmartwychwstania wstania przyrody ożywionej. Pierwszy więc sektor aktywności musi być z natury rzeczy optymistyczny musi w niej tkwić wiara we własne zwycięstwo. Musi też istnieć poczucie wolnej przestrzeni w którą można projektować własne plany aktywności. W miarę przybywania doświadczeń życiowych obszar wolnej czasoprzestrzeni zacieśnia się. Istnieje odwrotna korelacja między czasoprzestrzenią potencjalną, to znaczy tą, w którą rzutuje się plan aktywności, a czasoprzestrzenią zrealizowaną, to znaczy tą, którą już się przeżyło, która należy do czasu przeszłego której porównuje się dawne plany z ich wykonaniem. Im czasoprzestrzeń potencjalna, to jest przyszła, jest większa, tym mniejsza jest czasoprzestrzeń zrealizowana, to jest przeszła. Czyli w miarę ekspansji w otaczający świat rozszerza się czasoprzestrzeń przeżyta kosztem czasoprzestrzeni potencjalnej przyszłej. Gdy czas i przestrzeń przed nami się kurczą, to rozszerzają się za nami ten sposób idzie się naprzód w czasie i przestrzeni realizacja drugi sektor aktywności jest najważniejszy gdyż w nim dokonuje się realizacji planu wychodzi się z własnej czasoprzestrzeni w otaczający świat i próbuje się własnych sił w pokonaniu przeszkód jakie napotyka w nim realizacja własnych planów jest to sektor sprawdzenia siebie i otaczającego świata. Dzięki własnemu działaniu człowiek ma poczucie rzeczywistości, zarówno własnej osoby, jak i otoczenia. Żyjąc tylko w czasie przyszłym lub przeszłym i tylko we własnej czasoprzestrzeni, straciłby on kontakt z rzeczywistością, żyłby tylko marzeniami i wspomnieniami, jeśli by miał co wspominać. Przeszłość bowiem może. Tylko tworzyć się z przyszłości i teraźniejszości. A więc przeszłość subiektywna, gdy nie jest zasilana stałym stykaniem się z rzeczywistością i nie jest przekształcana w teraźniejszość i przeszłość, ulega stopniowo atrofii. Marzenia i plany kurczą się. Ostaje się tylko pustka bez granic czasowych i przestrzennych. Przykładem takiej pustki jest schizofreniczny bezstan. Jeśli w pierwszym i trzecim sektorze aktywności człowiek porusza się przede wszystkim w czasie, w czasie przyszłym w planowaniu, a w czasie przeszłym w ocenianiu własnej aktywności, to w sektorze działania porusza się on głównie w przestrzeni. Czas jest mniej ważny, ważna jest przestrzeń, którą się aktualnie pokonuje, która z przestrzeni obcej staje się własną, przeżytą. Cechą bowiem drugiego sektora aktywności jest ruch, a pierwszego i trzeciego spoczynek. Planuje się i wspomina w skupieniu, działa w ruchu. Przestrzeń zdobywa się aktywnością zewnętrzną to jest ruchem. Czas aktywnością wewnętrzną to jest planowaniem i wspominaniem. Czas jest miernikiem ciągłości, trwania życia. Jest w nim nadzieja na to, co będzie, i wspomnienie tego, co było. Ma on w sobie coś z zadumy i spokoju. Czas jest młody i stary zarazem, i tak go się zresztą zwykle symbolizuje w postaci starca lub małego dziecka. Sektor drugi, czasu teraźniejszego, aktywności, jest przede wszystkim przestrzenny. Tutaj nie są już ważne czas przyszły ani przeszły, ale samo dzianie się. Wychodzi się z przestrzeni własnej, zamkniętej w przestrzeń otaczającego świata. Realizuje się własne plany aktywności przez wyrzucenie ich z przestrzeni własnej w przestrzeni otaczającego świata, która dzięki temu za obcej staje się przestrzenią przeżytą. Opór rzeczywistości to jest przestrzeni otaczającego świata, zmusza do stałej korekcji planów aktywności. W trakcie działania aktywność zostaje więc rozbita na bardziej fragmentaryczne plany, które są korygowane w zależności od ich wykonania. Ten więc środkowy sektor działania zostaje rozbity na mniejsze sektory planowania, działania i oceniania, ale w nich odcinki czasu są już bardzo krótkie, mieszczą się w odcinku czasu teraźniejszego. Aktywność ruchowa która dominuje w drugim sektorze, przeżywana jest z pewnym uczuciem odprężenia, wyładowania napięcia. W trakcie ruchu metabolizm energetyczny przesuwa się w kierunku procesów katabolicznych. To samo można by powiedzieć o metabolizmie informacyjnym. Wewnętrzny porządek zostaje wyrzucony na zewnątrz i w zewnętrznej przestrzeni ulega większemu lub mniejszemu rozbiciu. Plan jest zawsze bardziej spoisty niż jego realizacja. Realizacja planu wymaga nakładu energetycznego. Część zmagazynowanej w ustroju energii w postaci zorganizowanej substancji ustrojowej musi ulec rozbiciu, by dostarczyć potrzebnej energii do wykonania ruchu. Zasadniczy rytm życia, budowy i niszczenia, śmierci i zmartwychwstania. Jest uchwytny też w poszczególnych fazach aktywności. Pierwsza i trzecia są zbliżone do procesów anabolicznych. Wzrasta w nich negatywna entropia ustroju. Druga zaś bliższa jest procesom katabolicznym. Negatywna entropia ustroju maleje, a powinna wzrastać negatywna entropia otoczenia. Aktywność zewnętrzna ustroju bowiem stwarza. A przynajmniej powinna stwarzać pewien porządek w otoczeniu. Interakcja żywego ustroju z otoczeniem ma charakter jakby pulsujący. Faza skupienia się w sobie, planowania, faza wyrzucenia planu aktywności na zewnątrz, zetknięcie się i starcie ze zewnętrznym środowiskiem, ekspansja w otaczającą przestrzeń i znów faza zamknięcia się w sobie, przeżuwania tego. Co się dokonało? Robienie bilansu. Bilans. W fazie trzeciej sprzężenia zwrotnego analizuje się informacje dotyczące sposobu wykonania planu aktywności. Stosownie do nich plan ten się modyfikuje i ewentualnie podejmuje się aktywność na nowo lub z niej rezygnuje. Jeśli pierwsza faza sięga w czas przyszły, to trzecia zatrzymuje się nad czasem przeszłym. W pierwszej fazie czas przyszły jest jeszcze nieznany, budzi niepokój, w trzeciej fazie przemienia się on w czas przeszły, jest już czasem dokonanym, którego zmienić nie można. Jeśli budzi uczucia negatywne, co zresztą nierzadko się zdarza, to nie jest to niepokój związany z nieznaną przyszłością, ale niepokój, niezadowolenie. Niechęć do siebie i do otoczenia, że realizacja wypadła inaczej niż się planowało. Niepokój jest wypadkową uczuć negatywnych, wywołanych oceną wykonania planu. Analizując genezę lęku, należy rozróżnić lęki związane z przyszłością od lęków związanych z przeszłością. Trzecia faza jest fazą przetrawiania. W niej czas, niegdyś przyszły i przestrzeń niegdyś obca. Z którymi ustrój zetknął się bezpośrednio w fazie drugiej, zostają uporządkowane. Przekształcone na czas przeżyty i na przestrzeń własną, w której są jednak elementy przestrzeni wspólnej. Porządek otoczenia zostaje tu włączony w porządek własny ustroju. Koloryt emocjonalny trzech faz aktywności. Kontrola nigdy nie jest sprawą przyjemną, zwłaszcza gdy z góry trzeba założyć. Że wykonanie nie dorówna planowi, co wynika z samego charakteru zetknięcia się z rzeczywistością, stawiającą opór i mającą swoisty porządek, który trzeba przezwyciężyć. Dlatego w trzeciej fazie przeważają na ogół uczucia o znaku ujemnym. Każda faza ma nieco inny odcień uczuciowy. W pierwszej fazie dominuje nadzieja i lęk przyszłości przyszłość nęci. Ale też przeraża tym, co jest nieznane. Trzeba stare przezwyciężać swój lęk, by iść naprzód. Faza druga jest fazą wyładowania. Działając na zewnątrz, odczuwa się ulgę wyładowania, to co nagromadziło się w środku zostaje wyrzucone. Plan aktywności przenika cały organizm, działa się całą swoją osobą. Ta faza jest jakimś odbiciem aktu prokreacyjnego. Własny plan, wprawdzie niegenetyczny, ale będący strukturą czynnościową, zostaje wyrzucony na zewnątrz, tworzy się z niego coś nowego w otaczającym świecie. Ten element twórczy stanowi o jego pozytywnym tonie afektywnym. Drugim elementem jest sam ruch, który zawsze zmniejsza wewnętrzne napięcie już przez sam fakt przesunięcia równowagi w kierunku procesów katabolicznych. Zbyt długie trwanie procesów anabolicznych. Prowadzi do stopniowego wzrostu wewnętrznego napięcia, po którym musi dojść do wyładowania, czyli do przejścia na stronę przewagi procesów katabolicznych. Obarytmy bardzo wyraziście występują w czasie aktu seksualnego. Narastanie podniecenia, gdy przeważa układ parasympatyczny, a więc przewaga procesów anabolicznych i wyładowanie. Gdy przeważa układ sympatyczny, a więc przewaga procesów katabolicznych. Model ten jednak stosuje się właściwie do każdej aktywności, tylko że wówczas nie manifestuje się tak dramatycznie. Uczucia ujemne w czasie drugiej fazy działania wiążą się przede wszystkim z oporem stawianym przez otoczenie. Opór budzi agresję, przeszkodę, która utrudnia, a nieraz uniemożliwia realizację własnego planu. Chciałoby się ją zniszczyć, niechętnie przyjmuje się własną klęskę i zwycięstwo otoczenia, a jednak wymaga tego kontakt z rzeczywistością. W drugiej fazie aktywności nie jest ważne to, co było i co będzie, ale to, co jest. Człowiek rzutuje się wtedy przede wszystkim w przestrzeni, a nie w czasie. Zwycięża i jest zwyciężany. Podnieca go samo działanie. Walka z oporem środowiska. W tej dopiero fazie odczuwa się cały smak życia. Marzenia bowiem o przyszłości i wspomnienia przeszłości są tylko cieniem rzeczywistości, czymś na kształt snu. Prawdziwą rzeczywistość odczuwa się tylko w drugiej fazie aktywności. Trójfazowy charakter impulsu nerwowego. Trójfazowy model aktywności wskazuje na to, że żywy ustrój musi się przygotować do bezpośredniego zetknięcia ze swym otoczeniem, a następnie to zetknięcie jakby przetrawić. Jest to dość powszechny model w przyrodzie ożywionej. Wspomniano, że szczytowe zespolenie się z otoczeniem, jakie osiąga się w akcie seksualnym, też przebiega w trzech fazach, odpowiadającym fazom aktywności. Analogiczną fazowość można prześledzić w tworzeniu się impulsu nerwowego. W pierwszej fazie komórka nerwowa zbiera informacje dochodzące do niej z różnych części układu nerwowego i z receptorów. Tworzą się miejscowe zmiany potencjału elektrycznego, to znaczy potencjały generacyjne. Z tych licznych informacji tworzy się ostateczna decyzja neuronu, przyjęcie postawy do, czyli otwarcie się w stosunku do otoczenia. To jest zmniejszenie nieprzepuszczalności błony komórkowej, depolaryzacja, lub przeciwnie, przyjęcie postawy od jeszcze większe odcięcie się od otoczenia. To jest zwiększenie się nieprzepuszczalności błony komórkowej, hiperpolaryzacja. Jest to faza maksymalnego wyładowania neuronu na zasadzie mechanizmu wszystko lub nic. Zasada ta obowiązuje zresztą w każdym działaniu. I odczuwane jest subiektywnie jako wyładowanie własnej energii. W trzeciej fazie komórka neuronowa znów zamyka się w sobie, staje się nawet bardziej oporna na sygnały zewnętrzne niż w fazie pierwszej, tak zwany okres refrakcji. W tej fazie znów mają przewagę procesy anaboliczne. Komórka buduje z powrotem swój porządek, chwilowo rozbity przez przewagę procesów katabolicznych w drugiej fazie. Charakterystyczne dla pracy komórki nerwowej jest to, że druga faza przebiega w niej na zasadzie reakcji spustowej wszystko lub nic. Wyładowanie jest takie samo, niezależnie od działających na komórkę bodźców. Istnieje tylko alternatywa do depolaryzacja lub od hiperpolaryzacja innych możliwości nie ma. Częściowa utrata indywidualności w drugiej fazie aktywności. Nie można tego modelu zastosować do analizy całościowego zachowania człowieka czy zwierzęcia. Aktywność zewnętrzna bowiem różne przybiera formy i na pewno jest zależna od działających bodźców i sytuacji. Niemniej w drugiej fazie aktywności, gdy dochodzi do zwarcia się z otoczeniem, występują reakcje, które są Niezależne od aktualnej sytuacji, są dawniej już wypracowaną formą, a wyrzuconą w tej fazie maksymalnego wyładowania. Reakcje i przeżycia, które trudno nam zmienić w trakcie samego działania, zostają wyrzucone na zewnątrz, nieraz wbrew naszej woli. Trudno nam nad nimi zapanować. Starcie z otoczeniem zewnętrznym rozgrywa się na scenie. Nad którą nie mamy już w pełni władzy. Ponieważ nie tylko nie panujemy nad aktorami świata zewnętrznego, ale też nad własnymi, to jest nad realizowanymi strukturami czynnościowymi. W fazie pierwszej wydawało się nam, że te struktury są nam posłuszne, że potrafimy pokierować nimi wedle naszej woli. Teraz, w fazie drugiej, w wolnej przestrzeni otaczającego świata. Wyzwalają się one spod naszej władzy, stają się do pewnego stopnia niezależnymi jednostkami. Często, patrząc na siebie z boku, dziwimy się, że zachowywaliśmy się właśnie w ten sposób, że w ten sposób kształtowały się nasze przeżycia. Mamy nieraz wrażenie, jakby siedział w nas ktoś inny i nami kierował. Dzieje się tak zwłaszcza w tych wypadkach. Gdy zderzenie z otaczającym światem ma przebieg dramatyczny i jest połączony z silnym wyładowaniem emocjonalnym. Gdy bowiem zaangażowanie w starciu z rzeczywistością jest słabe, z większą łatwością udaje się nam zachować postawę planowania charakterystyczną dla pierwszej fazy aktywności, a także kontrolę nad sobą typową dla fazy trzeciej. Gdy jednak zaangażowanie emocjonalne w starciu z otaczającą rzeczywistością jest duże, elementy planowania i kontroli charakterystyczne dla pierwszej i ostatniej fazy ustępują całkowicie przed dynamiką samego działania. Czas przyszły i czas przeszły zostają wyparte. Liczy się tylko przestrzeń, w której rozgrywa się starcie. Człowiek rozpływa się w chwili traźniejszej i przestrzeni otaczającego świata. Wychodzi poza swoje granice i tym samym zatraca w pewnej mierze poczucie swojej indywidualności. Zespala się z otaczającym światem. By utrzymać swoją indywidualność, swoją zasadniczą strukturę, trzeba się zamknąć w swoich granicach, w swoim zamku, w którym snuje się plany przyszłości i rozważa przeszłość. Indywidualność bowiem zawarta jest przede wszystkim w planie i w pamięci. One mają strukturę indywidualną ustroju, gdyż są rezultatem procesów budowy anabolicznych. Struktura czynnościowa, która w drugiej fazie zostaje wyrzucona w przestrzeń zewnętrzną, jest całką procesów anabolicznych pierwszej i trzeciej fazy aktywności. Ma więc też charakter indywidualny. Indywidualność ta jednak nie jest wynikiem jednego tylko planu aktywności, ani jednej kontroli, ale jakby sum wszystkich planów i kontroli. Struktura czynnościowa, wyrzucona w drugiej fazie aktywności, jest więc sygnałem swoistym dla danego ustroju, ale jest to swoistość sumaryczna, składająca się zarówno z planu genetycznego, jak i z różnych planów powstałych w ciągu dotychczasowego życia, a także z różnorodnych korekcji, które po każdym wykonaniu planu następowały. W tej całce gubi się nieraz indywidualny plan zastosowany do aktualnej sytuacji. Stąd pochodzi między innymi typowe dla każdej aktywności uczucie, że przecież inaczej chcieliśmy, a inaczej to wypadło. Stąd też rozbieżność między obrazem, jaki sami tworzymy o własnej osobie, a obrazem, jaki otoczenie wytwarza o nas. Własny obraz jest oparty na strukturze czasowej. Na tym, jakimi chcielibyśmy być i jakimi widzimy siebie we wspomnieniu. Obraz naszej osoby, wytworzony przez otoczenie, oparty jest przede wszystkim na strukturze przestrzennej. Tworzy się z tych sygnałów, które zostały przez nas w otoczenie wyrzucone. Które struktury czynnościowe są bardziej autentyczne, to jest prawdziwie odtwarzają to, co w danym człowieku jest najistotniejsze. Czy te które tworzą się w strukturach czasowych, planowania i samokontroli, czy też te, które powstają w bezpośrednim zetknięciu z otoczeniem, w strukturze przestrzennej? Pierwsze odczuwamy sami jako bardziej nasze, a drugie są prawdziwsze, przez to, że stanowią syntezę dotychczasowych struktur czynnościowych. W każdym bowiem ruchu, czy będzie to słowo wypowiedziane, czy napisane, czy gest, czy skrzywienie twarzy, czy postawa ciała, zawiera się dany człowiek. Możemy go bez trudności rozpoznać po charakterze pisma, po sposobie chodzenia lub mówienia. W każdym szczególe zawarta jest całość, dotychczasowe plany i doświadczenia. Z drugiej jednak strony, wejście w przestrzeń wspólną, w której obok naszych struktur czynnościowych znajduje się wielka liczba struktur czynnościowych innych ludzi, zarówno tych, z którymi obecnie się spotykamy jak i tych których ślad zachował się w tej wspólnej przestrzeni mimo że sami już dawno odeszli dziedziczenie społeczne a także struktury czynnościowych świata zwierzęcego gdyż one też nie są bez wpływu na nasze formy zachowania zwłaszcza wówczas gdy żyje się bliżej świata przyrody powoduje Iż wyrzucone przez nas we wspólną przestrzeń nasze struktury czynnościowe ulegają, jak kamienie w wartkim prądzie rzeki, wygładzeniu, dopasowują się do struktur przeważających w danej chwili w tej wspólnej przestrzeni. Poza tym, ustrój analogicznie, jak w wypadku sygnałów dochodzących do niego z otoczenia, dokonuje selekcji. Na zewnątrz, Wypuszczone są tylko te sygnały struktury czynnościowe, które mogą być akceptowane we wspólnej przestrzeni. Na skutek tego często się zdarza, że to, co w planowaniu i w kontrolowaniu jest oryginalne i nieraz wielkie, po wyrzuceniu na zewnątrz staje się zwykłe i banalne. Zazwyczaj człowiek czuje się w strukturze czasowej planu i jego kontroli większy i oryginalniejszy niż jest nim w strukturze przestrzennej. Swego wyładowania w zewnętrznej aktywności. Przestrzeń wspólna w przeciwieństwie do własnej, jest przestrzenią spraw drobnych i codziennych. Wprawdzie i tu zdarzają się wielkie, oryginalne i zaskakujące otoczenie czyny, jednak wspólny charakter tej przestrzeni wymaga, by patos sygnałów indywidualnych został zamieniony na drobną monetę sygnałów dla każdego przystępnych, bo ludzie. Jak pisze, zawiejski, mogą żyć tylko przez wspólnotę tego, co w nich jest małe i pospolite. I zdarza się niestety nierzadko, że człowiek zostaje z czasem starty i spłycony przez pospolitość wspólnej przestrzeni, jest coraz mniej sobą, a coraz bardziej przyjmuje obiegowe w niej struktury jako własna. Ma wówczas poczucie frustracji własnego życia. Nigdy nie czuje się w pełni sobą, ma wrażenie, że stale musi grać kiepską komedię. Typologia A: Trzy fazy aktywności. Wiele typologii ludzkich opiera się na podziałach wywodzących się z trzech faz aktywności. Introwertycy, schizotymicy byliby ludźmi, u których przeważa pierwsza lub trzecia faza działalności czyli ludźmi których aktywność koncentruje się w czasie a mniej we wspólnej przestrzeni u schizotymików koncentruje się raczej w czasie przyszłym plany i marzenia są ich ulubioną aktywnością a u psychasteników i ludzi o osobowości obsesyjnej anankastycznej raczej w czasie przeszłym przeżuwają oni każdą swoją aktywność system samokontroli jest zwykle u nich przesadnie rozbudowany Ekstrawertycy, syntonicy, cyklotymicy byliby tymi, u których druga faza aktywności przeważa nad innymi. Silniej łączą się oni ze swoim otoczeniem i bezpośrednie z nim zetknięcie stanowi dla nich istotny smak życia. Żyją bardziej przestrzenią niż czasem. Ważniejsza jest dla nich chwila obecna niż przyszłość i przeszłość. Ludzie o historycznym typie osobowości stanowiliby klasę pośrednią. Istotne jest dla nich bezpośrednie zetknięcie z rzeczywistością, możność wyładowania się w działaniu, ale to wejście we wspólną przestrzeń ma u nich swoisty charakter. Plan i kontrola są w nim tak silne, że nigdy nie jest ono całkowicie spontaniczne, ale trochę sztuczne i teatralna steryk wchodzi we wspólną przestrzeń jak aktor na scenę. Chce wywrzeć wrażenie na otoczeniu, wykonać swój piruet. Nie jest to starcie struktur własnych ze strukturami przestrzeni wspólnej, którym zwycięża się i zostaje zwyciężonym, ale manipulowanie sobą i otoczeniem, jak lalkami w szopce. Zarówno obraz własny, jak otoczenia. Jest nieprawdziwy, zgodny z żywionymi pragnieniami, a nie z rzeczywistością. W niektórych kręgach kulturowych kładzie się większy nacisk na pierwszą i trzecią fazę aktywności. Są to kultury bardziej kontemplacyjne, skupione w innych znów na drugą fazę, gdy główny wysiłek ich członków koncentruje się. Na zewnętrznej aktywności i nieustannym przekształcaniu otoczenia. Także pewne zawody są bardziej kontemplacyjne, a inne bardziej aktywne. Warunki wychowania w dzieciństwie, atmosfera domowa, możliwość ekspansji w otaczającą przestrzeń i temu podobne wpływają na to, że jedni ludzie koncentrują swoją aktywność raczej na drugiej fazie, a inni na pierwszej i trzeciej. W młodości, jak wspomniano, przeważa faza pierwsza, w wieku dojrzałym druga, a na starość trzecia. Wiele różnorodnych czynników wpływa więc na to, że rytm poszczególnych faz u każdego człowieka przedstawia się inaczej. Nie można jednak uwolnić się od tego rytmu. Jest w nim bowiem pulsowanie granic oddzielających żywy ustrój od jego otoczenia. Ustrój zamyka się we własnej przestrzeni, by znów otworzyć się do otaczającego świata. Jest też w tym rytmie dialektyka budowy i niszczenia, śmierci i zmartwychwstania. By coś nowego powstało, stare musi być zniszczone, inaczej grozi skostnienie i zaskorupienie. To, co odczuwamy jako psychopatyczną osobowość, jest właśnie następstwem braku entropii pewne struktury czynnościowe nie ulegają zniszczeniu. I przeszkadzają człowiekowi w jego kontakcie z rzeczywistością, która wymaga zarówno budowy, jak i niszczenia struktur czynnościowych. W życiu społeczeństw też można obserwować skostnienie pewnych struktur czynnościowych, wskutek czego zostaje zahamowana ewolucja kultury. Dopiero gwałtowne wybuchy entropii w postaci rewolucji, wojen burzą starą strukturę. By w jej miejsce z czasem mogła wytworzyć się nowa, bardziej dostosowana do życia. Fakt, że wszystko, co żyje, musi umrzeć, i to nie tylko w życiu jednostki, ale całych społeczeństw, nie jest miły dla naszej świadomości. Niszczenie bywa okrutne i tragiczne. Pocieszeniem jest to, iż życie toczy się dalej. Po śmierci następuje zmartwychwstanie, po zimie wiosna. Przestrzeń indywidualna i wspólna. Wejście w przestrzeń wspólną zmusza do wymiany siebie na drobne. To, co w nas wielkie, oryginalne, niezwykłe, musi być zamknięte w przestrzeni własnej, gdyż zazwyczaj przestrzeń wspólna nie może tego zaakceptować. Wskazani jesteśmy na swą sferę intymności. Nie możemy wyśpiewać tego, co czujemy i zawsze jest w nas trochę z ogórka gałczyńskiego. Ogórka. Który nie śpiewa. Ale jednak są sytuacje w przestrzeni wspólnej, które zmuszają nas do zasadniczych decyzji i wypowiedzi. Wtedy zdarza się sytuacja odwrotna. Ta sytuacja nas przerasta. Nie możemy zdobyć się na wyrzucenie w nią struktury czynnościowej odpowiedniej do niezwykłości stojącego przed nami zadania. Czujemy się zbyt mali, brak nam odwagi. Niekiedy jedynym wyjściem wydaje się śmierć. I zdarza się, że po człowieku zostaje gest, słowo, czyn lub inna struktura czynnościowa wyrzucona we wspólną przestrzeń. Ten znak rzucony otoczeniu staje się nieśmiertelny. Przestrzeń wspólna nie zawsze zatem obniża walor struktur czynnościowych. Czasem zmusza ona człowieka do wyjścia poza swe własne ograniczenia, do okazania się większym, niż by sam przypuszczał. Przestrzeń wspólna jest przestrzenią sprawdzenia. W niej sprawdzają się struktury czynnościowe zaplanowane w fazie pierwszej, a z nimi sprawdza się cały człowiek. Każda bowiem struktura jest jego całką, całką jego dotychczasowych planów i doświadczeń. W przestrzeni wspólnej wiele struktur własnych zostaje zniszczonych, przekształconych, jest w niej duży potencjał niszczenia. Jeśli proces entropii Określamy symbolem śmierci, to w przestrzeni wspólnej czyha śmierć. Dlatego wejście w nią budzi lęk, ale jednocześnie pociąga. Człowiek musi bowiem wciąż siebie sprawdzać, a poza tym ekspansja w otaczający świat jest podstawowym dążeniem wszystkiego, co żyje. Nie można uciec przed tym prawem życia. Gdy lęk przed wspólną przestrzenią weźmie górę, jak to się dzieje np. w schizofrenii, izolacja od otoczenia, autyzm, występujące zazwyczaj jeszcze przed wybuchem ostrej psychozy, zamknięte w przestrzeni struktury czynnościowe zostają w sposób dramatyczny wyrzucone na zewnątrz. Świat wypełnia się wizjami, które dostały się z wnętrza na zewnątrz. Po tej erupcji świata własnego zostaje nieraz pustka, gdyż nie można już wrócić do wspólnej przestrzeni. Bywają też mniej dramatyczne wypadki wycofania się ze wspólnej przestrzeni. Na przykład, może ona być za ciasna, nie dawać człowiekowi możliwości rozwinięcia swych tendencji twórczych. Czuje się w niej skrępowany, sfrustrowany. Struktury czynnościowe w niej obowiązujące. Mogą być tak sprzeczne ze strukturami własnymi danego człowieka, iż stałe naginanie się do nich, noszenie maski, zakłamanie, które przenika aż do wnętrza wszystko to sprawia, że człowiek coraz bardziej wycofuje się do własnej przestrzeni, zamyka się we własnym świecie, stosuje metodę tak zwanej emigracji wewnętrznej. Dla ludzi starych przestrzeń wspólna przestaje już być ich przestrzenią. Ich formy myślenia i przeżywania nie pasują do tego, co ich otacza. Wycofują się oni do krainy wspomnień, żyją czasem minionym. Można by rozróżnić dwa zasadnicze sposoby poruszania się we wspólnej przestrzeni: sposób otwarty i opancerzony. W pierwszym wypadku człowiek rzeczywiście się otwiera: rozbija granicę oddzielającą go od świata otaczającego, wchodzi w wir życia, nie boi się zetknięcia z rzeczywistością. Śmiało wyrzuca z siebie własne struktury czynnościowe, nie czuje się skrępowany, łatwo przyjmuje za własne struktury otoczenia i nie rozpacza zbytnio, gdy w jego starciu z rzeczywistością ulegają zniszczeniu. W drugim podejście do otoczenia ma charakter instrumentalny. Człowiek dąży tu jedynie do tego, by w nim zrealizować tylko swoje plany. Reszta go nie obchodzi. Otoczenie jest tylko przedmiotem, Służącym ewentualnie do wykorzystania we własnym dążeniu do celu. Człowiek nie otwiera się na działanie wspólnej przestrzeni, ale jeszcze silniej się opancerza, a otoczenia używa jako instrumentu do osiągnięcia celu. Podejście tego typu jest dość charakterystyczne dla ludzi o schizoidalnym typie osobowości, ale wynikać ono też może ze swoistych warunków środowiskowych. Które paraliżują kontakt emocjonalny z otoczeniem. Zdarza się tak zazwyczaj, gdy płaszczyzna kontaktu z otoczeniem jest pochyła, gdy dąży się przede wszystkim do uzyskania nad nim władzy. Przedmioty otoczenia stają się wówczas pionkami, którymi człowiek stara się manipulować. Podejście tego typu jest charakterystyczne dla współczesnej kultury technicznej. Techniczne spojrzenie na świat. Postawa taka, może zaspokajać tendencje twórcze. Władza bowiem umożliwia przekształcanie środowiska wedle swego planu, ale nie zaspokaja tendencji do rozbicia granicy oddzielającej własny świat od otaczającego. Człowiek pozostaje właściwie nadal zamknięty w swoich granicach, nie otwiera się na działanie wspólnej przestrzeni, ale przeciwnie, jeszcze bardziej się opancerza, bo chce w ten sposób. Doprowadzić do bezwzględnego przeprowadzenia własnej struktury czynnościowej. Kontakt taki zubarza go o to, co w zetknięciu z rzeczywistością jest bardzo istotne a mianowicie wzajemne ścieranie się struktur czynnościowych środowiska i własnych. Wchodząc w przestrzeń wspólną, musi się być gotowym do wyrzucenia w nią własnych struktur czynnościowych, ale też na przyjmowanie z niej struktur otoczenia. W starciu z otoczeniem proces wymiany musi być obustronny. Dlatego powinna przeważać postawa otwarta w stosunku do otoczenia postawa do o dodatnim znaku uczuciowym. Gdy przeważa postawa od, gdy człowiek jeszcze bardziej chroni granicę oddzielającą go od otaczającego świata, przestrzeń wspólna staje się przestrzenią martwą, którą wykorzystuje się jako materiał do osiągnięcia własnego celu. Traci się to, co w kontakcie z rzeczywistością jest najbardziej pasjonujące i zapładniające. Jej żywy, dynamiczny, nieprzewidywalny charakter. Przestrzeń wspólna jest przede wszystkim społeczną. Najważniejsze bowiem w niej są sygnały, które pochodzą od innych żywych istot tego samego gatunku. W wypadku człowieka są to struktury czynnościowe, wyrzucone w tę przestrzeń przez innych ludzi i mieszczące się w niej z naszymi. Jedne zwyciężają i mnożą się, inni je bowiem przejmują, drugie zaś giną i człowiek, chcąc, nie chcąc, musi z nich rezygnować. Z niektórych rezygnuje z góry, wiedząc, że nie znajdą one aprobaty we wspólnej przestrzeni, że spotkają się z ośmieszeniem lub potępieniem już w tej bowiem fazie aktywności działa mechanizm kontrolny, charakterystyczny dla fazy trzeciej. Tylko gdy w fazie trzeciej mieści się on w granicach ustroju, tworząc system kontroli. W fazie drugiej jest jeszcze na zewnątrz, we wspólnej przestrzeni. Tym zewnętrznym systemem kontroli jest zwierciadło społeczne. Człowiek, wchodząc we wspólną przestrzeń, musi wyrzec się swojej intymności. Od momentu wejścia w ludzką wspólnotę jest on skazany na to, że każdy jego ruch, każde słowo i każdy gest będą oceniane przez innych ludzi. Dlatego też wspólna przestrzeń ma w sobie coś ze sceny. Jesteśmy na niej aktorami. Gdy liczymy na przychylną ocenę otoczenia, nasze zachowanie jest swobodniejsze, bez oporu rzutujemy w tę przestrzeń nasze struktury czynnościowe. Gdy zaś liczymy się z surową oceną, Hamujemy wyrzucanie struktur własnych do otaczającej przestrzeni. Zachowanie nasze jest skrępowane, staramy się narzucić sobie te struktury, które są na pewno aprobowane w tej przestrzeni. Wejście więc w przestrzeń wspólną pod osąd otoczenia zmusza nas do fałszu. Nie możemy być całkowicie wierni temu, co w nas tkwi. Musimy nasze struktury czynnościowe dopasować do praw obowiązujących we wspólnej przestrzeni. Inaczej bowiem z miejsca zostaną one potępione przez społeczne zwierciadło. Poczucie rozszczepienia między tym, co jest w nas, a co wolno nam na zewnątrz okazać, w znacznym stopniu zależy od uczuciowego nastawienia do otoczenia. Gdy przeważają uczucia pozytywne, postawa do poczucie tego rozszczepienia jest znacznie mniejsze niż wówczas, gdy przeważają uczucia negatywne, postawa od. Problem ten szczególnie ostro występuje w schizofrenii. Poczucie rozszczepienia jest wyraźniejsze u ludzi należących do typu schizotymicznego, introwertywnych, niż u syntoników, cyklotymików czy ekstrawertywnych. Element kontroli, istniejący już w drugiej fazie aktywności, hamuje jej spontaniczność. Pod jego wpływem przestrzeń się kurczy. Już nie jest tak łatwo realizować w niej własne plany aktywności. Trzeba je modyfikować stosownie do wymagań wspólnej przestrzeni. W ten sposób nigdy nie ma się do czynienia z czystymi fazami. W każdej z nich istnieją domieszki innych faz. I tak w fazie zewnętrznej aktywności zawsze istnieje domieszka planowania i kontroli. Nasilenie metabolizmu informacyjnego jest największe w fazie drugiej. Przepływ informacji jest w niej najobfitszy. W fazie pierwszej i trzeciej, planowanie i kontroli, przepływ ten ograniczony jest raczej do minimum, gdyż tego wymaga konstrukcja i rekonstrukcja planów dokonująca się w tych fazach. Są to fazy anaboliczne, budowy, a więc wymagające większego spokoju, zamknięcia się we własnej czasoprzestrzeni. Natomiast otwarcie granic oddzielających świat własny od otaczającego wzmaga gwałtownie przepływ informacji w obu kierunkach. Struktury własne są wyrzucane na zewnątrz, a struktury otoczenia przyjmowane z zewnątrz. Nigdy fazy nie są ostro od siebie oddzielone. Każda faza, jak mozaika, rozbija się na fazy drobniejsze, składające się z kolei też z trzech faz, a te z kolei na jeszcze drobniejsze. Określenie fazy zależy od długości odcinka czasu. W każdym odcinku czasowym można rozróżnić fazę planowania zewnętrznej aktywności kontroli. Jeśli rozpatrujemy więc wydarzenia w dłuższym odcinku czasu, to każdą fazę możemy z kolei rozbić na trzy fazy, gdy zastosujemy skalę czasu o krótszych odcinkach. W fazie planowania znajdziemy wówczas trzy fazy. Planowania, zewnętrznej aktywności i kontroli. To samo w fazie zewnętrznej aktywności, w fazie kontroli, itd. Tak Metabolizm informacyjny jest procesem ciągłym ma swoje nasilenia i depresje. Typową depresją fizjologiczną metabolizmu informacyjnego jest sen i przebiega trójfazowo. Jego trójfazowość można prześledzić nawet w najmniejszych odcinkach czasu. Maksimum nasilenia metabolizmu występuje w fazie drugiej, gdy otwiera się granica między światem własnym a otaczającym. Potrzeba metabolizmu informacyjnego. Zredukowanie metabolizmu informacyjnego prowadzi do poważnych zaburzeń. U zwierząt chowanych w izolacji rozwój psychiczny i fizyczny jest zahamowany, a kora mózgu cieńsza niż u zwierząt kontrolnych. Ludzie poddani izolacji lub działaniu monotonnych bodźców bądź bodźców zniekształconych, nie dających się rozróżnić, wykazują szereg zaburzeń psychicznych, jak dezorientacja czasowa i przestrzenna, zaburzenia w logicznym myśleniu, zaburzenia w strukturowaniu wrażeń, na przykład nie potrafią odrysować figury geometrycznej, zaburzenia w schemacie własnego ciała. Iluzje i halucynacje, niepokój dochodzący do stanów paniki, zaburzenia wegetatywne i temu podobne. Podkreśla się, że kontakt z rzeczywistością jest konieczny do strukturalizowania przeżyć, bez niego przestrzeni i czas zaczynają się rozpływać, a także zaciera się granica między ja a otaczającym światem. Wrażenie półsno. Łatwość tworzenia się iluzji halucynacji, łatwość projekcji urojeniowych. Dalecy jeszcze jesteśmy od zrozumienia, w jaki sposób tworzy się obraz otaczającej nas rzeczywistości. Ale na pewno jego istotnym elementem jest określona struktura czasoprzestrzenna. Struktura ta ulega stosunkowo szybko rozbiciu w izolacji od otaczającego świata. Należy więc przypuszczać, że do jej powstania i utrzymania jest konieczny stały kontakt z rzeczywistością, druga faza aktywności. Człowiek w odosobnieniu szybko zatraca poczucie czasu i przestrzeni, szuka jakichkolwiek wskazówek, które by mu ułatwiły orientację czasową i przestrzenną, gdyż brak tej orientacji wyzwala uczucie niepokoju. Rozbicie struktury czasoprzestrzennej powoduje, że myśli tracą swój logiczny porządek. Biegną tu i tam, uczucia stają się bardziej rozlane i nieokreślone, człowiek zatraca swe granice. Czasem odczuwa się to przyjemnie jako roztopienie w otaczającym świecie. Przepływ informacji jest równie konieczny dla ustroju, jak przepływ energii i przerwanie go grozi desintegracją struktur czynnościowych a w dalszej kolei rzeczy struktur morfologicznych natężenie przepływu informacji stale oscyluje a przykładem tego są omawiane trzy fazy aktywności nawet w czasie snu przepływ informacji istnieje w formie śladowej mimo że dopływ informacji ze świata zewnętrznego zredukowany jest do minimum za to bogatszy jest wówczas strumień informacji pochodzących z wnętrza ciała. Do stworzenia porządku czasowego, przestrzennego i przyczynowego, konieczny jest kontakt z otaczającym światem. Porządek ten tworzy się we wspólnej przestrzeni. Nie jest to porządek wyłącznie jednostkowy, ale wytworzony wspólnym ludzkim wysiłkiem. Tworzy się on ze starcia własnych struktur czynnościowych ze strukturami innych ludzi. Tutaj można doszukać się zasadniczej różnicy między metabolizmem energetycznym a informacyjnym. Struktury czynnościowe metabolizmu energetycznego są wyłącznie własne. Wprowadzenie obcej struktury wywołuje gwałtowną i nieraz śmiertelną reakcję. Szok anafilaktyczny. Natomiast struktury czynnościowe metabolizmu informacyjnego są wspólne, gdyż maksymalne ich natężenie występuje we wspólnej przestrzeni. Ciało jest własne, a duch jest wspólny. Człowiek nie może być samotny. Izolacja rozbija jego porządek czasowy, przestrzenny i przyczynowy. W samotności czuje się niepewne, ogarnia go niepokój. Zatraca poczucie rzeczywistości i temu podobne. Wspólna przestrzeń ma też duże znaczenie dla uporządkowania naszego życia uczuciowego. Uczucia, które w przestrzeni własnej nabierają nieraz katastroficznych proporcji, maleją, gdy wejdzie się we wspólną przestrzeń, stają się łatwiejsze do zniesienia, a nawet zmieniają swój znak sujemnego na pozytywne. Wiadomo z codziennych doświadczeń, jak narasta lęk w samotności, jak aktywność zewnętrzna, kontakt z innymi ludźmi znacznie zmniejsza jego nasilenie. Uczucia negatywne, żywione do jakiejś osoby, zwykle zmniejszają swe nasilenie, a zdarza się, że nawet zmieniają swój znak, gdy jesteśmy z daną osobą w kontakcie, gdy z nią spokojnie porozmawiamy i temu podobne. Bywa też odwrotnie. Że uczucia wielkiej miłości bledną w codziennym kontakcie z ukochaną osobą. Wspólna przestrzeń zmniejsza na ogół napięcie uczuciowe, ze zimnych i gorących uczucia stają się w niej letnie. Problem ten szczególnie ostro występuje w schizofrenii, w której wycofanie się ze wspólnej przestrzeni prowadzi do niezwykle silnych przeżyć emocjonalnych. Chory jest nimi owładnięty i gubi się w ich chaosie. Dlatego koloryt emocjonalny schizofrenii jest tak niezwykły i nieraz groźny. Niewiadome w pierwszej i drugiej fazie aktywności. Zarówno pierwsza, jak i druga faza aktywności rozgrywają się w polu niewiadomego. Nie wiadomo, co z planowania wyniknie, i nie wiadomo. Jaki będzie efekt starcia z rzeczywistością? Może właśnie ta niewiadoma jest czymś w życiu fascynującym? Odczuwamy przed nią lęk, ale zarazem ona nas pociąga i zmusza do wejścia w wir życia. Trudno sobie wyobrazić, jak kształtowałoby się nasze życie, gdyby zamiast znaku zapytania przed nami był już widoczny efekt naszej aktywności. Wyobrażamy sobie, jaką męką jest życie ludzi, którzy wiedzą, że będą musieli w określonym czasie pożegnać się ze swoim życiem w porównaniu z tymi ludźmi, którzy wprawdzie też zdają sobie sprawę, że muszą umrzeć, ale nie znają ostatecznego terminu. Dzięki niewiadomemu może rodzić się nadzieja. Jest ona optymistyczną projekcją w teren nieznany. Gdy coś jest znane, nadzieja traci sens swego istnienia. W trzeciej fazie aktywności nieznane zmienia się w znane przyszłość w przeszłość. Pole, które było przed nami, jest już za nami. Teraz przychodzi kolej na analizę tego, co się dokonało na porównanie planu z rzeczywistością przyszłości z przeszłością. Porównanie to zazwyczaj nie wypada korzystnie. Wykonanie jest gorsze od planowania. Dzięki tej niedoskonałości wykonania rodzą się uczucia negatywne, które są do pewnych przynajmniej granic bodźcem do ulepszania planu. W ten sposób dąży się do doskonałości, która jest w zasadzie nieosiągalna. Nierzadko jednak uczucia negatywne wywołane rozbieżnością między planem, a wykonaniem przekraczają granice, do której ich działanie jest mobilizujące. Zamiast mobilizować, hamują wówczas człowieka w jego aktywności, powodują, że redukuje on swe plany i izoluje się od otoczenia. We wszystkich trzech fazach aktywności głównym nurtem uczuć negatywnych jest lęk na jego tle mogą występować inne uczucia, na przykład agresji. Fakt, że w pierwszej i drugiej fazie aktywności dominuje uczucie lęku, jest, jak się zdaje, zrozumiały, gdyż człowiek staje wobec nieznanego, a nieznane zawsze budzi lęk. Nie wiadomo, co nastąpi, co się stanie, jaki będzie wynik naszego wysiłku, czy zwyciężymy, czy też zostaniemy pokonani. Natomiast w trzeciej fazie stoi się wobec przeszłości, wobec dokonanego, kiedy już wszystko jest znane. Lęk w tej fazie ma więc inny charakter niż w dwóch fazach poprzednich. Jest to lęk czasu przeszłego, wywodzący się z poczucia winy, że czas ten nie został należycie zużyty, że zamiast stać się konstrukcyjne stał się destrukcyjne. Że zamiast posunąć się na tym odcinku czasu naprzód, cofnęliśmy się. Czas, zamiast stać się naszym zyskiem, stał się naszą stratą, stał się czasem utraconym. Lęk jest sygnałem niebezpieczeństwa. W pierwszej i drugiej fazie niebezpieczeństwo kryje się w czasie przyszłym, a w trzeciej fazie w czasie przeszłym. Niebezpieczeństwo czasu przeszłego. Polega na tym, że czas ten został zepsuty, to jest nie został wykorzystany jak należy. Czas biologiczny ewolucja. To, że niebezpieczeństwo kryje się w czasie przyszłym lub przeszłym, każe nam zastanowić się nad specyficznym znaczeniem czasu w przyrodzie ożywionej. W przeciwieństwie do przyrody nieożywionej i świata technicznego które egzystować mogą poza czasem, to znaczy mogą funkcjonować niezależnie od tego, w jakich układach czasowych zostaną umieszczone. W przyrodzie ożywionej czas stanowi zasadniczą składową każdego ustroju, to jest każdy żywy ustrój ma swój indywidualny czas czas biologiczny. W ustrojach żywych czas tkwi wewnątrz, w martwych, nieożywionych na zewnątrz. Czas biologiczny oznacza rozwój, nic nie może stać w miejscu, wszystko się zmienia i dąży do zmiany na lepsze. Ewolucja jest zasadniczą cechą przyrody ożywionej, i dlatego czas stanowi tak ważną jej część składową. Lęk związany z czasem przeszłym jest sygnałem, że prawo ewolucji zostało w którymś miejscu naruszone. Ten sygnał zmusza ustrój do skontrolowania swych planów aktywności i w ten sposób do poprawy linii ewolucji. W tym znaczeniu można by mówić o biologicznym sumieniu czyli o układzie samokontroli, który prowadzi ustrój w kierunku maksymalnego rozwoju. Niestety, nie dysponując subiektywnym obrazem życia w świecie zwierzęcym, nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, czy zwierzęta mają coś podobnego do ludzkiego sumienia. Na pewno jednak dysponują one, jak zresztą wszystkie ustroje żywa, nawet wszelkie układy samosterujące, łącznie z technicznymi systemami samokontroli, to jest, sprzężeniami zwrotnymi. Należy przypuszczać, że na najwyższym stopniu integracji systemy te docierają przynajmniej częściowo do świadomości, gdy się oczywiście założy, że zwierzęta ją posiadają. I prawdopodobnie stanowią one ważną część przeżyć świadomych. Obserwując zresztą zachowanie się zwierząt, można przypuszczać, że wykazują one pewne cechy świadczące o istnieniu w nich sumienia czy poczucia winy, wstydu, lęku przed karą i temu podobne. Na jakich zasadach opiera się ocena własnej aktywności? Stwierdzenie, że Ocenia się jej wkład w proces ewolucji, ma charakter ogólnikowy i stawia nas wobec tylu nowych pytań, choćby w rodzaju: do czego zmierza ewolucja, że trudno na tym stwierdzeniu się oprzeć? Bezsprzecznie jest to stwierdzenie prawdziwe, bo dzięki działaniu układów samokontroli zostają z czasem wyeliminowane fałszywe formy zachowania to jest struktury czynnościowe, Mniej przydatne z punktu widzenia ewolucji. Zjawisko to szczególnie wyraźnie występuje na niższych szczeblach integracji, gdzie proces eliminacji ma się już za sobą. Na przykład kontrola aparatu ruchowego na ogół wyeliminowała w ciągu rozwoju filogenetycznego i ontogenetycznego struktury czynnościowe zbyteczne, fałszywe, niezręczne i temu podobne. To samo dotyczy różnego rodzaju układów autonomicznych, samoregulujących. Gdy jednak ma się do czynienia z całościową analizą zachowania, określenie funkcji układu samokontrolującego staje się znacznie trudniejsze, gdyż mamy do czynienia ze zjawiskiem instatu nascendi. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie wynik kontroli i eliminacji, co ma okazać się dobre. A co złe? Celowość procesu ewolucji potrafimy ocenić ex post, ale nie w trakcie jego działania. Ocena zjawisk z punktu widzenia procesu ewolucji jest metodą historyczną i da się ją stosować jedynie w tych wypadkach, gdy dysponujemy większą perspektywą czasu, jak na przykład w wypadku struktur czynnościowych dawno już utrwalonych, autonomicznych automatyzmów ruchowych i temu podobne. Metoda ta okazuje się zawodna w wypadku tworzących się dopiero stereotypów zachowania, gdy nie wiemy jeszcze, jak będzie przebiegać ewolucja. Geneza układu samokontroli Jeśli nie jesteśmy w stanie określić ogólnego kierunku, celu, do jakiego zmierza układ samokontroli, biologiczne sumienie, spróbujmy prześledzić jego genezę. Z nieprzerwanego strumienia sygnałów informacji, które krążą między ustrojem a jego środowiskiem, zasadnicze znaczenie dla modyfikacji czynności ustroju to jest dla tworzenia nowych struktur czynnościowych, dla zmiany planów aktywności i temu podobne, mają sygnały zwrotne. Informują one o tym, jak dana aktywność została wykonana i jaką wywołała reakcję w otoczeniu. Jest to strumień informacji najważniejszy, gdyż modeluje on aktywność ustroju. Fakt, że spośród różnorodnych informacji dochodzących z otaczającego świata do ustroju informacje zwrotne są najważniejsze, implikuje, iż obraz świata wytwarzany przez ustrój jest w głównej mierze zdeterminowany przez aktywność tego ustroju w tym świecie. Jest to w pewnym sensie zamknięte koło. Poznajemy taki świat, jakim go stwarzamy. Sygnały zwrotne mają jednak swoją hierarchię ważności. Najważniejsze z nich są te, które dotyczą świata społecznego to jest, osobników tego samego gatunku. Na społeczny charakter wymiany sygnałów składa się wiele czynników, a przede wszystkim ten, że sygnał wytworzony przez jednostki dla samego gatunku jest zawsze bliższy, i zrozumialszy niż sygnały wytwarzane przez jednostki należące do innych gatunków czy przedmioty świata nieożywionego. Drugim czynnikiem jest to, że świat społeczny jest rozszerzeniem grupy rodzinnej, a więc grupy powstałej na zasadzie drugiego prawa biologicznego zachowania życia gatunku. Zatem jest to środowisko biologicznie bliższe. Trzecim czynnikiem jest rola zwierciadła społecznego. Ta rola sprawia, że świat społeczny ma zawsze inny charakter niż reszta otaczającego świata. Jest on naszym obserwatorem, podczas gdy w stosunku do reszty świata my jesteśmy obserwatorami i nie bierzemy pod uwagę możliwości, że świat ten może nas obserwować i sądzić. W stosunku do świata społecznego też jesteśmy jego obserwatorami, ale jeszcze mocniej odczuwamy fakt, że sami jesteśmy przezeń obserwowani i oceniani. Dlatego sygnał ze świata społecznego jest z natury rzeczy kontrolujący. System kontroli jest więc przede wszystkim systemem społecznym. Fakt ten ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia genezy struktury czynnościowych. Tworzą się one i modyfikują pod wpływem sygnałów zwrotnych. Sprzężenia zwrotnego, a te składają się głównie z sygnałów społecznych czyli wytwarzane przez nas struktury czynnościowe nigdy nie są w pełni własne, ale są wynikiem wpływów struktury czynnościowych otaczającego świata społecznego. W przeciwieństwie do indywidualnego charakteru metabolizmu energetycznego, metabolizm informacyjny ma charakter społeczny. Ciało jest moje, ale duch jest nasz wspólny. Poczucie własności w trzech fazach aktywności. Poczucie własności różnie się kształtuje w poszczególnych fazach aktywności. W pierwszej fazie mamy wrażenie, że plany aktywności są nasze, mimo że w rzeczywistości istnieją w nich struktury czynnościowe wzięte z otaczającego świata. W drugiej fazie Dochodzi do starcia własnych struktur czynnościowych ze strukturami otoczenia. W starciu tym nasila się poczucie własności, struktury własne przeciwstawiają się strukturom otoczenia. Jednocześnie jednak w starciu tym scalają się struktury własne ze strukturami otoczenia, także to, co przynależy do otoczenia, staje się własne. W trzeciej fazie główny strumień informacji pochodzi ze zwierciadła społecznego. Jest on zawsze czymś obcym, nawet wówczas, gdy wchłonięty przez naszą świadomość, staje się jej integralną częścią w postaci głosu sumienia. Obserwator zewnętrzny zmienia się w obserwatora wewnętrznego. On nas śledzi, ocenia, krytykuje. Ale zawsze pozostaje jakby drugą osobą, która w nas tkwi. Jemu, on przeciwstawia się ja. Lęk trzeciej fazy aktywności jest lękiem przed tym sędzią, który znajduje się na zewnątrz, zwierciadło społeczne lub, lub wewnątrz sumienia. Jest to więc lęk w zasadzie o charakterze społecznym. Lęk przed potępieniem społecznym, przed wykluczeniem z grupy społecznej. W miarę ewolucji, zależność jednostki od środowiska społecznego staje się coraz większa, a tym samym zagrożenie utraty więzi społecznej jest równoznaczne z zagrożeniem śmiercią biologiczną. Znaczenie sygnału zagrożenia w miarę ewolucji przesuwa się z lęku biologicznego na lęk społeczny. Lęk sumienia moralny. Można by traktować jako zinternalizowany lęk społeczny. W ten sposób część otaczającego świata, jako część najważniejsza, bo nas oceniająca, znajduje się stale w nas i nas stale krytykuje. Niebezpieczeństwo nie jest już na zewnątrz, ale wewnątrz, w nas samych. Ewolucja lęku. Można by prześledzić, jak na skutek internalizacji zwierciadła społecznego w miarę ewolucji, ciężar zagrożenia przesuwa się ze zewnętrznego niebezpieczeństwa na niebezpieczeństwo tkwiące w otoczeniu społecznym, a wreszcie na niebezpieczeństwo tkwiące w nas samych. Ewolucja lęku postępuje od zewnątrz do środka: najpierw boimy się tego, co na zewnątrz nas. A w końcu tego, co w nas. W skrócie, tę ewolucję przechodzi się w trzech fazach aktywności. W pierwszej fazie boimy się tego, co będzie, tego, co jest na zewnątrz, poza własną przestrzenią. W drugiej fazie, to jest aktywności zewnętrznej, zwykle napięcie lękowe maleje, gdyż lęk wiąże się ze współrzędnymi czasu, a w tej fazie dominują współrzędne przestrzenne. W drugiej fazie zagrożenie nadal pozostaje w przestrzeni zewnętrznej, ale w tej fazie przestrzeń ta nie jest przed nami ani za nami, ale my jesteśmy w niej. W trzeciej fazie przestrzeń wspólna jest już za nami, ale część jej w postaci sygnałów zwrotnych pozostaje w nas i ona jest właśnie głównym źródłem lęku. Lęk trzeciej fazy, czyli lęk czasu przeszłego, jest przede wszystkim lękiem przed potępieniem. Mimo, że potępienie to może wyłącznie być głosem sumienia, to jednak ma ono zawsze charakter zewnętrzny, co wynika z genezy układu samokontroli. I mimo, że lęk trzeciej fazy odnosi się do czasu przeszłego, ponieważ wywodzi się z lęku przed środowiskiem społecznym, jest on też lękiem przed przyszłością. Tą nieznaną przyszłością jest kara, jaka spotkać nas może ze strony tego środowiska. Lęk zawsze jest związany z kategoriami czasu i to czasu przyszłego, nawet wówczas, gdy, jak w trzeciej fazie, dotyczy on wyraźnie przeszłości. W rzeczywistości jest on rękiem przed przyszłością. W fazie pierwszej wkraczamy w przyszłość niewinni. Planowane struktury czynnościowe nie zostały jeszcze wypróbowane. Natomiast w trzeciej fazie wkraczamy w przyszłość obciążeni winą, gdyż nasza struktura czynnościowa została już wyrzucona we wspólną przestrzeń. Czekamy na wyrok otoczenia. Wyrok ten... Mieszcząc się na zewnątrz i wewnątrz nas, mimo że częściowo wiadomy, nigdy nie jest całkowicie odsłonięte. Gdzieś czeka nas sąd ostateczny, nagroda lub potępienie. Nawet więc w czasie przeszłym, w tym, co się dokonało i co jest poza nami, kryje się czas przyszły, czas ostatecznego rozrachunku, który zawsze pozostaje niewiadomą. Tak więc czas przeszły nigdy nie jest całkowicie przeszły, dokonany i zamknięty. Zawsze kryje się w nim czas przyszły i nieznany, które budzi w nas lęk. Na czym polega ocena naszej aktywności? Jakie elementy tej oceny są dla nas najważniejsze i najsilniej wpływają na modyfikację dalszych planów aktywności? Biorąc jako kryterium ocenę ewolucję świata ożywionego. Należałoby przyjąć, że nagradzane są struktury czynnościowe. Dla procesu ewolucji korzystne, a karane są szkodliwe. Jak wspomniano jednak, w trakcie tworzenia się struktur czynnościowych, zgoła niemożliwa jest ich ocena z tego punktu widzenia. Możliwe to jest dopiero ex post. Podchodząc do zagadnienia genetycznie, należałoby najpierw zanalizować, Jakie kryteria oceny stosuje grupa społeczna, w której dana jednostka egzystuje? Grupa ta bowiem tworzy zwierciadło społeczne, które w pewnej przynajmniej mierze jest twórcą sumienia. Kryteria oceny stosowane przez grupę społeczną są oczywiście zmienne i zależne od wielu czynników. Niemniej jednak można prześledzić w nich pewne prawidłowości. Prawidłowości te wynikają stąd. Że grupa musi utrzymać pewną stabilność i spójność. W tym celu musi ona pewne struktury czynnościowe pochwalać, a inne potępiać. Stabilność podtrzymują te struktury czynnościowe, które mają szansę częstego powtarzania się czyli o dużym czynniku perseweracji, a spójność te, które zmniejszają napięcia emocjonalne między członkami grupy. Które dążą do złagodzenia wzajemnych stosunków. Potępia się to, co jest niezwykłe, niestosowne, zaburzające dotychczasowy porządek, zbyt gwałtowne, rozbijające związki istniejące w grupie. W grupach społecznych, podobnie jak w poszczególnych ustrojach, istnieje rytm śmierci z martwych wstania. Jedne grupy giną, by w miejsce ich powstały nowe. Gdy dana grupa zbliża się do unicestwienia, górę w niej biorą czynniki desintegracyjne, to znaczy zmniejszające jej stabilność i spójność. Wówczas kryteria oceny mogą ulec zmianie, gdyż w takiej grupie wytwarza się inna hierarchia wartości. W okresie takiego kryzysu dodatnio może być oceniane to, co normalnie oceniane jest ujemnie. I na odwrót. Sposoby zachowania normalnie potępiane mogą być gloryfikowane w takich okresach. Rozpatrując jednak wpływ zwierciadła społecznego na tworzenie się sumienia, nie można ograniczyć się wyłącznie do aktualnych wpływów środowiska społecznego. Zwierciadło społeczne nie tworzy się tylko z aktualnej grupy społecznej, w której dany człowiek żyje. Ale też z historycznych grup społecznych to jest z różnorodnych wzorów kulturowych, którym dany człowiek podlega. We wczesnych okresach rozwoju więc przede wszystkim w dzieciństwie, ale też w młodości proces internalizacji przebiega łatwiej niż w okresach późniejszych gdy granica oddzielająca świat zewnętrzny od otaczającego staje się coraz mniej przenikliwa. Silniej też na ogół działają osoby, z którymi dziecko czy młody człowiek jest w bezpośrednim kontakcie, niż osoby z dalszych kręgów otoczenia społecznego lub osoby fikcyjne to jest postacie historyczne, bohaterowie powieści, poematów i temu podobne. Zasadniczy zrąb układu samokontroli tworzy się w dzieciństwie i postacie rodziców odgrywają w nim zasadniczą rolę. Układ samokontroli nie jest jednak czymś statycznym, stale zmienia się i modyfikuje pod wpływem zwierciadła społecznego. Jak wspomniano, każdy żywy ustrój dysponuje wieloma systemami samokontroli o różnym poziomie integracji. Najwyższy poziom świadomy określamy jako sumienie. Wiele jednak czynności jest kontrolowanych poniżej progu świadomości. Jest to oczywiste w wypadku czynności częściowych nie obejmujących zachowania się ustroju w całości na przykład czynności autonomicznych i zautomatyzowanych nawet w wypadku gdy kontrola ich wejdzie na jakiś czas do świadomości na przykład gdy świadomie kontrolujemy nasze kroki lub sposób wyrażania się i temu podobne nie odczuwamy tej uświadomionej kontroli jako głosu sumienia. Głos sumienia jest związany z poczuciem winy. Negatywny wynik kontroli połączony jest z silnym ładunkiem uczuć negatywnych, z których lęk jest uczuciem dominującym. Ocena więc struktur czynnościowych odczuwana jako głos sumienia dotyczy tych, które mogą być obarczone poczuciem winy. Są to struktury, które godzą w nasze relacje ze środowiskiem społecznym i tym samym narażają nas na społeczne potępienie. Jeśli autokontrola wykaże, że wykonaliśmy fałszywy ruch ręką, to nawet gdy jest ona uświadomiona, nie poruszy sumienia. Ale jeśli ten sam fałszywy ruch ręką spowoduje upadek małego dziecka, to poczucie winy może być silne. Sumienie nasze jest poruszone. Gdyż został naruszony nasz związek z otaczającym światem. Opieka nad młodymi jest bowiem prawem społecznym, obowiązującym nawet w świecie zwierzęcym przynajmniej na wyższych szczeblach filogenezy. Narażenie dziecka na uraz, nawet nieumyślne, jest naruszeniem tego prawa. Nasilenie wyrzutów sumienia zależy od związku uczuciowego z otoczeniem. Im jest on silniejszy i ma wyraźniejszy znak pozytywny. Tym nasilenie ich jest większe. Wyrzuty sumienia maleją, gdy związek uczuciowy jest słaby lub gdy ma znak ujemny. Krzywdzenie tych, których nienawidzimy, mieści się już w planowaniu odpowiednich struktur czynnościowych. Krzywda, którą wówczas określamy jako zemstę, lub sprawiedliwość, na ogół nie wywołuje u nas niepokoju sumienia. Wyrzuty sumienia może spowodować wyrządzenie krzywdy zwierzęciu, a nawet zepsucie martwego przedmiotu. Co się tyczy zwierząt, to do pewnego stopnia mieszczą się one w naszym świecie społecznym. Czujemy się za nie odpowiedzialni. Staramy się je zrozumieć i pozwalamy im żyć. Jeśli chodzi o przedmioty martwe, to są one częścią naszego środowiska, wprawdzie niespołecznego, niemniej jednak wchodzącego w skład ludzkiego porządku. Nawet wówczas, gdy nie dotknęła ich ludzka ręka, określane są przez człowieka nazwami, pojęciami, mitami, historią i temu podobne. Niszcząc je, niszczymy jakiś określony porządek otaczający człowieka. Wydaje się jednak, że sumienie jest jak gdyby zarezerwowane dla stosunków z innymi ludźmi. Jest to najtrudniejszy i najdelikatniejszy rodzaj interakcji z otoczeniem i jego kontrola wymaga największego wysiłku, Dlatego jest przeważnie świadoma. Sumienie Podświadome. Społecznym. Świadome sumienie jest jednakże tylko zewnętrzną warstwą skomplikowanego systemu naszych związków z otoczeniem społecznym. Koncepcja sumienia nieświadomego, superego, jest, jak wiadomo, zasadniczym punktem teorii psychoanalitycznych i, jak się zdaje, nie jest to koncepcja fałszywa. Znaczenie związku z otoczeniem społecznym jest dla człowieka szczególnie istotne, co wiąże się z jego bardzo długim w porównaniu ze zwierzętami okresem niezaradności, w którym przerwanie związku z otoczeniem społecznym ze środowiskiem macierzyńskim jest równoznaczne z biologiczną śmiercią. Poza tym związek ten jest konieczny do rozwoju metabolizmu informacyjnego, który u człowieka jest w porównaniu ze światem zwierzęcym niepomiernie bogaty. Zasadnicza struktura samokontroli, jak zresztą wszystkie inne zasadnicze struktury, np. struktura osobowości, uczuciowo-nastrojowa i temu podobne, tworzy się w dzieciństwie. Należy jednak pamiętać, że w dzieciństwie otoczenie społeczne, a tym samym i zwierciadło społeczne, Przedstawia się zupełnie inaczej niż w późniejszych okresach życia. Typowy dla okresu pokwitania bunt społeczny jest m.in. objawem przejścia z dziecinnego do dorosłego spojrzenia na otoczenie społeczne. Zasadnicza różnica w spojrzeniu na otoczenie społeczne dziecka i osoby dorosłej sprowadza się do różnicy kąta widzenia. Dziecko patrzy na otaczający je świat społeczny pod ostrym kątem do góry. Co z konieczności prowadzi do zniekształcenia proporcji. Dorosły patrzy mniej więcej poziomo, choć i u niego nierzadko zdarza się dziecinny sposób spojrzenia w górę. Na tej zasadzie opiera się zresztą hierarchia władzy. Spojrzenie w górę wyolbrzymia dany przedmiot. Jesteśmy przezeń przytłoczeni, czujemy się wobec niego mali, bezradni. Podobne uczucie odczuwa się wobec ogromu gór wolbrzymiony przedmiot nabiera cech jakby boskich góry kojarzą się człowiekowi z boskością na górze objawiał się bóg na olimpie mieszkali bogowie patrząc w górę traci się zdolność krytycznej oceny by móc coś krytycznie ocenić trzeba na dany przedmiot popatrzeć z góry a przynajmniej w płaszczyźnie poziomej gdyż tylko wtedy ogarnie się go w całości Dziecko nie jest zdolne do krytycznego spojrzenia na dorosłych, gdyż brak mu poza tym układów porównawczych. Rodzice są bez wskazy sprawiedliwi, dzielni, mądrzy, dobrzy itd. Mają w sobie atrybuty boskości: wszechmoc, dobroć, sprawiedliwość, a nawet nieśmiertelność. W wielu religiach kult rodziców i przodków czyni ich w jakimś sensie nieśmiertelnymi. Rodzice w życiu prawie każdego człowieka są postaciami najbliższymi, i nawet gdy on sam zbliża się do śmierci, stają się jeszcze bliżsi, pojawiają się nie tylko w żywych wspomnieniach, ale w snach, w ten sposób osiągając swoistą nieśmiertelność. Zasadnicza struktura zwierciadła społecznego, która tworzy się w dzieciństwie, ma więc jakby pewne atrybuty boskości bezwzględnej sprawiedliwości. Dobroci, wszechmocy i nieśmiertelności. Człowiek wobec takiego zwierciadła społecznego czuje się całkowicie bezradny, jego wyroki są nieodwołalne. Dzięki temu utrwaleniu w pierwszych latach życia układ samokontroli nabiera niezwykłej siły, jest on w jakimś sensie niezniszczalny. Nie można mu się przeciwstawiać, jest on ostateczną instancją. Interakcja ze światem społecznym. Stwarza wciąż nowe normy zwierciadła społecznego, na skutek czego ocena własna postępowania ulega ciągłym zmianom. Niemniej system samokontroli powstały w dzieciństwie odgrywa rolę zasadniczego schematu, na którego tle budują się aktualne systemy samokontroli. Schemat ten, jak wszystkie przeżycia z wczesnego okresu życia, mieści się poniżej progu świadomości i dzięki temu, jego siła jest też większa niż systemu świadomego nie znamy naszego sumienia podświadomego objawia się ono w naszych snach nękając nas obrazami kar męczarni niemocy i temu podobne często występuje w treści psychozy w postaci urojeń i omamów sumienie nieświadome może nadto wpływać na nasze postępowanie zwłaszcza w sytuacjach granicznych Zdarza się wówczas, że postępujemy wbrew logice i wbrew świadomym zamierzeniom, popychani przez jakąś nieznaną nam siłę wewnętrzną. W sumie jednak nie wiemy, jak ta archaiczna instancja nas oceni, jakie są jej kryteria dobra i zła. I w tym można by się doszukiwać, metaforycznie rzecz ujmując, jeszcze jednego atrybutu boskości nieświadomego systemu samokontroli, mianowicie jest on niepoznawalny. Występująca w wielu systemach religijnych wiara w sąd ostateczny i w boską sprawiedliwość, może być wyrazem wspomnianego wyolbrzymienia i niepoznawalności nieświadomej części sumienia. Porządek moralny. Ocena naszego zachowania w stosunku do środowiska społecznego dokonuje się przede wszystkim w kategoriach dobra i zła, to jest w kategoriach moralnych. Mimo, że każdy chyba człowiek posiada wyczucie dobra i zła, a nawet doszukać się go można u ludzi określanych przez psychiatrów mianem moral insanity, to znaczy takich, u których świadome sumienie uległo swoistej atrofii, to jednak jest niesłychanie trudno zidentyfikować oba pojęcia. W najogólniejszym ujęciu dobrem można nazwać te wszystkie oddziaływania, które zwiększają w otoczeniu człowieka swoisty porządek, które zmierzają do zwiększenia jego negatywnej entropii, dotyczy to przede wszystkim porządku uczuciowego to jest wzrostu uczuć o znaku pozytywnym, a zmniejszania uczuć o znaku negatywnym. Dobro w tym ogólnym ujęciu byłoby stymulacją procesów budowy, tworzenia, w jakimś sensie kontynuacją drugiego prawa biologicznego. Struktury czynnościowe związane z macierzyństwem i troską o młode pokolenie są przepojone dobrocią. Dobro tkwi w budowie gniazda, w miłości, w opiece, w trosce o słabszego. U człowieka dochodzą struktury czynnościowe bardziej skomplikowane, ale genetycznie też wywodzące się z drugiego prawa biologicznego. Wiążą się one z budową wartości społecznych i kulturalnych. Troska i miłość macierzyńska. Rozszerza się na większe grupy ludzkie. Zło natomiast polegałoby na pobudzaniu procesów niszczenia. Akt niszczenia zwykle wiąże się z negatywnymi uczuciami. Niszczenie przeciwstawia się negatywnej entropii, która stanowi istotę życia. Jednakże bez niszczenia nie może istnieć budowa. Oba procesy idą równolegle z sobą dobro i zło wiązałoby się z rytmem śmierci i z martwych wstania, i jak śmierć i odnowa tkwią w istocie przyrody ożywionej, tak tkwi w niej dobro i zło. Jeśli takie ujęcie jest zbliżone do prawdy, należałoby przyjąć, że najwyższy system samokontroli, odczuwany przez człowieka jako sumienia, dzięki któremu odróżniamy dobro od zła, mieści się w istocie przyrody ożywionej. To znaczy, nie tworzy się on wyłącznie dzięki wpływom otoczenia społecznego, ale jest człowiekowi dany w postaci naturalnego porządku moralnego. Śladów tego systemu można doszukać się w świecie zwierzęcym, przynajmniej u zwierząt wyżej w rozwoju stojących, czy to w postaci opieki nad potomstwem, osłaniania młodych, należących nawet do innych gatunków. Czy też oszczędzania wroga należącego do tego samego gatunku, na przykład w walkach o samicę, choć nieraz bardzo zaciętych, samiec nie dąży do zabicia swego rywala. Znak poddania się, na przykład, położenie się na plecach, przerywa najbardziej zaciekłą walkę. Wydaje się, że istnieje jakaś naturalna moralność przyrody, której także człowiekowi naruszyć nie wolno. W typologii ludzkiej syntonicy lub cyklotymicy są jakby bliżej natury, ich stosunek do otaczającego świata jest współbrzmiący. Poczucie rzeczywistości jest u nich silniejsze niż u ludzi z kręgu przeciwnego, autystycznych, schizotymicznych, którzy przeciwstawiają się otaczającemu światu, walczą z nimi i chcą go przekształcać. Te dwa przeciwstawne nastawienia do otaczającego świata, współbrzmienia i przeciwstawiania się odzwierciedlają się do pewnego stopnia w budowie fizycznej. U cyklotymików przeważa kulista budowa pyknicy, u schizotymików podłużnej kanciasta, leptosomicy, astenicy. Już Szekspir ostrzegał przed ludźmi chudymi o ostrych rysach twarzy. Kretschmer Ostrzeżenie to dał jako motto swego dzieła o budowie ciała i charakterze. Schizotymicy muszą nieraz bardzo z sobą walczyć, by być dobrymi. Natomiast cyklotymikom dobroć jakby sama przychodzi: trzy warstwy sumienia. Możliwe więc, że rozpatrując genezę ludzkiego układu samokontroli, dałoby się rozróżnić w nim trzy warstwy: konstytucjonalną, wczesnego okresu rozwoju, i aktualną. Warstwa konstytucjonalna odpowiadałaby naturalnemu porządkowi moralnemu, jeśli tak istnieje. Za istnieniem jej przemawia też to, że niezależnie od kręgów kulturowych, epok, społecznych zwyczajów, jest jakiś zasadniczo ogólnoludzki zrąb moralności. Dekalog we wszystkich religiach jest podobny. Lęk sumienia byłby w tym wypadku wywołany przez naruszenie praw natury, byłby analogiczny do lęku biologicznego. Jak wszystkie struktury czynnościowe zmierzające do zwiększenia negatywnej entropii ustroju, czyli zgodnie z rytmem życia, budowy, dobro byłoby nagradzane uczuciami o znaku dodatnim to jest przyjemności. Natomiast zło, jako związane z rytmem śmierci, to jest obniżeniem negatywnej entropii ustroju. Byłoby karana uczuciami negatywnymi, to jest przykrości i bólu. Niebo i piekło mieściłoby się w samym systemie samokontroli. Za dobro człowiek byłby nagradzany niebem pozytywnych uczuć i nastrojów, a za zło karany piekłem uczuć negatywnych, przykrości i bólu. Jest to oczywiście bardzo uproszczony schemat naturalnego porządku moralnego, ale jak się zdaje, porządek taki nie jest tylko fikcją. Naturalny układ samokontroli rozbudowuje się w dzieciństwie dzięki pierwszemu zetknięciu ze środowiskiem społecznym, które w tym okresie życia jest środowiskiem macierzyńskim. Typowe dla tego okresu życia wyolbrzymienie zwierciadła społecznego stwarza swoistą atmosferę boskości wokół układu samokontroli, przepojoną wiarą w nieomylność, Sprawiedliwość i wieczność nagrody i kary. Jest to wiara w sąd ostateczny. Nie chodzi tu o wiarę religijną, choć fakt, że w wielu religiach motyw sądu ostatecznego występuje, może przemawiać za tym, że wiara ta istnieje w psychice ludzkiej. W praktyce psychiatrycznej nierzadko spotykamy się z lękiem przed tą ostateczną karą. Nie zawsze poczucie winy występuje świadomie. Czasem tkwi ono poniżej progu świadomości, ale kara działa jako na przykład urojona choroba, objaw histerycznej konwersji, w postaci uporczywych bólów, choroby psychosomatycznej, nieświadomego kierowania swego życia do społecznej degradacji przez alkoholizm, narkomanię, wkroczenie na drogę przestępstwa itp. Psychiatrzy, jako lekarze i przyrodnicy, nie są skłonni do myślenia w kategoriach moralnych. Prawa życia są dla nich amoralne. Jest to bezsprzecznie stanowisko słuszne, gdyż myślenie takie pociąga za sobą automatycznie tendencję do wydawania sądów moralnych a lekarze nie są w żadnym wypadku do tego powołani. Niemniej jednak, można na wiele zagadnień zwłaszcza z terenu tak zwanej małej psychiatrii, spojrzeć z moralnego punktu widzenia. Gdy spojrzymy w ten sposób, nerwice, psychopatie, choroby psychosomatyczne, narkomanie i temu podobne, ukazują się nam jako w pewnej przynajmniej mierze efekt naruszenia porządku moralnego. Ludzie dotknięci tymi zaburzeniami znoszą piekło za życia za przekroczenie tkwiącego w przyrodzie prawa moralnego. Za swoje zapiekłe negatywne uczucia, za spelenictwo i niechęć podjęcia wysiłku życia, za swój egoizm i temu podobne. Oczywiście nie mamy prawa za to ich potępiać zło bowiem, jak i śmierć, tkwi w procesie życia. Niemniej, przebywając z takimi chorymi i często z nimi rozmawiając, nieraz trzeba w sobie tłumić ludzką tendencję do wydawania moralnych sądów. I stale przypominać sobie, że zawód psychiatry jest jak najdalszy od zawodu sędziego. W tak zwanej dużej psychiatrii, a więc przede wszystkim w wypadku psychos, tendencje moralizatorskie są na ogół uśpione. Nie odczuwamy chęci wydawania sądów moralnych. Psychotycy bowiem są już wykluczeni z ludzkiej wspólnoty i tym samym nieodpowiedzialni za swoje zachowanie i swe przeżycia. Poza tym w psychozach, zwłaszcza typu schizofrenicznego, niejednokrotnie można obserwować znaczne podwyższenie hierarchii wartości moralnych. Zdarza się nawet, że to podwyższenie jest przyczyną hospitalizacji chorego. Na przykład Brzezicki opisuje chorego leczonego w krakowskiej klinice psychiatrycznej, który dostał się do niej dlatego, że rozdawał wszystkie pieniądze biednym, i to zaniepokoiło rodzinę. Która przedtem nie zwracała uwagi na objawy schizofrenii trwające już od dobrych kilku lat. Jedna z pracownic służby zdrowia zgłosiła się zaniepokojona do ambulatorium klinicznego, gdyż jej brat, z którym razem mieszkała, zostawił drzwi mieszkania otwarte, twierdząc, że wszyscy ludzie są dobrzy. Takie twierdzenie było dla niej ewidentnym objawem choroby psychicznej należy dodać że jej brat chorował na schizofrenię od wielu lat tylko innych objawów do tej pory nie zauważała jeden z dziennikarzy o moralności jak większość dziennikarzy raczej gętkiej o typie osobowości Pikolaka w psychozie maniakalnej stał się człowiekiem autentycznym mówił ludziom prawdę w oczy narażając się w ten sposób na nieprzyjemności i to w końcu spowodowało jego hospitalizację. Życie codzienne zmusza człowieka do dewaluacji własnej hierarchii wartości moralnych, i często dopiero w psychozie przychodzi swoiste oczyszczenie. Człowiek staje się w niej wielki. W nerwicach natomiast żyje się wartościami codziennego życia, które zostają patologicznie wyolbrzymione. Dlatego grzechy codziennego życia w małej psychiatrii. Rażą i denerwują, są one karykaturalnie przesadzone, uporczywe. Widzimy często ich genezę i ich chorobowe skutki. Z punktu widzenia teorii moralności, analiza zaburzeń psychiatrycznych pod kątem ich etycznego znaczenia byłaby przedsięwzięciem zgoła ciekawym i mogącym rzucić wiele nowego światła na zagadnienie genezy moralności. Analiza taka nie powinna być jednakże podejmowana przez psychiatrów z powodów już przedstawionych. W drugiej warstwie sumienia tworzącej się w dzieciństwie na skutek utrwalenia pierwszych zetknięć ze zwierciadłem społecznym. Zasadą jest wyolbrzymienie proporcji. Jeśli prawo naturalne stwarza harmonijne podstawy moralności, to ta warstwa zniekształca naturalną harmonię. Między dobrem a złem. Nakazy i zakazy urastają nieraz do monstrualnych rozmiarów, nabierają cech nieskończoności. Boskość układu samokontroli z okresu dzieciństwa nigdy nie wiadomo, kiedy i jaka nagroda czy kara nastąpi. Ma się przed sobą groźbę sądu ostatecznego. Losowe wydarzenia są nieraz odczuwane jako kara za niegdyś popełnione grzechy. Dzięki temu, w olbrzymieniu, jakiemu prawdopodobnie ulega układ samokontroli w pierwszym okresie życia, to jest w pierwszych zetknięciach ze zwierciadłem społecznym, nabiera on niezwykłej siły, która jest konieczna do korygowania niezliczonych potencjalnych struktur czynnościowych tworzących się w ciążu człowieka. Trzecia, powierzchowna warstwa układu samokontroli rozgrywa się już Powyżej progu świadomości i składa się głównie z aktualnych sygnałów zwrotnych to jest z aktualnego odbicia w zwierciadle społecznym. W świadomości ludzkiej zawsze mieści się obserwator, który krytykuje nasze zachowanie. Ten aktualny obserwator jest całką informacji zwrotnych pochodzących od otoczenia społecznego. Przede wszystkim liczą się tu aktualne oceny naszego zachowania. Ale też nie bez znaczenia są dawniejsze zapisy pamięciowe, które mówią nam, jak analogiczne postępowanie zostało niegdyś ocenione. Aktualność nie jest tu tylko pojęciem czasowym, to jest odnoszącym się do określonego odcinka czasu, lecz raczej pojęciem świadomościowym. Aktualne jest to, co się aktualnie mieści w świadomości. Mogą to być nie tylko informacje zwrotne dotyczące ocenianej bieżąco struktury czynnościowej, ale też te wszystkie informacje, które w jakimś stopniu wiążą się z aktualną sytuacją, mimo że powstały w innych warunkach i w innym czasie. Swoboda rzutowania się w czasie i przestrzeni, charakterystyczna dla ludzkiego metabolizmu informacyjnego, występuje też w układzie samokontroli. Aktywność trzech warstw samokontroli stale z sobą się zazębia. Pierwsze dwie rozgrywają się poniżej progu świadomości, a ostatnia jest świadoma, ale włącza struktury samokontroli podświadomej. Nieraz oceny w poszczególnych warstwach samokontroli są z sobą sprzeczne. Na przykład nakazy i zakazy okresu dzieciństwa mogą być w sprzeczności z moralnością naturalną. Samokontrola aktualna może nie zgadzać się z tabu utrwalonym w dzieciństwie lub z naturalnymi nakazami moralnymi. Nasze sumienie nie jest więc jednolitą całością, ma ono charakter wyraźnie dynamiczny. Składa się z różnorakich elementów, działających nieraz antagonistycznie. Ostateczna ocena jest wypadkową tych różnych sił samokontroli, działających zarówno powyżej, jak i poniżej progu świadomości. Geneza lęku w każdej warstwie układu samokontroli jest inna. W pierwszej warstwie, naturalnej lub konstytucjonalnej, lęk wywodzi się z naruszenia praw przyrody ożywionej, jej dążenia do stwarzania swoistego porządku, negatywnej entropii i z naruszenia drugiego prawa biologicznego. Porządek moralny, bowiem, jak należy przypuszczać, stanowi rozszerzenie prawa zachowania życia gatunku. Zwycięstwa życia dobra nad śmiercią złem. W drugiej warstwie zwierciadła społecznego okresu dzieciństwa, czyli w terminologii psychoanalitycznej superego, lęk sumienia jest w istocie lękiem społecznym. Jest on szczególnie silny na skutek swoistego dla tego okresu życia wyolbrzymienia zwierciadła społecznego i na skutek znaczenia środowiska społecznego dla życia człowieka. Oderwanie od tego środowiska jest równoznaczne ze śmiercią. Lęk społeczny w tym okresie życia jest równocześnie lękiem biologicznym. W trzeciej aktualnej lub świadomej warstwie układu samokontroli, lęk sumienia jest, podobnie jak w warstwie drugiej, lękiem społecznym lękiem przed zwierciadłem społecznym. Nie ma katastroficznych rozmiarów, jak w warstwie drugiej, jest bardziej związany z realną sytuacją. Oczywiście, jak już wspomniano, układ samokontroli trzeciej warstwy wciąga w siebie warstwy poprzednie, bardziej archaiczne. Warstwy te są bardziej zautomatyzowane, działają przeważnie poniżej progu świadomości. Nie zastanawiamy się, co jest dobre, a co złe. Wybór następuje automatycznie. Gdy człowiek ma silnie rozwiniętą warstwę pierwszą, a więc naturalnego porządku moralnego, wówczas jego postępowanie jest harmonijne z prawami świata otaczającego i jego naturalnym porządkiem. Człowiek taki nie ma tylu wewnętrznych sprzeczności jak ten, u którego warstwa ta jest słabo rozwinięta. Jego świadome sumienie jest dość spokojne. Gdy przerostowi ulegnie warstwa druga, to wówczas wskutek charakterystycznego dla niej wyolbrzymienia proporcji człowiek taki zawsze odczuwa zło w sobie, oczekuje kary, nigdy nie jest z siebie w pełni zadowolony, w nocy nękają go senne koszmary. Wreszcie, gdy dwie pierwsze warstwy nie są należycie rozwinięte, ciężar kontroli spada przede wszystkim na warstwę trzecią, co wywołuje jej zbytnie obciążenie. Ludzie tacy żyją w stałym lęku przed sądem otoczenia. Co o mnie ludzie pomyślą jest dla nich naczelnym pytaniem życia. Są to zwykle ludzie o typie osobowości psychastenicznej lub historycznej. Ich autoportret jest niedojrzały. Szukają oni potwierdzenia w otoczeniu i nie potrafią siebie bez niego należycie ocenić. Lęk sumienia jest sygnałem ostrzegawczym układu samokontroli. Kontrola. Wypadła dla nas ujemnie i to wywołuje w nas niepokój czy paroksyzm lęku. Układ kontroli ma prawdopodobnie, jak starano się to tutaj przedstawić trzy warstwy o różnej głębokości. Im warstwa jest głębsza, tym lęk jest zwykle silniejszy, bardziej irracjonalny i trudniejszy do opanowania. Gdy człowiek boi się oceny otoczenia, Wiele spraw może sobie sam wytłumaczyć, skorygować, starać się wpłynąć na tę ocenę i temu podobne. Nie jest to ocena ostateczna i nie czujemy się wobec niej całkowicie bezsilni. Natomiast w dwóch pierwszych warstwach układu samokontroli fakt, że ocena formuje się poniżej progu świadomości, powoduje, iż nie mamy na nią wpływu. Jest to ocena ostateczna której nawet w pełni nie jesteśmy w stanie poznać, ma ona w sobie coś z sądu ostatecznego. Spokój sumienia. Model techniczny pozwolił nam lepiej zrozumieć znaczenie sprzężenia zwrotnego w układach samosterujących. W żywych ustrojach spotykamy bardzo wiele przykładów sprzężeń zwrotnych o różnych poziomach integracji. Traktowanie sumienia jako sprzężenia zwrotnego. O najwyższym poziomie integracji jest oczywiście znacznym uproszczeniem, ale ułatwia zrozumienie tego niezwykle skomplikowanego zagadnienia. Spokój sumienia nie jest tylko poetycką czy moralną metaforą. Doświadczenie psychiczne uczy nas, jak wielką rolę w genezie zaburzeń psychicznych odgrywa niepokój sumienia. Psychoterapia w znacznej mierze polega na procesie oczyszczania. To, co obciąża sumienie. Zostaje wyrzucone na zewnątrz, staje się dzięki temu cząstką wspólnego świata i dzięki tej wspólnocie ciężar winy staje się lżejszy. Nie jest wykluczone, że najwyższy układ samokontroli może wpływać na układy samokontroli o niższym poziomie integracji i tym samym zakłócać procesy fizjologiczne. Zjawisko to zapewne odgrywa pewną rolę w genezie chorób psychosomatycznych. Choroba, jak to dawniej uważano, Byłaby pewnego rodzaju karą za grzechy. Oczywiście dziś tego typu myślenie wydaje się nam całkowicie absurdalne, ale nawet w absurdzie tkwi niekiedy ziarno prawdy. Dyskusyjną też sprawą jest problem porządku moralnego tkwiącego w przyrodzie ożywionej. Na ogół skłonni jesteśmy sądzić, że moralność jest tworem specyficznie ludzkim, że przyroda jest amoralna. Prawa przyrody ożywionej staramy się zredukować do prostych praw obowiązujących w przyrodzie nieożywionej. A więc wyłącznie fizycznych i chemicznych. Technizacja nauk biologicznych ułatwia to zadanie i rzeczywiście rozwój biologii w fizyko-chemicznym aspekcie jest niezwykły. Nie wiadomo jednak, czy takie ujęcie nie zacieśnia naszego zrozumienia przyrody ożywionej, czy nie tracimy w ten sposób z oczu tego, co w niej jest najistotniejsze. Może właśnie jednym z takich istotnych zagadnień przyrody ożywionej jest problem układów samokontrolujących, swoistego sumienia istot żywych. Życie jest wciąż dla nas wielką niewiadomą, którą powinniśmy jednak starać się poznawać, choćby dlatego, by siebie lepiej rozumieć, gdyż sami jesteśmy cząstką przyrody ożywionej. Lęk depresyjny. Lęk a dynamika życiowa. Obiektywnym objawem obniżenia dynamiki życiowej obok smutku jest niepokój, przechodzący zwykle w lęk. Lęk jest istotną składową każdego zespołu depresyjnego. W lżejszych depresjach ma on jeszcze charakter nerwicowy jest niepokojem często połączonym z uczuciami agresywnymi. W głębszych natomiast charakter jego, jest już psychotyczne, ma w sobie element podświadomie ciemnej przestrzeni nocy. Jeśli nastrój smutku jest w depresji zrozumiały, gdyż obniżenie dynamiki życiowej obiektywnie objawia się obniżeniem nastroju, to geneza lęków depresji jest mniej jasna. Dlaczego przy obniżonej dynamice życiowej występuje to uczucie, a przy podwyższonej zazwyczaj znika? Człowiek radosny nie odczuwa lęku, nawet zdarza się, że ewidentnie niebezpieczeństwo nie budzi w nim takiego uczucia. Podwyższenie dynamiki życiowej znacznie osłabia działanie tak ważnego biologicznego sygnału, jakim jest lęk. Jest to zresztą jeden z powodów, dla których musimy leczyć ludzi o patologicznie podwyższonym nastroju przestają się oni liczyć ze zagrożeniami zarówno natury biologicznej jak i społecznej w stanie manii czy organicznie wyzwolonej euforii łatwo mogą zaszkodzić sobie nie dysponując tak ważnym sygnałem ostrzegawczym jakim jest lęk psychologiczny fakt że podwyższenie nastroju zmniejsza lęk był znany od dawna wszystkim wodzom wojskowym Prowadząc żołnierzy na rzeź, starali się zawsze polepszyć ich nastrój muzyką, śpiewem, większą ilością jedzenia, wódką, środkami chemicznymi i temu podobne. Przeciwnie się dzieje w obniżonym nastroju. Wówczas zazwyczaj sygnał lękowy staje się silniejszy. Ta sama sytuacja, która w nastroju wyrównanym wywoła mierne uczucie lęku. W nastroju obniżonym spowoduje lęk znacznie silniejszy, a w nastroju podwyższonym może w ogóle lęku nie wyzwolić. Jest tu wyraźna analogia z drugim sygnałem ostrzegawczym, mianowicie bólem. Odczucie bólu wzrasta przy obniżonym nastroju, a maleje przy nastroju podwyższonym. Ta dość dziwna korelacja dwóch biologicznych sygnałów ostrzegawczych z dynamiką życiową. Pozwala nam lepiej zrozumieć związek zachodzący między dynamiką życiową a stosunkiem do otoczenia. Warunkiem życia jest nawiązanie kontaktu z otoczeniem, gdyż bez metabolizmu informacyjnego, wymiany ze środowiskiem i energetycznego ustaje wszelkie życie. Biologiczne sygnały zagrożenia, lęki, ból zmuszają ustrój do wycofania się z kontaktu z otoczeniem, do przerwania dotychczasowego procesu interakcji. Są to w zasadzie sygnały ucieczki, a w wypadku, gdy dana, żywa istota czuje się silniejsza niż otoczenie, do ataku. Zarówno jednak w ucieczce, jak i w ataku, kontakt z otoczeniem zostaje właściwie zerwany. Gdy uciekamy, oddalamy się od niego, a gdy atakujemy, niszczymy go. Sygnał lękowy i bólowy przeciwstawia się zatem zasadniczemu warunkowi życia, jakim jest utrzymanie kontaktu z otoczeniem. Ostrzega nas przed aktualnym otoczeniem jako złym i zagrażającym. Zwiastuje, że trzeba przed nim uciec lub je zniszczyć, ale nigdy otoczenie nie jest tylko dobre. Zawsze, nawet w środowisku macierzyńskim, jest coś w nim złego. I sygnał zagrożenia to jest ból czy lęk nie ma wartości obiektywnej. Nie jest tylko zależne od zagrożenia istniejącego w otoczeniu. Ale też od aktualnego stanu ustroju. Im dynamika życiowa jest żywsza, tym żywszy ustrój ma większe tendencje do ekspansji w otaczającą przestrzeń, tym łatwiej znosi się zło w nieistniejące, i tym samym sygnał ostrzegawczy jest słabszy. Człowiek o dużej dynamice życiowej, w dobrym nastroju, szuka nawet sytuacji wzbudzających lęk. Przezwyciężenie lęku ma dla niego coś podniecającego. Dzieci lubią słuchać strasznych baśni. Chłopcy chętnie narażają się na niebezpieczeństwa nie tylko dlatego, by zaimponować rówieśnikom, lecz także, by w sobie zwalczyć uczucie lęku. Chęć zwalczenia lęku i sprawdzenia siebie jest silnym motywem w alpinizmie. Ryn, przypis, autor pionierskich prac z zakresu psychopatologii alpinizmu. Ryn ten rodzaj lęku nazwał integracyjnym, gdyż zmusza on człowieka do wysiłku, do wyższego poziomu integracji. Zwalczanie lęku uświadamia nam fakt, iż życie wymaga wysiłku i odwagi. Życie wymaga rozszerzenia przestrzeni życiowej, a przestrzeń ta zawsze najeżona jest niebezpieczeństwami. By ją zdobyć, trzeba w sobie przemóc uczucie lęku. Łatwiej to człowiekowi przychodzi, gdy jest radosny i pełen życiowej energii, niż gdy smutny i apatyczny, bo wówczas świat otaczający przytłacza go swoimi niebezpieczeństwami, swoim złem, bólem i cierpieniem. Człowiek taki zamyka się w sobie, wycofuje się z kontaktów z otoczeniem. Obniżenie nastroju zawsze łączy się z lękiem przed życiem. Przeciwnie dzieje się. W osłabieniu dynamiki życiowej, gdy zagrożenia istniejące w otoczeniu urastają proporcjonalnie do jej osłabienia, lęki i ból są sygnałami powstającymi jako efekt działania dwóch przeciwstawnych sił. Jednej, kierującej ustrój do ekspansji w świat otaczający, to jest dynamiki życiowej, a drugiej, kierującej go w stronę przeciwną, to jest wycofanie się z kontaktu z otoczeniem, zacieśnienia swej czasoprzestrzeni. W pierwszym wypadku otoczenie przyciąga, jest życzliwe, w drugim odpycha, jest wrogie. Świadomość nasza jest zwrócona w kierunku świata otaczającego i to prawdopodobnie powoduje, że źródła lęku i bólu szukamy przede wszystkim w świecie otaczającym. W nim tkwi źródło zła, bólu i lęku. Tymczasem sygnały bólu i lęku nie są tylko zależne od świata otaczającego, ale i od samego ustroju. Gdy ustrój dysponuje większą dynamiką życiową, sygnały zagrożenia ustępują przed jego ekspansją w świat otaczający, stają się znacznie słabsze niż wówczas, gdy dynamika życiowa słabnie. Dynamika życiowa stale oscyluje. Typową jej oscylacją jest rytm dnia i nocy. W nocy na ogół silniej odczuwamy lęki i ból niż w ciągu dnia. Intensywna aktywność psychiczna. Zmniejsza przeżycia bólowe i lełkowe. Już Emanuel Kant zwracał uwagę na to, że jego bóle związane z podagrą zmniejszały się znacznie, gdy intensywnie myślał nad jakimś filozoficznym problemem. Ból zęba zmniejsza się na interesującym przedstawieniu teatralnym czy filmowym. W wirze walki żołnierz może nie odczuwać bólu zadanej mu rany. Lęk i ból. Mogą także wystąpić na skutek samego obniżenia dynamiki życiowej. W depresjach niepokój i lęk są zjawiskiem powszechnym, a skargi hipochondryczne nie należą do rzadkości. Jeśli ból i lęk uznajemy za sygnał zagrożenia, to należałoby przyjąć, że obniżenie dynamiki życiowej samo w sobie stanowi zagrożenie dla żywego ustroju. Jest ono bowiem czynnikiem wystarczającym do wyzwolenia tych sygnałów. Zapala się czerwone światełko, gdyż samym ustrojem jest coś nie w porządku. Wynikałoby stąd, że ustrój powinien pracować na pewnym poziomie aktywności. Poniżej tego poziomu jego działanie staje się niewłaściwe i dlatego aktywowane są mechanizmy alarmowe. Na czym ta niewłaściwość polega? Prawdopodobnie na zbytnim obniżeniu poziomu integracji. Z obniżeniem bowiem dynamiki życiowej łączy się obniżenie procesów integracyjnych. Swoisty porządek ustroju zostaje zachwiany. Zjawisko to wyraźnie występuje w depresji. Myśli są w niej porwane, krążą wokół jednego przykrego tematu, uczucia zalegają, mają znak ujemne. W głębszych depresjach dochodzi do rozchwiania porządku wegetatywnych i biochemicznych czynności ustroju. Ale nawet w zwykłych wahaniach nastroju, występujących codziennie u każdego człowieka, można obserwować obniżenie zdolności integracyjnych w smutku, a ich podwyższenie w nastroju pogodnym. Z doświadczenia wiemy, jak łatwo przychodzą pomysły i nowe skojarzenia, gdy człowiek jest pogodny, a jak ciężko mu myśleć, decydować, kojarzyć, gdy jest mu smutno. Stan obniżonego nastroju apatii. Zwykle łączą się z obniżeniem poziomów procesów integracyjnych. Niepokój, lęka, nieraz dolegliwości fizyczne typu hipochondrycznego, które im towarzyszą, należałoby traktować jako sygnały zagrożenia wynikającego z przekroczenia dolnej granicy dynamiki życiowej. Janet, stwarzając pojęcie psychastenii, którego używał w znacznie szerszym zakresie, niż to jest przyjęte ogólnie we współczesnej psychiatrii, pierwszy, jak się zdaje, zwrócił uwagę na fakt, że obniżenie sił życiowych ustroju, to bowiem dosłownie znaczy psychastenia, psychedusza, astenos, słaby, a w związku z tym także procesów integracyjnych, prowadzi do powstania lęków. Między żywym ustrojem a jego środowiskiem istnieje ścisła zależność – Środowisko przedstawia zawsze dla ustroju szereg niebezpieczeństw. Liczba ich jednak i natężenie nie mają wartości obiektywnej. Zależą od dynamiki ustroju. Im dynamika większa, tym bardziej maleją zewnętrzne niebezpieczeństwa, a gdy dynamika słabnie, wówczas automatycznie wzrasta zagrożenie ze strony otoczenia. Wydaje się, że ten brak obiektywności w ocenie niebezpieczeństw tkwiących w środowisku jest w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem, niemniej rzuca on światło na problem nierozerwalności związku ustroju ze środowiskiem. Drugim czynnikiem wpływającym na występowanie lęku w depresjach jest powiązanie depresji z zasadniczymi rytmami biologicznymi, to jest rytmem pór roku i rytmem dnia i nocy. Zagadnienie to zostało szerzej omówione w książce pod tytułem Melancholia. Oba rytmy mieszczą w sobie zalążki lęku. Oba rytmy tworzą zasadniczy rytm życia, rytm śmierci i zmartwychwstania to jest rytm niszczenia i budowania, umierania i odradzania się. Rytm dnia i nocy jest skróconym rytmem pór roku. Ceny i śmierć, nocy i zima byłyby zjawiskami do siebie zbliżonymi, a poranek i wiosna. Okresem największej dynamiki życiowej. Wskutek swego obniżenia dynamiki życiowej, depresja zbliża człowieka do śmierci zimy w rytmie pór roku, a przez swą ciemność do nocy w rytmie pór dnia i nocy. Zbliżenie do śmierci wywołuje uczucie lęku. Człowiek w depresji ma uczucie, że wszystko dla niego się skończyło. Nie ma już nadziei, nie ma przyszłości. Czeka go tylko śmierć. Śmierć jest jedynym wyjściem z beznadziejnej sytuacji, ale człowiek śmierci się boi. By popełnić samobójstwo, trzeba zwalczyć w sobie uczucie lęku, czyli trzeba mieć na tyle siły życiowej, by podjąć tę najtrudniejszą w życiu decyzję. Dlatego chorzy w głębokiej depresji na ogół nie popełniają samobójstw. Jak zima ogołaca przyrodę z jej bogactwa i piękna, tak depresja czyni świat otaczający pustym, zimnym, odpychającym. Świat taki nie pociąga do siebie, lecz odpycha, budzi lęki grozę. Nie ma już ekspansji w otaczający świat. Człowiek jest zamknięty w swojej ciemnicy, za swoim murem płaczu nie do przebycia. Nie ma przyszłości a przeszłość przygniata poczuciem winy. Jesień i zima są porami roku, w których robi się bilans z aktywności całorocznych. W depresji bilans ten wypada ujemnie. Układ samokontroli nastawia się w ten sposób, aby z przeszłości wyciągnąć tylko to, co złe. Człowieka może czekać tylko kara. Lęk sumienia jest dla depresji zjawiskiem typowym. Zarówno więc przyszłość, jak i przeszłość w depresji obciążone są lękiem. Czerni kolorytu emocjonalno-nastrojowego depresji wprowadza chorego w psychotyczną przestrzeń nocy. Jest to przestrzeń, do której swobodnie rzutują się struktury podświadome. Człowiek wyrzuca w nią to, co w nim tkwi głęboko, czego sam nie rozumie, co budzi w nim nieraz lęki grozę. Struktury własne, wyrzucone w zewnętrzną przestrzeń, nabierają cech rzeczywistości, i przez to urzeczywistnienie, tym większy budzą lęk. Przestrzeń jasna, dnia jest wspólna, ludzka ścierają się w niej struktury własne ze strukturami innych ludzi. Własne struktury trzeba podporządkować prawom obowiązującym w tej przestrzeni. Rzeczywistość ma tu charakter społeczny. Rzeczywiste jest to, co przez innych jest za rzeczywistość przyjmowana. Ten społeczny charakter przestrzeni jasnej dnia powoduje, że lęk przed nią jest mniejszy. Człowiek wobec niej nie jest pozostawiony sam sobie, lecz zdobywa ją wspólnie z innymi ludźmi. Natomiast przestrzeń nocy jest indywidualna. Człowiek wobec niej jest samotny. Czas o przestrzeń w depresji jest zamknięta, przed człowiekiem jest tylko śmierć. Tak jest w rytmie pór roku. Jednocześnie jest przestrzenią ciemną, nieświadomą, w której człowiek jest samotny i rzutuje w nią swe własne, przeważnie podświadome struktury czynnościowe. Tak jest w rytmie dnia i nocy. W pierwszym wypadku dominuje lęk przed końcem wszystkiego, przed śmiercią. A w drugim, przed nieznanym, przed tajemnicą kryjącą się w samym człowieku i w otaczającym go świecie. Na nasilenie się lęków w depresji wpływa swoista dla obniżenia dynamiki życiowej inercja procesów psychicznych, która subiektywnie jest odczuwana jako ciężkość. Przy normalnej dynamice życiowej, człowiek może przezwyciężyć swój lęk i wkroczyć w sytuację zagrożenia, lub może z tej sytuacji się wycofać. Poza okresami szoku, gdy jest tym uczuciem sparaliżowane i poza stanami nerwicowymi, w których postawa lękowa ulega utrwaleniu, lęk nie jest uczuciem długotrwałym, co zresztą wynika z jego charakteru sygnału niebezpieczeństwa. Sygnał działający zbyt długo przestaje być sygnałem, traci swój celowy sens, nie ostrzega, ale jest tylko objawem desorganizacji układu. Wyobraźmy sobie urządzenie alarmowe – które stale buczy lub wydaje inny dźwięk mający zaalarmować właściciela. Sytuacja tego typu istnieje w nerwicach. Zmienność życia powoduje, że po sygnale lękowym wytwarza się nowy stan równowagi, w którym sygnał ten staje się już zbyteczny. To samo dotyczy sygnałów bólowych. Utrwalenie się sygnału bólowego świadczy bądź o patologii samego układu sygnalizacyjnego, co może się zdarzyć w pewnych zaburzeniach neurologicznych i psychiatrycznych, na przykład w zapaleniu wielonerwowym, w newralgiach, przy uszkodzeniu dróg bólowych w nerwicach, zwłaszcza typu konwersji histerycznej, bądź o niemożności wyjścia z sytuacji zagrożenia, jak to się dzieje w chorobach chronicznych, którym ból już zwykle towarzyszy do końca, choć występuje pewna do niego adaptacja. Swoista ciężkość depresji sprawia, że struktury czynnościowe nie ulegają normalnej wymianie i że uporczywie zalegają. Człowiek nie może oderwać się od nękających go myśli i uczuć. Myśli te zazwyczaj są smutne i budzą lęk. Ponieważ nie można się od nich oderwać, to też lęk nie opuszcza chorego. Wzrost lęku przy obniżeniu dynamiki życiowej. W znacznej mierze wynika z występującej wówczas inercji. W zwiększonej dynamice życiowej wzrasta zmienność struktur czynnościowych. Typowa dla stanów maniakalnych gonitwa myśli i dzięki temu lęk nie ma szans utrzymać się dłużej. To samo zjawisko obserwujemy w okresach bezczynności. Wówczas lęk, jak również ból, zwykle wzrasta, a baleje, gdy jesteśmy czymś aktywnie zajęci. Różne rodzaje lęku w depresjach. U młodych ludzi lęk dotyczy przeważnie przyszłości. Jest to lęk przed nicością, bezsensem, tajemnicą, która przed nimi stoi. U starych ludzi natomiast częściej dotyczy przeszłości. Źródłem lęku stają się wówczas poczucie winy, ujemny bilans życia, poczucie jego zmarnowania i temu podobne. Formy lęku przyjmują różne postacie. W lżejszych depresjach lęk ma charakter nieokreślonego niepokoju, niekiedy z domieszką uczuć agresywnych. Dość często nieokreślony niepokój koncentruje się wokół realnych sytuacji, które na skutek depresji ulegają znacznemu wyolbrzymieniu. Typowe dla depresji trapienie się. W głębszych depresjach zdarzają się już Paroksyzmy lęku, na przykład w depresio agitata. A tematyka lęków staje się zwykle psychotyczna. Człowiek wchodzi wówczas w przestrzeń psychotyczną nocy. Znajdujące się poniżej progu świadomości struktury czynnościowe zostają wyrzucone w tę ciemną przestrzeń, nabierając wskutek tego realności halucynacji, iluzji i urojeń. Nie wiemy, w jakim stopniu struktury czynnościowe, znajdujące się poniżej progu świadomości, są modelowane przez przeżycia świadoma, a w jakiej mierze odzwierciedlają one przeżytą przeszłość. Dlatego trudno odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu zło, które ujawnia się w psychotycznej nocy depresji, jest złem rzeczywistym, które swego czasu zostało zepchnięte poniżej progu świadomości, a w jakim jest ono fikcyjne. Wytworzone przez samą patologię przestrzeni ciemnej. Przestrzeń ciemna nocy, w przeciwieństwie do przestrzeni jasnej dnia, jest najbardziej własna i intymna. W niej ujawnia się to, co w człowieku skryte, z czego sam często nie zdaje sobie sprawy. Jeżeli słuszna jest koncepcja o istnieniu dobra i zła w naturze, to w tych najgłębszych warstwach, Znajdują one swe źródło. W psychotycznej ciemności depresji ujawnia się ta najgłębsza i najsurowsza moralność, która jest moralnością natury i wczesnego okresu życia, gdy tworzą się zręby układu samokontroli. Najstarsze, znajdujące się poniżej progu świadomości warstwy tego układu, mają w sobie, jak wspomniano, cechy nieskończoności. I ten charakter sądu ostatecznego ujawnia się w psychotycznej ciemności, depresji. Ostateczna ocena, która dla człowieka zawsze pozostaje nieznana, ujawnia się w psychotycznych przeżyciach, depresji. Na krańcach ludzkiej czasoprzestrzeni mieszczą się znaki nieskończoności. Człowiek mieści się w przyszłości i w przeszłości. W depresji zbliżamy się do tych krańców. W przyszłości widzimy nicość śmierci, a z przeszłości wyłania się perspektywa sądu ostatecznego. Świat psychozy jest światem spraw ostatecznych, gdyż w niej na powierzchnię się wydobywa to, co w człowieku najtajniejsze, a ponieważ przestrzeń psychotyczna jest nieograniczona, Człowiek w psychozie musi zmierzyć się z nieskończonością. Pascal, pisząc o ludzkim lęku, mówi o nieskończoności makrokosmosu i mikrokosmosu, która otacza człowieka. Nieskończoność mieści się też w przeżyciach ludzkich, co m.in. uwydatnia się w depresji. Lęk schizofreniczny. Jeśli w depresji smutek jest osiowym objawem, a lęk raczej wtórnym, to w schizofrenii zajmuje on centralną pozycję w przeżyciach chorego. Analiza lęku schizofrenicznego jest zadaniem niezwykle trudnym, gdyż zarówno geneza jego jest różnorodna, jak i nasilenie przekracza granice wyobraźni człowieka tak zwanego normalnego. Trzeba właściwie samemu przejść epizod schizofreniczny, by zrozumieć, czym jest lęk w tej chorobie. Przekracza on znacznie wymiary sygnału lękowego występujące w sytuacjach nawet największego zagrożenia. Byli schizofrenicy, na ogół łatwo znosili piekło obozów zagłady, gdyż w porównaniu z tym, co przeżyli w trakcie swej psychozy. Przeżycia obozowe nie były dla nich tak straszne. Wielu też byłych schizofreników spisało się dzielnie w działaniach wojennych ostatniej wojny. Ich reakcje leukowe w realnej sytuacji zagrożenia nie dorównywały reakcjom lękowym wobec zagrożenia fikcyjnego przeżytego w psychozie. Obserwowano w większości chorych w ostrej schizofrenii silne rozchwianie wegetatywne. I biochemiczne ustroju, a także stany zahamowania ruchowego i skrajnego podniecenia przemawiają za siłą przeżyć lękowych. Lęk prowadzi też do przekształcenia obrazu otaczającego świata i własnej osoby, z niego tworzą się struktury urojeniowe i omamowe. Lęk społeczny. Jeśli tematykę lęków w depresji można by w przybliżeniu określić jako metafizyczną, sięga ona bowiem w nieskończoność przyszłości i przeszłości człowieka. To w schizofrenii jest ona przede wszystkim społeczna. Dominuje w niej lęk przed drugim człowiekiem. Skutek psychotycznego wyolbrzymienia człowiek ten może przyjąć apokaliptyczne wymiary szatana. Boga, potężnego wroga, tajemniczych organizacji i temu podobne. Depresja stawia człowieka wobec problemu czasu przyszłego i przeszłego, a schizofrenia wobec problemu jego środowiska społecznego. Można by przyjąć, że depresja jest patologicznym wyrazem normalnej oscylacji dynamiki życiowej, a schizofrenia... Wyrazem zaburzeń metabolizmu informacyjnego. Ponieważ wymiana informacyjna dotyczy przede wszystkim sygnałów pochodzących ze środowiska społecznego, więc w relacjach z nim trzeba szukać genezy patologii schizofrenii. By zrozumieć genezę lęku schizofrenicznego, trzeba nieraz cofnąć się do wczesnego dzieciństwa, gdyż wówczas. Nawiązują się pierwsze relacje ze środowiskiem społecznym i tworzy się zasadniczy schemat metabolizmu informacyjnego. Natomiast zrozumienie lęku depresyjnego na ogół nie wymaga takiego historycznego podejścia. Koreluje on bowiem wyraźnie z obniżeniem dynamiki życiowej, a jej oscylacje mogą wystąpić w różnych okresach życia. Zasadniczym warunkiem wejścia w wymianę informacyjną z otoczeniem jest przyjęcie postawy do. Nie można bowiem wymieniać informacji z czymś, od czego chce się uciec lub co chce się zniszczyć. Opieka macierzyńska, która otacza młode istoty, ułatwia im przyjęcie takiej postawy. Środowisko dzięki tej opiece staje się przychylne i przyciągające. Nie zagraża ono niebezpieczeństwami. Nie trzeba się go bać i przed nim uciekać. Obserwując niemowlęta, można zauważyć znaczne różnice w poziomie ich postawy do otoczenia. Jedne wyciągają rączki do otoczenia, uśmiechają się, inne są zalęknione, często płaczą. Widać, że już w tym wieku. Otaczający świat jest dla nich przykry. Nie potrafimy na razie odpowiedzieć, co wpływa na to, że u jednych ludzi już od wczesnego okresu rozwoju przeważa postawa do, a u innych od otoczenia. U zwierząt, jak się zdaje, też można od wczesnego okresu rozwojowego obserwować różnice w poziomie postawy do. Nie są one jednak tak wyraźne jak u człowieka. No ogół przeważa u nich postawa do. We współczesnej psychiatrii dominuje pogląd, że przyszli schizofrenicy są delikatniejsi i drażliwsi, wskutek czego czynniki patologiczne tkwiące w środowisku rodzinnym łatwiej wywołują u nich wycofanie się z kontaktów z otoczeniem. Nie wiadomo jednak na czym ma polegać ta Genetycznie uwarunkowana większa drażliwość przyszłych chorych na schizofrenię. Określenie genetycznego uwarunkowania jakiejkolwiek cechy psychicznej jest niezwykle trudne, gdyż nigdy nie da się w niej odizolować czynników genetycznych od środowiskowych. A dotychczas nie wiemy, jakie odzwierciedlenie w życiu psychicznym znajduje plan genetyczny. Na razie musimy zadowolić się posiadanymi informacjami o odzwierciedlaniu planu genetycznego na najniższym, to jest biochemicznym poziomie integracji czynności ustroju. Nie wiemy, jaka jest zasadnicza struktura życia psychicznego człowieka. Gdybyśmy ją znali, można by z pewnym przybliżeniem przyjąć, że jest ona uwarunkowana genetycznie. Na razie obracamy się w kręgu niesprawdzonych hipotez. Jako jedną z nich można przyjąć, że przewaga postawy do lub od jest elementem tej zasadniczej struktury życia psychicznego człowieka. Cechą przyrody ożywionej jest ekspansja w otaczający świat. Każda żywa istota dąży do powiększenia swej przestrzeni życiowej, gdyż to jest warunkiem jej egzystencji. Ekspansja natomiast jest możliwa przy przyjęciu postawy do otoczenia. W ten sposób przewaga postawy do jest proporcjonalna do tendencji ekspansywnych ustroju, czyli do jego dynamiki życiowej. Ten schemat jest zgodny z subiektywnym obrazem procesów życiowych. Pogodny nastrój, który jest subiektywnym odpowiednikiem wzmożonej dynamiki życiowej, koreluje ze wzrostem uczuć pozytywnych, to jest ze wzrostem postawy do, a przeciwnie, nastrój obniżony koreluje ze wzrostem uczuć negatywnych do otoczenia. Jeśli przyjąć, że tendencja do ekspansji stanowi zasadniczą cechę wszystkich żywych istot, a tym samym i człowieka, to należałoby przypuszczać, że w znacznej mierze jest ona uwarunkowana genetycznie, a tym samym zasadnicza orientacja w otaczającym świecie. To jest przewaga postawy do lub od, w znacznej mierze zależy od czynników genetycznych. Struktura rodzinna. Od przeszło ćwierć wiecza wiele uwagi w piśmiennictwie psychiatrycznym poświęca się analizie struktury rodzinnej, a zwłaszcza postaci matki przyszłych chorych na schizofrenię. W różny sposób, przeważnie niezbyt pochlebnie. Opisywano matkę przyszłego schizofrenika. Należy zaznaczyć, że w miarę postępu badań nad tym zagadnieniem, opisy stawały się stopniowo coraz łagodniejsze i dziś już na ogół nie straszy nas obraz schizofrenogennej matki, swego rodzaju potwora zimnego, władczego, często nienawidzącego swego dziecka. Również ojciec nie zawsze jest taki bezradny i marginesowy. Jak go początkowo przedstawiano. W badaniach psychiatrycznych często sprawdza się przysłowie. Gdy kto chce uderzyć psa, to znajdzie kij. Psychiatra zawsze potrafi doszukać się patologii w badanym przedmiocie. Nie należy zapominać o tym, że nie ma środowiska dobrego, to znaczy takiego, w którym nie działałyby żadne szkodliwe czynniki. Każde środowisko jest dobre i złe zarazem. Zresztą, idealnie dobre środowisko okazałoby się może najbardziej szkodliwe, gdyż nie przystosowałoby ustroju do walki, obrony, wysiłku. Ta ogólna zasada, odnosząca się do każdego środowiska, stosuje się też do tego środowiska, które w życiu człowieka odgrywa najważniejszą rolę to jest do jego rodziny wyjściowej. Badania prowadzone w ostatnich latach mogą dość wyraźnie wskazywać na to, że jeśli w rodzinach dzieci młodzieży nerwicowej lub przestępczej występuje wyraźna patologia rodziny, to w rodzinach młodzieży schizofrenicznej ta patologia jest ukryta i pozornie te rodziny przedstawiają harmonijny obraz. Często jednak pod pozorami dobrej rodziny kryje się pustka uczuciowa lub niemożność wyrażenia swych uczuć. Należy się spodziewać, że stosowana obecnie psychoterapia całej rodziny chorego na schizofrenię pozwoli w przyszłości lepiej zrozumieć jej strukturę emocjonalną i uchwycić ewentualne czynniki patogenne. Na razie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: co w rodzinie przyszłego schizofrenika działa ujemnie na jego rozwój? Sami chorzy odczuwają nieraz atmosferę rodzinną jako szkodliwą. W ostrej fazie choroby nierzadko w sposób niezwykle gwałtowny, a niekiedy i brutalny, formują swe zarzuty w stosunku do rodziców. Dynamika życia uczuciowego w schizofrenii, burzliwa w ostatniej fazie, powoduje znaczne wypaczenie obrazu rzeczywistości. Trudno więc na podstawie wypowiedzi chorych wytworzyć sobie obiektywny obraz stosunków uczuciowych panujących w ich rodzinach. Nie można jednak Pomijać pretensji, jaką większość chorych na schizofrenię ma do swych rodziców o to, że nie czuli się w domu dobrze, że dom ten nie był dla nich dostatecznie ciepły, że matka nie okazywała im dostatecznego uczucia, że ojciec był obojętny, zbyt surowy, lub nie zajmował się w ogóle rodziną i temu podobne. Środowisko macierzyńskie tak ważne dla normalnego rozwoju, nie tylko człowieka. Ale też wyższych zwierząt, w odczuciu chorych na schizofrenię, nie miało dostatecznego ciepła. Środowisko rodzinne tworzy swoistą warstwę ochronną przed niebezpieczeństwami normalnego środowiska. Prawo zachowania życia gatunku wymaga, by istoty młode i jeszcze do samodzielnego życia niezdolne były otoczone opieką rodzicielską. Prokreacja polega bowiem nie tylko na zapłodnieniu, Lecz także na wychowaniu. Sam akt seksualny nie wystarcza do wypełnienia drugiego prawa biologicznego. U ssaków najwcześniejszy okres rozwoju jest przymusowo otoczony opieką macierzyńską dzięki temu, że nowo powstała istota jest nierozerwalnie związana z organizmem matki. Nie można inaczej wyzwolić się z obowiązków opieki, niż przez zabicie płodu. Od momentu narodzin. Organiczne zespolenie zostaje wprawdzie zerwane, ale nadal opieka matki jest koniecznym warunkiem życia: bez niej dziecko skazane jest na śmierć. Naturalne środowisko bez warstwy izolacyjnej, jaką stanowi macierzyńska opieka, jest dla niego środowiskiem grożącym bezwzględnie zagładą. Dlatego pierwsze sygnały lękowe powstają w związku z zagrożeniem utraty środowiska macierzyńskiego, a więc gdy na przykład Małe dziecko zostawi się samo w ciemności, gdy nagle ujrzy ono obce twarze, gdy nie widzi matki i jego krzyk jej nie przywołuje. Mimo opieki matki, środowisko może nie spełniać warunków macierzyńskości. Dziecko może cierpieć z powodu choroby, niedożywienia, pragnienia, zimna, nagłej utraty oparcia ciała, reakcja naukowa wywołana przez nagłe usunięcie becika spod pleców dziecka i temu podobna. W tych wypadkach osoba matki nie jest czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo. Poczucie bezpieczeństwa, które środowisko macierzyńskie ma stwarzać, zostaje zachwiane. Zamiast pewności powstaje niepewność. To pierwsze zachwianie wiary może rzutować na tworzący się w tym okresie rachunek prawdopodobieństwa. Więcej będzie w nim minusów niż plusów. W momencie narodzin zostaje zerwana organiczna łączność z matką, ale miejsce jej zajmuje swoista łączność uczuciowa, która w miarę kontaktu z dzieckiem i jego rozwoju coraz bardziej się rozbudowuje i wzbogaca, i która nie ma żadnego odpowiednika w innych uczuciach ludzkich. Miłość ta na pewno istnieje też u zwierząt, przynajmniej wyższych, i ma nawet formy bardziej harmonijne i dynamiczna niż u człowieka. Człowiek wskutek swego oderwania się od konkretności życia, przewaga postawy abstrakcyjnej, nieraz zatraca to, co określiłem jako moralność naturalną, której miłość macierzyńska jest najpiękniejszym przejawem. Związek matki z dzieckiem, już po fakcie narodzin pozostaje nadal bardzo ścisły i prawdopodobnie ta ścisłość związku która wynika z drugiego prawa biologicznego, sprawia, że kobieta nie zawsze jest w stanie go znieść. Człowiek bowiem, w przeciwieństwie do zwierząt, nie wytrzymuje zbytniego zrośnięcia z otoczeniem, zbyt silna jest u niego tendencja do oderwania się, do wolności, przewaga postawy abstrakcyjnej nad konkretną. Łączność uczuciowa wynika z postawy konkretnej, ze zrośnięcia się z otoczeniem. Konieczne ruchy, gesty, słowa różnego rodzaju formy macierzyńskiego zachowania przychodzą same. Nie trzeba się nad nimi zastanawiać, nie trzeba ich planować. Obserwując macierzyńskie zachowanie zwierząt, niejednokrotnie nie można oprzeć się wrażeniu, że jest ono znacznie mądrzejsze niż ludzkie. Zwierzęta wiedzą Czego ich potomstwu najbardziej potrzeba w danym okresie rozwoju? Umiejętnie przygotowują je do życia, uczą zdobywać pokarm i unikać niebezpieczeństwa, a w odpowiednim czasie spokojnie, a nie tak boleśnie, jak to przeważnie bywa wśród ludzi, rozstają się z potomstwem, zostawiając mu pełną swobodę. U człowieka macierzyństwo nie przebiega tak harmonijnie. Boże wynika to stąd, że człowiek dysponuje w porównaniu ze zwierzętami niezwykłą mnogością struktur czynnościowych i wybór między nimi nie zawsze jest łatwy. Tam, gdzie związek z otoczeniem ma być jak najściślejszy, nie ma na ogół czasu na wybór świadomy. Dokonuje się on automatycznie. Tego rodzaju wybór dotyczy na przykład podstawowych postaw uczuciowych do i od. Człowiekowi trudno zachować tego typu związek z otoczeniem. Przeszkadza mu nadmiar potencjalnych struktury czynnościowych. By móc je należycie rozwinąć, musi zachować pewien dystans w stosunku do otoczenia. Człowiek nie wytrzymuje zbyt dużego zbliżenia do swego środowiska i, gdy jest w takiej sytuacji, jak macierzyństwo, świadomie czy nieświadomie, buntuje się przeciw niej. Aż w końcu wytwarza dystans między sobą a przedmiotem, z którym jest związany. Dzięki wytworzonemu dystansowi mogą zmieścić się struktury czynnościowe, które by w bezpośrednim kontakcie z otoczeniem nie znalazły dla siebie miejsca. I tak na przykład w wypadku macierzyństwa obok struktur czynnościowych naturalnych i w znacznej mierze automatycznych. Wspólnych dla człowieka i dla wyższych przedstawicieli świata zwierzęcego występują struktury już typowo ludzkie, bardziej skomplikowane, często świadomie planowane. Decyzja wyboru właściwych form zachowania macierzyńskiego staje się coraz trudniejsza, gdyż jest już między czym wybierać. Matka staje się niepewna. Dziecko skutkiem tego budzi w niej lęk i agresję, i nie pomoże jej szukanie rady. W najbardziej fachowych podręcznikach. Wiele uwagi w piśmiennictwie psychologicznym i psychiatrycznym poświęca się tak zwanej dojrzałości psychicznej do macierzyństwa. By być zdolnym do macierzyństwa, podobnie zresztą jak do życia erotycznego, gdyż obie te formy życia wywodzą się z drugiego prawa biologicznego trzeba być zdolnym do dawania uczuć, a nie tylko do ich brania. Postawa altruistyczna musi równoważyć postawę egoistyczną, jeśli nie nad nią przeważać. Jest to problem jak najbardziej istotny nie tylko dla dojrzałości do życia erotycznego i macierzyństwa, ale w ogóle do życia. W wypadku uczuciowej dojrzałości do macierzyństwa jesteśmy świadkami paradoksalnego raczej zjawiska. A mianowicie struktury czynnościowe, określane jako dojrzałe, są bardzo zbliżone do struktur występujących w świecie zwierzęcym, podczas gdy struktury określane jako niedojrzałe są bardziej ludzkie, przynajmniej w tym sensie, że występują tylko u człowieka. Czyżby więc dojrzałość uczuciowa była cechą bardziej zwierzęcą niż ludzką? Mimo wewnętrznego sprzeciwu wypada na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Dojrzałość uczuciowa polega, jak wspomniano, przede wszystkim na zdolności do dawania uczuć. A zdolność ta jest z kolei zależna od stopnia złączenia, zrośnięcia z otoczeniem. W wypadku przewagi postawy abstrakcyjnej granica między ja a światem otaczającym Występuje wyraźnie. Wynika to z większej odległości, jaka tworzy się między obu układami. Dzięki niej możliwe staje się rozwinięcie drugiej fazy metabolizmu informacyjnego to znaczy tej, w której przeważają struktury czynnościowe związane z przekształceniem otaczającego świata postawa nad, a więc w subiektywnym odczuciu, struktury myślowo-wolicjonalne. Natomiast w pierwszej fazie metabolizmu informacyjnego przeważają struktury czynnościowe związane z naszym życiem uczuciowo-nastrojowym, a więc z dynamiką życiową i zasadniczą orientacją w świecie otaczającym, postawa do i od. Gdy przeważa postawa konkretna, zaciera się granica między ja, a otaczającym światem. Człowiek jest zrośnięty z otoczeniem, jego uczucia i nastroje promieniują na zewnątrz a uczucia i nastroje otoczenia udzielają się jemu samemu. Cechą życia uczuciowego pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego jest właśnie to zespolenie z otoczeniem przewaga postawy konkretnej. W wypadku nastrojów i uczuć niepodobno oddzielić podmiotu od przedmiotu. Koloryt emocjonalny przechodzi bowiem przez granicę oddzielającą ja od otaczającego świata. Gdy jest ciemno, to zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz tej granicy, a gdy jasno to też po obu jej stronach. Przeciwnie jest w wypadku naszych aktów boli, myśli, planów i temu podobne. Tu przedmiot wyraźnie przeciwstawia się podmiotowi. Wynika to z samego charakteru działania. Ja działam na coś, coś przekształcam, działam i obserwuję efekt swego działania. Swoją strukturę czynnościową narzuca się tu otoczeniu. Granica między działającym podmiotem a odbijającym działanie przedmiotem musi być bardzo wyraźna. O ile w pierwszej fazie metabolizmu informacyjnego następuje zbliżenie do otaczającego świata, przewaga postawy konkretnej, o tyle w drugiej fazie oddalenie od niego, przewaga postawy abstrakcyjnej. W procesach metabolizmu informacyjnego występuje cała oscylacja między tymi dwiema postawami zbliżanie. I oddalanie się od otoczenia. Dojrzałość uczuciowa, która w głównej mierze polega na zdolności dawania uczuć i właściwej wymianie uczuciowej z otaczającym światem, wymaga przede wszystkim zbliżenia do otoczenia, zmniejszenia dystansu dzielącego ja od otaczającego świata, czyli pewnej przewagi pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego, która jest ontogenetycznie i filogenetycznie starsza niż faza druga intelektualno-wolicjonalna. Paradoks tak zwanej dojrzałości emocjonalnej polegałby na tym, że w rzeczywistości stanowi ona regresję do bardziej pierwotnych form związku z otoczeniem. Co się tyczy macierzyństwa, to często jesteśmy świadkami tragikomicznych efektów, do jakich prowadzi intelektualizacja związku uczuciowego z dzieckiem. Natura jest tu zawsze mądrzejsza od ludzkich pomysłów. Wszelkie naukowe próby regulowania stosunku uczuciowego matki do dziecka, w czym przodują niektórzy psychoanalitycy, okazują się zwykle zgubne zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Związek uczuciowy matki z dzieckiem jest czymś niezwykle subtelnym, pięknym i, trzeba szczerze powiedzieć, dotychczas tajemniczym. Jak wszelkie procesy uczuciowe, związek ten niełatwo poddaje się naukowej obserwacji. Gdyż obserwacja taka z reguły go zakłóca, jeśli w ogóle nie niszczy. Dla rozwoju dziecka, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, odgrywa on decydującą rolę. Jest może nawet ważniejszy niż zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych, to jest należących do metabolizmu energetycznego. Klimat uczuciowy, w jakim przebywa dziecko, determinuje rozwój metabolizmu informacyjnego a od niego zależy dalszy rozwój człowieka. W tym metabolizmie sygnał lękowy jest jednym z pierwszych sygnałów. Od klimatu uczuciowego zależeć więc będzie, w jaki sposób kształtuje się tolerancja na tenże sygnał oraz to, czy pogotowie lękowe będzie duże czy małe. Lęk jest uczuciem, które chyba najsilniej rezonuje się w układzie dokrynno-wegetatywnym, co może wpływa też na to, że jest on uczuciem najłatwiej przenoszącym się, najbardziej zaraźliwym. Zjawisko to występuje u dorosłych, klasycznym przykładem jest panika. Najwyraźniej jednak występuje w wieku niemowlęcym, gdy dziecko nie dysponuje jeszcze innymi środkami komunikacji. Stan psychiczny, a zwłaszcza lęk matki, przenosi się z łatwością na jej dziecko. Uczucia przenoszą się też w odwrotnym kierunku, to jest z dziecka na matkę ale osoba dorosła jest zawsze mniej podatna na ten rodzaj komunikacji niż dziecko, choćby z tego względu, że jest to u niego na razie jedyna forma metabolizmu informacyjnego. W tym okresie życia nie wytworzyła się jeszcze druga faza metabolizmu informacyjnego i kontakt z otaczającym światem jest bardziej bezpośredni, nie ma bowiem granicy między ja a otaczającym światem wszystko łączy się w jedną całość. Pogotowie leukowe matki z łatwością, więc przenosi się na jej dziecko. Nie pomogą tu różne sposoby maskowania się. Małe dziecko, podobnie zresztą jak domowe zwierzęta, odczytuje na ogół bezbłędnie to, co kryje się pod maską. Maska powstaje dopiero później, w miarę komplikowania się stosunków międzyludzkich i konieczności zachowywania określonych form interakcji. Z wiekiem tępieje zmysł psychologiczny. Większą wagę zwraca się na formę niż na kryjącą się pod nią treść. Celem środowiska macierzyńskiego jest oddzielenie młodej istoty od niebezpieczeństw zagrażających jej ze strony otaczającego świata. Idealne zatem środowisko macierzyńskie nie powinno w ogóle wywoływać sygnału zagrożenia, a więc lęku i bólu. Jak dobrze wiadomo, ideał taki nigdy się nie realizuje. Młode stworzenie nie jest wolne od obu tych sygnałów. Lęk i ból towarzyszą żywym istotom od zarania ich istnienia. Nie wiemy, czy przeżycia te występują już w najwcześniejszych okresach życia, np. w życiu płodowym ssaków. W każdym razie należą do najwcześniejszych przeżyć w życiu pozapłodowym. Sygnał zagrożenia może być wywołany niebezpieczeństwem utraty środowiska macierzyńskiego. na gdy małe dziecko jest zostawione samo lub w ciemności, może być wywołany niedostatecznym zabezpieczeniem przez środowisko macierzyńskie przed niebezpieczeństwami życia, na przykład gdy małe dziecko jest narażone na ból, głód, zimno i itp. I wreszcie może być wywołany bezpośrednim przeniesieniem pogotowia lękowego z matki na dziecko. A zatem środowisko macierzyńskie, które ma odizolować młodą istotę od niebezpieczeństw środowiska naturalnego, nie stanowi idealnego zabezpieczenia. Ból i lęk pojawiają się już w tym najwcześniejszym okresie życia. Prawdopodobnie cierpienie jest większe u młodych istot ludzkich niż u zwierzęcych. Choćby z tego powodu. Że człowiek bardziej odbiega od naturalnych form zachowania i przeżywania, wskutek tego nie stwarza tak dobrego środowiska macierzyńskiego jak zwierzęta. Gdyby nawet istniało idealne środowisko macierzyńskie, to nie byłoby ono wolne od uczucia lełku. Ewolucja indywidualna wymaga bowiem ekspansji w otaczający świat, a więc opuszczenia środowiska macierzyńskiego. Istnieją więc jakby dwie tendencje. Jedna w kierunku niebezpieczeństwa, spokoju, złączenia się całkowitego ze środowiskiem macierzyńskim, powrotu do okresu życia płodowego, a druga jej przeciwstawna do opuszczenia bezpiecznego azylu, wyjścia w otwarty świat, zmierzenia swych sił z niebezpieczeństwami otaczającego świata. Samotrwanie w środowisku macierzyńskim, zredukowanie do niego swej czasoprzestrzeni, zrezygnowanie z ekspansji, a tym samym z ewolucji, wywołuje uczucie niepokoju. Jest to bowiem stan rzeczy sprzeczny z prawami życia, które wymagają ruchu, zmiany, walki, rozszerzania swej czasoprzestrzeni. Bezpieczeństwo środowiska macierzyńskiego ma w sobie coś ze spokoju śmierci. Nie grozi już żadna zmiana. Nie może stać się już nic więcej. Tęsknota za śmiercią jest niejednokrotnie tęsknotą za powrotem do bezpieczeństwa najwcześniejszego okresu życia. Istotą środowiska macierzyńskiego jest bezpośredniość powiązania matki z dzieckiem. Ta bezpośredniość, jak wspomniano, jest u człowieka naruszona przez samo bogactwo potencjalnych form czynnościowych. Złączenie to jest jednak sprzeczne z prawem indywidualności, które cechuje wszystko, co żywe. Każdy ustrój żywy ma swoją niepowtarzalną indywidualność i nie może być złączony z innym ustrojem. Dążenie do indywidualności zmusza więc do zerwania więzi ze środowiskiem macierzyńskim. W samym złączeniu z drugą istotą tkwi mrok niepewności i lęku. Trzeba bowiem wtedy. Stanąć w bezpośrednim kontakcie z tajemnicą drugiej osoby, z tym, co w niej najgłębsze i najskrytsze, bez zwykłych osłonek i masek, którymi człowiek oddziela się od drugiego człowieka i przy pomocy których broni się przed nim, gdy dystans kontaktu jest większy. Tu kontakt jest najbliższy. Nie ma miejsca na rozwinięcie struktur czynnościowych typowych dla drugiej fazy metabolizmu informacyjnego. Nie można swego zachowania zaplanować i pokierować nim racjonalnie jest ono spontaniczne. Wynika z bezpośredniości powiązania się z otaczającym światem typowej dla pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego wchodzi się tu w podświadomość drugiej osoby a ma ona wiele tajemnic sama budzi lęk. Nie wiemy, jak kształtuje się u małego dziecka jego odczucie związku z matką. Obracamy się w tym wypadku w sferze fantazji i domysłów. Nie jest jednak wykluczone, że w tym najwcześniejszym okresie, gdy zawiązuje się pierwsze związki z otaczającym światem, bliższe siebie są głębsze warstwy psychiki, gdyż właśnie one tworzą pierwszą fazę metabolizmu informacyjnego. A więc dziecko najpierw odbiera podświadomie warstwy psychiki swej matki. A warstwy świadome dopiero w późniejszym okresie życia, gdy metabolizm informacyjny bardziej się wykształci i wytworzy się jego druga faza. Można by w ten sposób tłumaczyć przenoszenie się pogotowia leukowego z matki na małe dziecko. Bezpośredniość kontaktu, jaką stwarza macierzyństwo, jest więc źródłem lęku, dlatego że przeciwstawia się dążeniu wszystkich żywych istot do ekspansji. Otaczający świat i do wytwarzania własnej indywidualności oraz dlatego, że zbyt duże zbliżenie do drugiej osoby otwiera warstwy psychiki, które normalnie pozostają ukryte. Otwarcie takie jest zwykle źródłem lęku. W pierwszej mierze podobne zjawisko, występuje w kontaktach erotycznych, gdzie, podobnie jak w macierzyństwie, Zbliżenie do drugiej osoby znacznie przekracza normalny dystans dzielący ludzi od siebie. Przekroczenie strefy intymności drugiego człowieka, otarcie się choćby o poświadome nurty jego życia, wytwarza napięcie lękowe. W schizofrenii przed chorym odsłania się często prawdziwe oblicze drugiego człowieka. W wytwarzaniu tego nowego obrazu bezsprzecznie największą rolę odgrywają własne projekcje uczuciowe. Lęk Nienawiść, czy też miłość i uwielbienie odpowiednio zmieniają postać obserwowanego przez niego człowieka. Zdarza się jednak, że ten urojeniowo przekształcony obraz jest wyjątkowo prawdziwy, że chory trafia w najistotniejsze cechy danego człowieka, które dla otoczenia, a często dla niego samego są ukryte. Tak, jakby przed chorym odsłaniały się w chorobowym spostrzeganiu świata najgłębsze warstwy psychiki ludzkiej. To, co przed normalnym ludzkim wejrzeniem jest skryte. Dla przedchorobowej linii życia chorych na schizofrenię zjawiskiem typowym jest niedostatek interakcji z otoczeniem społecznym. Wskutek tego, chorzy ci nigdy nie są dość biegli w noszeniu maski, jakiej wymaga codzienne stykanie się z ludźmi, ani też w odczytywaniu tychże masek u innych osób. Pewniej czują się oni w bardziej archaicznych formach komunikacji międzyludzkiej, w których odczuwa się bezpośrednio, bez słów, gestów i temu podobne, normalnych sposobów wzajemnej informacji, cudzy stan psychiczny. W pewnej mierze odczuwają oni drugiego człowieka tak, jak dziecko odczuwa swoją matkę, dlatego bardzo istotne jest w podejściu do chorych na schizofrenię zachowanie autentyczności swych postaw uczuciowych. Maskowanie zawsze wzmaga niepokój chorego. Normalnie człowiek nie wytrzymałby dużego kontaktu z innymi ludźmi opartego wyłącznie na pierwszej fazie metabolizmu informacyjnego, to znaczy na bezpośrednim odczuwaniu cudzego stanu psychicznego. Kontakt z drugim człowiekiem byłby bowiem wtedy zbyt bliski. Zatraca się granica oddzielająca podmiot od przedmiotu, a poza tym cechą tej fazy jest znak nieskończoności. Przedmiot nie ma określonych granic czasowych i przestrzennych, jak w fazie drugiej, tylko rozpływa się w nieskończoności. Dlatego spostrzeganie w tej fazie jest mgliste, niejasne, przedmioty nie mają określonych konturów, ponieważ forma i granice czasoprzestrzenne przedmiotu tworzą się w działaniu. Uczucia są zawsze płynne i bez granic. Komunikowanie się więc z innymi ludźmi tylko w obrębie pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego, to jest wyłącznie uczuciowo-nastrojowe, byłoby źródłem niezwykłego napięcia emocjonalnego, gdyż drugi człowiek byłby zawsze niezgłębioną tajemnicą mieściłaby się w nim nieskończoność. Może dlatego chory na schizofrenię wycofuje się z kontaktów z innymi ludźmi, nie dysponując bowiem zwykłą warstwą ochronną, maską. Która broni nas przed zbytnim zbliżeniem do naszego bliźniego, a bezpośredni kontakt, dla niego bliższy i bardziej naturalny, wywołuje tak duże napięcie uczuciowe, że lepiej trzymać się z dala od ludzi, by napięć tych uniknąć. Nie jesteśmy w stanie poznać, w jaki sposób kształtują się pierwsze formy spostrzegania otoczenia społecznego, a więc przede wszystkim jak małe dziecko odbiera swoją matkę. Można jednak z pewnym prawdopodobieństwem domyślać się, że obraz jej ma cechy nieskończoności, tajemniczości i wszechmocy, a więc w pewnym przynajmniej stopniu przypomina obraz otoczenia społecznego, jaki wytwarza się w schizofrenii. W obu bowiem wypadkach obraz drugiego człowieka tworzy się na bazie pierwszej fazy metabolizmu informacyjnego, a jej znakiem jest nieskończoność. Już od początku swego życia człowiek za sobą i przed sobą musi zmierzyć się z własnym lękiem. Lęk tkwi w samym środowisku macierzyńskim i poza jego granicami. Nie można cofnąć się, zatrzymać ekspansji w otaczający świat, gdyż wówczas lęk narasta. Wyjście naprzód, natomiast w nieznaną przestrzeń, opuszczenie bezpiecznego schronienia, w jakim się wzrasta, wymaga przezwyciężenia lęku. Od przodu jest nieznane, otaczającego świata, a od tyłu nieznane środowiska macierzyńskiego. Mroki podświadomości, które wynurzają się przy tak bliskim zetknięciu dwóch istot ludzkich. U nieco starszych dzieci można obserwować zjawisko swoistego igrania z lękiem. Dzieci dla zabawy wystawiają się na sytuacje lękowe, chętnie, jak wspomniano, Słuchają starszych baśni, bawią się w duchy, zbójców, wybierają się w nocy na cmentarz. Fascynacją tego typu zabawy stanowi zwycięstwo nad własnym lękiem. Z punktu widzenia indywidualnej ewolucji, jest to zabawa ze wszech miar pożyteczna. Uczy bowiem walki z własnym lękiem, a przezwyciężanie lęku jest warunkiem ekspansji w otaczający świat. Zabawa. Bardzo istotna dla normalnego rozwoju człowieka, a także prawdopodobnie dla rozwoju zwierząt, przynajmniej wyższych, polega często na stwarzaniu fikcyjnych, niebezpiecznych sytuacji, które wyzwalają u uczestników zabawy przejściowe uczucie lęku. Pokonywanie tego lęku jest częścią gry. W ten sposób zabawa, ucząc różnych form interakcji z otoczeniem, uczy też pokonywania własnego lęku. Dla przedchorobowej historii życia przyszłych schizofreników zjawiskiem typowym jest mały udział w grupach zabawowych. Wskutek tego przyszły chory nie tylko dysponuje mniejszym zasobem potencjalnych struktur czynnościowych interakcji z otoczeniem społecznym, ale jest też mniej przygotowany do pokonywania własnego lęku. Często u przyszłych chorych na schizofrenię obserwuje się lękowe nastawienie do życia. Łatwo przyjmują postawę wycofującą, gdy trzeba wejść w otaczający świat, zwłaszcza w świat społeczny. Boją się nowych ludzi, nowego środowiska. Z jednej strony mają już dość środowiska rodzinnego, chcieliby uwolnić się z jego więzów, a z drugiej strony boją się panicznie wyjść poza jego granice. Stąd bierze się ambiwalentne nastawienie do rodziców typowe, u chorych na schizofrenię. Szukając genezy lęku społecznego u chorych na schizofrenię, można oczywiście znaleźć wiele momentów patologicznych w ich relacjach z otoczeniem społecznym, które mogły się przyczynić do powstania tego szlęku. Często traktowani są oni przez swych rówieśników jako trochę inni jako mamin synkowie prymusy, kujony. Często są wyśmiewani w grupach zabawowych. Przedmiotem drwiny może być ich nieśmiałość wobec rówieśników płci przeciwnej. Kurczowe trzymanie się środowiska rodzinnego dyskwalifikuje ich z góry jako partnerów zabawy. Są oni na ogół wykluczeni ze swoistej intymności grup zabawowych, nie pasują bowiem do wczesno-młodzieńczego stylu: u chłopców agresywnego, a u dziewcząt erotycznego. Wydaje się jednak, że pierwotnego źródła lęku społecznego należy szukać w pierwszych relacjach ze środowiskiem społecznym to jest w związku dziecka z matką. Od tego bowiem związku w głównej mierze zależy nasz późniejszy stosunek do wszystkich ludzi. Stosunek do matki jest matrycą stosunku do świata społecznego i w ogóle do świata. Nie potrafimy dotychczas powiedzieć, w jaki sposób patologia tego pierwszego związku z otaczającym światem jest uwarunkowana genetycznie, a w jakim stopniu zależy od patologii samego środowiska, to jest matki, schizofrenogenna matka. Starano się tu tylko wykazać, że już w pierwszym środowisku istnieje pogotowie lękowe. Gdy przekroczy ono pewne dopuszczalne granice, może dojść do zahamowania normalnego procesu rozwoju interakcji z otoczeniem społecznym. Lęk społeczny będzie stopniowo narastał, aż dojdzie do poziomu psychozy. Przezwyciężanie lęku ekspansja w otaczający świat wymaga przezwyciężania własnego lęku. Ma ona charakter progresywny to jest stopniowo sięga coraz dalej. Skutkiem tego dawkowanie lęku jest stopniowe, i na ogół nie jest on tak duży, by nie móc go przezwyciężyć. Przyszły chory na schizofrenię, wycofując się z poszczególnych etapów ekspansji w otaczający świat, staje w końcu wobec sytuacji, które znacznie przekraczają jego tolerancję na lęk. Nie ma on dostatecznego doświadczenia z przezwyciężaniem własnego lęku, jego dawka jest zbyt duża, sytuacja, która dla człowieka progresywnie rozszerzającego swą przestrzeń życiową jest codzienna, dla niego staje się katastrofalna. Każde wejście w otaczający świat, w nową sytuację, jest sprawdzianem samego siebie. Pokonując lęk, człowiek czuje się silniejszy, jest zwycięzcą. Przeciwnie, gdy nie jest w stanie opanować lęku i wycofuje się zamiast iść naprzód, wówczas czuje się zwyciężony przez otaczający świat. Jeśli przeważa wycofanie się, obraz własnej osoby staje się coraz bardziej pesymistyczny. To z kolei wpływa na zwiększenie się lęku przed ludźmi. Lęk jest tym większy, im większą dysproporcję odczuwa się między własnymi siłami a mocą otoczenia. Człowiek przyzwyczajony do zwycięstw nad otoczeniem może bez lęku wkraczać w sytuację ocenianą przez człowieka, któremu brak takich doświadczeń jako niezwykle trudną i niebezpieczną. Człowiekowi, który wycofał się z ekspansji w otoczenie, świat wydaje się najeżony niebezpieczeństwami. Świat taki jest źródłem lęku, nie przyciąga, lecz odpycha. Zdobywanie takiego świata dokonuje się na zasadzie heroicznej. Każdy krok naprzód wymaga bowiem przezwyciężenia lęku nieproporcjonalnie silnego do obiektywnego zagrożenia. Na ogół jednak zwycięża tendencja do wycofywania się od otoczenia struktury czynnościowe nie realizują się w otaczającej rzeczywistości ale w świecie marzeń i planów więcej dzieje się in potentia niż in realitate swoistość lęku schizofrenicznego nie można jednak żyć w świecie pustym nie można bez końca kurczyć swej czasoprzestrzeni jest to sprzeczne z naturalną tendencją do ekspansji i do stałej wymiany energetyczno-informacyjnej z otoczeniem. W końcu dochodzi do wybuchu psychozy. Świat wewnętrzny zostaje wyrzucony na zewnątrz. I ten fikcyjny świat staje się teraz realnym światem chorego. Jest to swoiste przeistoczenie świata. Wszystko się zmienia, i wokół chorego i w nim samym wkracza on zupełnie w nową rzeczywistość. Czasem wkroczenie to jest gwałtowne, jak w ostrych psychozach, a czasem łagodne, skryte, jak w schizofrenii prostej. Lęk jest tu proporcjonalny do gwałtowności zmiany. Nagła zmiana interakcji z otoczeniem, zaburzenie dotychczasowej struktury metabolizmu informacyjnego wywołuje z reguły lęk, który określić można jako desintegracyjne, gdyż ulega rozbiciu to, co było dotychczas uporządkowane. W słabym nasileniu taki lęk występuje przy każdym zadziałaniu nowego bodźca, bodziec rozbija strukturę interakcji z otoczeniem, dotychczasowa aktywność zostaje przerwana i dopiero po krótszej lub dłuższej chwili wytwarza się nowa aktywność. Nowa integracja w miejsce starej. Odruch orientacyjny ma zawsze komponent lękowy i wegetatywny. Wyładowanie wegetatywne jest na ogół współmierne do natężenia lęku. Każda zmiana interakcji z otoczeniem jest naruszeniem porządku, to jest swoistej struktury metabolizmu informacyjnego. Stara struktura ulega zniszczeniu, a w jej miejscu powstaje nowa. Ten proces budowy i niszczenia trwa od urodzenia aż do śmierci nawet we śnie. Gdy wymiana informacji z otoczeniem zredukowana jest do minimum, powstają nowe struktury i giną stare. Nie ma więc ani chwili wytchnienia w procesie budowy i niszczenia, integracji i desintegracji. Życie ma charakter pulsujący. Negatywna entropia ustroju raz wzrasta, raz maleje. Każdy bodziec stanowi naruszenie dotychczasowego porządku. W miejsce starej powstaje nowa struktura metabolizmu informacyjnego. Komponent lękowy, który w śladowej formie towarzyszy każdemu bodźcowi informacyjnemu, jest sygnałem zagrożenia, jakie niesie za sobą burzenie starego porządku i konieczność tworzenia nowego. Chwilowy wzrost nieporządku entropii jest tym zagrożeniem, które wywołuje sygnał lękowy, im większa zmiana, im większe zniszczenie dotychczasowego porządku, tym lęk staje się silniejszy. Na ogół zmiany zachodzące w naszej interakcji z otoczeniem są dawkowane w minimalnych ilościach. Dzięki temu łatwo możemy je znieść, gdyż większa ilość struktury metabolizmu informacyjnego pozostaje niezmieniona. Słyszymy nagle jakiś hałas, wywołuje to reakcję orientacyjną, połączoną z nieznacznym uczuciem niepokoju. Ale dalej widzimy ten sam pokój, te same ściany, tych samych ludzi wokół siebie. Sami też nie ulegliśmy większej zmianie. Na chwilę przerwaliśmy tylko dotychczasową aktywność, do której wracamy, jeśli się okaże, że bodziec słuchowy nie miał większego znaczenia. Wyobraźmy sobie sytuację, w której zmiana jest znacznie głębsza. Nagle widzimy, że wszystko się zmieniło, dochodzą nas dziwne głosy, Twarze ludzkie są inne, odsłaniają się jakieś tajemnicze wyrazy twarzy. Słońce świeci inaczej. Przedmioty zmieniają swą formę i kolor. My sami nagle stajemy się kimś innym i temu podobne. Dotychczasowy świat uległ zburzeniu, w jego miejsce tworzy się nowy. Kataklizm taki nie może nie wywoływać niezwykle silnego uczucia lęku. Ten typ lęku. Wysuwa się na czoło w ostrej schizofrenii. Podniecenie i zahamowanie katatoniczne, które w filogenetycznym ujęciu są chyba najstarszą formą ekspresji leukowej, są zewnętrznym wyrazem tego, co przeżywa chory, a w co ludziom, którzy sami nie przeszli schizofrenii, wczuć się niepodobna. Świat schizofreniczny powstaje przez rzutowanie świata wewnętrznego. W znacznej mierze, znajdującego się poniżej progu świadomości, w przestrzeń zewnętrzną, która u chorego na schizofrenię jest pusta wskutek lękowego nastawienia. Zburzenie dotychczasowego świata, jakkolwiek byłby on niepociągający i przykry, i powstanie nowego, jest źródłem lęku w ostrej schizofrenii. Lęk działa tu na zasadzie błędnego koła. Lęk zwiększa projekcję w przestrzeń zewnętrzną. Pod jego wpływem narastają urojenia i omamy, a tworzące się w ten sposób struktury czynnościowe w przestrzeni zewnętrznej są z kolei źródłem lęku. Chory nie może wyzwolić się ze swego lęku, gdyż lęk jest głównym czynnikiem stwarzającym świat psychotyczny. Nawet w rzadkich chwilach, gdy nastrój chorego jest podwyższony, gdy czuje on swą wszechmoc, swoje posłannictwo. Gdy zachwycony jest odkrywaniem piękna swego nowego świata i temu podobne, na dnie czai się lęk. Lęk w ostrej schizofrenii jest czymś tak swoistym, że trudno znaleźć dla niego jakikolwiek odpowiednik w przeżyciach tak zwanych normalnych. Jest to bowiem lęk niszczenia i lęk budowy. Powstaje on na skutek burzenia dotychczasowego świata i na skutek budowania nowego. Ten nowy świat jest przerażający, gdyż powstaje z tego, co tai się w najgłębszych warstwach psychiki, co nie ma kresu i oznaczoności. Lęk w ostrej schizofrenii jest tragicznym ostrzeżeniem, że nie można bezkarnie opuszczać świata, w którym się wzrastało od urodzenia, choćby ten świat był jak najbardziej nieprzychylny. Nie można też dowolnie tworzyć światów własnych. Życie polega na wymianie ze światem otaczającym. Nie można żyć w pustce ani też w świecie powstałym przez wyrzucenie treści wewnętrznych na zewnątrz. Jak to się dzieje w schizofrenii? Zrozumiałe jest, że lęk towarzyszy procesowi burzenia. Wzrasta wówczas entropia układu i lęk odgrywa tu rolę sygnału niebezpieczeństwa, entropii. Procesy budowy łączą się jednak z uczuciami pozytywnymi, wymagają one wysiłku integracyjnego, a nagrodą za ten wysiłek jest subiektywny stan dobrego samopoczucia. Dlaczego więc gwałtowna budowa świata psychotycznego, jaka dokonuje się w ostrej schizofrenii, połączona jest z tak silnym uczuciem lęku? Dlatego, że budowa ta nie jest realna to jest nie dokonuje się dzięki interakcji ze światem zewnętrznym jest to budowa sztuczna powstała z tego co w człowieku kryje się najgłębiej tak jakby człowiek syntetyzował białko ze zasobów własnego białka budowa ta jest zjadaniem samego siebie i dlatego między innymi po ostrym okresie choroby przychodzi schizofreniczna pustka otaczający świat budzi nasz lęk i od najmłodszych lat uczymy się go przezwyciężać, by móc wciąż iść naprzód we własne otoczenie. To, co głęboko w nas się mieści i czego sami nie znamy, budzi też w nas lęk. Wprawdzie nieznacznie rzutujemy nasz świat wewnętrzny, jego warstwy znajdujące się poniżej progu świadomości, w otaczającą przestrzeń dzięki czemu nabiera ona swoistego kolorytu emocjonalnego, choć nie przestaje być rzeczywista, zbudowana z realnych elementów otaczającego świata, dostępnych w spostrzeganiu innych ludzi, a nawet w ogóle innych żywych istot, dlatego jest to przestrzeń wspólna, przestrzeń dnia. Przestrzeń psychotyczna, jak wspomniano, jest przestrzenią nocy, jest przestrzenią indywidualną. Która rzutuje się to, co w człowieku najbardziej skryte i własne. Człowiek jest jakby dwiema nieskończonościami. Jedna jest w nim samym, druga poza nim. Rzeczywistość, to znaczy miejsce, gdzie wymiana informacji z otaczającym światem jest najżywsza, odgrywa się w płaszczyźnie zetknięcia się obu nieskończoności kosmosu i własnego świata. Obie nieskończoności budzą lęk. Człowiek boi się siebie i otaczającego świata. Względnie pewnie czuje się tam, gdzie obie nieskończoności się spotykają. Tam może wyznaczyć granice, tam może sam działać i być pod wpływem działania otoczenia. Tam ma poczucie rzeczywistości, która właśnie się tworzy w ciągu interakcji z otoczeniem. Wybuch ostrej psychozy. Jest wystrzeleniem siebie w kosmos własnej nieskończoności, i dlatego wywołuje tak silne uczucie lęku. Świat psychotyczny, powstały przez wyrzucenie elementów wewnętrznej nieskończoności w przestrzeń zewnętrzną, budzi lęk już przez sam fakt, że elementy te zawiera. Analogicznie budzi lęk nieskończoność otaczającego świata. Z nią nigdy tak bezpośrednio się nie stykamy. Chory na schizofrenię, wycofując się z interakcji z otoczeniem, wprowadza się w sytuację bez wyjścia. Czuje się niepewnie na płaszczyźnie zetknięcia własnego świata z otaczającym światem i jest z niej zepchnięty w kierunku nieskończoności własnej i kosmosu. Częsty w schizofrenii nurt metafizyczny spraw ostatecznych. Jest treściowym wyrazem tego zepchnięcia w kierunku nieskończoności. Lęk schizofreniczny ma więc w sobie też cechy lęku metafizycznego lęku nieskończoności. Oczywiście w każdym człowieku istnieją tendencje do osiągania w nieskończoność, ale sięganie to jest na ogół bardzo ostrożne. Człowiek kurczowo trzyma się gruntu realności wspólnego świata, zrozumiałego dla niego i dla innych ludzi. Cechą geniuszu jest zdolność i odwaga sięgania poza kres zwyczajności codziennego świata. Musi on jednak zdobytą przez siebie cząstkę nieskończoności zawrzeć w kategoriach obowiązujących w świecie rzeczywistym, to jest w świecie wspólnym, dla innych ludzi, w przestrzeni jasnego dnia, w której obowiązują prawa codziennej logiki. Nie można bezkarnie wędrować w nieskończoność zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Lęk jest sygnałem ostrzegawczym, żeśmy się zbyt daleko w tej wędrówce posunęli. Lęk społeczny, typowy dla okresu przedchorobowego w schizofrenii, gwałtownie narasta z chwilą wybuchu psychozy, narasta wskutek psychotycznej projekcji. Otoczenie społeczne nabiera niezwykłych cech, które potęgują uczucie lęku. Działa tu też mechanizm błędnego koła. Nasilony lęk zwiększa zniekształcenie obrazu świata społecznego. Ludzie otaczający chorego stają się pod wpływem lęku groźni, obdarzeni niezwykłymi siłami odczytują myśli, działają różnymi promieniami, tworzą tajemnicze spiski, podsłuchują, wydają na odległość rozkazy, którym chory nie jest w stanie się przeciwstawić, osądzają, wciąż patrzą i obserwują. Znają każdą najskrytszą myśl. Z chwilą wybuchu psychozy ożywiają i potęgują się wszystkie dotychczasowe lęki przed ludźmi. Na powierzchnię wychodzą zapomniane urazy, wyolbrzymione postacie osób ważnych, zwłaszcza z dzieciństwa, gdy widzi się dorosłych w zniekształconych proporcjach. Lęk przed drugim człowiekiem nie jest cechą swoistą w schizofrenii. Człowiek boi się drugiego człowieka, drugi człowiek zwiększa zarazem poczucie bezpieczeństwa. Wiadomo, że lęk zmniejsza się, gdy ktoś jest przy nas, ale drugi człowiek stanowi też potencjalne zagrożenie, budzi lęk i agresję. Z biologicznego punktu widzenia, takie ambiwalentne nastawienie do bliźnich jest zrozumiałe, gdyż z jednej strony w wyniku drugiego prawa biologicznego. Istnieje ludzka wspólnota, ludzie wzajemnie się wspierają, razem z innymi człowiek czuje się silniejszy, zmniejsza się jego lęk przed otaczającym światem. Z drugiej jednak strony, drugi człowiek jest niejednokrotnie przeszkodą w ekspansji w otaczający świat w narzucaniu otoczeniu własnych struktur czynnościowych. Trzeba stale się do niego naginać, podporządkowywać, walczyć z nim o przestrzeń życiową. Być narażonym na jego krytyczne spojrzenie itd. Dlatego w grupach społecznych, nie tylko zresztą ludzkich, bo analogiczne zjawisko obserwuje się też u zwierząt, tworzą się spontanicznie określona hierarchia i określone normy, regulujące pozycję w grupie i wzajemne relacje. Każdy ma określony status społeczny i określoną rolę w grupie, do której należy. Dzięki temu wie mniej więcej, jak ma się zachowywać, i czego po innych ludziach może się spodziewać. Gdy dojdzie do rozbicia określonego porządku społecznego, jak na przykład u ludzi w czasie rewolucji lub u zwierząt, gdy zmiesza się ze sobą osobniki należące do różnych stad, wówczas występuje chaos, a w grupie dominują sposoby zachowania o wyraźnie lękowym i agresywnym charakterze. Określony porządek społeczny. Jest ważnym czynnikiem redukującym lęk człowieka przed człowiekiem. Człowiek uczy się tego porządku od najmłodszych lat dzięki swemu udziałowi w różnych grupach społecznych. W miarę rozwoju jego świat społeczny staje się coraz szerszy: początkowo stanowi go tylko matka, potem oboje rodzice, cała grupa rodzinna pierwsze grupy zabawowe grupa szkolna grupa erotyczna grupa pracy własna rodzina i temu podobne. Dzięki uczestnictwu w różnych grupach społecznych wytwarza się i utrwala swoisty rachunek prawdopodobieństwa, to znaczy z góry wiadomo, co w danej grupie może nas spotkać. Człowiek nie wyrusza w świat społeczny, jak w podróż w nieznane, ale w przybliżeniu wie, czego może się spodziewać. W historii przedchorobowej chorych na schizofrenię Obserwuje się zwykle znaczne luki w udzielaniu się w grupach społecznych. Dość typowy jest nikły udział w grupach zabawowych. Udział w grupach jest często tylko formalny i powierzchowny. Przyszły schizofrenik jest idealnym synem czy córką, przykładnym uczniem, ale zasadniczo trzyma się na uboczu życia danej grupy, spełnia tylko przypadające na niego obowiązki, by w ten sposób zabezpieczyć się. Przed krytyką i potępieniem. Przykładność i dobroć są tu często wynikiem lęku przed otoczeniem społecznym. Brak doświadczenia w życiu społecznym odbija się ujemnie na wspomnianym rachunku prawdopodobieństwa. Otoczenie społeczne jest wielką niewiadomą. Nie wiadomo, co może spotkać ze strony drugiego człowieka. W takiej sytuacji, braku jasnego rozeznania, wkradają się cienie nocy. Niewiadoma wypełnia się tajonymi lękami i wyobrażeniami, wywodzącymi się z najwcześniejszych okresów rozwoju, gdy kontakt z otoczeniem społecznym był znacznie bardziej bezpośredni, i wskutek tego zbliżenia i wypaczenia perspektywy, postacie z otoczenia społecznego nabierały znaku nieskończoności. Altruizmem jest twierdzenie, że każdy człowiek przedstawia wielką niewiadomą i nigdy nie wiemy, jakie formy zachowania i przeżycia może w nim wyzwolić określona sytuacja. Skala możliwości jest olbrzymia. Od niespotykanego w świecie zwierzęcym okrucieństwa, żądzy zniszczenia i mordu do najpiękniejszych przykładów ludzkiego altruizmu. Udział w różnorodnych grupach społecznych redukuje te możliwości do określonych i dopuszczalnych w danych środowiskach społecznych form zachowania i przeżywania. Inne formy, nie mieszczące się w normach grupowych, zostają wyeliminowane, ulegają stłumieniu, ich prawdopodobieństwo realizacji spada prawie do zera. Analogicznie jak w przypadku lokomocji eliminacji, ulegają formy nieprzyjęte powszechnie przez człowieka. Na przykład raczkowanie, skakanie na jednej nodze i temu podobne, które w trakcie uczenia się chodzenia mogły być wypróbowywane. W okresach znacznego rozprzężenia norm społecznych, na przykład w czasie wojny, zwłaszcza domowej, w czasie rewolucji, klęsk żywiołowych i temu podobne, mogą częściowo wyzwolić się stłumione formy i człowiek zaskakuje wówczas swoje otoczenie, a nawet siebie niespodziewanym okrucieństwem. Albo odwagą i bohaterstwem. Lęk niejednokrotnie wyzwala tłumione i niezwykłe formy zachowania, zwłaszcza o charakterze ujemnym. Za wszelką cenę, bowiem człowiek ogarnięty lękiem chce ratować siebie i jest gotów wszystko zniszczyć, by ten cel osiągnąć. Prawo zachowania własnego życia działa w tym wypadku destrukcyjnie na wytworzone w ciągu dotychczasowego życia formy ludzkiego współżycia. I nie tłumi form nieakceptowanych. Lęk wprowadza człowieka w świat nocy, istniejący przeważnie poniżej progu świadomości, gdzie panuje znak nieskończoności i niczego nie da się przewidzieć. Rachunek prawdopodobieństwa, dzięki któremu możemy w przybliżeniu przewidzieć zachowanie naszych bliźnich w przestrzeni jasnej, przestaje obowiązywać w przestrzeni nocy. Człowiek wobec drugiego człowieka traci zdolność orientacji, staje się całkowicie bezradny. Zetknięcie się ze światem nocy drugiego człowieka, z jego najgłębszymi warstwami psychiki, normalnie kryjącymi się poniżej progu świadomości, a fragmentarycznie wydobywającymi się w marzeniach sennych, w psychozie pod wpływem silnego lęku i temu podobne, zwiększa lęk przed drugim człowiekiem, choćby na tej zasadzie, że staje się on bardziej nieprzewidywalny, że nie pasuje do rachunku prawdopodobieństwa, jaki wytworzyliśmy sobie w stosunku do innych ludzi. Problem ten ma duże praktyczne znaczenie w psychiatrii, w której częściej niż w innych zawodach stykamy się z głębszymi warstwami psychiki ludzkiej. Redukcja własnego lęku przed chorym psychicznie jest pierwszym i zasadniczym obowiązkiem psychiatry. Przeżycia i formy zachowania chorych na schizofrenię są często paragnomeniczne. Paragnomen, termin wprowadzony przez Brzezickiego, dla określenia zachowania się nieprzewidywalnego. priter expectationem. Działanie wbrew oczekiwaniom. priter expectationem. Ta dziwność chorych na schizofrenię. Jest główną przyczyną lęku, jaki budzą na ogół w otoczeniu. Dziwne jest to, co nie mieści się w zwykłym obrazie życia, co jest niezwykłe, tajemnicze, w czym tkwi pierwiastek boskości. Według etymologów, słowa dziw i divinus boski mają wywodzić się z tego samego pnia. Przy powtarzaniu się, dziwność zmienia się w dziwaczność. Zamiast lęku budzi śmiech. Wiele czynników wpływa na to, że przeżycia i formy zachowania chorych na schizofrenię są wbrew oczekiwaniu, że nie mieszczą się w normalnym rachunku prawdopodobieństwa. Jedną z ważnych przyczyn jest lęk. Lęk z różnych ludzkich uczuć najłatwiej rozbija normalny porządek przeżyć i zachowań. Pod wpływem lęku odżywają. Formy przeżyć i zachowanie dawno stłumione. Otaczający świat, a w szczególności świat społeczny, gdyż on jest główną składową naszego otoczenia, ulega pod wpływem lęku znacznemu zniekształceniu. Postacie ludzkie są wyolbrzymione do monstrualnych rozmiarów, zatraca się zwykły dystans spojrzenia, patrzy się na swoich wrogów w górę, tak jak patrzyło się na otoczenie społeczne w dzieciństwie. Tylko, że wówczas dominowało uczucie miłości, a teraz lęku. Lęk upraszcza skomplikowane związki społeczne do prostego schematu. Muszę się bronić, bo inaczej będę zniszczony. W takim schemacie każdy bliźni staje się potencjalnym wrogiem. Nie wiemy, w jakim stopniu człowiek człowiekowi jest wrogiem, a w jakim przyjacielem. W codziennym życiu okazuje i jedno, i drugie oblicze. Normalne warunki życia społecznego na ogół zmuszają nas do tłumienia złych nastawień w stosunku do innych ludzi, a w każdym razie do łagodzenia własnej agresji. W społecznym życiu zwierząt obserwuje się też pewne tłumienie agresywnych form zachowania, ale to, co stłumione tkwi w człowieku, zwykle zepchnięte poniżej progu świadomości, objawia się w snach, gdy w koszmarach sennych kogoś mordujemy lub gdy nas mordują. Objawia się też fragmentarycznie pod wpływem środków poszołamiających, gdy na przykład pod wpływem alkoholu stajemy się agresywni. Wreszcie pewne sytuacje społeczne, jak na przykład wojny, rewolucja, absolutna władza i temu podobne, pozwalają na swobodniejsze wyładowanie własnej nienawiści do ludzi. Gdybyśmy rachowali własne myśli jak czyny, nie byłoby chyba człowieka, który nie miałby przynajmniej tuzina swoich bliźnich na sumieniu. Każdy jest potencjalnym mordercą, tylko jego rządza mordu ukryta jest pod powierzchnią obowiązujących norm zachowania społecznego. Zdarcie z człowieka tej warstwy normalnej i przewidywalnej interakcji z otoczeniem społecznym, np. pod wpływem silnego lęku lub jej niepełne wytworzenie się, jak np. w schizofrenii, powoduje, że człowiek styka się z drugim człowiekiem od razu głębszymi, podświadomymi warstwami psychiki, i wskutek tego jego przeżycia i formy zachowania przestają być przewidywalne. Rachunek prawdopodobieństwa, obowiązujący w stosunkach między ludźmi i wytwarzający się stopniowo w miarę dorastania i wchodzenia w różne kręgi społeczne, zawodzi. Człowiek styka się z nieznanym i z nieprzewidywalnym. Przestrzeń, w której rozgrywają się związki międzyludzkie, z jasnej zmienia się w ciemną. Przestają nam mieć określone granice, w szczególności zaciera się granica między podmiotem a przedmiotem. To, co przeżywa podmiot, staje się atrybutem przedmiotu. Osoby z otaczenia chorego przybierają koloryt emocjonalne i formy przeżyć, które są jego własnymi przeżyciami. Pod wpływem lęku, przedmiot wyzwalający uczucie nabiera cech, które uczucie to w pełni usprawiedliwiają, mimo że w rzeczywistości wcale ich nie musi mieć. Wielkie dziś znaczenie przywiązuje się do humanitarnego stosunku wobec chorych psychicznie. Przy najbardziej humanitarnym podejściu do tych chorych trudno pokonać jednak uczucie obcości, jakie w nas wywołują formy zachowania nieobjęte społecznym rachunkiem prawdopodobieństwa. Zachowanie tego typu z miejsca dyskwalifikuje człowieka, przenosi go do grupy ludzi innych, zmienia się w stosunku do niego nasze nastawienie. Z człowieka bliskiego staje się kimś obcym, niezrozumiałym. Na przykład, nierzadko zdarza się, że rodzina przez długi okres, czasem przez kilka lat, nie przyjmuje do wiadomości faktu choroby psychicznej jednego z jej członków, natomiast dalsze otoczenie dostrzega niezwykłe zachowanie chorego. Najbliższym trudno wykluczyć osobę kochaną ze wspólnoty ludzkiej. Wolą, Nienormalność zachowania tłumaczyć zdenerwowaniem, przemęczeniem, wadami charakteru i itp. Jeden z bardzo doświadczonych psychiatrów, profesor Eugeniusz Minkowski, opowiadał o swojej reakcji, gdy jego przyjaciel nagle zaczął wypowiadać urojenia prześladowcze. Mimo że jako psychiatra był aż nadto przyzwyczajony do urojeniowych wypowiedzi. Poczuł nagle powstałą przepaść między nim a jego przyjacielem. Stał się on innym człowiekiem. Nie mógł już na niego patrzeć, tak jak dawniej. Trudno byłoby profesorowi Minkowskiemu zarzucić niehumanitarny stosunek do chorych psychicznie. Wszystkie jego prace przebojone są głębokim humanitaryzmem. Ale nawet tej miary psychiatra nie potrafił się uwolnić od automatycznego wykluczenia człowieka którego zachowanie nie mieściło się w rachunku prawdopodobieństwa Praca każdego układu samosterującego do którego zaliczają się wszystkie żywe istoty łącznie z człowiekiem jest nastawiona przede wszystkim na przyszłość W związku z tym musi wytwarzać się hipotetyczny obraz otoczenia w przyszłości musi istnieć jakiś stopień pewności że to otoczenie zachowa się w określony sposób jest to wspomniany rachunek prawdopodobieństwa. Podobnie jak reagujemy lękiem, gdy ziemia zacznie drgać pod naszymi stopami lub gdy słońce ulegnie zaćmieniu, tak też zachowanie ludzkie, które wykracza poza granice przyjętych norm i jest niewytłumaczalne i nieprzewidywalne, budzi w nas lęk. Ponieważ nasz metabolizm informacyjny koncentruje się głównie na wymianie sygnałów z otoczeniem społecznym, więc tym samym rachunek prawdopodobieństwa musi być w kontaktach z otoczeniem społecznym ściślejszy niż w kontaktach z innymi rodzajami środowiska. Dla chorego świat społeczny jest też nieprzewidywalny. Chory bowiem nie ma dostatecznego doświadczenia w kontaktach społecznych. Nie wytworzyła się u niego dostateczna warstwa ochronna, która umożliwia względnie bezpieczne poruszanie się w świecie społecznym. Dzięki zachowaniu odpowiedniego dystansu i odpowiednich norm zachowania. Bez tej warstwy ochronnej, drugi człowiek jakby za bardzo się do chorego zbliża. Chory na schizofrenię styka się ze swym społecznym otoczeniem głębszymi, przeważnie podświadomymi warstwami psychiki, a zatem w przestrzeni ciemnej. Drugi człowiek budzi w nim lęk, unika więc z nim kontaktów coraz bardziej izoluje się od społecznego otoczenia, zamyka się w sobie. W ten sposób tworzy się przepaść, o której tak szczerze mówił profesor Minkowski. Człowiek nie może jednak żyć w przestrzeni pustej. Jeśli wskutek izolacji stała się ona pusta, to zaraz zapełnia się tworami własnego umysłu, a zwłaszcza jego warstw podświadomych. Świat społeczny zmienia się w świat urojeniowy. Chory na schizofrenię, skazany jest więc na samotność wynikającą z jego lęku przed ludźmi i lęku ludzi przed nim. Samotność jest jednym ze źródeł schizofrenicznego lęku. Człowiek nie znosi samotności, jest ona bowiem w sprzeczności z prawem zachowania życia gatunku. Z niego wywodzi się dążenie do zbliżenia, którego rezultatem może być spełnienie tegoż prawa. I z tego też prawa wywodzi się poczucie wspólnoty grupowej, bezpieczeństwa środowiska macierzyńskiego, tak ważne w początkowych okresach rozwoju. Samotność pozostaje też w sprzeczności z zasadniczym warunkiem metabolizmu informacyjnego, który, aby się rozwinąć, musi opierać się na zbliżeniu do otoczenia społecznego. Metabolizm ten składa się bowiem przeważnie z sygnałów społecznych. Wykluczenie z kontaktów społecznych u zwierząt, których początkowe fazy rozwoju wymagają opieki ze strony otoczenia, jest równoznaczne ze śmiercią. Dotyczy to szczególnie człowieka, u którego okres bezradności jest szczególnie długi. Istnieją więc istotne przyczyny, dla których samotność wywołuje uczucie lęku. Wiadomo też, że lęk na ogół zmniejsza swe nasilenie. Gdy człowiek jest w towarzystwie innych ludzi, chory na schizofrenię jest z dwóch stron zagrożony lękiem, boi się ludzi i przed nimi ucieka, i boi się samotności, gdyż ona wzmaga lęk. Dlatego schizofrenik nieraz bardzo przywiązuje się do swego lekarza, gdyż jest on niejednokrotnie jedyną osobą, która nie budzi w nim lęku i która broni go przed schizofreniczną samotnością. Inna jest samotność schizofreniczna przed wybuchem psychozy, a inna po jej wybuchu. W przedchorobowej linii życia schizofreników prawie zawsze zauważa się trudności kontaktu z innymi ludźmi przewagę postaw od nad do. Zwykle zaczyna się ta ucieczka do otoczenia społecznego już w najwcześniejszych okresach rozwoju. Zazwyczaj nasila się w okresie dojrzewania, gdy gwałtownie rozszerza się środowisko społeczne. Lęk przed ludźmi jest najczęściej wynikiem braku wiary w siebie, poczucia własnej inności, gorszości, obawy przed oceną i ośmieszeniem i temu podobne. Problem sprowadza się do zdolności pokonywania lęku społecznego. Każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu odczuwa bowiem lęk przed swym otoczeniem społecznym. Lęk ten zresztą odgrywa ważną rolę w przystosowaniu się do norm życia społecznego. Nie może on jednak hamować tendencji do ekspansji w świat społeczny, w coraz to nowe grupy społeczne. Natomiast powinien działać hamująco na struktury czynnościowe niedopuszczalne w życiu społecznym, a budzić te, które są przez grupę aprobowane. Patologia przedchorobowego lęku społecznego w schizofrenii polega na tym, że jest on zbyt silny i zamiast działać wybiórczo na niektóre tylko formy zachowania i przeżywania. Hamuje w sposób generalny interakcję z otoczeniem społecznym i powoduje wycofanie się z kontaktów z innymi ludźmi. Wskutek izolacji coraz trudniej wejść w grupę społeczną, budzi ona coraz większy lęki i większą tendencję do izolacji. Izolacja jest zjawiskiem przeciwstawnym ekspansji, która jest warunkiem życia, gdyż życie jest ustawiczną wymianą informacji i energii między organizmem a jego środowiskiem. Gdy więc lęk społeczny. Zamiast kształtować proces metabolizmu informacyjnego między człowiekiem a jego otoczeniem społecznym, wywołuje wycofanie się z kontaktów z nim, a tym samym spadek metabolizmu informacyjnego. Wówczas z pozytywnego zmienia się w czynnik wybitnie szkodliwy. Ten dwojaki charakter korzystny i szkodliwy jest dość typowy dla biologicznych sygnałów zagrożenia. Zarówno lęk, jak i ból. Jest zjawiskiem pozytywnym i negatywnym zarazem. Bez sygnału lękowego niemożliwa byłaby selekcja struktur czynnościowych. Pod wpływem lęku zostają stłumione te struktury, które utrudniają adaptację do warunków środowiskowych. W wypadku lęku społecznego chodzi o adaptację do środowiska społecznego. Zbyt silny jednak sygnał lękowy wywołuje zahamowanie tworzenia nowych struktur czynnościowych. Lub regresję do struktur ontogenetycznie starszych, prymitywniejszych i tym samym mniej przystosowanych do realnej sytuacji. Sygnał bólowy, jak wiadomo, ostrzega przed niebezpieczeństwem działającym bezpośrednio na ustrój. Bez tego sygnału dochodziłoby do rozległych uszkodzeń ustroju, którym dzięki niemu można na czas zapobiec. Gdy sygnał ten przekroczy pewne granice, działa destrukcyjnie nie tylko na metabolizm informacyjny prowadząc nawet do utraty przytomności lecz też na metabolizm energetyczny wiodąc do różnego rodzaju zaburzeń biochemicznych i fizjologicznych dlatego obowiązkiem lekarza nie tylko ze względów humanitarnych ale czysto lekarskich w sensie medycyny somatycznej jest redukowanie do minimum bólu u chorego sygnały niebezpieczeństwa mają więc jakby charakter wahadłowy po przekroczeniu pewnej amplitudy ich efekt skorzystnego zmienia się na szkodliwy. Nie wiemy dotychczas, na czym polega przesunięcie znaczenia sygnału lękowego w kierunku szkodliwości, jakie obserwujemy w schizofrenii od dzieciństwa, a bardzo wyraźnie od okresu pokwitania. Czy jest to wrodzona wada układu sygnalizującego niebezpieczeństwo, układu ważnego z biologicznego punktu widzenia, czy też wada nabyta wskutek przeciążenia tego układu we wczesnych okresach rozwojowych. Lęk schizofreniczny przedchorobowy nie jest w istocie zjawiskiem różnym od lęku społecznego spotykanego w rozmaitym nasileniu każdego człowieka. Różnica jest tu ilościowa: u przyszłego schizofrenika lęk ten prowadzi do izolacji, a u większości ludzi do selekcji struktur czynnościowych. Przyszły schizofrenik nie ma dość siły, by lęk ten pokonać, a zwykły człowiek stara się go pokonać i nie rezygnuje z jego powodu z ekspansji w świat społeczny. Również samotność schizofrenika z jego przedchorobowego okresu życia nie jest zjawiskiem jakościowo różnym od samotności spotykanej u przeciętnych ludzi pod wpływem lęku społecznego. Każdy człowiek wycofuje się w miarę możliwości z kontaktów społecznych, które mu nie odpowiadają. Lęk jest uczuciem, które najsilniej działa w kierunku ucieczki od otoczenia społecznego. Lęk społeczny prowadzi więc do autyzmu, ale jest to autyzm fizjologiczny, wybiórczy, odnoszący się tylko do określonych sytuacji społecznych. W jednych sytuacjach społecznych człowiek staje się autystyczny, a w innych syntoniczny. Na tym zresztą polega bogactwo interakcji z otoczeniem społecznym. Człowiek, który w każdym środowisku społecznym czułby się jednakowo dobrze i był jednakowo syntoniczny, sprawiałby równie nienormalne wrażenie, jak człowiek wycofujący się przed każdym kontaktem społecznym stale autystyczny. Zjawisko nadmiernej syntonii występuje w stanach maniakalnych i jest ono równie patologiczne. Jak typowe dla tych stanów wzmożenie dynamiki życiowej. W autyzmie psychicznym już nie ma poczucia fikcyjności. To, co zostało wyrzucone w zewnętrzną przestrzeń, staje się rzeczywistością. Różnica więc między autyzmem prepsychotycznym a psychotycznym sprowadza się do poczucia realności. Czym jest poczucie realności? Powstaje ono z ustawicznego ścierania się z otaczającym światem. Z ustawicznego ścierania się własnych struktur czynnościowych ze strukturami otoczenia, z oporu, który stawia otoczenie i który trzeba pokonać. Gdy człowiek ucieka przed swym otoczeniem, rezygnuje wówczas z interakcji z nim, rezygnuje tym samym z rzeczywistości, żyje w świecie marzeń, planów, ale zdaje sobie sprawę, że to są jego własne struktury czynnościowe, że na skutek izolacji od otoczenia, nie urzeczywistniają się, gdyż urzeczywistnienie jest możliwe tylko w przestrzeni zewnętrznej. Natomiast w autyzmie psychotycznym zaciera się granica między światem własnym a psychotycznym. Własne struktury zostają swobodnie rzutowane w przestrzeń zewnętrzną i dzięki temu nabierają cech realności. Już nie odczuwa się ich odrębności i przeciwstawności do tego, co dzieje się na zewnątrz nas. Wchodzi się w inną rzeczywistość. W czasie marzenia sennego, struktury własne nabierają również cech rzeczywistości dzięki projekcji w przestrzeń zewnętrzną. W czasie snu interakcja z otoczeniem spada do zera. Metabolizm informacyjny nie może jednak ustać. Nie znosi on pustki, i przestrzeń zewnętrzna napełnia się strukturami własnymi, które w ciągu dnia mogą wyjść poza granice oddzielające ja. Od otaczającego świata. Mieszczą się one zresztą najczęściej poniżej progu świadomości. Granica ta znika, gdy słabnie interakcja z otaczającym światem. Jest ona wynikiem działania? W działaniu bowiem podmiot musi przeciwstawić się przedmiotowi. Biologiczne sygnały zagrożenia operują na zasadzie dodatniego lub ujemnego sprzężenia zwrotnego. Lęk wyzwolony przez sytuację zagrożenia. Zmienia percepcję tejże sytuacji, pod wpływem lęku ulega ona wyolbrzymieniu, wskutek czego z kolei lęk wzrasta, i tak Zdarza się jednak, że działa ujemne sprzężenie zwrotne. W tych wypadkach występuje przyzwyczajenie do sytuacji zagrożenia. Sygnał lękowy jest coraz słabszy. To samo dotyczy sygnałów bólowych. Pod ich wpływem próg percepcji bólowej może maleć. Dodatnie sprzężenie zwrotne lub rosnąć ujemne. W pierwszym wypadku będzie występować przeczulica, a w drugim adaptacja do bólu. Ujemne sprzężenia zwrotne, jak wiadomo, prowadzą do stabilizacji układu, dodatnie do rozchwiania równowagi. Na razie nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, od jakich czynników zależy decyzja żywego ustroju, czy zostanie włączone ujemne czy dodatnie sprzężenie zwrotne. Konieczność ekspansji w świat otaczający wymaga przezwyciężenia lęku i bólu. Z punktu więc widzenia indywidualnej ewolucji koniecznym jej warunkiem jest istnienie ujemnego sprzężenia zwrotnego w odniesieniu do biologicznych sygnałów zagrożenia. Gdyby jednak istniało tylko ujemne sprzężenie zwrotne, żywy ustrój przestałby w końcu reagować na sygnały zagrożenia i tym samym skazany byłby na zagładę. Gdyby istniało tylko dodatnie sprzężenie zwrotne, wówczas wycofywałby się coraz bardziej z kontaktów z otaczającym światem, co doprowadziłoby w końcu do ustania wymiany z otoczeniem, metabolizmu informacyjno-energetycznego, a tym samym do śmierci. Między obu mechanizmami dodatniego i ujemnego sprzężenia zwrotnego musi więc istnieć określony stan równowagi. Wiadomo, że ten stan równowagi wykazuje duże indywidualne i gatunkowe różnice. U niektórych gatunków zwierząt próg lękowy jest niższy, na przykład zając, a u innych wyższy, np. lew. Prawdopodobnie analogiczne różnice gatunkowe istnieją w odniesieniu do progu bólowego. Poza tym istnieją różnice jednostkowe. Wiadomo, że są ludzie odważni i tchórzliwi, Wrażliwi i mało wrażliwi na ból. Takie same różnice indywidualne istnieją w świecie zwierzęcym. Na ekspansję żywych ustrojów świat otaczający można za Darwinem patrzeć jako na walkę między żywą jednostką a jej środowiskiem. Kto zwycięży, jest zagadką każdego indywidualnego życia. W walce tej sygnały zagrożenia odgrywają zasadniczą rolę, gdyż pozwalają się orientować. Czy można iść naprzód, czy trzeba się wycofać? Mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego świadczy o możliwości zwycięstwa żywego ustroju nad środowiskiem. Jest on na tyle silny, że może mimo sygnałów lękowych i bólowych iść naprzód. Mechanizm zaś dodatniego sprzężenia przemawia za klęską żywego ustroju wobec jego środowiska. Sygnały zagrożenia prowadzą do coraz większej dezintegracji czynności ustroju. Prawdopodobnie istnieje jakiś zasadniczy próg, w którym sprzężenie zwrotne, ujemne zmienia się w dodatnie. Fakt, że istnieją tu wyraźne różnice gatunkowe i indywidualne, przemawiałby za tym, że próg ten zależy od czynników genetycznych. Ale bezsprzecznie wpływają też na niego doświadczenia nabyte zwłaszcza we wczesnych okresach rozwojowych. Wiadomo, że za pomocą odpowiednich metod wychowawczych można zarówno u ludzi jak i u zwierząt zmniejszyć lub zwiększyć próg percepcji lełkowej i bólowej. Wiadomo też, że pewne sytuacje życiowe, np. związane z prawem zachowania gatunku lub z obroną terytorium władzy mogą znacznie zwiększyć próg Percepcji sygnałów zagrożenia. Samiec łatwo pokonuje swój ból i lęk dla zdobycia partnerki, a samica dla obrony swego potomstwa. W obronie swego terenu posiadania, zwierzę lękliwe może stać się odważne i temu podobne. Walka o życie ma przebieg niezwykle urozmaicony: raz się zwycięża, to znów ponosi klęski. Sygnały zagrożenia muszą zatem zachować różnorodne modulacje system sygnalizacyjny operujący z sprzężeniem dodatnim lub ujemnym musi być dlatego odpowiednio plastyczny nie wiadomo czy problem lęku społecznego w schizofrenii i wywodzącego się z niego autyzmu nie wywodzi się właśnie z usztywnienia tegoż systemu co mogłoby być uwarunkowane genetycznie z chwilą wybuchu psychozy schizofrenicznej Stajemy się świadkami, do jakiego nasilenia lęku i dezintegracji czynności psychicznych prowadzi przejście na mechanizm dodatniego sprzężenia zwrotnego. Lęk prowadzi do rozchwiania struktury metabolizmu informacyjnego, a nawet energetycznego. W minimalnym stopniu takie rozchwianie występuje przy każdym nowym bodźcu. Wywołuje on reakcję orientacyjną, która zwykle jest połączona z dyskretnym komponentem lękowym i wegetatywnym. Zaburzenia wegetatywne i biochemiczne towarzyszące przeżyciu lękowym są wyrazem rozchwiania równowagi metabolizmu energetycznego. Na skutek przejścia na mechanizm dodatniego sprzężenia zwrotnego lęk prowadzi w schizofrenii do coraz większej dezintegracji czynności psychicznych, a nawet wegetatywnych i biochemicznych, a ta z kolei go zwiększa – lęk dezintegracyjny. Zwłaszcza, gdy psychoza przychodzi nagle i cały otaczający świat, i sam chory ulega w niej przekształceniu. Rozbity zostaje dotychczasowy porządek, a tworzy się nowy, psychotyczny. Nasilenie lęku na zasadzie błędnego koła dodatniego sprzężenia nabiera niewyobrażalnych rozmiarów. Redukcja lęku. Redukcja lęku jest głównym zadaniem w leczeniu schizofrenii. Osiąga się ją za pomocą neuroleptyków i oddziaływania psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego. Broniąc się przed swoją samotnością, chory na schizofrenię szuka drugiego człowieka, ale jednocześnie się go boi, gdyż na skutek psychotycznej projekcji przybiera on nieraz postać groźną i wrogą. Umiejętność zdobycia zaufania chorego jest w psychiatrii sprawą podstawową, szczególnie jednak w schizofrenii decyduje ona o powodzeniach czy niepowodzeniach leczenia. Żeby zredukować cudzy lęk, trzeba samemu być odważnym. Lęk bowiem, jak wszystkie silne uczucia, zwłaszcza o znaku ujemnym, irradiuje. Z jednej osoby przenosi się na drugą. Psychiatra musi przeciwstawić się tej irradiacji lęku, który w schizofrenii osiąga apokaliptyczne wymiary. Redukcja lęku nie jest zadaniem łatwym. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że lęk wzrasta w przestrzeni ciemnej, a zmniejsza się w przestrzeni jasnej. Dlatego trzeba starać się zrozumieć chorego, wczuć się w jego przeżycia, przenieść je z ciemności nocy na światło dnia do wspólnego ludzkiego świata. Człowiek nieznany jest dla nas zawsze groźniejszy niż znany. To, co nieznane, jest dla nas ciemne. Łatwo zapełnia się tworami naszych własnych nastawień uczuciowych i fantazji. Fale nienawiści plemiennej, rasowej, narodowej, religijnej, klasowej, ideologicznej, które chyba od początku historii ludzkości są źródłem nieskończonego pasma okrucieństw i cierpień, wzmagają się wskutek tworzenia się przepaści między nienawidzącymi się grupami społecznymi. Zrozumienie drugiego człowieka. Czucie się w jego przeżycia, a nawet sam kontakt z nim, zmniejszają zazwyczaj napięcie uczuć negatywnych. Dlatego tak ważne w leczeniu schizofrenii jest zredukowanie przepaści, jaka tworzy się między chorym a jego otoczeniem społecznym, o której tak szczerze miał odwagę powiedzieć profesor Minkowski. Przepaść wytwarza samo pojęcie choroby psychicznej. Człowiek naznaczony tą etykietą jest już po innej stronie granicy. Psychiatra znajduje się tu w sytuacji dwuznacznej. Nie może bowiem swego pacjenta traktować jako zdrowego psychicznie, a traktując go jako chorego, pogłębia przepaść między sobą a nim. By zrozumieć chorego, trzeba się do niego zbliżyć i pokonać przepaść dzielącą zdrowych od chorych psychicznie. By pokonać lęk chorego, trzeba mieć do niego dużo sympatii. Postawa do musi być na tyle silna by pokonała dominującą chorego w stosunkach z ludźmi postawę od. Prawdziwa życzliwość niejednokrotnie rozładowuje lełkowe i agresywne nastawienie chorego do otoczenia. Wchodząc w świat przeżyć, lekarz styka się nieraz z najgłębszymi, zwykle znajdującymi się poniżej progu świadomości warstwami psychiki. Do pewnego stopnia podświadomość chorego styka się z podświadomością lekarza. Człowiek niełatwo znosi mroki swego życia podświadomego. Dlatego z tak bliskich kontaktów chętnie wycofuje się na bardziej pewne pozycje ludzkiej wspólnoty, jasnego dnia, w którym obowiązują określone normy ekspresji własnych stanów psychicznych. W zetknięciu więc ze światem psychotycznym trzeba mieć odwagę stawić czoło własnej ciemności psychiki. Lęk wreszcie budzą w otoczeniu lękowej agresywne, a także nieprzewidywalne sposoby zachowania się chorego. Trzeba mieć dużą tolerancję na różnorodność ludzkiego zachowania, by temu lękowi sprostać. Lęk schizofreniczny nie jest zjawiskiem w pełni poznanym. Wiele w nim tai się jeszcze spraw nieodkrytych i niezrozumiałych. Problematyka jest bardzo szeroka, jak starano się to przedstawić, choć na pewno pominięto jeszcze wiele zagadnień. Lęk PSYCHOORGANICZNE Zespoły psychoorganiczne dzielimy na trzy grupy kliniczne: ostre, zamąceniowe, przewlekłe, otępienne i charakteropatyczne. W ostrych i przewlekłych zespołach psychoorganicznych na pierwszy plan wysuwają się zaburzenia pamięci. Gwałtownie przebiegają one w ostrych, prowadząc do rozbicia struktury czasoprzestrzennej. Co klinicznie objawia się stanem splątania. Stopniowo występują w przewlekłych zaburzeniach pamięci. Tworzenie engramów pamięciowych staje się coraz trudniejsze. Wytworzone engramy ulegają stopniowo wymazaniu, poczynając od engramów najświeższej daty. W grupie charakteropatycznej na czoło wysuwają się zaburzenia procesów hamowania. Formy zachowania i przeżywania są wybuchowe. Impulsywne, emocjonalne, a wskutek tego często niedostosowane do ogólnych norm współżycia. Tak zwani psychopaci impulsywni i socjopaci rekrutują się w znacznej mierze z tej grupy. Procesy hamowania jako delikatniejsze szybciej ulegają uszkodzeniu niż procesy pobudzenia. Można by tu też myśleć o zaburzeniach pamięci. Gdyż zapisy pamięciowe odgrywają często rolę hamulca i moderatora w stosunku do tworzących się struktur czynnościowych, nadają im one kształt. Bez zapisu pamięciowego, struktura czynnościowa jest prymitywna, jakby naga. We wszystkich trzech grupach zespołów psychoorganicznych spotykamy się z lękiem, który w zależności od charakteru zespołu może mieć różną postać i genezę. W ostrych zespołach psychoorganicznych lęk przede wszystkim jest wyzwolony nagłą desorganizacją metabolizmu informacyjnego. Jest to więc lęk typu dezintegracyjnego, jaki spotyka się w nowej, niezwykłej sytuacji, w śladowej formie przy każdym bodźcu orientacyjnym, a w skrajnym nasileniu w schizofrenii. Zapis pamięciowy odgrywa rolę porządkującą wobec metabolizmu informacyjnego. Dzięki pamięci... Otrzymane informacje zostają uporządkowane na współrzędnych czasu i przestrzeni. Pamięć odgrywa rolę nitki, na którą nanizane są poszczególne wydarzenia. W ostrym zespole psychoorganicznym nitka ta pęka. Parciorki zapisów pamięciowych rozsypują się w nieładzie. Powstaje chaos przestrzenny i czasowy. Typowa dla tych stanów jest dezorientacja w czasie i przestrzeni. Określony porządek jest warunkiem orientacji i działania w otaczającym świecie. Gdy porządek ten ulegnie rozbiciu, człowiek staje się bezradny. Obok poczucia chaosu i wynikającego stąd poczucia zagrożenia, bezradność jest drugim czynnikiem wyzwalającym lęk w ostrych zespołach psychoorganicznych. Trzecim czynnikiem jest przenikanie przestrzeni ciemnej w przeżycia chorego. Granica między jawą a marzeniem sennym zaciera się w tych zespołach, na co wpływają zaburzenia poziomu świadomości, które zawsze towarzyszą rozbiciu porządku czasoprzestrzennego. Struktury czynnościowe dnia, przestrzeni jasnej, mieszają się ze strukturami czynnościowymi nocy, przestrzeni ciemnej. Powstaje chaos. Chory traci orientację. Co jest rzeczywistością, a co majakami. Jak zwykle w wypadku lęku, widoczny jest w ostrych zespołach psychoorganicznych mechanizm błędnego koła. Lęk wzmaga desorganizację przeżyć psychicznych, a ta z kolei wpływa na wzrost lęku. W niektórych ostrych zespołach psychoorganicznych, na przykład w deliriach, lęk może być bardzo silny. I prowadzić do poważnych zaburzeń wegetatywnych i biochemicznych, kończących się nawet śmiertelnie. Przebieg przewlekłych zespołów psychoorganicznych jest mniej dramatyczny i lęk w nich jest na ogół słabszy. Głównym źródłem lęku jest tu poczucie bezradności. Tworzenie zapisu pamięciowego, czyli utrwalanie informacji, jest procesem koniecznym do wytworzenia sobie obrazu otaczającego świata. A także własnej osoby w stosunku do tegoż świata. Jeśli tworzenie się engramów pamięciowych szwankuje, w obrazie tym powstają białe plamy. Człowiek zaczyna nie rozumieć tego, co wokół niego się dzieje. Nie wiąże poszczególnych informacji w całość. Patrzy na otaczający świat jak na mapę z białymi plamami. Również czynności wykonawcze ulegają upośledzeniu. Wypadają ich poszczególne elementy, to też wytworzona struktura czynnościowa staje się zniekształcona, zubożała i niepasująca do tego, co Chory chciał wyrazić, ani do sytuacji w otaczającym świecie. Chory w otępieniu organicznym żyje w stałym niepokoju, że może nie zrozumieć tego, co wokół niego się dzieje, i nie podołać zadaniom, które przed nim stawia codzienne życie. Niepokój ten może być zamaskowany brawurową postawą, jak to się dzieje w wypadkach podwyższenia nastroju, euforii, albo też może go zmniejszyć kurczowe trzymanie się utrwalonych stereotypów i unikanie nowych sytuacji. Chory porusza się wówczas na terenie dobrze mu zdanym. Gdy jednak znajdzie się w nowej sytuacji trudnej, wymagającej większego wysiłku, wówczas łatwo występuje. Tak zwana reakcja katastroficzna Goldsteina. Chorego ogarnia silny lęk, który z kolei prowadzi do gwałtownej dezorganizacji jego procesów psychicznych czyli do ostrego zespołu psychoorganicznego. W ostrych zespołach psychoorganicznych granica między jawą a marzeniem sennym nie jest ostra. Elementy jednego mieszają się z elementami drugiego. Wpływa to oczywiście na nasilenie się lęku. W zaburzeniach hamowania łatwo dochodzi do gwałtownych reakcji lękowych i agresywnych, które normalnie są tłumione przez działanie hamulcowe różnorodnych zapisów pamięciowych. Zapisy te nie giną, jak dzieje się to w ostrych i przewlekłych zespołach psychoorganicznych, bo gdy taki chory jest w normalnym nastroju, łatwo może je wywołać, ale w chwilach napięcia emocjonalnego zostają wyłączone. To też reakcja emocjonalna występuje jakby w nagłej postaci. Każde silne uczucie redukuje do pewnego stopnia bogactwo struktury czynnościowej i zmywa z niej engramy pamięciowe, które normalnie ją wzbogacają. W charakteropatiach ta redukcja jest znacznie silniejsza. Zasadniczy ruch w świecie otaczającym sprowadza się do dwóch postaw do i od. Przy tym ta druga, jest bardziej dynamiczna, gdyż ucieczka i atak wymagają większego wyładowania energii niż zbliżenie. W miarę rozwoju metabolizmu informacyjnego, te zasadnicze kierunki ruchu wzbogacają się w coraz to nowe i bardziej skomplikowane formy zachowania, które stanowią ich osłonę i upiększenie. Osłona ta działa hamująco na zasadnicze postawy ruchowe. Nie dopuszcza do ich pełnej ekspresji. Człowiek, któremu brak tej osłony, narażony jest na ciągłe potykanie się ze swoim otoczeniem, łatwo wpada w konflikty, co z kolei zwiększa impulsywność jego reakcji. Obserwuje się tu też przejście z ujemnego do dodatniego sprzężenia zwrotnego. Zachowanie lękowe czy agresywne wyzwala odpowiednią reakcję otoczenia która zamiast działać jak normalnie hamująco, ujemne sprzężenie zwrotne, jeszcze bardziej wzmaga lęk i agresję chorego. Osłabienie czynników hamujących powoduje, że prymitywne, bo pozbawione warstwy ochronnej struktury czynnościowe są natychmiast realizowane. Na ogół skrajne formy postawy do J pozostają w stadium potencjalnym. Mają stosunkowo niski współczynnik prawdopodobieństwa realizacji, przed którą bronią hamulce natury społecznej. Każdy człowiek może być potencjalnym mordercą i gwałcicielem, ale swoje potencjalne struktury, na szczęście, rzadko realizuje. U charakteropaty, czynniki hamulcowe są słabsze i potencjalne struktury stają się realnymi. Łatwiej realizuje on swe zasadnicze postawy emocjonalne do i od. Myśl jest u niego od razu czynem. Prawdopodobnie w związku z natychmiastową realizacją potencjalnych struktur czynnościowych pozostaje występowanie reakcji agresywnych, u których podłoża tkwi lęk. Wejście bowiem w przestrzeń zewnętrzną wymaga pewnej dozy agresji. Trzeba tę przestrzeń zdobyć, a w tym mieści się sens słowa agresja. Postawa lękowa skłania do wycofywania się z ekspresji w otaczający świat. Skutek czego przeważają struktury czynnościowe potencjalne nad zrealizowanymi. Człowiek dusi w sobie lęk. Gdy lęk jest na tyle silny, że prowadzi do zewnętrznej aktywności, zwykle dołącza się do niego agresja. Jest ona bowiem potrzebna do wyjścia w otaczający świat. Nawet wówczas, gdy zewnętrzne zachowanie polegać będzie wyłącznie na ucieczce to jednak w tej ucieczce będzie element agresji i walki. Jeśli więc na skutek upośledzenia procesów hamowania dochodzi do zbyt łatwej realizacji struktur czynnościowych, przeważać będą agresywne formy zachowania, mimo że ich źródłem jest lęk. Otoczenie społeczne źle toleruje agresję, na agresję zwykle odpowiada agresją, co z kolei zwiększa u chorego potencjał lękowy prowadzący do zachowania agresywnego. Ważnym czynnikiem hamującym realizację potencjalnych struktur czynnościowych jest zwierciadło społeczne, zarówno w swej formie zewnętrznej, jak i wewnętrznej zinternalizowanej. Zapisy pamięciowe powstałe na skutek oceny zwierciadła społecznego modulują nasze potencjalne struktury czynnościowe, zwłaszcza te, które powstają bezpośrednio pod wpływem zasadniczych postaw emocjonalnych, do J. Mających największą dynamikę i najłatwiej mogących zakłócić harmonię interakcji z otoczeniem społecznym. W wypadku charakteropatii te zapisy pamięciowe nie działają należycie, toteż zasadnicze postawy emocjonalne łatwo ulegają uzewnętrznieniu. Na ogół przyjmuje się, że upośledzenie hamowania jest spowodowane organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, ale wydaje się, że nie bez znaczenia są wpływy genetyczne, a także wychowawcze. Wychowanie w znacznej mierze polega bowiem na wypracowaniu i wzmocnieniu procesów hamowania. Lęk w padaczce jest zjawiskiem częstym i jego nasilenie dosięga ekstremalnych granic. Może on wystąpić po pełnym napadzie padaczkowym, gdy chory wraca do przytomności. Należy o tym zawsze pamiętać. Gdyż reakcje chorego pod wpływem lęku bywają niezwykle gwałtowne i mają zwykle cechy agresji. Nierzadko atak lęku poprzedza napad padaczkowy. Mówimy wówczas o aurze lękowej. W padaczce skroniowej lęk może być jedynym objawem padaczkowego wyładowania. Analogicznie jak w charakteropatiach, tylko w znacznie silniejszym stopniu, lęk padaczkowy łatwo ulega eksternalizacji to jest potencjalna struktura czynnościowa zostaje natychmiast zrealizowana dlatego też zachowanie typu agresywnego jest często jego zewnętrzną formą prawdopodobnie działa tu mechanizm analogiczny jak w uwarunkowanych organicznie zaburzeniach procesów hamowania padaczkowe wyładowanie komórek nerwowych niweluje bardziej skomplikowane struktury czynnościowe tak, że odsłaniają się w nagiej postaci zasadnicze postawy emocjonalne, które, pozbawione hamulców, dochodzą do ekstremalnych biegunów, gwałtu i mordu. W subiektywnym odczuciu istnieje pewna analogia między biegunami postawy do i od to jest doznawaniu w chwili aktu seksualnego lub skrajnej agresji czy panicznej ucieczki, a przeżyciami w czasie napadu padaczkowego. Przeżycia te są niezwykle silne, mają swój autonomiczny rozwój, nie można nimi kierować. Podobnie jak nie można kierować napadem padaczkowym. Obraz świata i własnej osoby upraszcza się znacznie: niczego się nie widzi, tylko przedmiot swej miłości, czy lęku lub nienawiści. Własny obraz też jest uproszczony do jednego niezwykle silnego uczucia. Człowiek staje się ładunkiem pożądania, lęku czy nienawiści. Często widzi wszystko na czerwono, tak jakby palił się od środka. Badania elektroencefalograficzne wykonane w czasie stosunku seksualnego wykazały występowania rytmów padaczkowych. Padaczka jest dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego polegającą na synchronizacji bioelektrycznych rytmów komórek nerwowych. Normalnie każda komórka ma swój własny rytm. Miliardy komórek nerwowych, z których zbudowany jest ludzki układ nerwowy, z tych poszczególnych rytmów tworzą wspólną melodię, którą nazywamy strukturą czynnościową. Gdy komórki nerwowe zaczną bić jednym rytmem, gdy w układzie nerwowym zapanuje swoisty totalizm, wówczas bogactwo struktur czynnościowych, Redukuje się do zasadniczych postaw emocjonalnych, do ekstremalnych biegunów postawy do i od. Są to bowiem postawy głęboko wdrożone nie tylko w ustrój ludzki, ale też zwierzęcy. Występujące na różnych szczeblach filogenezy, związane bezpośrednio z zachowaniem życia własnego i życia gatunku. Nawet przy tak głębokiej dysfunkcji układu nerwowego, jaką jest napad padaczkowy, nie mogą one zniknąć. Przeciwnie. Skutek wymazania innych, bardziej subtelnych struktur czynnościowych ulegają odhamowaniu i występują w nagiej, nieposkromionej postaci. Przy ekstremalnej synchronizacji rytmów bioelektrycznych nawet i te zasadnicze struktury czynnościowe ulegają wymazaniu i dochodzi do utraty przytomności. W każdym razie lęk padaczkowy wskazuje na fakt, że lęk jest uczuciem podstawowym, utrzymującym się nawet przy tak daleko posuniętej dysfunkcji układu nerwowego, jaką jest napad padaczkowy. Wszystko inne znika, a pozostaje lęk. Lęk oligofreniczny. Oligofrenia polega na obniżeniu pułapu wydolności ośrodkowego układu nerwowego. Możliwości wytwarzania struktur czynnościowych są mniejsze, metabolizm informacyjny jest uboższy. Wytwarzają się struktury najprostsze, filogenetycznie i ontogenetycznie najstarsze, struktury młodsze, bardziej skomplikowane, w ogóle nie powstają. Możliwości tworzenia struktur czynnościowych są proporcjonalne do głębokości niedorozwoju. W najgłębszych niedorozwojach idiotyzm liczba ich jest minimalna, w lżejszych wystarczająca by móc prowadzić proste, nieskomplikowane życie. Ubóstwo struktur czynnościowych ma swe dodatnie strony. Mianowicie stosunek do życia niedorozwiniętych umysłowo staje się prostszy, mniej wyrafinowany. Często są to ludzie szczersi, życzliwsi, o wrażliwszym sercu. Warto wspomnieć, że stara nazwa kretyn pochodzi od chretien, chrześcijanin. Widocznie już dawno zauważono, że ludzie niedorozwinięci mają coś z ideału chrześcijańskiej dobroci. Z drugiej jednak strony brak czynników hamulcowych łatwo prowadzi do występowania reakcji socjalnych, impulsywnych, wybuchów złego humoru, agresji, analogicznie jak w charakteropatii i padaczce występują tu zasadnicze postawy emocjonalne w nagiej postaci. Reakcje lękowe i lękowo-agresywne są więc w znacznej mierze wynikiem zubożenia w możliwościach tworzenia struktur czynnościowych. Lęk w oligofrenii ma też swoje źródło w niemożności zrozumienia otaczającego świata, zwłaszcza świata społecznego. Jest więc podobny do lęku występującego w przewlekłych zespołach psychoorganicznych. To, co niezrozumiałe, ciemne, budzi niepokój. Łatwo w puste miejsca rzutować twory własnej fantazji, podsycane lękiem. W wielu sytuacjach życiowych niedorozwinięty umysł czuje się bezradny, nie wie, jakim sprostać. Postawa ucieczki lub prymitywnej agresji jest nieraz dla niego jedynym wyjściem z sytuacji. Lęk urojeniowy, społeczne uwarunkowania urojeń. Większość zespołów urojeniowych zalicza się do psychos. Urojeniowy obraz świata i własnej osoby nie zgadza się bowiem ze społecznie akceptowanym obrazem i dlatego jest wyłączony ze wspólnoty ludzkiej. Człowiek w taki indywidualny sposób widzący otaczający świat czy siebie samego odrzuca tym samym normy widzenia obowiązujące w przestrzeni wspólnej, której własne struktury czynnościowe. Ścierają się ze strukturami innych ludzi. Jest to przestrzeń jasna, przestrzeń dnia w przeciwstawieniu do przestrzeni ciemnej, przestrzeni nocy, w której dominują własne struktury czynnościowe. Zwykle zespoły rojeniowe omawia się razem ze schizofrenią. Jedną bowiem z zasadniczych cech schizofrenii jest zmiana struktury otaczającego świata i własnej osoby. Jeśli lęk urojeniowy omawia się na pograniczu lęków występujących w zaburzeniach psychicznych i lęków występujących w tak zwanym życiu normalnym, to czyni się tak dlatego, iż właśnie w wypadku urojeń granica między tak zwaną normą a patologią nie zawsze jest wyraźna. I często właśnie na tym terenie styka się świat nocy ze światem dnia. Z tego też względu koncentrujemy się przede wszystkim na tych urojeniach, które stoją dość blisko tak zwanego normalnego świata przeżyć. Lęk jest jedną z zasadniczych przyczyn urojenia i jest reakcją na urojeniowe przekształcenie świata, lęk desintegracyjny, analogiczny do występującego w schizofrenii. Fakt, że urojenie jest przeciwstawieniem się ogólnoludzkiemu w sensie ludzkiej wspólnoty, widzeniu świata i własnej osoby, uświadamia nam społeczny charakter metabolizmu informacyjnego. Struktury czynnościowe, z których budujemy obraz świata czy też własnej osoby, są w znacznej mierze wspólne, dzielone z innymi ludźmi. Nie można z tej wspólnoty się wyłamać. Ten społeczny charakter metabolizmu informacyjnego każe nam przypuszczać, że w wypadkach, gdy człowiek wyłamuje się z jego norm i przechodzi na bardziej indywidualny sposób widzenia, przyczyna leży w relacjach danego człowieka z otoczeniem społecznym i rzeczywiście często u podłoża urojenia tkwi lęk społeczny. Również tematyka urojeń najczęściej obraca się wokół grupy społecznej lub jej przedstawicieli, ale nawet tam, gdzie jest inna, gdy na przykład dotyczy własnego ciała, jak w urojeniach hipochondrycznych, w genezie urojenia, lęk społeczny jest najczęstszą przyczyną, urojona choroba jest karą za rzekomo lub naprawdę popełniony grzech, lub obroną przed społecznym potępieniem i temu podobne. Lęk społeczny, jak już mówiono, jest zjawiskiem powszechnym i odgrywa ważną rolę w socjalizacji człowieka. Dlatego warto się zastanowić, dlaczego tylko niekiedy prowadzi on do uryjeniowego wypaczenia obrazu rzeczywistości, a przeważnie takiego efektu nie wywiera. W różnych grupach społecznych lęk społeczny przybiera inne formy i ma inny charakter. Rola Matki Pierwszym reprezentantem świata społecznego jest matka lub osoba sprawująca jej obowiązki. Jak już wspomniano, jest to najintymniejszy związek międzyludzki. Zerwanie więzi z matką jest równoznaczne z biologiczną śmiercią. Ponieważ metabolizm informacyjny jest jeszcze w tym okresie w stadium zalążkowym, kontakt między matką a dzieckiem dokonuje się nie za pomocą zwykłych środków komunikacji, jak słowa, gesty, a nawet wyraz twarzy. We wczesnym okresie rozwoju dziecko nie jest w stanie percepować twarzy, lecz prawdopodobnie na zasadzie bezpośredniego przenoszenia stanów uczuciowych dotychczas nie wiemy, na czym ten sposób empatia polega, ale sądząc po tym, jak niepokój matki przenosi się na niemowlę, należy przypuszczać, że tego rodzaju bezpośrednie przenoszenie stanów uczuciowych istnieje rzeczywiście. Przemawiają za tym również zjawiska bezpośredniego przenoszenia stanów uczuciowych, zwłaszcza negatywnych, obserwowane u osób dorosłych, które można traktować jako swoistą regresję do najwcześniejszych form komunikacji. Tego rodzaju bezpośrednie przenoszenie stanów uczuciowych można obserwować u ludzi dorosłych w silnych napięciach emocjonalnych, zarówno o dodatnim jak ujemnym znaku w miłości nienawiści lęku obserwuje się je też w zjawiskach grupowych gdy silne uczucia zwłaszcza negatywne z jednego człowieka przenoszą się jak płomień na drugiego tego rodzaju komunikacja istnieje też zapewne w psychozach zwłaszcza typu schizofrenicznego i paranoidalnego chory wyczuwa na przykład lęk lekarza i reaguje na nie własnym lękiem Matka zapewnia swemu dziecku podstawowe warunki życia, stwarza wokół niego środowisko macierzyńskie, które izoluje je od niebezpieczeństw normalnego środowiska. Osoba matki powinna więc wyzwalać w dziecku uczucia bezpieczeństwa, sytości, zadowolenia, i rzeczywiście tak bywa. Dziecko wita matkę uśmiechem, jej widok uspokaja, a tak płaczu. Gdy czuje się nieszczęśliwe. Przywołuje ją płaczem i krzykiem i temu podobne. Ale zdarza się też, że osoba matki nie uśmierza bólu ani złego samopoczucia, że lęk matki przenosi się na dziecko, że w późniejszym już okresie, tworząca się komunikacja mimiczna i słowna, nie zgadza się z bezpośrednim przenoszeniem uczuć, wskutek czego dziecko jest zdezorientowane co do prawdziwego nastawienia uczuciowego matki. I temu podobne. Ogólnie więc można stwierdzić, że w tym pierwszym kontakcie społecznym lęk rodzi się w związku z możliwością utraty matki, co jest równoznaczne ze śmiercią, a także wiąże się z różnorodnymi sytuacjami, w których matka nie spełnia warunków środowiska macierzyńskiego. Już w tym wczesnym okresie rozwoju zarysowuje się zasadniczy schemat stosunku do otoczenia społecznego. Z jednej strony, nadzieja, że środowisko to zaspokoi podstawowe potrzeby, da poczucie bezpieczeństwa, słowem, że w nim będzie człowiekowi dobrze. Z drugiej, zaś strony, zawiedzione nadzieje, gdy matka nie może, czy też nie umie, lub nie chce stworzyć wokół swego dziecka dostatecznie ciepłej atmosfery emocjonalnej. Nie wiemy, oczywiście, jak w tak wczesnym okresie życia. Przeżywa się nadzieję. Chodzi tu raczej o nadzieję w sensie biologicznym, związaną z zaprogramowaniem każdego żywego ustroju, to znaczy z jego projekcją w przyszłość. Wypadki nagłej i niewytłumaczalnej śmierci z lęku, występującej nie tylko u ludzi, ale też u zwierząt, tłumaczy się całkowitą utratą nadziei. Zasadniczy więc schemat pierwszego stosunku do otoczenia społecznego. Można by przedstawić w formie dwubiegunowej nadziei raju, czyli środowiska macierzyńskiego, i lęku przed brakiem tegoż środowiska, przed samotnością i pustką, i utratą wszelkiej nadziei. Występują dwie przeciwstawne tendencje do i od środowiska społecznego które właściwie utrzymują się przez całe życie. U jednych ludzi będzie przeważać postawa do. U innych natomiast postawa od. Jednym jednak z warunków metabolizmu informacyjnego jest poczucie pewności. Nie można się poruszać w świecie jednocześnie białym i czarnym. Ambiwalencja postaw emocjonalnych. W miarę rozwoju metabolizmu informacyjnego rozwija się swoisty rachunek prawdopodobieństwa, dzięki któremu nie wkracza się w niepewność ale do pewnego stopnia oczekuje się określonych propozycji ze strony otaczającego świata. Chodzi przede wszystkim o świat społeczny, gdyż on jest głównym źródłem metabolizmu informacyjnego. Rachunek prawdopodobieństwa nie może być dwuznaczny, nie można mieć dwóch odpowiedzi na jedno pytanie. Świat nie może być biały i czarny, choćby takim był w rzeczywistości. Odpowiedź musi być jednoznaczna biały lub czarny. W pierwszym związku ze światem społecznym ambiwalencja jest wyraźna. Matka jest źródłem nadziei, ale jednocześnie źródłem lęku. Już w tak wczesnym okresie rozwoju musi wytworzyć się struktura urojeniowa, gdyż jest ona konieczna do stworzenia rachunku prawdopodobieństwa. Oczywiście nie jest to urojenie w sensie klinicznym. Ale w sensie zniekształcenia obrazu rzeczywistości i usztywnienia określonego na nią spojrzenia. Coś musi zwyciężyć albo nadzieja, albo lęk. Obie postawy emocjonalne nie mogą jednocześnie występować, wówczas bowiem obraz świata byłby jednocześnie przyciągający i odpychający. Na tak biegunowo przeciwstawnych postawach emocjonalnych. Nie można wybudować struktur czynnościowych interakcji z otoczeniem. To tak, jakbyśmy zakładali, że ziemia pod naszymi nogami będzie pewna i twarda, a jednocześnie będzie drgać i zapadać się. Trzeba na jedno lub na drugie się zdecydować. Na tym polega rachunek prawdopodobieństwa, który umożliwia eliminację struktur czynnościowych mniej prawdopodobnych. Urojenie polega na dokonaniu jednoznacznego wyboru, Przyjmując jeden obraz świata, odrzuca się, a w każdym razie znacznie osłabia obraz przeciwny. Pierwsze urojenie dotyczy emocjonalnej postawy w stosunku do świata społecznego, to jest do matki, która jest pierwowzorem stosunku emocjonalnego do otaczającego świata w ogóle. Wybierając nadzieję, przyjmuje się postawę optymistyczną, świat będzie pociągał. Jego czarne strony będą mniej wyraziste. Wybierając lęki brak nadziei, przyjmuje się postawę pesymistyczną. Widzi się złe strony tego świata, chce się go zmienić lub przed nim się ucieka. No ta zasadnicza postawa emocjonalna, na której ukształtowanie ma niemały wpływ w stosunek do matki, choć czynniki genetyczne nie są bez znaczenia, Utrzymuje się przez całe życie. Tylko na skutek bardzo silnych przeżyć, choroby psychiczne i temu podobne, może ona ulec zmianie. Jest to zasadnicze urojenie, od którego nie jest wolny żaden człowiek, ale jego nastawienie emocjonalne do świata zniekształca obraz tegoż świata, a w każdym razie odpowiednio zmienia jego koloryt. Przez urojenie rozumiemy zawsze struktury myślowe. Ale ich tłem jest stale struktura emocjonalna. Rachunek prawdopodobieństwa, związany z emocjonalnym nastawieniem do otoczenia, kształtuje się prawdopodobnie bardzo wcześnie. Od tego zasadniczego wyboru zależy dalsze ustrukturalizowanie obrazu świata i własnej osoby. Są to zasadnicze struktury niezwykle trwałe. I wypaczające obiektywność naszego widzenia rzeczywistości. Nie traktujemy ich jako urojeń, gdyż występują one u każdego człowieka. Zarówno jednak swoją trwałością, jak i stopniem wypaczenia obrazu rzeczywistości, niedaleko one odbiegają od klinicznych urojeń. Lęki nadzieja w psychozach endogennych. W dwóch psychozach endogennych, w cyklofrenii i w schizofrenii, Omawiany tu problem urojenia optymizmu lub pesymizmu występuje tak jaskrawo, że nie ma już wątpliwości, iż ma się do czynienia z urojeniem. W depresji chory jest odcięty od środowiska macierzyńskiego. Nadzieja zmienia się w brak nadziei. W manii przeciwnie. Chory staje się bardziej zrośnięty ze środowiskiem macierzyńskim, jego nadzieje są zbyt duże. Nierzadko mają klinicznie urojeniowy charakter. W schizofrenii środowisko macierzyńskie nie stwarza dość silnej postawy optymistycznego stosunku do rzeczywistości. Przyszli chorzy czują się słabo związani z życiem, więcej jest u nich lęku przed życiem niż nadziei. Dlatego żyją oni trochę jakby na marginesie, uciekając w świat nierealnych marzeń, broniąc się przed kontaktem z otoczeniem. Przez przyjmowanie postawy konformistycznej idealny syn uczyni temu podobne. Wybuch psychozy jest próbą ucieczki od beznadziejności życia realnego przez wejście w świat nierealne, który jednak daje większe szanse realizacji własnych struktur czynnościowych niż dotychczasowa rzeczywistość. Dla chorego jego struktury urojeniowe są bardziej rzeczywiste niż to, co dotychczas przeżywał i co było zasnutem mgłą bez nadziei. W cyklofrenii mielibyśmy do czynienia z oscylacją środowiska macierzyńskiego, jego zbliżeniem się w manii i jego oddaleniem w depresji. Natomiast środowisko macierzyńskie nigdy nie było wystarczające. O co nie zawsze należy winić matkę, bo na pewno działają tu czynniki natury genetycznej, utrudniające przyjęcie postawy do. W psychozie pustka zapełnia się strukturami urojeniowymi, które sprawiają, że świat wprawdzie urojony staje się bliższy. Chory jest z nim w pełniejszym kontakcie niż ze światem rzeczywistym. Świat rzeczywisty nie daje choremu nadziei realizacji własnych struktur czynnościowych. Natomiast nadzieję te daje mu świat psychotyczny. Nadzieja jest zasadniczym warunkiem kontynuacji życia. Od niej zależy spełnienie zarówno pierwszego, jak drugiego prawa biologicznego, a u człowieka od niej zależy też rozwój kultury. Postawa optymistyczna i pesymistyczna, które ujęto tu jako pierwsze i zasadnicze urojenie, zależą na pewno od wielu czynników, ale niewątpliwie ich zasadniczy schemat Kształtuje się na modelu stosunku z pierwszym przedstawicielem świata społecznego to jest z matką. Z innych czynników kształtujących należy wymienić wpływy genetyczne formy wychowania panujące w danym kręgu społecznym poglądy filozoficzno-religijne doświadczenia w kontaktach społecznych klęski i sukcesy i temu podobne. Codziennego doświadczenia i codziennych obserwacji wiadomo, jak bardzo postawa optymistyczna lub pesymistyczna wpływa na nasz obraz świata i własnej osoby, jak od niej zależy nasza aktywność w otoczeniu i ekspansja w otaczający świat, jak kształtuje ona nasz stosunek do ludzi i temu podobna. Całkowity brak nadziei jest sytuacją skrajną, rzadko w życiu się zdarzającą. Przejściowo występuje w depresjach. Zwykle u największych, nawet pesymistów, istnieje choćby cień nadziei. Nadzieja, bowiem, jest warunkiem życia. Musi istnieć wiara w przyszłość, gdyż życie jest ustawicznym dążeniem do przyszłości. Postawy optymistyczne i pesymistyczne określają ilościową różnicę w nasileniu nadziei. Nasilenie to jest duże w postawie optymistycznej. A małe w pesymistycznej. Jak na ogół wszystkie zasadnicze zjawiska w przyrodzie ożywionej, taki, nasycenie nadzieją, wykazuje stałe oscylacje zgodne z oscylacjami dynamiki życiowej. Wahania te jednak dokonują się wokół zasadniczego poziomu, który jest trwały i niezmienny, ponieważ tak silnie wpływa na zniekształcenie obrazu świata. Określono ten poziom jako podstawowe urojenie. Rola ojca: rodzica, zwierciadło społeczne. Drugim z kolei przedstawicielem świata społecznego, który wchodzi w świat przeżyć dziecka, jest ojciec. Oczywiście, rola ojca w rodzinie może się przedstawiać różnie. Zdarza się, że spełnia on funkcję matki, że nie ma go w ogóle. Że żyje całkiem na marginesie swojej rodziny i mało z dzieckiem się styka i temu podobna. W świecie zwierzęcym spotykamy się też z różnymi modelami rodziny. U morskiego konika ojciec spełnia rolę matki. U wielu zwierząt ojciec nie interesuje się swym potomstwem i temu podobna. Przeważa jednak u zwierząt wyższych model rodziny, której ojciec ma określone funkcje w stosunku do potomstwa i troskę o nie dzieli ze swą partnerką. W naszej cywilizacji w ostatnich dziesiątkach lat zaczyna dość silnie zarysowywać się model rodziny bezojcowskiej, w której rolę ojca spełnia matka. Wydaje się jednak, że trudno taki model traktować jako normalny. Odbija się on zwykle ujemnie na rozwoju dziecka a także na psychice matki, i dlatego określić by go należało jako model patologiczny. Wydaje się więc uzasadnione omawianie wpływu rodziców na dziecko na przykładzie klasycznego modelu rodziny składającej się z obojga rodziców. Jest zasadnicza różnica między obu pierwszymi przedstawicielami świata społecznego. Od matki dziecko wychodzi w otaczający świat, a ojciec z tego świata przychodzi. Związek z matką jest najwcześniejszy. Na podłożu tego związku rozwijają się biologiczna i psychologiczna indywidualność dziecka i jego pierwsze relacje z otaczającym światem. Wejście w otaczający świat dokonuje się na drodze stopniowego zrywania tego pierwszego związku. W przyrodzie ożywionej obserwuje się ścisłe powiązanie ustroju żywego z jego środowiskiem. Często określane tajemniczym słowem instynkt. Dotychczas nie znamy istoty tego związku. Nie jest jednak wykluczone, że przynajmniej nie u zwierząt wyższych, u których opieka macierzyńska jest wyraźnie wykształcona, odgrywa ona w genezie tego związku istotną rolę. W stosunku do człowieka rzadko używamy pojęcia instynkt. Choć wydaje się, że analogicznie jak w świecie zwierzęcym, wiele jego związków z otoczeniem ma silnie utrwalony charakter. Trudno powiedzieć, czy jest to utrwalenie na podłożu genetycznym, czy też uwarunkowane pierwszymi relacjami z otaczającym światem. W każdym razie są to związki z otoczeniem stanowiące zasadniczą strukturę metabolizmu informacyjnego. Od nich zależy stosunek do otoczenia i formowanie się własnej osobowości. Między innymi postawa optymistyczna lub pesymistyczna należy do takich podstawowych struktur. We wczesnym dzieciństwie świat otaczający nie jest jeszcze oddzielony od osoby dziecka. Razem tworzą one całość. Postać matki jest też w tę całość włączona. W miarę formowania się różnego rodzaju sposobów działania i odbierania efektów tegoż działania, tworzy się granica między ja a otaczającym światem. Tym mniej więcej okresie wchodzi na scenę postać ojca. On jest pierwszym reprezentantem tego, co na zewnątrz, symbolem otaczającego świata, jego nowinek tajemnic cudowności, a także jego porządku norm, systemu nagród i kar. Jeśli związek z matką odgrywa decydującą rolę w formowaniu się w struktury emocjonalnej dziecka, to jest jego uczuciowego nastawienia do otaczającego świata to związek z ojcem wpływa w sposób zasadniczy na formowanie się podstawowego porządku otaczającego świata. Od niego w znacznym stopniu zależy, czy świat będzie sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy, przychylny, czy potępiający, bezwzględny w swym despotyzmie, czy tolerancyjny, ciekawy, czy nudny, i tak Zwłaszcza związek z ojcem niewątpliwie wpływa. Na ukształtowanie swoistej dla każdego człowieka hierarchii wartości, co w życiu jest najważniejsze, jak dokonywać wyboru, jakie stawiać sobie cele, i temu podobne. U człowieka hierarchia wartości koncentruje się wokół problemów związanych ze stosunkiem do innych ludzi. To jest do problemów natury etycznej, gdyż ocena, co jest dobre, a co złe jest zasadniczą decyzją w naszych stosunkach z ludźmi. Porządek moralny jest najważniejszy zarówno w hierarchii wartości, jak i w ustrukturalizowaniu otaczającego świata i własnej osoby. Postać ojca wkracza na scenę później. Matka właściwie na scenę nie wkracza, jest na niej od samego początku. I bardziej jest to od dziecka oddalona, Skutkiem tego ona przede wszystkim tworzy zwierciadło społeczne. Matka jest zbyt blisko, by mogła patrzeć względnie obiektywnie na własne dziecko. Oczywiście i matka odgrywa rolę w tworzeniu się zwierciadła społecznego i systemu samokontroli u dziecka, ale rola jej w tym wypadku jest mniej wyrazista niż ojca. W literaturze psychoanalitycznej wiele rozważań poświęcono procesowi introjekcji. Dzięki któremu postacie rodziców zostają, jakby, wchłonięte przez dziecko i tworzą zrąb jego superego. Na ogół psychoanalitycy uważają, że rola ojca w tworzeniu się superego jest ważniejsza niż matki, co wydaje się słuszne, choćby z tego względu, że ojciec jest bardziej niż matka reprezentantem w odniesieniu do otaczającego świata. W zespołach urojeniowych często można się doszukać postaci ojca ukrytej w kształcie czy to groźnych istot, które obserwują, osądzają i każą, czy też Nemesis, która ściąga jako karę nieuleczalną chorobę, czy wreszcie potężnego wroga, któremu przeciwstawić się nie sposób, gdyż władza jego jest nieograniczona. Oczywiście postacie te nie wywodzą się bezpośrednio z obrazu własnego rodzica. Na powstanie ich nakłada się zwykle wiele obrazów, ale też wczesno dziecięcy lęk przed sprawiedliwością i wszechmocą ojca. Różni są ojcowie i na pewno nie wszyscy budzą lęku dziecka, wielu z nich daje więcej ciepła dziecku niż matka. Niemniej w pewnym stopniu niezależnie od obiektywnej sytuacji lęk jest osobnym czynnikiem w formowaniu się układu samokontroli. Sumienie jego część nieświadoma, superego, muszą działać na zasadzie lęku. Lęk jest potrzebny i powstaje niezależnie od zewnętrznej sytuacji. To, że koncentruje się na osobie ojca, nie jest jego winą. Ojciec w przeżyciach świadomych dziecka może wcale lęku nie budzić, ale gdzieś poniżej progu świadomości tkwi lęk przed społecznym potępieniem: Jak będę sądzony. I ojciec, jako pierwszy reprezentant otoczenia społecznego, jest też pierwszym sędzią. W etiologicznych rozważaniach psychiatrycznych zbyt często logicznie staramy się powiązać przyczynę ze skutkiem. Na tej zasadzie uważamy, że surowy ojciec wyzwala u dziecka większy potencjał lęku społecznego niż ojciec łagodny i tolerancyjny. Na pewno tak jest w większości wypadków. Ale nie zawsze związki przyczynowo układają się tak prosto. Nasz świat przeżyć nie tworzy się w prostych relacjach, dzięki którym świat subiektywny jest wiernym odbiciem świata obiektywnego. Jak wspomniano, u dziecka istnieje zapotrzebowanie na lęk społeczny, jest on istotnym czynnikiem w formowaniu się sumienia. I lęk ten, istniejący potencjalnie, może skrystalizować się na osobie ojca. Gdyż jest on postacią z kręgu rodzinnego najbardziej do tej roli predysponowaną. Świadomie dziecko może ojca się nie bać, ale poniżej progu jego świadomości, postać ojca może przybierać rozmiary zgoła groźne. Objawia się to w snach i treści urojeń w psychozie. To wyolbrzymienie postaci ojca jest zjawiskiem koniecznym do sformułowania się układu samokontroli. Wyolbrzymiona postać ojca skupia w sobie rolę władcy i sędziego. Interakcję z otoczeniem można przedstawić sobie w formie walki o władzę. Z jednej strony ja walczę o zdobycie władzy nad cząstką otaczającego świata, z drugiej strony otaczający świat walczy o zdobycie władzy nad ja. Otaczający świat ulega swoistej personifikacji. Ktoś nim rządzi: Bóg, los przypadek konieczności temu podobna ktoś porusza manewruje wypadkami otaczającego świata analogicznie jak ja manewruję zachowaniem własnej osoby występuje tu swoista projekcja otaczający świat działa na tej samej zasadzie na jakiej my działamy jakaś osoba jakieś ja porusza nim tak jak my sobą poruszamy Wydaje się, że właśnie postać ojca jest predysponowana do występowania w roli tego ja otaczającego świata. Przychodzi ona bowiem z zewnątrz, jest tegoż świata pierwszym żywym reprezentantem. Człowiek jest istotą społeczną, to też jego interakcja z otoczeniem, metabolizm informacyjny ma zawsze cechy personalne to znaczy musi się dokonywać z drugą osobą. Gdy jej aktualnie nie ma, osobę fikcyjną, na przykład rozkoszując się pięknem natury, odczuwamy bliski kontakt ze z naturą, Bogiem, pięknem i temu podobne. To, z czym obcujemy, nabiera do pewnego stopnia cech ludzkich. Zwierzę domowe ma przeżycie podobne do nas, nawet maszyna, z którą stale obcujemy ją lubimy, trochę do nas się upodabnia. Przykładem jest prawie erotyczny stosunek do samochodu. Jaki można obserwować u wielu rozmiłowanych w swoim wozie właścicieli aut. Charakter metabolizmu informacyjnego jest społeczny, gdyż każda informacja jest rezultatem wysiłku ludzkiej społeczności. Jest choćby w minimalnym stopniu kulturalnym dorobkiem. Nic więc dziwnego, że przy społecznym charakterze informacji odnosi się wrażenie, że ich nadawcami są postacie do nas zbliżone. Animizm, który uważa się za formę myślenia prelogicznego, typową dla dziecka i dla ludów tzw. pierwotnych, jest w istocie cechą charakterystyczną ludzkiego odbioru rzeczywistości, wynikającą ze społecznego charakteru metabolizmu informacyjnego. Jeśli świadomie bronimy się przed przyjęciem animistycznego sposobu widzenia rzeczywistości, to dzieje się tak na zasadzie wtórnej racjonalizacji. Analogicznie, jak odrzucamy wiele naszych emocjonalnych nastawień, by zachować rzekomo obiektywność spojrzenia, choć w rzeczywistości niewiele w ten sposób zyskujemy, gdyż nastawienia te nadal istnieją, a nawet zepchnięte poniżej progu świadomości działają jeszcze silniej. Symbol Ojca w strukturze urojeniowej. W zespołach urojeniowych często jesteśmy świadkami tego, jak zepchnięte poniżej progu świadomości wyobrażenia animistyczne dochodzą z powrotem do świadomości. Otaczający świat zapełnia się tajemniczymi postaciami, które nas śledzą, prześladują, obserwują, chcą zniszczyć i temu podobne. Świat z powrotem staje się żywy. Żywy to jest wypełniony ludzką duszą, anima. W formowaniu się tej anima, otaczającego świata, decydującą, jak się zdaje, rolę odgrywa postać ojca. Tajemnicza postać kryjąca się za działaniami otaczającego świata może być do nas przychylnie lub wrogo nastawiona. Najczęściej obraz jej jest dwubiegunowy. Bóg i szatan rządzą światem. Rozwarstwienie otaczającego świata na dobry i zły, biały i czarny jest dość typowe dla zespołów rojeniowych. Nie tylko klinicznych, Lecz też występujących jako zjawisko normalne u jednostek i w grupach społecznych. Pod wpływem lęku i nienawiści otaczający świat polaryzuje się na dwa kolory czarny i biały. Ludzie dzielą się na przyjaciół i wrogów, tylko z pierwszymi utrzymuje się kontakt, drugich się unika. Na skutek braku interakcji wytwarza się pusta przestrzeń, do której łatwo już rzutować Własne negatywne nastawienia uczuciowe. Pod ich wpływem tworzą się przerażające obrazy obozu wrogów. Tego rodzaju formowanie się nastawień urojeniowych najłatwiej można obserwować w zjawiskach grupowych, na przykład w czasie wszelkich wojen, gdy świat dzieli się na towarzyszów broni wrogów. Ten sam mechanizm działa jednak w psychozach urojeniowych. Obraz urojeniowy świata. Jest już wyraźnie animistyczne. Nie działa wspomniana racjonalizacja, którą bronimy się przed zniekształcającym obraz rzeczywistości działaniem silnych uczuć. Otaczający świat zamienia się w swoisty teatr kukiełek. Nie ma wydarzenia przypadkowego. Każdym wydarzeniem, jak kukiełką, za pomocą tajemnych nici, porusza groźna postać wroga. Każdy fakt ma swoje znaczenie. Pod każdym kryje się działanie przeciwnika. Otaczający świat jest nasycony wrogiem. I tu znów przypomnieć się może obraz otaczającego świata okresu dzieciństwa, gdy otaczający świat nasycony jest postacią ojca. Nie znaczy to oczywiście, by postać wroga kształtowała się z postaci ojca. Wróg jest personifikacją tych wszystkich czynników działających w otaczającym świecie. Które są nam przeciwstawne, które mogą nas zniszczyć. W postaci ojca tego rodzaju czynniki negatywne istnieją także. Na przykład, gdy występuje on w roli ojca karzącego. Ale obok nich istnieją czynniki pozytywne, dzięki którym otaczający świat jest dla nas przyjazny, pomaga nam wspiera. Istnieje tu analogia z postacią optymistyczną i pesymistyczną. Którą starano się tu wywieść od stosunku dziecka do matki. Akceptacja i negacja dwa obrazy świata, z których jeden tworzy się na matrycy stosunku do matki, a drugi na matrycy stosunku do ojca. Są do siebie podobne i w wielu miejscach się pokrywają, ale jest jednak między nimi zasadnicza różnica. Pierwszy powstaje jakby od wnętrza. Matka dla dziecka jest czymś wcześniejszym niż otaczający świat, dlatego jest on bardziej emocjonalny, gdyż uczucia rodzą się z naszego wnętrza. Natomiast drugi powstaje bardziej od zewnątrz. Ojciec przychodzi bowiem ze zewnątrz. Skutek tego jest dalszy, bardziej obiektywny. Obraz świata, kształtujący się na matrycy stosunku dziecka do ojca, jest bardziej racjonalny. Koloryt naszego świata wywodzi się ze stosunku do matki, a jego forma ze stosunku do ojca. Cechą charakterystyczną dla zespołów orojeniowych jest swoista wszechmoc wroga. Może on wszystko, jego potęga nie ma granic. Wszystkim potrafi pokierować, na wszystko wpłynąć, nic bez jego wiedzy się nie dzieje i temu podobna. Jest to wszechmoc wroga, obca, tajemnicza, niezrozumiała. Obok niej istnieje druga wszechmoc, wszechmoc własnego wodza, który wszystko potrafi, wszystkiemu zaradzi, który w końcu doprowadzi do zwycięstwa. W klinicznych zespołach urojeniowych człowiek zwykle sam występuje naprzeciw wrogiego świata, dlatego w nich nie ma się do czynienia przeważnie z wszechmocą wroga. Czasem sam chory odczuwa własną wszechmoc, identyfikuje się nawet z Bogiem. Tego typu urojenia są dość typowe w ostrej schizofrenii. Zasadniczy schemat świata społecznego w klinicznych zespołach urojeniowych układa się w przeciwstawieniu ja, oni. Oni są wrogami. Natomiast w grupowych zespołach urojeniowych problem wszechmocy wodza występuje wyraźnie. Odgrywa ważną rolę w konsolidacji zadań grupowych. Schemat grupowych urojeń układa się, w dwubiegunowość my i oni, dla dziecka postać ojca ma też cechy wszechmocy, wszechmocy zarazem dobrej i złej. Jest to sprawa dla rozwoju osobowości zasadnicza. Człowiek chcąc nie chcąc, musi się bowiem stosować do porządku otaczającego świata. Otaczający świat jest w stosunku do niego wszechmocny, gdyż gdyby takim nie był. Nie mógłby stwarzać normy postępowania swoich nakazów i zakazów. Człowiek walczy z wszechmocą otaczającego świata, przeciw niej się buntuje, jej się przeciwstawia, ale w końcu, jeśli chce żyć w tym świecie, musi jego porządek przyjąć uznać go za własny tak zwana internalizacja. Wtedy już nie walczy z nim, ale współpracuje. Tylko dla chorych na schizofrenię królestwo ich nie jest z tego świata, nie mogą oni tego porządku akceptować, a tym bardziej go zinternalizować. Podporządkowują się mu wbrew woli, a w psychozie powstaje bunt. Małe dziecko odczuwa własną wszechmoc w tym, przynajmniej okresie, gdy jeszcze nie zdążyła się wykształcić granica między nim a otaczającym światem. Możliwe, że to poczucie własnej wszechmocy w późniejszym okresie, gdy otaczający świat się już oddzielił, jest rzutowane na zewnątrz. Dziecko nie czuje się wszechmocne, ale tym atrybutem obdarza swoje otoczenie. Podobnie jak istnieje dla każdego człowieka charakterystyczny poziom optymizmu i pesymizmu, tak samo jest w nim określony poziom akceptacji porządku otaczającego świata. Są ludzie ze światem pogodzeni, i są ludzie stale z nim skłóceni, i jedna i druga postawa jest potrzebna. Akceptacja jest konieczna do procesu identyfikacji, a negacja do przekształcenia porządku otaczającego świata. Całkowita akceptacja byłaby równoznaczna z zastojem, nic by się już w świecie nie zmieniało. Z kolei, całkowita negacja oznaczałaby wycofanie się z kontaktów z otoczeniem. Lub stałą z nim walkę. Dziecko nie walczy ze swym ojcem, ojciec jest zbyt wielką postacią. Wpływa na to też perspektywiczne zniekształcenie na skutek typowego dla dzieciństwa spojrzenia w górę, by można było mu się przeciwstawić. Wprawdzie, u wielu dzieci, zwłaszcza naszego kręgu kulturowego, można obserwować rywalizację z ojcem. O uczucia matki, do której Freuda, zanim wszyscy psychoanalitycy przekładali tak wielką wagę, kompleks Edypa. W rywalizacji tej jednak dziecko z góry zakłada swą klęskę. Dziecko może marzyć o zdobyciu pozycji ojca przy matce, podobnie jak marzy o zdobyciu jego siły, znaczenia, umiejętności, ale zdaje sobie sprawę, że jest to tylko marzenie. Mimo silnie rozwiniętych tendencji marzycielskich, dzieci zazwyczaj zachowują równie silny zmysł rzeczywistości. Nie znaczy to jednak, by ich obrazoburcze marzenia nie miały wywoływać poczucia winy. W wypadku niezrealizowanych struktur czynnościowych bywa ono nawet silniejsze niż wówczas, gdy nastąpi ich realizacja. Na skutek poczucia winy jeszcze bardziej wzrasta potęga ojca. Występuje on jako ten, który ma pełnię władzy karania za złe myśli. Wątek kary jest częstym elementem klinicznych urojeń i w jego genezie należy prawdopodobnie doszukiwać się dziecięcego lęku przed karzącym ojcem. W tradycyjnym modelu rodziny ojciec niejednokrotnie występuje, jako pierwszy przedstawiciel społecznej sprawiedliwości, on każe i nagradza, jest w ten sposób zalążkiem zwierciadła społecznego. Na przykładzie zwierciadła społecznego dobrze widać fikcyjność naszego obrazu świata społecznego. Człowiek ma poczucie, że każdy jego czyn, a nawet myśl czy uczucie są przez otoczenie społeczne w jakiś sposób zauważane i odpowiednio oceniane. Stara się on nakładać różnego rodzaju maski, by nie pozwolić otoczeniu na odczytanie swych prawdziwych intencji. W rzeczywistości nie jesteśmy pod tak baczną obserwacją naszego otoczenia. Spojrzenie ludzkie, które na sobie odczuwamy i które tak wyraźnie wpływa na nasze postępowanie, jest w znacznej mierze wyłącznie naszą konstrukcją myślową. Wyobrażamy sobie, że w ten sposób ludzie na nas patrzą. Mamy wrażenie, że znajdujemy się w centrum ludzkiej społeczności, zamknięci w jej kręgu, i ze wszystkich stron padają na nas krytyczne spojrzenia. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że tak naprawdę nie jest, ale trudno nam zwalczyć to złudzenie. Złudzenie to odgrywa rolę w układzie samokontroli. Właśnie te spojrzenia są sprzężeniem zwrotnym regulującym zachowanie układu. Jak wiadomo, częściowo ulegają one internalizacji. Tworząc świadome i podświadome sumienie superego. Samo jednak spojrzenie, pochodzące z zewnątrz, nie zawsze odpowiada rzeczywistemu zachowaniu społecznego otoczenia. Ulega ono samoistnie, wzmocnieniu, a nieraz wypaczeniu wskutek tego, że odgrywa tak ważną rolę w procesach samoregulacji. Samokontrola ustroju nie jest tylko zależna od reakcji otoczenia, ale też i to może w większym stopniu. Od tendencji samego ustroju. Zależnie od tych tendencji, zmieniać się będzie sprzężenie zwrotne regulujące nasze postępowanie. Do pewnego stopnia sami kształtujemy nasze zwierciadło społeczne. Opisaną subiektywność zwierciadła społecznego najłatwiej można spostrzec, gdy działają nastroje i uczucia. Pod ich wpływem zwierciadło społeczne zmienia się nieraz w decydujący sposób. W nastroju pogodnym jest ono tolerancyjne, w smutnym potępiające, w uczuciach pozytywnych przyjazne, w negatywnych wrogie i zagrażające. Te same oscylacje, zależne od kolorytu emocjonalnego, obserwuje się też w osądzie sumienia. Jest to jeden więcej przykład łączności ustroju ze środowiskiem. Zwierciadło społeczne jest jakby kwintesencją środowiska społecznego, ale mimo to nie można go odłączyć od ustroju i związek obu układów z sobą jest bardzo ścisły. Zjawisko to występuje wyraźnie w wielodzietnych rodzinach. Ten sam ojciec może zupełnie inaczej wpłynąć na formowanie się zwierciadła społecznego i sumienia u poszczególnych dzieci, mimo że jego odnoszenie się do każdego z nich jest podobne. Mimo wielkiej rozmaitości naszych związków z otoczeniem społecznym, dzięki czemu przez jednych ludzi jesteśmy chwaleni, a przez innych ganieni, zwierciadło społeczne, przy całej swej kalejdoskopowej różnorodności, ma jednak u każdego człowieka określoną strukturę. U jednych ludzi jest ono bardziej tolerancyjne, a u innych bardziej karzące. U jednych wskutek tego przeważa. Przekonanie, że postępują stale dobrze, a u drugich, że stale źle. Jest to jakby stały błąd konstrukcji układu samokontrolującego. Błąd, który utrwala się już we wczesnych okresach rozwoju i dla jego powstania związek uczuciowy z ojcem odgrywa decydującą rolę. W zależności od tego, czy jego postać w umyśle dziecka kształtuje się w formie ojca karzącego, czy też ojca przebaczającego? Odpowiednio też przedstawiać się będzie obraz zwierciadła społecznego. Lęk przed karą i potępieniem. Zwierciadło społeczne odgrywa decydującą rolę w tworzeniu się porządku moralnego, to jest najwyższej hierarchii wartości dotyczącej naszych najbardziej skomplikowanych związków z otoczeniem lęk przed karą modyfikuje nasze struktury czynnościowe i sprawia, że wiele struktur potencjalnych nie zostaje zrealizowanych. Klasycznym przykładem takiej potencjalnej struktury czynnościowej jest maksymalne wypełnienie postawy od czyli mord. Normalnie nie dochodzi on do realizacji, ale w pewnych sytuacjach, na przykład w czasie wojny czy rewolucji gdy jest on tolerowany, a nawet aprobowany przez zwierciadło społeczne, łatwo się realizuje i po pewnym okresie adaptacji nie wywołuje poczucia wina. Zwierciadło społeczne jest zmienne w ciągu życia ludzkiego różne czynniki wpływają na jego ukształtowania. Te same czyny w jednej grupie społecznej są aprobowane, w drugiej potępiane. Względną stabilność zwierciadła społecznego zawdzięczamy pierwszym engramom świata społecznego, które jakby na zasadzie printing pozostawiają trwały i niezatarty ślad. A te pierwsze zapisy wiążą się przede wszystkim z postacią ojca. Lęk przed społecznym potępieniem jest u człowieka bardzo silny i zdarza się, że przeważa nad lękiem biologicznym. Z obawy przed potępieniem czy ośmieszeniem człowiek naraża się na śmierć, jak na przykład w czasie wojny, a wykluczony ze swej grupy społecznej nieraz odbiera sobie życie. Znaczenie lęku społecznego w tworzeniu się układu samokontroli jest bezsporne. Otoczenie społeczne, występujące jako sędzia sprawiedliwy, jest ważnym czynnikiem modelującym i porządkującym nasze formy zachowania. A także przeżywania. Jest to zasadnicze sprzężenie zwrotne regulujące nasz metabolizm informacyjny. Nieraz w psychozach typu urojeniowego otoczenie społeczne wyraźnie występuje w roli surowego sędziego. Problem kary jest jednym z zasadniczych wątków w psychozach, a w formie bardziej zakamuflowanej w nerwicach. Z problemem kary i nagrody wiąże się sprawa ludzkiej odpowiedzialności. Dla przyrodnika jest to raczej problem nieistniejący, dąży on bowiem do ułożenia rzeczywistości w tego rodzaju związki przyczynowe, w których odpowiedzialność ustroju jest pojęciem zgoła pustym. Obserwując jednak, jak wielką rolę w rozwoju człowieka, a także zwierząt, przynajmniej wyższych, odgrywa układ samokontroli i system nagrody i kary, nie można tak łatwo odrzucić koncepcji odpowiedzialności. System kary i nagrody opiera się na koncepcji odpowiedzialności. Człowiek nieodpowiedzialny nie może być karany ani nagradzany. Nie jest bowiem jego zasługą czy winą, że w ten, a nie inny sposób postępuje. Życie nie jest procesem wyłącznie automatycznym, potrzebny jest w nim wysiłek. Wysiłek ten między innymi musi się koncentrować na wyborze odpowiednich form zachowania. Zły wybór może się kończyć klęską. Zarówno własną, jak i nawet grupy, w której się żyje. Życie wymaga wysiłku i decyzji, i za nią jesteśmy karani lub nagradzani. Zwierciadło społeczne jest jednym z najważniejszych czynników oceniających nasz wysiłek. Sędzia może być sprawiedliwy lub niesprawiedliwy. Wyidealizowanie postaci ojca, spojrzenie w górę sprawia, że jest on w oczach dziecka sędzią sprawiedliwym. Sprawiedliwość i wszechmoc są atrybutami, którymi dziecko obdarza pierwszego reprezentanta świata społecznego. Późniejsze życie uczy człowieka, że z tą sprawiedliwością otoczenia społecznego bywa różnie. Nieraz czuje się on pokrzywdzony wyrokiem otoczenia, nieraz musi walczyć o sprawiedliwość dla siebie lub z niej w ogóle zrezygnować. Mimo wszystkich zawodów nie znika jednak całkiem wiara w absolutną sprawiedliwość. Wiara zaszczepiona w dzieciństwie. Wiara ta może się przenosić na przyszłe życie, jeśli nie ma już żadnych możliwości zaspokojenia jej w tym życiu. Bierze się wówczas w sprawiedliwość boską lub historii. Wiara ta, jak się zdaje, jest ważnym czynnikiem w formowaniu się układu samokontroli i moralnego systemu wartości. Gdyby jej nie było, wartości byłyby względne. Te same czyny raz byłyby nagradzane. A innym razem karane. Cały układ wartości byłby bardzo chwiejny i zmienny, co w końcu utrudniałoby, a nawet uniemożliwiało podejmowanie decyzji. System wartości musi być możliwie stabilny. W rzeczywistości wartości naszych czynów, a tak samo akcje otoczenia są raczej względne. Można raz tak, a raz inaczej, zależnie od okoliczności, je oceniać. Ale system wartości wchodzący w skład układu samokontroli musi być stabilny. Inaczej, układ ten nie mógłby działać. Dlatego, urojeniowa wiara w sprawiedliwość jest koniecznością. Człowiek żyje nadzieją, że jego zwierciadło społeczne jest sprawiedliwe, gdy traci wiarę w jego sprawiedliwość, prowadzi to nieraz do głębokiego załamania. Wszechmoc i sprawiedliwość dwie cechy, które w dzieciństwie są przypisywane otoczeniu społecznemu. Przede wszystkim ojcu, jako tego otoczenia najważniejszemu przedstawicielowi, mimo swej fikcyjności, odgrywają ważną rolę w formowaniu się w interakcji z otoczeniem społecznym, w szczególności w tworzeniu się układu samokontroli. Gdyby obraz otoczenia społecznego był bardziej realny, to znaczy, gdyby nie było ono ani wszechmocne, ani sprawiedliwe, człowiek pozbawiony byłby względnie stabilnego układu odniesienia, nie miałby norm. Wedle których może się kierować przy wyborze odpowiednich struktur czynnościowych, jego decyzje byłyby jeszcze bardziej przypadkowe i nieprzewidywalne niż są normalnie. Władza i posiadanie. Postawa animistyczna od i instrumentalna do. Z drugiej jednak strony cechy wszechmocy i sprawiedliwości nadane w dzieciństwie otoczeniu społecznemu, mimo że w trakcie dalszego rozwoju są wyraźnie stłumione, przez bardziej realne spojrzenie na nie tkwią nadal w świadomości ludzkiej, a częściej poniżej jej progu i w formie już chorobliwej ujawniają się, gdy związki z otoczeniem społecznym są niepewne, zagrażające temu podobne. Jeśli otoczenie społeczne budzi lęk, to w myśl potwierdzenia strach ma wielkie oczy ulega ono wyolbrzymieniu. Spojrzenie, jak w dzieciństwie, kieruje się w górę. Co prowadzi do zniekształcenia proporcji. Z powrotem otoczenie społeczne nabiera cech wszechmocy i absolutnej sprawiedliwości. Wskutek wyolbrzymienia staje się ono nieludzkie. Człowiek rozumie podobnych sobie. Tylko oni, podobnie jak on, odczuwają i reagują. Ma z nimi wspólny język. Jest to animistyczna postawa wobec otoczenia, gdyż wspólny rodzaj przeżywania anima. Łącz jednostkę z jej otoczeniem. Przeciwieństwem jej jest postawa instrumentalna. Otoczenie jest tylko instrumentem do osiągnięcia jakiegoś celu. Nie ma się już z nim wspólnoty duchowej, przypomina ono raczej skomplikowany mechanizm, na który odpowiednio działając możemy osiągnąć upragnione przez nas efekty. Postawa instrumentalna pojawia się wtedy, gdy nie możemy znaleźć w swoim otoczeniu wspólnego języka gdy jest ono zbyt małe lub duże, by można je było zrozumieć, by można z nim czuć wspólnotę przeżycia. Anima communis. Traktujemy wówczas otoczenie jako przedmiot, przedmiot mały, który łatwo możemy opanować i obezwładnić, lub jako przedmiot duży, który może nas zgnieść, ale który odpowiednio działając, można sobie do pewnego stopnia podporządkować. Zamiast wczuwać się w otoczenie, staramy się nim manipulować. Próbujemy nacisnąć to tu, to tam i czekamy na efekt. Nie obchodzi nas, co przedmiot przeżywa, ale jak reaguje. Obie postawy są ściśle powiązane z zasadniczymi postawami emocjonalnymi. Postawa animistyczna wymaga zbliżenia do otoczenia. Postawa do musi przeważać nad postawą od. Musimy się do otoczenia zbliżyć, lubić je, by móc je zrozumieć, by móc się w nie wczuć. Postawa do jest konsekwencją drugiego prawa biologicznego. Potrzeba zachowania życia gatunku zmusza do zbliżenia się do otoczenia. Ona wytwarza wspólnotę. Człowiek czy zwierzę nie czuje się sam, ale złączony z innymi. Postawa instrumentalna jest wynikiem przewagi postawy od przed otoczeniem chcemy uciec lub je zniszczyć. U jej podłoża leży pierwsze prawo biologiczne zachować własne życie za wszelką cenę. W pierwszym prawie biologicznym kryje się lęk przed zagładą trzeba walczyć, by nie zostać przez otoczenie zniszczonym. Nie dąży się tu do złączenia z otoczeniem, jak w wypadku drugiego prawa biologicznego. Ale do jego wykorzystania do własnych celów. Należy tak na nie zadziałać, by odnieść dla siebie korzyści. Jeśli przyjmiemy, że uczucia o znaku pozytywnym, postawa do, wywodzą się z drugiego prawa biologicznego, a uczucia o znaku ujemnym postawa od, z pierwszego prawa to łatwiej można zrozumieć, iż pierwsze wiążą się z animistycznym. A drug jest instrumentalnym podejściem do otoczenia. Gdy głównym celem jest zachowanie własnego życia, wówczas otoczenie spełnia tylko rolę środka do tego celu. Podejście do niego jest instrumentalne, jest ono przedmiotem służącym do zaspokojenia potrzeb, lub gdy otoczenie góruje nad nami, my stajemy się z kolei dla niego przedmiotem. Natomiast gdy celem jest zachowanie życia gatunku, Wówczas otoczenie przestaje być przedmiotem, staje się podmiotem, takim jak my, z którym mamy się złączyć dla prokreacji i którym mamy się opiekować, by wzrastało na nasze podobieństwo. Otaczający świat staje się nam bliski i do nas podobny. Łączy go z nami wspólnota wynikająca z drugiego prawa biologicznego. Nie jest on przedmiotem, którym staramy się manipulować w ten sposób. By przynosił nam jak najwięcej korzyści, egoizm pierwszego prawa biologicznego, ale podmiotem, dla którego jesteśmy gotowi poświęcić nawet własne życie, altruizm drugiego prawa biologicznego. Dla uczuć pozytywnych charakterystyczne jest podejście animistyczne, a dla negatywnych instrumentalne. Nawet przedmioty martwe ożywają pod wpływem uczuć pozytywnych, nabierają cech niemal ludzkich są nam bliskie rozumiemy je prawie z nimi rozmawiamy dziecko ożywia w ten sposób swoje ukochane zabawki a człowiek dorosły mimo krytycznego nastawienia do animistycznego podejścia do rzeczywistości traktuje nieraz swój ukochany przedmiot niczym najdroższą osobę na przykład auto namiot narty i temu podobne w stosunku do zwierząt domowych podejście animistyczne jest prawie regułą. Człowiek jednak wstydzi się swych uczuć względem otoczenia. Podejście animistyczne jest traktowane jako dziecinny i raczej prymitywny sposób spojrzenia na nie. Natomiast za odpowiadające godności ludzkiego rozumu uznaje się podejście instrumentalne. Obiektywnym spojrzeniem na świat jest to, które widzi go tylko jako przedmiot. Światem takim można swobodnie operować i władać, jest on bowiem bezduszny, nie łączy go z nami wspólnota doznań anima, bo my jesteśmy panami świata, a świat jest jakby plastyczną materią, którą mamy kształtować. Sytuacja odwraca się, gdy poniesiemy klęskę, wówczas sami stajemy się plastycznym materiałem dla otoczenia. Mądrość a nauka może nie jest kwestią przypadku, że w naszej cywilizacji szczególnie ostro potępia się i wyśmiewa postawę animistyczną, która jest dość typowa dla kultur tak zwanych pierwotnych. Ideałem naszej cywilizacji, zwłaszcza od okresu renesansu, jest władanie światem. Otaczający świat ma służyć człowiekowi, wysiłek koncentruje się na podboju, na podporządkowaniu świata człowiekowi. Trzymając się schematu przyjętego w naszych rozważaniach, tego rodzaju cywilizację należałoby określić jako typową dla pierwszego prawa biologicznego. Otoczenie jest tu środkiem do zaspokojenia własnych potrzeb. Taki egoistyczny stosunek do otoczenia jest jednak potencjalnym źródłem lęku. Obowiązuje tu bowiem zasada zwyciężę lub zostanę zwyciężone, a nie zawsze jesteśmy zwycięzcami. Często ponosimy klęskę i wówczas sami stajemy się przedmiotem dla otoczenia. Jeśli nauka potępia i ośmiesza podejście animistyczne, to dzieje się tak między innymi dlatego, że nauka wywodzi się z dążenia do panowania nad światem, jest ona kontynuatorką magii. Dzięki nauce zdobywamy władzę nad otoczeniem, w tym sensie nauka jest przeciwstawna mądrości. Mądrość bowiem nie dąży do władzy, ale do większego zbliżenia się i tym samym lepszego zrozumienia otaczającego świata, wczucia się w jego tajemny rytm. Pod wysiłkami naukowymi kryje się dążenie do władzy, a pod szukaniem mądrości, miłość do otoczenia. Człowiek, który kocha, nie chce władać przedmiotem swoich uczuć, chce być z nim razem, złączyć się z nim, we wspólnocie przeżyć. Złączenie jest celem miłości i to nie tylko złączenie fizyczne, lecz też psychiczne. Natomiast człowiek, który chce przede wszystkim zachować własne życie i dla tego celu gotów jest wszystko poświęcić, raczej boi się swego otoczenia, ono mu stale zagraża, chce nad nim panować, gdyż tylko wtedy czuje się bezpieczny. Gdy ma nad nim pełną władzę. Gdy owładną nami uczucia negatywne, przestajemy rozumieć nasze otoczenie, nie potrafimy się już w nie wczuć. Jest dla nas obce i dalekie. Widzimy tylko jego przeróżne działania, nie wszystkie rozumiemy. Staramy się je rozszyfrować, boimy się, że mogą nam zaszkodzić. Sami staramy się, tak, na otoczenie zadziałać, by je unieszkodliwić. By uczynić je sobie powolnym, okres analny. Według psychoanalityków, podejście instrumentalne do otoczenia jest typowe dla analnego okresu rozwoju, mniej więcej od drugiego do piątego roku życia. Dziecko, za pomocą różnych sposobów, chce zdobyć dla siebie otoczenie społeczne, to jest wywołać korzystne dla siebie reakcje rodziców. Może być przymilne lub złośliwe. Posłuszne lub gnómbrne, porządne lub niedbałe i temu podobne. Próbuje różnych sposobów zachowania, by z ich pomocą zbadać reakcję matki i ojca. Stara się nimi manipulować, jeśli wolno użyć terminu stosowanego często we współczesnej psychoterapii. Nawet typowe dla tego okresu kłopoty z nocniczkiem są wykorzystywane do manipulacyjnych celów. Kupa zrobiona do nocniczka budzi radość otoczenia, a zrobiona w mniej odpowiednim miejscu, spotyka się z potępieniem. Można więc z jej pomocą wywoływać pozytywne lub negatywne reakcje otoczenia. W tym okresie obserwuje się też u dzieci tendencje sadystyczne. Z wyraźną przyjemnością wyrywają muszką skrzydełka, ciągną psy czy koty za ogon i temu podobne. Może określenie sadyzm nie jest tu właściwe? Znęcanie się nad zwierzętami wynika raczej z ciekawości i chęci ujarzmienia zwierzęcia, zdobycia nad nim pełniejszej władzy. Muszka pozbawiona skrzydeł nie może latać łatwiej ją schwycić i obserwować. Psa ciągnie się za ogon, by zobaczyć jego reakcję. Dziecko silnie chwyta domowe zwierzątko, stara się je unieruchomić, gdyż to, co nieruchome, łatwiej podlega obserwacji. Jest to okres pierwszej naukowej penetracji otaczającego świata. Dziecko chce go uchwycić, podporządkować swojej woli, obserwować jego reakcję na własne poczynania. Pierwszy eksperyment. Do cech okresu, a także charakteru analnego. Zalicza się również upór i schomstwo. By potencjalna struktura czynnościowa zmieniła się w zrealizowaną, trzeba do tego pewnego uporu. O uporze możemy mówić nie tylko w świecie ludzkim, ale też zwierzęcym, a może nawet roślinnym. Każda żywa istota musi z uporem dążyć do realizacji swych życiowych planów, swego biologicznego zaprogramowania. Od jej uporu w znacznej mierze zależy zwycięstwo nad otoczeniem. Gdy nie stać jej na upór, musi się mu poddać. Okres analny jest okresem gwałtownej realizacji różnego rodzaju struktur czynnościowych. Kształtują się wtedy ruchy manipulacyjne ręki i mowa, to jest najbardziej skomplikowane formy ruchu. Do realizacji struktury czynnościowych potrzebny jest upór. Jeśli go brak, struktury pozostają tylko potencjalne. Upór jest więc cechą potrzebną w tym okresie życia. Jest to też okres gwałtownej ekspansji w otaczający świat. Ekspansja łączy się z chęcią posiadania czuję się pewny na tym terenie, który jest mój. Zejmek mój podkreśla, że świat należy do mnie nikt nie ma do niego prawa. Wiadomo, jak zwierzęta zaciekle bronią granic swego terytorium. A u człowieka agresja, zabijanie, okrucieństwo mają główną przyczynę w chęci obrony lub poszerzenia granic mojego. Z posiadaniem wiąże się problem władzy nad tym, co jest moje: Mam pełną władzę. Moje jest mi ślepo posłuszne, jest przedmiotem, na którym urzeczywistnia się marzenie o wszechmocy. Skomstwo. Jest karykaturalnym skoncentrowaniem się na posiadaniu. W okresie życia, w którym po raz pierwszy wyrusza się na podbój świata, jest ono cechą zrozumiałą. Dziecko chce zdobyć świat, chce, by stał się on jego światem. Chęć władzy i skąpstwo, które razić mogą w późniejszych okresach życia, w tym czasie są zjawiskiem normalnym i potrzebnym. Władza i posiadanie są potencjalnymi źródłami lęku. Człowiek boi się, że może stracić to, co ma, że ktoś może mu to odebrać. Ludzie wokół są zawsze potencjalnymi wrogami, gdyż nie można wykluczyć, iż dybią na naszą władzę i na nasz stan posiadania. Trzeba ich pilnie śledzić, uczyć się nimi manewrować tak, by nam nie szkodzili, by nad nimi panować zawczasu ich unieszkodliwić. Człowiek czuje się bezpieczniejszy, gdy oni też stają się przedmiotem jego posiadania i władzy. Gdy występują jako niezależny podmiot, wówczas nam zagrażają, gdyż nigdy nie wiadomo, co taki podmiot może myśleć i czy nas nie zaatakuje. Potrzeba władzy i posiadanie jest biologiczną potrzebą nie tylko człowieka, ale wszystkich żywych istot. Nawet rośliny muszą mieć swój teren posiadania i władzy. Dążenie do posiadania i władzy jest konsekwencją pierwszego prawa biologicznego, by żyć, żywe ustroje muszą przekształcać swoje otoczenie wedle swego porządku, narzucać mu swoją negatywną entropię. Taki jest cel metabolizmu, zarówno informacyjnego, jak i energetycznego, a żeby coś przekształcić na własną modłę, trzeba to najpierw opanować, zdobyć, ta część otoczenia musi stać się moja. Nie jest to jednak moje, całkiem pewne. Tę pewność uzyskuje się dopiero w efekcie procesów metabolicznych, gdy część otaczającego świata zostaje przekształcona w strukturę ustroju w strukturę bądź informacyjną, bądź energetyczną. Naprawdę moje jest własne ciało, własne uczucia, myśli, marzenia i temu podobne. Istnieją więc dwa stopnie własności. Pierwszym to, co obce i nieraz wrogie, dostaje się pod moją władzę i staję się właścicielem tej części otaczającego świata. Ten zdobyty teren może być jednak łatwo odebrany. Moja własność może się przeciw mnie zbuntować, odejść, a nawet mnie zniszczyć. Pierwszy stopień własności jest zatem źródłem nieustającego lęku lęku wywodzącego się z prawa zachowania własnego życia. Gdyż perspektywa zniszczę, lub zostanę zniszczony, zawiera w sobie zarówno lęk, jak i agresję, a więc podstawowe uczucia negatywne. W drugim stopniu własności nie ma już obawy przed oderwaniem się mojego, stało się ono integralną częścią całości fizycznej i psychicznej ustroju. Oczywiście, cały ustrój może ulec zniszczeniu, wówczas przestaje być moim. Staje się częścią otaczającego świata, ale razem z nim znika też ja. Ustrój traci swą indywidualność. Moje silniej zaznacza się w metabolizmie energetycznym niż informacyjnym. Wartości energetyczne otoczenia zostają całkowicie przekształcone w strukturę ustroju, tak że nie można dojść nawet skąd one pochodzą. Do pewnego stopnia jest to możliwe dzięki podaniu pożywienia. Ze znakowanymi atomami, to jest radioaktywnymi. Natomiast wartości informacyjne, mimo że tworzą strukturę świata psychicznego danego ustroju, zachowują ślady swego pochodzenia i zwykle można doszukać się ich źródła wśród informacji pochodzących z otaczającego świata. Różne więc są stopnie własności. Najpierw ustrój wchodzi w kontakt informacyjny ze swoim otoczeniem. Potem stara się go zdobyć, by ostatecznie go wchłonąć. Gdy wartości informacyjne i energetyczne otoczenia zostały wchłonięte i przekształcone na strukturę ustroju, wówczas nie ma już obawy utraty posiadania moje jest pewne. Natomiast część otoczenia, która jest moja tylko na zasadzie władzy, budzi zawsze niepokój lęk, że władzę nad nią można utracić. Pobudza do jeszcze większego rozszerzenia terenu władzy, by w ten sposób czuć się bezpieczniejszym. Dążenie do władzy jest dlatego nienasycone, że im większy jej teren, tym większy niepokój, a ten z kolei pobudza do dalszej ekspansji. Ekspansja w otaczający świat jest biologiczną koniecznością żywego ustroju. Bez niej ustrój skazany jest na zagładę ale z kolei ona sama niesie z sobą szereg niebezpieczeństw. W trakcie ekspansji łatwo może być zniszczone przez otaczający świat. Tu, jak się zdaje, tkwi przyczyna lęku i agresji. Walka o władzę występuje w świecie zwierzęcym, a nawet, jak wspomniano, w świecie roślinnym. Najsilniej jednak ujawnia się ona u człowieka. Może dzieje się tak dlatego, że postawa nad to jest Narzucania własnych struktur czynnościowych otoczeniu jest specyficzna dla człowieka, a postawa ta wiąże się z koniecznością zdobycia terenu, któremu chce się narzucić własną strukturę czynnościową. Z drugiej strony, człowiek sam jest pod stałym naciskiem struktur czynnościowych innych ludzi i sam musi się im podporządkowywać. Dlatego zaimek mój jest dla człowieka tak ważny. Tragizm tego zaimka polega na tym, że jego granice nie są określone. Nie można ściśle oddzielić mojego od niemojego. Moje raz się rozszerza, a raz kurczy, taki bowiem jest rytm ekspansji w otaczający świat. Żywy ustrój nie zadowala się tym, co wchłonął ze swego otoczenia, co stało się integralną jego częścią, ale wciąż dąży do dalszego zdobywania, do zmieniania cudze na moje. Granice tego posiadania nie są więc nigdy ściśle oznaczone. Stwarza to atmosferę walki i niepewności. Lęk przed otoczeniem koncentruje się na tym terenie, który jest mój, ale jeszcze nie całkiem mój, który nie został jeszcze wchłonięty. Najpierw przyswaja się go z pomocą metabolizmu informacyjnego. Staje się on częścią naszego świata. Pełne jednak wchłonięcie zawdzięcza się metabolizmowi energetycznemu, wówczas tego, co przyswojone nie da się odróżnić od reszty ustroju. Władza ustawia stosunek do otoczenia w płaszczyźnie pochyłej. Jestem nad nim, mogę nim kierować, otoczenie jest mi posłuszne. Poruszam nim jak figurkami w teatrze lalek. Jest to instrumentalne podejście do rzeczywistości. Podejście takie jest źródłem lęku, gdyż nigdy nie wiadomo, co naprawdę w sobie kryje przedmiot, którym manipulujemy, czy nie zrobi nam jakiejś niespodzianki. Otaczający świat budzi nieufność, gdyż za słabo go znamy, a tylko staramy się nim operować. Lęk budzi też świadomość, że płaszczyzna pochyła, może ulec odwróceniu, że możemy znaleźć się na dole, a otoczenie na górze. Wówczas to my staniemy się przedmiotem, na którym otoczenie dokonuje różnorodnych operacji. Okres analny jest okresem gwałtownego zdobywania otaczającego świata, występuje w nim ostro problem posiadania i władzy. Pojawiają się w tym okresie u dziecka cechy charakterystyczne dla walki o władzę i posiadanie, jak upór, agresywność, przechodząca nawet w sadyzm, zachłanność,